Władysław Umiński. Zaziemskie światy. Pierwszy lot międzyplanetarny. Czyta Robert Fraś. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Kłopoty wynalazcy. Znakomity chemik Amerykanin polskiego pochodzenia dr Norski siedział głęboko zamyślony w swojej pracowni położonej w jednym ze skrzydeł pięknego gmachu Instytutu Chemicznego, fundowanego przez multimilionera Foxa i oddanego na użytek publiczny. W tym zakładzie bogato urządzonym, zaopatrzonym we wszelkie pomoce, Norski od paru lat prowadził swoje odkrycia i genialne badania nad wytworzeniem sztucznych pierwiastków promieniotwórczych, uwieńczone zdumiewającymi odkryciami. Nie był on bynajmniej pospolitym wynalazcą marzącym o korzystnej sprzedaży przemysłowcom swoich patentów, lecz cichym uczonym pracującym dla dobra ludzkości. Kiedy przed rokiem przystępował do swoich studiów nad sztucznymi pierwiastkami promieniotwórczymi, miał już poprzedników, ale poszedł własnymi drogami i osiągnął niebawem zdumiewające wyniki. Przed kilku dniami zaledwie zgłosił się do Państwowego Urzędu Patentowego w zamiarze uzyskania przywileju na swój Metauran, odkrycie które miało zapoczątkować nową, błogosławioną erę w materialnych dziejach ludzkości. Uczynił to w wielkiej tajemnicy. Nie życzył sobie takiego rozgłosu, który by zakłócił jego spokój tak niezbędny dla kontynuowania swych prac w obranym kierunku. Wiedział dobrze. Że za parę miesięcy, kiedy będzie ogłoszony jego wynalazek w biuletynach Urzędu Patentowego, stanie się przedmiotem ogólnego zainteresowania nie tylko sfery naukowych, ale najszerszej publiczności. Zdawało mu się, że ma czas na rozmyślanie nad zastosowaniem swego odkrycia. To też zdziwił się niepomiernie, kiedy woźny oddał mu kartę wizytową, na której wyczytał: Dr. Hobbs, inżynier-mechanik. — Ten jegomość koniecznie życzy sobie widzieć się z panem, mister Norski. Po nieco zdenerwowanym tonie mowy woźnego znać było, że bardzo mu zależy na przyjęciu jego klienta przez naszego uczonego. Musiał dostać co najmniej dziesięć dolarów za tę przysługę. Norski uśmiechnął się kwaśno. — Proszę uprzedzić tego pana, że mam mało czasu na ten wywiad. — Ależ mister Norski — Zawołał nieco zgorszony woźny. To żaden reporter, ale znakomity inżynier, o którego pracach cały świat mówi z najwyższym zaciekawieniem. Jakież to są prace, Diku? zagadnął zaciekawiony chemik. To pan nie czytuje gazet? Bardzo mało, Diku. Wolę czasopisma naukowe, ale co wiesz o tych pracach, mister Hopsa. Diku uśmiechnął się a potem stuknął się palcem w czoło. Cóż to ma znaczyć? Ja tam się na tych sprawach nie znam, ale mój zdrowy rozsądek. Wyrażasz się bardzo zagotkowo, Diku. No co tu dużo gadać, proszę pana doktora. Według mnie, i to nie tylko mnie, ten inżynier to zwyczajny wariat. Ale niech się pan doktor nie lęka. Jeżeli to naprawdę wariat, to taki spokojny. Nic panu doktorowi nie zrobi. No ale na czym polega jego mania, Diku? Oto, mister Hobbs chce lecieć na Księżyc, czy inną planetę. Planuje podróż międzyplanetarną. Słyszałem coś o tych projektach. Teraz zaczynam pojmować, po co ten inżynier chce się ze mną widzieć. Niechże pan doktor nie da się namówić na jakieś wariactwo. Szkoda pana. Jesteś rozczulający, Diku, dziękuję ci. No, nie ma się czemu dziwić, mister Norski, przywiązałem się do pana. Przykro by mi było. Noch nie przejmuj że się, diku. Nie tak łatwo mnie namówić na jakieś niedorzeczne przedsięwzięcie. Wprowadź tego pana. Będę tu niedaleko, w razie gdyby. Nie bądź śmieszny, diku. Ale woźny znać nie dowierzał pomylonym, jak się lubił wyrażać o pewnych ludziach. Przed rokiem tak narwał i doktora Norskiego między kolegami, kiedy się dowiedział, że ten człowiek zamierza wytwarzać sztuczny rad. Byłoby to zresztą według Dika, doskonały biznes, bo radium podobno droższe sto razy od złota, w tym sęk, że to się na pewno nikomu nie uda. Do gabinetu norskiego wpadł widocznie zdenerwowany długim czekaniem inżynier Hobbs. Trzymał w ręku dużą rolkę brystolu z jakimiś planami, skłonił się nisko z atencją przed naszym chemikiem i kordialnie uścisnął podaną mu dłoń. Czym mogę służyć, kochany inżynierze? Hobbs popatrzył podejrzliwie na chemika. Widocznie nie mogło mu się pomieścić w głowie to pełne skromności zachowania się doktora. Czyżby ten człowiek nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego ostatnie odkrycie otwierało nowe, zdumiewające szerokie horyzonty przed ludzkością? Widocznie jednak tak było. Doktor Norski był tylko uczonym pracującym dla czystej wiedzy. Nie oglądał się jak każdy prawdziwy uczony ani na zaszczyty. Ani na korzyści materialne. Otóż on, sławny już dzięki swym projektom inżynier, otworzył mu oczy. Jakie zastosowanie może mieć pańskie odkrycie w dziedzinie techniki współczesnej? zagadnął, uśmiechając się nieco poważnie. Norski wzruszył ramionami. Przyznaję się, mało zastanawiałem się nad tym odparł. Obawiam się tylko, żeby ci przeklęci militaryści nie spożytkowali mojego pierwiastku dla udoskonalenia swej bomby atomowej, która jak zmora dusi śpiącą ludzkość. Byłoby to dla mnie prawdziwym nieszczęściem. Z początku zamierzałem zachować je w ścisłym sekrecie, ale w końcu doszedłem do przekonania, że nauka może by na tym straciła, że opóźniłbym pracę kolegów i nic więcej, bo nauka kroczy nieustannie naprzód. — Zupełnie słuszny wniosek — potwierdził inżynier. — Należny na Boga. Mnie nie idzie o czystą wiedzę. Jestem inżynierem, przedstawicielem techniki, której postępy, że się tak wyrażę, przewróciły świat do góry nogami. Stworzyły zaczątek nowej ery cywilizacyjnej. Dlatego właśnie jestem tutaj. — Muszę panu powiedzieć, że nie zdajesz sobie sprawy, jaką rewolucję przygotowujesz swym metauranem. — Czy jak to tam nazwałeś nowy pierwiastek, który nie figuruje w tablicy Mendelejewa? Rewolucję, powtórzył Norski. Tak, rewolucję, jakiej świat nie widział. Czytałem w podaniu patentowym, że ten nowy pierwiastek łatwo ulega rozpadowi. I to właśnie jest mi najbardziej potrzebne dla zrealizowania moich planów. Metauran może posłużyć do zbudowania silnika o niesłychanej wydajności, silnika, który wystarczy, żeby oderwać od ziemi moją torpedę międzyplanetarną geniuszu. Dodał z fazą zginając kolana przed uczonym. Legendarni i Ikarowie, współcześni lotnicy to robactwo pełzające po ziemi wobec ciebie. Tobie i mnie wzniosą kiedyś pomniki. Słyszałem coś o pańskich projektach, odparł Norski ubawiony tym entuzjazmem inżyniera. Czyżby podróż międzyplanetarna nie była mrzonką, piastowaną w głębi serca przez techników takich jak pan? Wariatów dokończył Hobbs. Istotnie, wielu ludzi uważa mnie za maniaka, lecz zapewniam pana, panie doktorze, że stoję na twardym gruncie naukowym i opracowałem w najdrobniejszych szczegółach plan mojego wehikułu, który dzięki panu przestaje być chimerą, lecz niebawem stanie się zdumiewającą rzeczywistością. Wszak pan pojmuje, że dotąd nie istniał silnik zdolny zużytkować ten kolosalny zapas energii ukrytej w atomie. Bomba atomowa jest pierwszym przykładem zastosowania tej energii do celów praktycznych, niestety burzycielskich. Nie mieliśmy pierwiastka, który wzięty w drobnej ilości, na przykład kilku gramów, uległby rozpadowi. Tak, mój pierwiastek nadaje się do pędzenia odpowiednio zbudowanego silnika, przyznał Norski. Wszak wspomniałem o tym zastosowaniu w moim podaniu o patent. Jest pan bardzo przewidujący, przyznaję. Ale nie dałeś opisu takiego silnika, gdyż dowiedz się pan, że dokładny plan takiego silnika istnieje już. Ja jestem tym wynalazcą, który odda w ręce cierpiącej chroniczny głód o ludzkości niewyczerpany zasób energii cieplnej, elektrycznej. Oto mój silnik dodał, rozwijając jedną z przyniesionych rolek papieru. Brak mu tylko duszy, pańskiego metauranu, ażeby zaczął pracować dla dobra wszystkich narodów. Ale mnie przyznaje, sprawy opałowe, kwestie produkowania ropy, węgla, spożytkowania wody bieżącej niewiele interesują. Ja widzę wyższe cele przed sobą. A jednym z takich celów jest rozszerzenie świata, który zaczyna być za ciasny. Wierzę niezachwianie, że nie tylko nasza nędzna kula ziemska, ale i inne planety krążące dookoła życia tajnego słońca są zdatne na siedziby dla żywych istot. Kto wie nawet, czy nie są już zaludnione. Musi Pan przyznać, kochany doktorze, że kwestia silnika nowego, choćby najwydatniejszego blednie wobec tego, co ja zamierzam uczynić. Chcę, jak powiedziałem, rozszerzyć świat. Energia atomowa daje nam potem środki. Dzięki niej możemy opuścić Ziemię i poszybować w przestworze międzyplanetarne dotąd dla nas niedostępne. Od paru lat pracuję bez przerwy nad planami wehikułu czy torpedy która by nas uniosła w międzygwieździste przestrzenie. Zdaje mi się, że przewidziałem wszystkie nastręczające się trudności i pokonałem je, przynajmniej na papierze, ale mam nadzieję, że praktyka potwierdzi moje plany. A jeżeli dojdą one do skutku, to tylko dzięki pańskiemu genialnemu odkryciu. Wleje pan, niejako duszę, w martwe ciało mojej torpedy międzyplanetarnej. Krótko mówiąc, przybywam tutaj, żeby zjednać pana do moich celów. Wszak nie odmówi mi Pan swej współpracy dla tak wzniosłych celów. Przyznaję, że słyszałem już o nich, lecz odnoszę się do nich z pewnym niedowierzaniem. W zasadzie jednak gotów jestem pomóc panu w miarę możliwości. Dzięki stokrotne dzięki. Nie pragnę pana wciągać w żadne spekulacje ani w żadne niebezpieczne przedsięwzięcie, kochany doktorze. Żądam jedynie od pana licencji na zastosowanie pańskiego. Łatwo rozpadającego się pierwiastka do popędzenia obmyślonego przeze mnie silnika, który, jak rzekłem, oderwie człowieka od Ziemi, wiążącej go na swej powierzchni siłą ciężkości. Ja sądzę, że pański silnik może znaleźć mnóstwo innych, znacznie praktyczniejszych zastosowań, tu na naszej Ziemi ubogiej, która tak łaknie energii mechanicznej i ciepła. Będzie tego miała aż do przesytu. Nie wiem tylko, czy wyjdzie jej to na dobre. Pozostawiam to moim kolegom, tę praktyczną stronę naszego wynalazku. Moje ambicje sięgają znacznie wyżej. Chcę, jak powiedziałem, rozszerzyć dla człowieka świat i przenieść go na inne planety. Niech tam szuka lepszych warunków bytowania, aniżeli na tym nędznym pyłku, który w swej naiwnej ignorancji uważa łągi za centrum wszechświata. Inżynier, roztaczając te zawrotne perspektywy przed swym słuchaczem, zapalał się coraz bardziej. Wyglądał jak natchniony prorok. Jego ręce zakreślały jakieś dziwaczne linie. Zdawało się, że chce ramionami ogarnąć coś niepojęcie wielkiego, jakieś odległe na miliony lat świetlnych zbiorowisko światów i tam przesadzić ludzkość, jak jaką rzadką roślinę, tęskniącą za przestrzeniami i nowymi słońcami. W tej chwili nie wyglądał na maniaka, lecz raczej jak jakiś nowożytny kolumb płynący na odkrycie nowych światów, które prócz niego nikt nie wierzył. Norski pochwycił tę rękę i uścisnął ją z zapałem. Zaczynam wierzyć, że istotnie zdołał dołapania głów legendarny Ikar przypiąć ludzkości skrzydła, zdolnie unieść ją w bezgraniczne przestrzenie międzyplanetarne, tak, ma pan dalekosiężne ambicje. Czy tylko moje odkrycie istotnie otwiera przed człowiekiem takie możliwości? Tak, tak. Nie powinien pan o tym wątpić, doktorze. Pozostawiam panu swoje plany silnika i torpedy międzyplanetarnej. Niech je pan uważnie przejrzy i podda sumiennej krytyce. Ma pan dość wiedzy po temu. Przyjdę za dwa dni i przedyskutujemy razem niektóre szczegóły. Norski odprowadził do drzwi swego ustronnego gabinetu inżyniera i ku swemu niemiłemu zgorszeniu potrącił klamką o nos Dicka, który najwidoczniej podsłuchiwał rozmowę dwóch panów. Woźny zmieszany i zarumieniony ze wstydu odskoczył jego parzony i wyprostował się z godnością. — Przepraszam pana, doktorze — wybełkotał. — Pierwszy i może ostatni raz dopuściłem się takiego brzydkiego czynu, ale gotów jestem na wszystko, jeżeli idzie o pana bezpieczeństwo. Moje bezpieczeństwo, powtórzył zdziwiony chemik. Nie rozumiem cię poczciwy, dyku. Musiałem przecie czuwać nad tym, żeby ten wariat, tak ma źle w głowie, słyszałem na własne uszy, jak braziło podróże na inne planety, jak roztaczał przed pana oczami jakieś niedorzeczne zamiary. Gotów namówić Pana na taką wariacką podróż i nieszczęście gotowe. Norski nie mógł powstrzymać się od śmiechu. No, może on nie jest takim skończonym wariatem, za jakiego go uważasz, poczciwy Diku. A co? Zaczyna mu pan wierzyć, zawołał nie na żarty przerażony woźny. Doprawdy, nie będę go tu wpuszczał, bo zarazi mnie tą swoją manią, he? to zupełnie możliwe, ale ja. Dick uczynił groźnie ruch zaciśniętą pięścią. Widzę kochany Diku, że nie na żarty zaniepokoiłeś się o mnie. Lecz nie lękaj się. Wielu rzeczy nie rozumiesz, choć ciągle obracasz się między rozbijaczami atomów. Przyjdź jutro do mnie na pogawędkę. Wyjaśnię ci kilka spraw, które, jak sądzę, nie są dla Ciebie jako bardzo trudne, dość zrozumiałe. Może po niej będziesz mniej surowo osądzał inżyniera Hobsa no i nie zamkniesz mu drzwi przed nosem, dodał żartobliwie. W każdym razie dziękuję ci za opiekę, jaką mnie otaczasz. Rozdział drugi, w którym dowiadujemy się, że inżynier Hobbs może i nie jest wariatem. Nazajutrz Dick przypomniał doktorowi jego obietnicę. Doskonale, zgodził się chemik. Muszę ci powiedzieć coś nieco o energii, bo to jest ci koniecznie potrzebne, żebyś chociaż z grubsza zorientował się w planach tego Hobbsa, którego, jak widzę, masz za wariata. Alboż nie można uważać za pomylonego człowieka, który zamierza polecieć hen na księżyc albo nawet na Marsa, czy na inną jaką planetę. Wiem, że tam w przestrzeniach gwieździstych nie ma powietrza i panuje niesłychany mróz, i że taka podróż trwałaby już nie tygodnie, ale miesiące i lata. Toż to może się zrodzić w głowie jakiegoś obłąkańca, nie zaś człowieka zdrowego na umyśle. Tak by się z pozoru wydawało, ale. Chyba pan doktor taki uczony nie przypuszcza, żeby powoli, powoli, kochanyliku, zanim dostatecznie odsądzisz tego inżyniera od zmysłów, to proszę cię posłuchaj paru wiadomości. Przebywasz ciągle między fizykami, chemikami. No pewnie, że powąchałem coś niecoś z tych nauk odparł z pewną dumą woźny. Niech pan jednak mówi może w gruncie rzeczy jestem osłem skończonym ale tylko w porównaniu z panem, który, jak mówią, no, Obejdę się bez komplementów. Otóż zacznę od tego, że ci powiem parę słów o energii. Energia, rozumiem, mówi się to energiczny człowiek. Energia, mój Diku, może mieć rozmaite postacie. Jest energia cielesna, energia mechaniczna, na przykład pęd wiatru czy wody bieżącej, wysiłek mięśni ludzkich czy zwierzęcych, energia elektryczna, ujawniająca się jako światło w naszych żarówkach, czy jako pioruny podczas burzy. Jedna postać energii może przechodzić w drugą, na przykład ruch zmieni się na ciepło i odwrotnie. Ciało leżące gdzieś wysoko, na przykład kamień na szczycie góry, zawiera także utajoną energię, gdyż spadając może zabić przechodnia. To jest energia utajona. Tak samo w tym, co nazywamy materią, jak się niedawno przekonano, jest utajona niesłychanie wielka ilość energii, której istnienia nie domyślano się przez długi czas. Dopiero kiedy się przekonano, że najdrobniejsze cząsteczki, z których składa się każda materia, cząsteczki uważane dawniej za niepodzielne, dają się rozbijać na liczne i części składowe, odkryto, że zawierają one niesłychane ilości energii, głównie cieplnej i elektrycznej. Skąd one się tam wzięły, proszę pana doktora? Spoczywa w nich od początku świata. Można nawet powiedzieć, że materia jest jakby skoncentrowaną energią, albo odwrotnie, że energia ma budowę ziarnistą. Te najdrobniejsze ciałka, z których składa się każda energia, my, chemicy i fizycy, zwiemy kwantami. Może mi nie uwierzysz, Dziku, jeżeli ci powiem, że gdyby się udało zamienić na ciepło wszystką energię zawartą w łebku od szpilki, to można by nią ogrzać do Czerwoności most żelazny na Hudsonie, albo inaczej, Gdyby się udało zamienić na energię elektryczną ziarno śrutu, na przykład, to moglibyśmy przez kilka nocy oświetlać cały New York, to znaczy palić kilka tysięcy żarówek i pędzić wszystkie tramwaje. Ależ, panie doktorze, to zakrawa na jakąś bajkę z tysiąca jednej nocy. Istotnie nowoczesna wiedza umożliwia ziszczenie się bajek odparł doktor Norski z uśmiechem. Widzisz więc, dziku, że ten hops. Nic o nic nie rozumiem. Co ma energia atomowa wspólnego z planami tego? Znowu chciałeś powiedzieć wariata. No już teraz nie śmiałbym go tak nazywać, kiedy pan doktor. Przejdźmy więc do projektów Hopsa, skoro się o to dopominasz. Chcąc opuścić naszą kulę ziemską, trzeba pokonać siłę ciężkości, która nas przytrzymuje do jej powierzchni. A siła to znaczna. Wiesz, jak się można zmęczyć, wchodząc bez windy na jakieś wysokie piętro. Trzeba przy tym wykonać znaczną pracę, czyli zużyć potężną ilość energii mechanicznej. A już marzyć żaden człowiek nie może, żeby z Ziemi wskoczyć na dach. A więc energia zawarta w kilogramie nitrogliceryny, jednego z najsilniejszych środków wybuchowych, nie wystarczałaby, żeby ten kilogram wyrzucić poza obręb przyciągania Ziemi. Do tego potrzeba znacznie więcej energii. Jesteśmy, a raczej byliśmy, bezradni na wypadek, gdyby się nam zachciało opuścić naszą Ziemię. Przykuwa nas do niej jak psa łańcuch właśnie ta siła ciężkości. Ale postać rzeczy zmieniła się gruntownie z chwilą, kiedy znaleźliśmy się w posiadaniu energii utajonej w atomach. Udało się nam wyzwolić je rozbijając atomy niektórych pierwiastków chemicznych, takich jak uran, który powoli samorzutnie ulega rozpadowi. Ta sławna bomba atomowa, którą użyto przeciwko Japończykom, jest pierwszym zastosowaniem siły, czyli energii atomowej, niestety na razie do celów zniszczenia. Malem nie udało się odkryć pewną odmianę uranu, jak mówimy, nowy jego izotop, który bardzo łatwo zmusić do rozpadu. Zburzone atomy wyzwalają niesłychane ilości energii. Znajdujemy się więc od niedawna w posiadaniu tak potężnego zasobu energii, że wystarczy on z łatwością do oderwania nawet bardzo ciężkich ciał od ziemi i wyrzucenia ich poza obręb przyciągania ziemskiego. Cóż więc z tego? No, skoro jakiś pocisk czy wagon znajdzie się daleko od Ziemi, to stanie się taki lekki, że wystarczy nieznaczna siła, żeby nadawać mu coraz większą szybkość. Może on dosięgnąć w końcu jakieś kilkunastu kilometrów na sekundę, to znaczy poruszać się równie szybko jak nasza Ziemia w swym biegu dookoła Słońca. Można by podróżować robiąc dwadzieścia kilometrów na sekundę, a więc dostać się na Księżyc w parę godzin, a na Marsa, odległego od nas jakieś pięćdziesiąt milionów kilometrów w kilka tygodni. Przepraszam pana, panie doktorze. Przerwał zmieszany widocznie Dick. Ale z tego, co pan mówi, wychodzi, że inżynier Hobbs może i nie jest wariatem, za jakiego mają go ludzie. No tak, popatrz, rzekł Norski, rozwijając dużą płachtę papieru. No to plany takiego pocisku czy torpedy na której ma on nadzieję odbyć podróż na jakąś sąsiednią planetę. Muszę przyznać, że starał się on usunąć wszystkie niedogodności towarzyszące tej szalonej jeździe w przestworze międzyplanetarne. Przejrzałem ten plan i muszę przyznać, że nasz inżynier przewidział wszystkie nastręczające się tutaj trudności. A żeby jednak ocenić, jak jego wartość, trzeba na to fachowców, którymi my obaj niestety nie jesteśmy. Mówi pan tak, jak gdyby tacy fachowcy już istnieli. — zaśmiał się praktyczny Dick. — Może to nie jest znów takie wierutne głupstwo? — dodał wzruszając ramionami. — Może nie mnie o tym sądzić, ale... — Co chciałeś powiedzieć, mój poczciwcze? — A nie będzie się pan ze mnie śmiał, jeżeli powiem? Skądże, mój drogi? — Mnie się jakoś widzi, że ten hops tak jakoś pana przekonał, że naprawdę można polecieć na Księżyc czy tam na Marsa, więc może pan się da w końcu namówić na takie szaleństwo. Szkoda by pana było, bo może pan porobić jeszcze większe odkrycia niż ten metauran. Norski nie mógł powstrzymać się od śmiechu. Niepokoisz się o moją osobę, jak widzę, bardzo to ładnie z twojej strony. Cóż w tym dziwnego, proszę pana doktora? Pracowaliśmy przez kilka lat razem. Przywiązuje się łatwo do ludzi, z którymi żyje. Norski przypomniał sobie, że Dick, wprawny w wyrabianiu przyrządów ze szkła do doświadczeń chemicznych, nieraz pomagał mu w budowie różnych skomplikowanych aparatów fizycznych. Snać tę czynność naiwny Dick uważał za współpracę naukową ze swoim zwierzchnikiem. No ale ta naiwność nie raziła go przeciwnie. Uczył żywą sympatię dla tego człowieka, który najwyraźniej przywiązał się do niego i lękał się, czy nie popełnił on jakiegoś niebezpiecznego szaleństwa. Uścisnął więc serdecznie dłoń Dicka. Uspokój się, Diku, rzekł. Na razie nie mam najmniejszego zamiaru polecieć choćby tylko na księżyc. A, no to dobrze. Ale czy pan może zaręczyć, że ten hops w końcu pana na to nie namówi? Gdyby do tego doszło, to znaczy, gdyby pan poleciał na takim pocisku. Czy jak go tam zwać, ten wóz, przeznaczony do szybowania między gwiazdami, to musi mi pan przyrzec. Bój się boga, Diku, co ci mam przyrzec? Że mnie pan z sobą zabierze w tę podróż, przydam się panu na pewno, a jeżeli zgniemy z zimna, z głodu czy z jakiej innej przygody, to przynajmniej obaj razem, to będzie jakoś lżej. Chwalić pana, nie jestem jeszcze żonaty, ani nie mam dzieci. Nie będzie komu mnie pożałować. Pan także, jak wiadomo, nie ma czasu na romansy ani małżeństwo. Zapewniam cię, Diku, że nie mam zamiaru, ale mogę ci przyrzec, że polecielibyśmy razem, w tobie, miałbym oddanego opiekuna. Dziękuję ci z całego serca, mój przyjacielu. Rozdział trzeci: Bomba atomowa zaprzęgnięta do pracy. Pod takim sensacyjnym tytułem, nowojorski SCEN umieścił artykuł, inspirowany zapewne przez inżyniera Hobsa. Jak dotąd, pisał dziennik, energia atomowa była użyta do celów zniszczenia. Zginęło od niej 150 tysięcy Japończyków podczas ostatniej wojny, którą należało jak najprędzej zakończyć. To wiekopomne odkrycie przestało być zmaną ludzkości z przekleństwa, stało się błogosławieństwem. Prawdziwymi dobroczyńcami staną się dla świata doktor chemii Norski, odkrywca nowego pierwiastka nazwanego przez niego metauranem, którego atomy nadzwyczaj łatwo się rozpadają, Wyzwalając utajoną w nich energię, tę ostatnią inżynier Hobbs marzący o podróży w zaświaty zdołał ujarzmić i zaprząc do pracy. Można się spodziewać, że nowe silniki poruszone energią atomową sprawią istną rewolucję w przemyśle i w życiu codziennym. Węgiel i nafta przestaną być najcenniejszymi paliwami, które rządzą światem. Kto wie, czy za kilka lat energia atomowa nie wyroguje ich zużycia. Nie wiemy szczegółów budowy tych motorów. Zdołaliśmy tylko uzyskać od wynalasty inżyniera Hobbsa wywiad. Okazuje się, że wynalasta zastosuje nowy silnik do wyrzucenia w przestrzeń i oderwania od Ziemi olbrzymiej rakiety, której zamierza użyć do podróży na jedną z najbliższych planet. Jedna tylko energia atomowa może tego dokonać. Doktor Norski i inżynier Hobbs zapoczątkowali nową erę w dziejach ludzkości, która odtąd nie będzie przykuta do kuli ziemskiej, lecz będzie mogła poszybować w dalekie światy. Może ładniejsze od naszego. Łatwo zrozumieć, że kilka podobnych artykułów, które ukazały się nie tylko w dziennikach, ale i miesięcznikach, wzbudziły niesłychane zainteresowanie nie tylko przeciętnych czytelników, ale i inteligencji, a nawet kół naukowych. Właściciele kopalni węgla zaniepokoili się nie na żarty. Redakcje były zarzucane listami czytelników domagających się bliższych szczegółów o wynalazku inżyniera Hopsa, który, chcąc nie chcąc, musiał odsłonić przed publicznością rąbek tajemnicy. Zabrał on się do zbudowania małego modelu swojej rakiety i w kilka miesięcy później na lotnisku nowojorskim rozpoczął próbę. Pocisk rakietowy poruszony był motorem odrzutowym. Każdy, kto strzelał ze sztucera, każdy artylerzysta wie, że po wystrzale, w tej chwili, gdy pocisk opuszcza lufę, broń silnie oddaje zupełnie tak samo śruba okrętowa, wyrzucając swymi skrzydłami wodę w tył statku, popycha go naprzód. Jest to znane dobrze w fizyce prawo akcji i reakcji. Inżynier Hobbes zdawał sobie dobrze sprawę z tego, że w próżni planetarnej żadne śmigło nie może popychać jego pocisku. Jedynie motor działający na podobieństwo rakiety może tego dokonać. Ale pomysł naszego inżyniera znalazło także i przeciwników. Utrzymywali oni, że energia wyzwolona z rozpadającego się atomu składa się z trzech zasadniczych postaci. Najważniejszą z nich jest ciepło, które dochodzi, jak niektórzy obliczają, do miliona stopni. I to właśnie w tym sęk, że ciepło nie da się zamienić w energię mechaniczną. A więc nie będzie popychało rakiety naprzód w przestrzeni pozbawionej powietrza. To samo da się powiedzieć o promieniach gamma, które są szkodliwe dla ustrojów życiowych. Tak jak tego dowiodły doświadczenia nie tylko na Japończykach, ale także dokonane na atolu bikini. Jedyną zatem siłę motoryczną można zaczerpnąć z cząsteczek alfa, które po rozpadzie atomu wytryskują z szybkością 20 tysięcy km na sekundę. Wątpliwym się wydaje, czy odrzut powodowany przez te cząsteczki o znikomej masie wystarczy do popędzenia rakiety nadanie jej szybkości 11 tysięcy km na sekundę niezbędnej do oderwania jej od kuli ziemskiej. Przeciwnicy Hobsa wyciągnęli wniosek, że jego rakieta nigdy nie zdoła opuścić macierzystej planety. Daremnie inżynier Hobs dowodził w polemicznych artykułach słuszności swoich przewidywań. Różnice zdań zaostrzyły się do tego stopnia, że zaczęto go nazywać blagierem, niebezpiecznym fantastą, nie stojącym na gruncie naukowym, lecz goniącym za chimerami wylęgniętymi w jego chorobliwym mózgu. Chops odpowiedział na te wszystkie zarzuty wspaniałym eksperymentem. W oznaczonym dniu na lotnisku zgromadziło się kilkaset zaproszonych gości, naukowców, inżynierów i wybitniejszych przedstawicieli stref przemysłowych. W tym licznym gronie znalazł się rzecz prosta nasz znakomity rodak, chemik dr Norski z kolegami interesującymi się energią atomową. Nie brakło też poczciwego dika, Polaka, tak jak jego przełożony. Poczciwiec chciał się naocznie przekonać, czy ten osławiony inżynier Hobbs nie jest blagierem lub co gorsza pomylonym. Próbna rakieta miała postać małego samolotu o dużych srebrnych skrzydłach. Nie zmierzano jej wyrzucić tak jak pocisk z dużego działa, lecz nadawać jej przy pomocy silnika stopniowo coraz większą szybkość. Skomunikowano się telegraficznie z niedawno ufundowanym Obserwatorium Astronomicznym w Kalifornii, które posiadało największy teleskop świata, z prośbą o śledzenie ruchu rakiety w przestrzeni pokrytej metalową, błyszczącą powierzchnią, dla ułatwienia tych obserwacji. Rezultaty miano komunikować telefonicznie na lotnisko. Nadany sygnał inżynier Hobbs puścił w ruch motor, rozległy się szybko po sobie następujące eksplozje i rakieta zaczęła się szybko unosić w powietrze w kierunku widniejącego jak obłoczek księżyca. Z obserwatorium co pół godziny otrzymywano komunikaty. Stwierdzono po upływie paru godzin, że rakieta opuściwszy atmosferę ziemską stawała się coraz mniej widoczna skutkiem swoich małych rozmiarów, aż w końcu zupełnie zniknęła z pola widzenia. Według obliczeń inżyniera Hopsa próbna rakieta powinna się znaleźć na linii, gdzie siły przyciągania Ziemi i Księżyca się neutralizują, mniej więcej po upływie siedmiu godzin. Dopiero po dziesięciu godzinach oczekiwania nadszedł sensacyjny komunikat: Próbna rakieta, według przewidywania, zamiast spaść na Księżyc, stała się jego satelitą. Przez olbrzymi teleskop można ją było widzieć jako oświetlony punkcik poruszający się po elipsie dookoła Księżyca. Dzięki inżynierowi Hobbesowi ten ostatni otrzymał swojego nieodłącznego towarzysza. Ten sensacyjny eksperyment zupełnie odmienił stanowisko opinii. Przestano patrzeć na inżyniera Hobsa jak na marzyciela, zaczęto przyznawać, że jego pomysły mają zupełnie realną podstawę. Skoro próbna rakieta opuściła Kulę Ziemską, to jej podróże międzyplanetarne stają się możliwe dzięki energii atomowej. Przez kilka następnych dni spodziewano się, że próbna rakieta spadnie z powrotem na Ziemię. Radio Nowojorskie ogłosiło za znalezienie próbnej rakiety wysoką nagrodę. Przez jakiś czas sądzono, że spadnie gdzieś w oddalonych od centrum cywilizacji zakątkach naszego globu i że koniec końców się odnajdzie. Ale kiedy upłynęło już parę tygodni, a nikt nie zgłosił się po obiecane 5 tysięcy dolarów, ugruntowało się przekonanie, że pocisk istotnie opuścił Kulę Ziemską. I jak twierdzili astronomowie. Zaczął okrążać powietrzne czasy księżyc. Zwycięstwo doktora Norskiego i inżyniera Hobsa nie mogło zatem ulegać wątpliwości. Ci, co niedawno jeszcze nazywali go fantastą, albo nawet ciemnym indywiduum liczącym na to, że łatwowierni liska otworzą mu swoje sakwy i sfinansują problematyczny wynalazek, zaczęli uważać go za geniusza otwierającego przed ziemianami wrota do nowych światów. Rozdział czwarty. Przedsięwzięcie, jakiego dotąd nie było. Niedługo po tym wspaniałym eksperymencie, który jak się zdawało zapoczątkował nową erę w dziejach ucywilizowanej ludzkości, w poczytnych dziennikach Stanów Zjednoczonych ukazało się ogłoszenie, które nawet w tym kraju, przywykłym do nadzwyczajnych przedsięwzięć, wzbudziło powszechną sensację. W skróceniu tekst jego zawierał wiadomość, że inżynier Hobbes. I doktor chemii Norski, wynalazca nowego promieniotwórczego pierwiastka oraz grono nowojorskich kapitalistów otwiera subskrypcję na udziały Towarzystwa Podróży Międzyplanetarnych. Udziały z ograniczoną odpowiedzialnością wynoszą po jednym milionie dolarów. Koszt budowy pierwszego wagonu, który miał w razie powodzenia zainaugurować stałą komunikację pomiędzy kulą ziemską a najbliższymi planetami, a więc Marsem i Wenerą, w przybliżeniu wyniesie 20 milionów dolarów. Osoby pragnące bądź ulokować swój kapitał w tym obiecującym wielkie zyski przedsiębiorstwie, które uzyskało wieczystą koncesję mincom USA, bądź pragnące wziąć udział w podróżach na dogodnych warunkach, zachęca się zgłaszać do biura towarzystwa. I znów rozgorzała namiętna polemika Jedne dzienniki utrzymywały, że podpisujący udziały są kandydatami na samobójców, inne nazywały ich pionierami, których nazwiska będą zapisane w dziejach złotymi zgłoskami. Jeszcze inne wyszydzały zarówno doktora Norskiego, jak i inżyniera Hopsa. Nazywały eksperyment z próbną rakietą za wędkę do wyciągania głupcom milionów z kieszeni. Lecz nasi dwaj przyjaciele, bo takich możemy już nazywać, nie przejmowali się tymi sprzecznymi opiniami. Oni czekali na wyniki tego ogłoszenia. Czy znajdzie się na świecie kilkunastu ludzi posiadających nie tylko milion dolarów do zaryzykowania, ale i odwagę niezbędną do spróbowania nowego środka komunikacji międzyplanetarnej. Nie potrzebowano długo czekać na spodziewanych klientów. Pierwszym z tego zastępu ryzykantów był Mr. Dutz. Do kantoru towarzystwa wszedł nieśmiało mały, zasuszony dżentelmen, liczący mniej więcej 60 lat wieku i oświadczył krótko, lecz stanowczo, że gotów jest zaryzykować nie tylko milion, ale i własne życie, byle tylko rozstać się raz na zawsze z przeklętą katownią, na której od milionów lat istoty żywe mordują się wzajemnie, nie tylko dla utrzymania się przy życiu, ale z niewiadomych i błahych powodów, czego według niego dowodziły ostatnie wojny. Nieborak nie, nie tajił, że znienawidził gruntownie rodzaj ludzki. Nie ma jednak dziś na Ziemi wysp bezludnych, gdzie tacy jak on, mizantropi, mogliby się ukryć i znaleźć samotność, więc mister Dutz z radością weźmie udział w wyprawie nie tylko na Marsa, czy jaką inną planetę, lecz choćby do samego piekła, które według jego wyobrażenia nie może być gorsze od naszego padołu. Zarezerwował dla siebie udział i oświadczył, że w razie potrzeby odda jeszcze jeden milion, a nawet cały swój majątek, byle tylko uciec z tej znienawidzonej planety. Drugim kandydatem na podróżnika międzyplanetarnego był przyrodnik wysłany z uniwersytetu Columbia Jonas. Ta sławna uczelnia, rozporządzająca wielkimi środkami pieniężnymi, dzięki licznym legatom zadeklarowała udział miliona dolarów pod warunkiem, że jej wysłannik będzie mógł brać udział w podróży na sąsiednią planetę i zbadać jej faunę i florę. Był to jeszcze młody, trzydziestokilkuletni człowiek, doskonale wysportowany, więc pożądany w każdej ekspedycji naukowej. Trzeciego kandydata Mister Goldstone'a nasi dwaj przyjaciele przyjęli dość chłodno i podejrzliwie. Dowiedzieli się o nim bowiem, że jest on poważnym akcjonariuszem wielkiego towarzystwa eksploatacyjnego kopalni złota na Alasce. Ten dżentelmen oświadczył bez ogródek, że towarzystwo, którego jest przedstawicielem z niepokojem, śledzi coraz większą wydajność posiadanych kopalni i wzrastające koszty ich eksploatacji. Mr. Goldstone jest biegłym geologiem i doszedł do, do przekonania, że wszystkie planety systemu słonecznego są zbudowane z tych samych pierwiastków co Ziemia, więc musi się znajdować na nich złoto. Ludzie wyczerpali już złotonośne pokłady znajdujące się na powierzchni, lecz na planecie są one prawdopodobnie nietknięte. Jeżeli istotnie rakieta międzyplanetarna dotrze do Wenery, to otworzy się przed nią sezam z nieobliczalnymi skarbami. Towarzystwo kopalni złota na alasce weźmie na swoje barki cały koszt tej wyprawy pod warunkiem, że Mr. Goldstone będzie miał wolną rękę w poszukiwaniu pól złotodajnych na innych planetach. Oświadczył on gotowość natychmiastowego zawarcia umowy z projektodawcami, lecz był niemile zdziwiony, kiedy doktor Norski odmówił stanowczo. Jego zdaniem, wyprawa na inne planety miała charakter ściśle naukowy i byłoby bardzo niepożądane, gdyby służyła interesom materialnym ludzi, przekładających złoto nad czystą wiedzę. Mr. Goldstone słuchał z ironicznym uśmiechem naszego chemika i zdołał uzyskać jedynie to. Że oddano mu do dyspozycji tylko jeden udział i zgodzono się przyjąć go w poczet członków wyprawy. Naszym dwom przyjaciołom bardzo zależało na zaangażowaniu na pokład rakiety astronoma, który by czuwał nad bezpieczeństwem wyprawy podczas jej lotu w przestrzeniach międzyplanetarnych, gdzie czyhały na nią liczne niespodzianki, a nawet realne niebezpieczeństwa. Jak na przykład niespodziewane starci z jakim bolidem czy kometą. Niewiele niestety pewnego wiedziano o tych ostatnich, o ich materialnej konsystencji itd. Astronom byłby niejako pilotem na tym statku, żeglującym w pustkowiach niebieskich. Zwrócono się do obserwatorium na górze Palomar w Kalifornii, i z niecierpliwością oczekiwano odpowiedzi, która dała na siebie dość długo czekać. Nareszcie po miesiącu zjawił się w biurze podróży międzyplanetarnych młody człowiek nader ujmującej powierzchowności i zakomenderował się jako wysłannik słynnego na całym świecie obserwatorium posiadającego największy teleskop. Jestem Harding, rzekł ściskając prawicę rozrodowanego Norskiego. Ależ nazwisko Pańskie jest mi doskonale znane odparł zachwycony nasz rodak. Czy to pan zdołał otrzymać połączenie z mieszkańcami Marsa, o czym kilka lat temu tak wiele mówiono? Czynu tego dokonał mój stryj Edwin Harting, dyrektor obserwatorium ufundowanego przez Brightona. Tego samego entuzjastę, który swoim kosztem zbudował gigantyczną stację nadawczą, jak panu zapewne wiadomo, przesyłano przy pomocy olbrzymiego urządzenia radarowego koncert radiowy w kierunku Marsa. Ach, wiem. Pamiętam doskonale. Zawołał chłops. Koncert doszedł uszu mieszkańców tej planety, którzy, odwzajemniając się, przysłali nam w odpowiedzi niebiańskiej piękności koncert na nieznanych nam instrumentach. Podobno zawierał on takty, czy też całe ustępy skomponowane w tak wysokich tonach, że nasze uszy nie potrafiły ich podchwycić. Istotnie tak było, potwierdził Harting. Cóż pan chce? Nie jesteśmy na tym punkcie równie uzdolnieni aniżeli psy, które słyszą najwyżej nastrojone gwizdki, i przybiegają natychmiast, skoro tylko policjant ich w ten sposób wezwie. Ale ta okoliczność, że Marsjanie mają rozleglejszą o kilkanaście tonów skalę głosów, dowodzi tylko, że ich uszy są nieco lepsze od naszych. Najważniejsze, że Mars jest zamieszkały przez istoty inteligentne, znające radio, potrafiące w przeciągu krótkiego czasu odpowiedzieć świetlanym sygnałem na takiż sygnał który mój stryj kilka lat temu przesłał im z wyżyn Ekwadoru. — Jestem zachwycony, że pan właśnie będzie nam towarzyszył — zawołał Hobbs. Stryj pański natchnął mnie wiarą, że na sąsiadach naszej planety pulsuje życie. Gdyby nie jego wspaniałe dziecko, moje przedsięwzięcie nie miałoby twardego gruntu pod nogami. On zapoczątkował komunikację międzyplanetarną, na razie radiową, jak gdyby niematerialną. Mój przyjaciel, doktor Norski, dał nam środek materialny, umożliwiający oderwanie się od Ziemi. Ja zaś, dodał skromnie, próbuję zużytkować go do zbudowania statku międzyplanetarnego. Pański stryj, Erwin, doktor Norski i ja stanowimy więc dobraną trójkę, zaśmiał się Hobbs. Trójka nasza rozszerzy świat, w którym dotąd, jak wiewiórka w swojej klatce obracała się ludzkość. Czy jednak zdecyduje się pan wziąć udział w naszej ekspedycji? Uważam za swój obowiązek uprzedzić pana, że będzie ona dość ryzykowna. To mnie właśnie najbardziej do niej zachęca, rzekł młody astronom z uśmiechem. Mam we krwi coś, co mi każe szukać przygód. Jestem po awanturnikiem. Przekonacie się niebawem, że od takich jak ja, aż się roi w naszych Stanach, ludzie mają powyżej uszu nudnego, standaryzowanego życia, jakie każe im pędzić ta zmaterializowana cywilizacja. Zna pan, jak widzę, Amerykanów, rzekł Hobbs. Oto cała plika listów od ludzi nieposiadających miliona dolarów na wpłacenie udziału, lecz ofiarujących swój czas, a nawet życie, byleby tylko oni mogli nam towarzyszyć w tej karkołomnej wyprawie w dalekie światy. Takich zapaleńców zgłosiło się do nas stu z okładem. Niestety możemy tylko przyjmować milionerów. Nie jestem nim, niestety, rzekł żałośnie Harting. Ach, Pan jest astronomem. Będzie pan kapitanem naszego statku. Pańska wiedza jest dla nas nieoceniona, a warta nie jeden, ale kilka milionów. Czyż bez pana ośmielilibyśmy się poszybować w przestrzeni międzyplanetarne? Angażujemy pana na naszego pilota z pensją. Nie idzie mi bynajmniej o wynagrodzenie, odparł nieco urażony astronom. Jestem delegatem naszego sławnego obserwatorium, które mi płaci wprawdzie niewiele, ale to mi wystarcza. Przyjmuję więc stanowisko kapitana naszego statku, całkiem bezinteresownie dla dobra królowej nauk, jak nazywają niektórzy astronomie. Tak więc nasi dwaj przyjaciele odnaleźli w osobie Hartinga pożądanego kierownika pierwszej od początków świata wyprawy w między międzygwiaździste. Astronom obiecał asystować i służyć radą swym dwóm kolegom. Chcę tylko wiedzieć, czy udamy się na Marsa, czy na jaką inną planetę, rzekł przed opuszczeniem biura. Cel naszej podróży nie jest jeszcze ustalony, odparł Hobbs. Według mnie należałoby pierwszą wizytę złożyć nie Marsjanom, ale bliższym mieszkańcom ziemi, Wenery, gwiazdy porannej. Ma ona, jak widać, nieprzenikliwą dla naszego wzroku atmosferę, w której unoszą się gęste chmury. Jest więc tam powietrze i woda, no i cieplej aniżeli u nas. Można przeto domyślać się, iż życie organiczne bujnie się rozplniło w tak przychylnych warunkach. A, szkoda, że nie szybujemy na Marsa. Z mój stryj zdołał już zadzierzgnąć pierwsze nici porozumienia. No, ale niech tam, pojadę z wami chętnie i na Wenerę, ba nawet na Merkurego, o ile się nie pokaże, że można się tam żywcem upiec. Rozstano się z astronomem, otrzymawszy odeń obietnicę, że będzie stale dozorował budowy statku międzyplanetarnego i dawał niezbędne wskazówki Hobbesowi w sporządzaniu ostatecznych planów. Zawiadomiono go, że zebrany dotąd kapitał pozwala przystąpić niezwłocznie do realnej pracy. Inżynier obliczał, że jego rakieta będzie gotowa za kilka miesięcy. Tak więc położono pierwsze cegły pod fundament tego dzieła, mającego skierować na nowe tory bieg cywilizacji. Rozdział 5. Chcemy jechać w podróż poślubną. Inżynier Hobbs z najwyższą pasją wziął się do budowy statku powietrznego. Zwalczał energicznie i umiejętnie piętrzące się przed nim przeszkody i trudności. Zważywszy, że rakieta miała się poruszać jakby w próżni barometrycznej, gdzie daremnie szukałby śladu powietrza do oddychania. Należało przy pomocy bardzo skomplikowanych procesów chemicznych, nie tylko odnawiać zapasy zużywanego tlenu, ale także pozbywać się dwutlenku węgla, wydzielanego przez podróżnych. Ten ostatni, rozkładany z powrotem na węgiel i na tlen, miał podtrzymywać życie pasażerów rakiety, którzy inaczej szybko by się podusili. Należało także pomyśleć o wodzie. Zapas jej nie mógł być w drodze odnowiony, przeto spożycie jej musiało być ograniczone. Ale Hobbs umiał sobie doskonale poradzić z tymi wszystkimi trudnościami, pracując niezmordowanie. W parę miesięcy po eksperymencie z próbną rakietą, miał on już szczegółowy plan swojego statku niebieskiego, jak się zwykle wyrażał. Części składowe zamawiał w różnych fabrykach. Kiedy będą one dostarczone, całość zostanie zmontowana w przeciągu paru tygodni czasu. Ze swej strony dr Norski przygotował w swoim laboratorium zapas meteoranu, niezbędny do, do odbycia podróży w dalekie światy. Zapas ten jednak był zdumiewająco mały w porównaniu do zapasu benzyny. Na przykład gdyby rakieta była popędzana zwykłym silnikiem lotniczym, waga jego wynosiła zaledwie kilka kilogramów i ta drobna ilość, według obliczeń naszego chemika, pozwoliłaby statkowi dokonać nie jednej, ale paru nawet podróży na najbliższe planety. Obliczono, że jeśli wpłynie potrzebny na budowę rakiety kapitał, to będzie ona gotowa już za dwa miesiące. Lecz nastręczała się po temu pewna trudność. Wprawdzie amatorowie podróży w podniebne szlaki zgłaszali się ciągle, oferując swe usługi w charakterze mechaników, kucharzy, pokojówek itd., lecz milionerów było między nimi niestety za mało. Zebrano już 20 milionów dolarów – co starczyło na zadatki dla fabrykantów wykonujących części składowe rakiety i bardzo kosztowną, a różnoraką aparaturę wewnętrzną lecz brakujące udziały stanowiły wielką troskę Hopsa nie zaniedbywał on żadnych środków mogących pokryć spodziewany deficyt nie żałował subwencji dla dzienników na reklamę swego oryginalnego przedsięwzięcia ale potrzebni milionerzy nie zjawiali się a drogi czas upływał to też nasi wspólnicy uradowali się niezmiernie, kiedy pewnego popołudnia przed biurem podróży międzyplanetarnych zatrzymała się wspaniała limuzyna i wysiadła z niej bardzo interesująca para. Ona zarekomendowała się przez szofera czarnego jak Heban Murzyna jako Miss Arabella Carnegie, on zaś jako margrabia włoski Guido Ramini. Był to pełnymi uwielbienia spojrzeniami, kiedy oboje usiedli śliczny jak Herubin młodzian, liczący najwyżej 22 lata. Prawdziwy arystokrata o nieskazitelnych manierach w obejściu i wprost fascynujący swoją urodą. Od razu można było zauważyć, że miss Arabella jest w nim zakochana bez pamięci. Obrzucała go bowiem wzrokiem na podsuniętych im klubowych fotelach. Czym mogę Państwu służyć? Zagadnął z wyszukaną uprzejmością Hobbs. Margrabia włoski, którego na pierwszy rzut oka można by wziąć za łowcę posagowego, milczał, jakby dając pierwsze słowo pięknej pannie. Dopiero Miss Arabella, rumieniąc się, zaczęła z pewnym wahaniem. — Jesteśmy narzeczeni — rzekła w końcu. — Pragnęlibyśmy się pobrać, ale... — Czyżby rodzice... Zagadnął Norski, chcąc przerwać chwilowe milczenie zakłopotanej piękności. O nie! Jestem niestety sierotą. Moi rodzice niedawno umarli, pozostawiając mi znaczny majątek. Jestem więc samodzielna. Nie potrzebuję pytać o zdanie co do moich postanowień. Nie potrzebuję też taić przed panami, iż żywię gorące uczucia dla mojego narzeczonego, ale właśnie dlatego chciałabym, żeby on stał się głośnym, żeby o nim pisano w gazetach, żeby odznaczył się jakimś niezwykłym czynem. Zdaje mi się, że udział w waszej oryginalnej podróży niewątpliwie, Miss, odparł z udanym zachwytem Hobbs. Nazwiska takich ludzi, którzy pierwszy odbędą międzyplanetarną, będą zapisane powietrzne czasy na kartach historii. Ich potomstwo, tak jak potomstwo pasażerów słynnego okrętu Mice Flower, stworzy nowy rodzaj arystokracji. I ja tak właśnie sądzę, panie inżynierze Hobbs, Wy wszyscy będziecie takimi pionierami jak podróżni w Maize Flower. Ludzkość, jak sądzę, wzniesie wam kiedyś zasłużony pomnik, na którym będzie figurowało i nazwisko pani przyszłego męża. Nie powinni go chyba pominąć. Otóż posiadam dość duży majątek, ażeby pokryć choćby wszystkie koszty podróży tej wyprawy w inne światy. Stawiam jednak warunek, że pojedziemy oboje. Nigdy nie opuściłabym mojego męża w niebezpieczeństwie, a przypuszczam, że taka podróż w nieznane. Och, nie należy przesadzać! żywo przerwał Hobbs, węszący już brakujące mu miliony. Będzie to coś podobnego do podróży łodzią podwodną albo cepelinem. Podczas wojny. przerwała piękna amerykanka. Nie lękam się żadnych niebezpieczeństw, wtrącił melodyjnym głosem Herubin. Wiem o tym! Zawołała Arabella. Byłeś zawsze odważnym do szaleństwa, ale muszę ci towarzyszyć. Będzie to, dodała, przybierając marzycielski nastrój, jedyna w swoim rodzaju podróż poślubna. Żadna z moich poprzedniczek nie odbywała takiej. Niewątpliwie, zawołał Norski, którego próżność milionerki zaczęła bawić. Wszystkie narzeczone w Stanach będą pani zazdrościły. Co mnie właśnie jeszcze bardziej zachęca do odbycia tej wycieczki. Ale proszę powiedzieć mi otwarcie: czy mamy jakieś szanse powrócić cało i zdrowo na Ziemię? Nie chciałabym bowiem osiedlić się na stale na jakiejś innej planecie. Nie wiem bowiem, czy tamtejszy klimat, tamtejsza kultura nie różnią się zbyt znacznie od warunków, w jakich tu żyjemy. Niestety, co do tego nie możemy państwu dać żadnej gwarancji. Może się okazać, że na Wenerze, dokąd się najprzód wybierzemy, jest stokroć piękniej niż na kuli ziemskiej. Ale może też zdarzyć się, że tamtejsza atmosfera jest za gęsta, zbyt uboga w tlen, że temperatura będzie tam dla nas ludzi za wysoka. Że istoty zamieszkujące naszą sąsiadkę różnią się mocno od nas i od naszej ziemskiej fauny. Tym lepiej, zawołał Guido. Pobyt na naszej planecie, tak już dobrze znanej ziemi, zaczyna być nudny. — Chciałeś powiedzieć, kochanie? — Masz najzupełniejszą słuszność. Przyznaję, że nie ma tak dalece, co tu robić. Wszystko jest takie powszednie. Przyznaję, że mi tylko potrzeba nowych, silnych wrażeń. Mam nieco ostępione nerwy. — Mówiła Miss Arabella, lekko ziewając. — Właściwie jedna tylko miłość. Tu piękna panna obrzuciła swego narzeczonego pełnym zachwytu spojrzeniem. — Myślisz zupełnie jak i ja — Rzekł przymilnie uprzymilnie margrabia. A teraz? Mówiła dalej nieco podniecona mi Sarabella. Prosimy o przyjęcie nas na pokład waszego niebiańskiego mais flower. Gotowa jestem wpłacić dwa udziały za siebie i za Gwidona, ale stawiam pewne warunki. Muszę mieć osobny mały apartamencik na naszej rakiecie. Dwie kabiny, łazienkę, bez tego nie potrafiłabym się obejść do prawdy, no i możność zabrania pokojówki. — Jeżeli można, to i kucharza, bo zaopatrzony statek w wystarczający dla całej załogi. Inżynier Hobbs zrobił zafrasowaną minę. — To będzie bardzo trudne do spełnienia — rzekł po chwili rozwagi. — Dlaczego? — zagadnęła mi Zarabella. — Gdyż liczba pasażerów będzie ściśle ograniczona. Pragniemy mieć na pokładzie jedynie użytecznych członków. Pokojówka i kucharz... U. Przecież i my oboje możemy się na coś przydać. Skończyłam kolegium medyczne, mam dyplom. Mówiła z odcieniem dumy panna. Gwido jest zaś wybornym strzelcem i kieruje wspaniale samochodem. Norski zaśmiał się przyjaźnie. Ach, to zupełnie zmienia postać rzeczy. Pani będzie czuwała nad naszym zdrowiem, narzeczonej pani będzie zaś nas bronił przed napaścią jakichś brontozerów czy innych smoków, które być może napotkamy tam. Doskonale. Dodał Hobbs. Jeżeli więc zgodzi się pani wpłacić jeszcze dwa inne udziały za pokojówkę i kucharza, a także ponieść koszty dodatkowe urządzenia oddzielnego apartamenciku. Ile wyniosłyby w przybliżeniu te koszty? Jakiś milion. Miejsca bowiem na naszym statku jest bardzo mało, szanowna pani. Każdy metr przestrzeni ma wielkie tu znaczenie. Ogólna bowiem wyporność rakiety będzie wynosiła zaledwie 300 ton. Tak nam będzie ciasno? — skrzywiła się Arabella. — To trudno, wytrzymamy chyba — rzucił Gwido. — A jak długo potrwa sama podróż na Wenery? — To zależy — wtrąciła astronom. — Gdybyśmy wybrali do startu chwilę, kiedy planeta jest z Ziemi widzialna, to znaczy znajduje się po tej samej stronie Słońca, co glob ziemski, to posuwając się z astronomiczną szybkością... — A jakaż to jest ta szybkość? — zagadnęła zaciekawiona Arabella. Mniej więcej taka, z jaką my sami szybujemy w przestworzach. W naszej drodze dookoła Słońca wynosi ona w przybliżeniu około 20 km na sekundę, zależne od zmieniającej się ciągle odległości Ziemi od Słońca. Ależ jak nie uczono na pensji, odległość ta wynosi 150 milionów kilometrów. Tak, lecz nasza planeta obraca się nie po kole, lecz po elipsie. Prawda, prawda, zapomniałam o tym. Zawołała nieco zmieszona panna. Chcę tylko wiedzieć z jaką szybkością nasz statek będzie szybował ku wenerze. Będzie to od nas samych zależało. Skoro tylko znajdziemy się w przestrzeni międzyplanetarnej, możemy dowolnie regulować naszą szybkość. Albowiem dzięki naszym silnikom nie jesteśmy bezwładną i bezwolną masą jak te planety i inne ciała wirujące dookoła swoich słońc. No dobrze, rozumiem. Idzie mi jednak o bardzo ważne dla mnie pytanie, jak długo potrwa nasza podróż na Wenerę. Niestety nie mogę pani dać dokładnej odpowiedzi na to interesujące nas wszystkich pytanie. W każdym razie nie będzie to krótka przejażdżka. Obliczam ją w przybliżeniu na jakieś tysiąc godzin. Boże, to więcej niż czterdzieści dni. Spędzimy zatem nasz miesiąc miodowy w przestworzach niebieskich, a ja myślałem, że na tej wenerze. Nie możemy pani obiecać, że prędzej tam dotrzemy, tłumaczył z lekkim uśmiechem astronom. Musi się pani także przygotować na to, że będzie pani podróżowała w zupełnie odmiennych warunkach aniżeli te, jakie panują w sleepingu albo w samolocie. Przypuszczam, że uczynisz najdroższa wszystko, co leży w twojej mocy, żebym nie potrzebował czekać zbyt długo, rzekł włoski margrabia z przymilnym uśmiechem. To znaczy, żebym nie była sknerą, czy tak, kochaneczku? Nie lękaj się, nie pożałuję grosza, byle zostać jak najprędzej twoją małżonką. Margrabiną ramieni. Ale, ale, niech mi pan inżynier pozwoli przejrzeć plan tej podniebnej rakiety, która może stać się naszą trumną. Cóż za straszne myśli? Oburzył się Herubin. Nie jestem pesymistą, droga Arabello. Podróż nasza odbędzie się bez wypadku. Na Wenerze, która jest boginią miłości, spędzimy kilka miesięcy. Jak w jakim raju i wrócimy szczęśliwie do domu. Do naszego domu. – rzekła z rozrzewnieniem Miss Arabella. – Mam nadzieję, że wykończą go do naszego przyjazdu. Nasi wspólnicy, słuchając tej pary zakochanych, nie mogli powstrzymać śmiechu. Wydała im się wszystkim bardzo sympatyczna w swej niemal dziecięcej nienaiwności. Miss Arabella po krótkim namyśle podpisała trzy udziały i prócz tego pozostawiła czek bankowy na znaczną sumę, którą inżynier Hobbs miał użyć na urządzenie apartamenciku dla nowożyńców. Kiedy piękna para wsiadła do swojej limuzyny, inżynier i jego wspólnicy odetchnęli. Dzięki tej niespodziewanej wizycie milionerki chorującej na miłość i oryginalność mieli zapewniony niemal cały kapitał potrzebny do zbudowania rakiety międzyplanetarnej. Brakowało tylko dwóch milionów. Hobbs łamał sobie głowę, skąd je wytrzasnąć. Rozdział szósty Nieoczekiwani towarzysze podróży Prace nad budową rakiety międzyplanetarnej szybko posuwały się naprzód dzięki przypływowi materialnych środków i energii. W hangarach przeznaczonych specjalnie dla Towarzystwa Podróży Międzyplanetarnych, na jednym z najlepiej urządzonych lotnisk w pobliżu Nowego Jorku, pracowano z zapałem. W bo tylko takim dostęp do montowni był dozwolony, mogli już oglądać szkielet stalowy rakiety, mierzący kilkadziesiąt jardów długości przy średnicy ośmiu. Z tego łatwo było zorientować się, że rozmiary statku niebieskiego były znaczne nawet w porównaniu do paktów sportowych. Wynosiły one w przybliżeniu 2400 jardów sześciennych. Rakieta miała więc wyporność sporego okrętu morskiego. Arabella, której urządzono osobne we wewnątrz statku, mającego unieść ją w niebiańskie sfery, była zadowolona. Narzekała tylko, że nie będzie mogła kąpać się codziennie w srebrnej wannie, gdyż ograniczony zapas wody nie pozwalał na taką rozrzutność. Znosiła ciągle jakieś drobiazgi, które musiała ze sobą zabrać w podróż, głównie przybory toaletowe i wyszukaną ostatniej mody garderobę. Piękna milionerka widocznie dbała o to, żeby wywierać niesłabnące wrażenie estetyczne na swoim cherubinku, który interesował się narzędziami sportowymi. Zakupił nie tylko sztucery myśliwskie i odpowiednie zapas amunicji, ale nawet narty, chociaż Harting zapewniał, że na Wenerze prawdopodobnie nie znajdzie ani szczypty śniegu, gdyż tamtejszy klimat jest dwa razy gorętszy od ziemskiego. Ale wszyscy polubili tego miłego chłopca, pełnego taktu i uprzejmości. Lubił on gawędzić z astronomem i czerpać odeń wiadomości dotyczące planety Wenus. Zmartwił się nieborak, kiedy Harting wyznał otwarcie, że astrofizycy badający warunki fizyczne panujące na różnych ciałach niebieskich, nic pewnego nie wiedzą o tej najbliższej sąsiadce Ziemi. Zdołano tylko stwierdzić, że posiada ona bardzo gęstą atmosferę, w której unoszą się obłoki odbijające tak silnie światło słoneczne, jak świeżo spadły śnieg. Przeszkadzają one w dostrzeganiu jakichkolwiek szczegółów na powierzchni. Nie wiemy więc, czy Wenus obraca się dookoła swej osi podobnie jak Ziemia w ciągu jakich 24 godzin, czy też jak Księżyc i Merkury zwraca ku Słońcu stale jedną tylko swoją półkulę. Niepodobno też powiedzieć, czy posiada ona lądy i oceany, co jednak jest bardzo prawdopodobne. Harding jednak powiedział w sekrecie Gwidonowi, że przy pomocy radaru spodziewa się przeniknąć zasłonę chmurną, i poznać nieco bliżej konfigurację powierzchni Wenery. Objaśnił on Margrabiemu, że fale elektromagnetyczne przenikają poprzez obłoki, czy to w dzień, czy też w nocy, odbijają się od lądów, zaś są pochłaniane przez morza. Wracając do punktu wyjścia, dają obraz powierzchni dostatecznie dokładny, a się w nim zorientować. Podczas ostatniej wojny radar umieszczony na bombowcach umożliwiał celne obrzucanie pociskami upatrzone obiekty. Ale Harting musiał czekać, aż rakieta zbliży się do celu swojej podróży na kilkaset kilometrów odległości. Pewnego dnia, kiedy Hobbs oddawał się mozolnym obliczeniom w swoim biurze, woźny zameldował dwóch panów, którzy mają do zakomunikowania ważne wiadomości. Inżynier przeczuwał, że go spotka coś nieprzyjemnego i nie mylił się. Jeden z przybyłych był to dość otyły jegomość w mundurze pułkownika. — Zarekomendował się lakonicznie. — Nazywam się William Krups. — Przychodzę z ramienia sztabu głównego, a to mój towarzysz, Hipping. — Jest delegatem naszego ministerstwa kolonii. — Bardzo mi przyjemnie — odparł inżynier. — Jestem do usług panów i ich urzędników. — Pragnąłbym wiedzieć, co sprowadza panów do naszego biura podróży międzyplanetarnych. Nowo przybyli, zająwszy wskazane miejsca, od razu przystąpili do wyjaśniania celu swojej wizyty. Wie pan zapewne, że nie kto inny, ale właśnie Armia Stanów Zjednoczonych zapoczątkowała komunikację międzyplanetarną. Wypuściliśmy próbną rakietę na Księżyc, która, jak powszechnie wiadomo, osiągnęła swój cel i za pośrednictwem swoich stacji nadawczych, Księżyc przesłała nam garść wiadomości o satelicie Ziemi. Przyzna pan, że to był wielki krok naprzód. Armia Stanów postanowiła w mojej osobie wziąć udział w projektowanej wyprawie na Wenerę. Jestem upoważniony przez moje władze do podpisania udziałów jednego za siebie, drugiego za towarzysza. Prezydent wniesie na kongres wniosek utworzenia Ministerstwa Kolonii. Ależ o ile sobie przypominam, Stany Zjednoczone nie posiadają żadnych kolonii. Wyspy Filipińskie uzyskały niepodległość archipelag hawajski jest jednym ze stanów Unii. Nie rozumiem to. Tak, odrzekł pułkownik. Nasz kraj nie posiada kolonii, ale pragnie je uzyskać, bo są niezbędne dla jego ekspansji przemysłowej. Jeżeli by się okazało, że na planecie Wenus istnieją obszary nadające się do celów kolonizacji, to niezwłocznie obejmiemy je w posiadanie. Tak więc pańska wyprawa nabiera powagi i staje się na wpół urzędową. Pułkownik oczekiwał zapewne, że Hops okaże zadowolenie z takiego obrotu sprawy, lecz nasz wynalazca zrobił dość kwaśną minę. Bardzo się cieszę, że rząd traktuje poważnie nasze przedsięwzięcie. Już Ministerstwo Komunikacji wydelegowało swojego przedstawiciela na pokład naszego międzyplanetarnego statku. Mamy jednak prywatną koncesję. Interes państwowy góruje nad interesami prywatnych jednostek – Wtrącił Hiping. Ale inicjatywa prywatna zawsze odgrywała rolę pionierską, jak tego dowodzi historia stanów. Zapewne, mruknął pułkownik. Jednakże nasza rakieta wysłana na Księżyc w roku czterdziestym ósmym. Noszę się z moimi projektami od dawna, mówił zdenerwowany inżynier. Ach, kochany inżynierze. Nie będziemy się sprzeczać o to, kto pierwszy powziął takie plany. Sądzę, że są one stare jak świat, ale nie chodzi o to. Wracajmy jednak do naszej sprawy. Czy nie ma pan nic przeciwko temu, żeby przedstawiciele rządu stanowo wzięli udział w tej pierwszej wyprawie na inne planety naszego systemu słonecznego? Należ bynajmniej, jestem niezmiernie rad. Zapewniał bez entuzjazmu inżynier. Nie zwracałem się dotąd o subsydium rządowe. Zdobyłem niezbędne na wyprawę fundusze z rąk ludzi, którzy interesują się tym doniosłym przedsięwzięciem. Obecnie mamy już dość. Armia jednak wpłaci milion. Ministerstwo Kolonii także, dodał Hipping. Pułkownik wyjął z portfelu czek, na którym widniała jedynka z sześciu zerami. To samo uczynił Hipping. Hopc, chcąc nie chcąc, przyjął nowe dwa udziały. Wolałby się bez nich obejść, ale nie widział sposobu wycofania się z tej propozycji, która, jak się obawiał, skrępuje mu ręce. Jednak fakt, że sfery urzędowe tak poważnie traktują jego przedsięwzięcie, nieco mu pochlebiał. Sprawa nabierała doniosłego znaczenia, skoro sam prezydent Stanów. Dwaj delegaci podpisali przedłożony im papier, otrzymali pokwitowanie. Udali się z chopsem do montowni, obejrzeli to, co już się zmieniło w czyn, uważnie zbadali projekt, po czym oddalili się. Teraz dopiero inżynier uprzytomnił sobie, co się stało. Wyprawa na inną planetę z eksperymentu naukowego stała się poważnym przedsięwzięciem, które musiało obiecywać różnorakie korzyści, skoro nie tylko kopacze złota, ale sam rząd Stanów pragnie wziąć w nim czynny udział. Można było narazić się na pewne przykrości, lecz w gruncie rzeczy napełniało to serce Hobsa otuchą. Teraz wszelkie materialne kłopoty spadły mu z głowy. Mógł z całą energią brać się do wykończenia swojego statku międzyplanetarnego. Rozdział 7. Ziszczone marzenia. W pół roku po wizycie przedstawicieli rządów w Montowni inżynier Hobbes ujął swoje marzenia wcielone w rzeczywistość. Jego statek międzyplanetarny był gotów. Była to najpiękniejsza chwila w jego życiu. Olbrzymi walec, zaostrzony na końcu jak pocisk jakiegoś gigantycznego działa, pokryty warstwą czarnego werniksu, dobrze pochłaniającego ciepło słoneczne, leżał na lotnisku. Fakt ten stał się niebawem dzięki usłużności winników wiadomy całemu cywilizowanemu światu. W wyznaczonym dniu na lotnisku zgromadziły się liczne tłumy, ciekawe ujrzeć to cudo mechaniki, przeznaczone do skomunikowania osamotnionej ludzkości z mieszkańcami sąsiednich planet Układu Słonecznego. Nie wszyscy jednak byli dopuszczeni do obejrzenia wnętrza tego cudownego wehikułu, który niebawem miał poszybować w dalekie, nieznane światy. Zaszczytu tego dostąpiło jedynie szczupłe grono wytrawnych uczonych, wybitnych dziennikarzy, przedstawicieli rządu i elita społeczeństwa nowojorskiego. Przybyło na tę sensacyjną uroczystość kilkunastu korespondentów cudzoziemskich agencji telegraficznych. A żeby donieść cywilizowanemu światu, że wehikuł poruszany energią atomową stał się faktem, że każdy mógłby go oglądać, o ile naturalnie uzyskałby bilet wejścia na lotnisko, raczej do montowni Hobbsa. O ten przywilej dobijało się mnóstwo ludzi. Ofiarowano za bilet po kilkaset dolarów, lecz inżynier obawiał się zbyt licznych gości. Nie potrzebujemy chyba nadmieniać, że uczestnicy wyprawy w dalekie światy znajdowali się w zastępie szczęśliwców do obejrzenia wnętrza rakiety międzyplanetarnej. Powszechną uwagę zwracała misarabella i jej piękny narzeczony. Rzucano ciekawe spojrzenia na kobietę, która miała odbyć pierwszą podróż międzyplanetarną. Podziwiano nie tylko jej piękność, nie tylko wspaniałą tualetę, w jakiej przybyła na lotnisko, ale i to głównie jej niesłychaną odwagę. Milionerka miała teraz przedsmak sensacji, które na nią oczekiwały. Świadomość tego przejmowała ją dreszczem rozkosznym. Skoro tylko uda się jej wrócić na ziemię, cały świat będzie się nią zajmował. Małymi grupkami po kilkanaście osób wpuszczano przybyłych do wnętrza. Inżynier nie wiadomo, ile już razy powtarzał swoje objaśnienia, dotyczące różnych urządzeń swego statku. Z tyłu rakiety, a także w przedniej jej części, znajdowały się dysze silnika odrzutowego. Były to stożkowe rury o średnicy kilkudziesięciu centymetrów, które tworzyły razem. Sześciopromienną gwiazdę działały parami położonymi symetrycznie naprzeciw siebie. Do dyszy wprowadzono automatycznie drobne ilości metauranu i wywołano eksplozję, która dawała odrzut tak potężny, że rakieta jak gdyby pchnięta ręką olbrzyma wykonywała skoki naprzód. Tylna część silnika służyła do napędu naprzód przednia zaś do hamowania. Boczne dysze miały utrzymywać statek w pożądanej pozycji prostopadłej do kierunku, w jakim działała siła ciężkości. Inaczej statek mógłby przyjąć pozycję niewygodną dla podróżujących. Inżynier pokazał ołowiane naczynie, zawierające kilka funtów meteoranu, zapewniając, że zapas ten wystarczy na odbycie podróży nawet na Jowisza i do powrotu na Ziemię. Przy każdej eksplozji powstawała w dyszy nadzwyczaj wysoka temperatura. Dlatego też dysze działały parami po dwie naraz. Pozwalało to ogniotrwałemu materiałowi, użytemu na nie, ostudzić się, czemu sprzyjał fakt, że w przestrzeni międzyplanetarnej panowało straszliwe zimno sięgające 180 stopni Celsjusza. Ciepło rozgrzanych wybuchami dysz służyć miało do ogrzewania wnętrza statku za pośrednictwem systemu rur metalowych. Gruba na parę centymetrów ściana odgradzała pracujące silniki od pomieszczeń dla podróżnych, a żeby ustrzec ich od śmiertelnego działania na organizmy żywe promieni gamma. Kuchnia znajdowała się z tyłu statku w pobliżu potrzebnego źródła ciepła. Próby ustaliły, że w rakiecie będzie panowała dostateczna temperatura, pozwalająca znieść okropny mróz panujący w przestrzeniach międzyplanetarnych. Dwa stalowe zbiorniki w kształcie rur. Przymocowane do boków rakiety mieściły zapas ciekłego powietrza na no raczej czystego tlenu, który miał służyć do oddychania załodze. Wystarczyć go miało na parę miesięcy, lecz Norski, w razie potrzeby, mógł chemicznie regenerować wydzielany przez płuca dwutlenek węgla i otrzymywać na powrót tlen zużyty. Wzdłuż rakiety biegł wąski korytarz. Po każdej jego stronie mieściły się ciasne pokoiki dla podróżnych. Miserabella pokazywała z dumą swoje dwie miniaturowe kabiny. Gabinet i sypialnie, urządzone z wyszukanym przepychem. Miała tu zamieszkać ze swym przyszłym mężem. W przeciwieństwie do tego rozkosznego gniazdka, inne kabiny były pozbawione mebli. Załoga miała sypiać na małych tapczanach. Hobbs żałował miejsca na niepotrzebne według niego graty, ażeby móc zabrać niezliczone przyrządy niezbędne do przeprowadzenia obserwacji naukowych. Delegat Uniwersytetu Kolumbii sprowadził istny bazar aparatów do badania składu atmosfery ziemskiej na wysokości kilkuset kilometrów od powierzchni, promieni kosmicznych, Millikana, magnetyzmu i tym podobne. Wnętrze rakiety wyglądało jak jaki gabinet fizyczny. Niewtajemniczonym trudno było orientować się co do przeznaczenia różnorodnych aparatów zajmujących przednią część rakiety. Była tam zwierciadlana szyba chroniona przez gruby pancerz. Odsłaniając ten ostatni, można było obserwować przez silną lunetę przestworza niebieskie, a nawet użytkować radar, z którego spodziewano się osiągnąć wielkie korzyści. Różnorakie narzędzia, zapasy, dopełniały ekwipunku rakiety. Chops, przewidujący wszelkie ewentualności, musiał spośród ochotników nieposiadających miliona dolarów, ale pragnących wziąć udział w wyprawie, przyjąć na pokład swego niebieskiego statku paru zdolnych mechaników, obznajmionych z najróżnorodniejszymi czynnościami. Z tymi członkami załogi zapoznamy się nieco później. Powiemy tylko, że w sumie liczyła ona 15 osób. Zabrana żywność i napoje miały starczyć według obliczeń inżyniera na 5 miesięcy. Bardzo ważnym dodatkiem w dziedzinie konstrukcji mechanicznej statku były duże powierzchnie skrzydła. Umieszczone po obu stronach rakiety, które w atmosferze ziemskiej miały działać jak przy zwykłym samolocie, żeby stopniowo nabierać szybkości niezbędnej do oderwania się od Ziemi. Gdyby chciano uzyskać ją od razu, rakieta skutkiem silnego tarcia o gęstą atmosferę rozpaliłaby się jak meteor do czerwoności, a może nawet zamieniłaby się w gaz ze wszystkim, co się w niej mieściło. Dzięki skrzydłom mogła bezpiecznie lądować na innej planecie posiadającej własną atmosferę której są pozbawione mniejsze ciała niebieskie, gdyż ich masa nie wywiera dostatecznej siły przyciągającej dla utrzymania na nich cząsteczek gazów mających znaczną szybkość. Dlatego i zapewne przyczyny księżyc jest jej pozbawiony. Ci, którym nie było dane oglądać rakiety w naturze, musieli się zadowolić opisami umieszczonymi w dziennikach i dołączonymi do nich fotografiami. W ciągu paru dni prasa całego świata zajmowała się statkiem międzyplanetarnym. Który niebawem miał poszybować w dalekie światy. Podczas gdy niedawno projekty Hopsa wyszydzano złośliwie, obecnie entuzjazmowano się nimi. Inżynier z blagiera, maniaka, awansował w opinii publicznej na bohatera, geniusza. Tłum zawsze i wszędzie ma jedną psychologię, którą tak idealnie scharakteryzował tandem. Po tych pokazach ostrożny Hobbs zwołał rzeczoznawców i prosił ich o krytyczną ocenę swego wiekopomnego dzieła. Specjaliści mechanicy i astronomowie fizycy, wreszcie koledzy Norskiego, w dziedzinie badań energii atomowej dali konstruktorowi rakiety kilka cennych dla niego rad, z których nie omieszkał skorzystać. Poprawki zajęły kilka tygodni czasu, po czym nic już nie stało na przeszkodzie w wyznaczeniu daty startu. Inżynier, nie chcąc lekkomyślnie narażać w życia własnego i towarzyszy, postanowił przedsięwziąć uprzednio wycieczkę na księżyc. Statek międzyplanetarny miał w niej złożyć niejako egzamin swych zdolności do odleglejszych podróży. W tej próbie nie wzięli jednak udziału podróżni, lecz jedynie techniczna obsada z Norskim i Hobsem na czele. Rakieta, wytoczona na obszerne lotnisko, nabrała dzięki swym skrzydłom rozbiegu. I po kilkunastu zaledwie sekundach wzniosła się, pomimo swego ciężaru i znacznych rozmiarów, lekko w powietrze i wnet zniknęła w obłokach, żegnana entuzjastycznymi okrzykami świadków tego startu. Z najwyższym napięciem oczekiwano jej powrotu z tej wycieczki na najbliższego sąsiada ziemi. Nie upłynęło więcej aniżeli trzy doby, do kiedy na jedno z lotnisk na zachodzie stanów dano znać o wylądowaniu rakiety. Nie opuściła się ona. Jak się spodziewano na powierzchni naszego satelity. Zadowolono się okrążeniem go i porobieniem zdjęć fotograficznych niewidzialnej z naszego globu półkuli, stale bowiem od niej odwróconej. Zdjęcia te, które niebawem w reprodukcjach ukazały się w czasopismach, wzbudziły powszechne zainteresowanie i wypełniły lukę dotkliwą w badaniach tego ciała niebieskiego. Rakieta Hobsa zdała tedy egzamin dojrzałości. Nikt nie wątpił, że zdolna jest poszybować w dalekie światy. Rozdział ósmy, w którym Miss Arabella zaślubiała swego cherubina. Wszyscy bogacze z Wall Street, którzy bywali w pałacu zgasłych karneagich, znali doskonale Miss Arabelle. Piękne 18 osiemnastoletnie, z jej dziwacznych koprysów i nieobliczalnych postępków. Wyrobiła ona w sobie, w opinii Nowojorczyków, niejako patent na oryginalność i różne dziwactwa. Kiedy rodzice osierocili jedynaczkę, pozostawiając jej 100 milionów dolarów w bankach i drugie tyle w akcjach naftowych, miss Arabella zaczęła prowadzić drugie życie według własnych upodobań. Sprawiła sobie wspaniały samolot na 20 osób. Zebrała nań grono najbliższych przyjaciół i pod pozorem zażywania kąpieli słonecznych na wysokości kilku tysięcy metrów, gdzie, jak twierdziła, promienie ultrafioletowe najsilniej działają, urządzała w arcylekkich kostiumach kąpielowych pikniki podobłoczne. Rzeka szampana najlepszej marki wprawiała w zachwyt towarzystwo dobrane spośród najpiękniejszych kobiet i chłopców, upojone nie tylko trunkiem, ale i widokiem ciał, które Fidiasz chętnie był wiecznił swym boskim dłutem, rozluźniało krępujące je na ziemi węzły konwenzów. Była to zabawa równie oryginalna, jak podniecająca. Miss Arabella wiedziała dokładnie, że mogłaby się niemal równać swymi fizycznymi wdziękami z samą Afrydytą. Wystawiała je w samolocie niejako na widok publiczny. Była nie to znudzona. Bogactwo, przepych, zbytek, do którego przywykła od dzieciństwa, spowszedniały jej. Szukała chciwie nowych, a silnych wrażeń. Nade wszystko pragnęła gwałtownej miłości, którą nazywała słońcem życia. pomiędzy całego zastępu swych wielbicieli serce jej wybrało wreszcie Guidona Ramini, bogatego włoskiego arystokratę, którego w żaden sposób nie można było nazwać łowcą posagowym. Był on najpiękniejszym chłopcem, jakiego spotkała w życiu. Zakochała się w nim nie jako przeżyta milionerka, ale jak zwyczajna pensjonarka, która tylko co opuściła szkołę. Gwido, znawca kobiet, którego sobie wyrywały, nie pozostawał obojętnym na wdzięki Arabelli i oto jedna z najbogatszych dziedziczek Wall Street, łakomy kąsek, miała oddać nie tylko serce, ale i amerykańskie miliony cudzoziemcowi. Ostatnio powzięty przez piękną Miz zamiar uczestniczenia w wyprawie międzyplanetarnej celem odbycia najoryginalniejszej, jaka być może podróży poślubnej, zadziwił wszystkich jej znajomych. Nie przypuszczali oni, że piękna Rebella posunie aż tak daleko swoje aspiracje do oryginalności. Podróż na makiecie międzyplanetarnej, ależ to niemal zamach samobójczy. Czyżby młoda młoda Carnegie tym nowym dziwactwem nie stała już na granicy pomiędzy zdrowym rozsądkiem... A czy im się w rodzaju zboczenia umysłowego, chorobliwej manii? Tak, włożyć kilka milionów w budowę tego wariackiego statku, który nigdy nie wróci, jeżeli nawet uda mu się opuścić glob ziemski, to już nie pogoń za oryginalnością, lecz niebezpieczna choroba umysłów. I w dodatku Miss zabiera ze sobą najpiękniejszego chłopca w całym Nowym Jorku. Wskazuje go jak Kleopatra na śmierć po upojeniach zmysłowych. Niechby sama puściła się w tę podróż, skoro życie jej obrzydło, a nie ma prawa pociągać ze sobą Gwidona. Liczny zastęp kobiet kochających się jawnie czy skrycie we Włochu drżał z oburzenia i trwogi o cherubina. Tymczasem w Pałacu Karnegich czyniono przygotowania do ceremonii zaślubin pięknej pary. Dekorowano kosztownymi storczykami nie tylko stoły, ale nawet ściany jadalni, gdzie miał się odbyć obiad na sto przeszło zaproszonych osób. Poza tym nie dokonywano żadnych przeróbek w rozległych apartamentach. Wiedziano bowiem, że na zajutrz po ślubie nowożeńcy udadzą się w podróż na planetę Wenus, najbliższą i najbardziej interesującą sąsiadkę naszej starej matki Ziemi. Więc młoda para miała spędzić w pałacu jedną, jedyną noc po uczcie weselnej. Rolę matki panny młodej miała pełnić ciotka Arabelli pani Whitestone. Poczciwa kobiecina starała się na wszystkie sposoby odwieźć Arabelle od tego, jak mówiła, zwariowanego przedsięwzięcia, kiedy zaś wszelkie namowy pozostały daremnymi. Pani W. zapytała siostrzenicze, czy nie zapomniała sporządzić przed wyjazdem formalnego testamentu, a otrzymawszy wymijającą odpowiedź, prosiła narzeczonego o pozwolenie ubezpieczenie jej na życie na sumę miliona dolarów. Starowinka zmartwiła się, kiedy przekonała się, że ani jedno z licznych towarzystw asekuracyjnych nie chciało z nią zawrzeć umowy. Tak więc pani W. zyskała najlepszy dowód na to, że uważano mi Sarabellę już za nieboszczkę. Snać próbna wycieczka na Księżyc nie mogła całkowicie rozwiać sceptycyzmu realistów, jakimi bezspornie byli przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych. Ezymistyczne nastroje musiały przeważać i wśród zaproszonych na gody weselne gości, gdyż nawet strumienie najdroższych win nie mogły jakoś rozweselić biesiadników. Zatem Isabella czuła, że jest przedmiotem podziwu i zazdrości i to rozproszyło chmury zasępiające jej pogodny umysł. Cała jej istota była teraz zwrócona do Gwidona, jak słonecznik do słońca. Zakochana panna dopięła upragnionego celu. Posiadła człowieka, który był dla niej więcej niż wszystko, co dotąd los złożył jej w darze. Gdyby nieobecność tych zazdrosnych kobiet i tych mężczyzn wściekłych, że jakiś cudzoziemiec zabiera im apetyczne miliony, to rzuciłaby się w ramiona ukochanego Gwidona, który także wydawał się jej najszczęśliwszym człowiekiem w Stanach. Jakże była za niej dumna. Czy jakaś kobieta na całym świecie ma równie pięknego i dystyngowanego młodzieńca? Obliczając po amerykańsku, powiemy, że goście obecni na uczcie weselnej pięknej pary byli razem warci 2 miliardy 500 milionów dolarów. Toalety kobiet kosztowały niemal milion. Klejnoty, którymi się obwiesiły, około 80 milionów. Kwiaty do ubrania sali jadalnej pochłonęły pokaźną sumę 25 tysięcy. Wina 100 tysięcy. Każdy z gości znalazł obok swojego nakrycia pamiątkę. Była to rzeźbiona w dukatowym, emaliowanym złocie rakieta niebieska, wysadzona szafirami cejlońskimi i ozdobiona inicjałami nowożeńców. Trzeba jednak przyznać, że w atmosferze przepychu tego weselnego przyjęcia unosiła się jakaś mgiełka melancholii nad stołami przeładowanymi orchideami, butelkami zawierającymi stuletnie tokaje i mąciła nieco humory biesiadników. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że ta para równie pięknych, jak uprzywilejowanych przez los młodych, miała za kilkanaście godzin wejść do latającej trumny, jak się po cichu wyrażano o rakiecie Hopsa, że jej grobem stanie się albo niezmierzona otchłań międzyplanetarna, albo jakaś nieznana planeta, z której na pewno nikt z całego grona muzykantów nie wróci na Ziemię. Przyjaciółki zarabelni nie mogły pojąć, jak mogła ona tak lekkomyślnie narażać siebie, swego Adonisa podobnie wariacką podróżą. — Ależ tam w niebie — rzekła jedna z pań — panuje mróz niesłychany, gorszy niż na biegunie północnym. Ci szaleńcy zamienią się w bryłę lodu, o ile w przód nie poduszą się z braku powietrza. — Albo nie pomrą z głodu — dodała trzecia. — Słyszałam — wtrąciła czwarta — że na tej tam Wenerze czy na Marsie żyją jakieś bajeczne potwory. Brr, dreszcz mnie przejmuje, kiedy sobie pomyślę, że jakiś smok pożre naszą śliczną Arabellę. Będzie miał smaczny kąsek, mruknął jakiś milioner, oblizując się lubieżnie. No, ale słyszałam, zawołała jedna z najbogatszych pań, że na Wenerze jest dwa razy goręcej niż na Ziemi. Skutkiem tego, miłość wśród tamtejszych mieszkańców, tak jak wśród naszych murzynów, jest wulkaniczna. — Rozumiem teraz, dlaczego Miss Arabella tam się wybiera — dodała ze znaczącym uśmieszkiem. — Ona zawsze goniła za czymś nowym i nadzwyczajnym. Lękam się, że to ją zgubi. Te uwagi i docinki dowodzące ignorancji bogaczy Miss Arabella puszczała mimo uszu. W jej odważnym serduszku nie było miejsca na nic innego jak na gorącą miłość dla pięknego Gwidona. Niecierpliwie oczekiwała końca tej uczty, która nudziła ją. Jedynym jej pragnieniem było pozostać jak najprędzej z ukochanym. Około północy goście zaczęli się rozjeżdżać, a kiedy klakson ostatniej oddalającej się limuzyny zamarł w ciszy wieczoru, ogarniającego czarnymi skrzydłami miasto olbrzym, Arabella rzuciła się w ramiona swego młodego męża, jak gdyby chciała spłonąć i unicestwić się w żarze jego miłości. Rozdział 9. Rakieta międzyplanetarna startuje. Nazajutrz, po weselnym przyjęciu w Pałacu Karnagich, nowojorskie radio, nowojorskie dzienniki z New York Sun na czele podało do wiadomości publicznej sensacyjną wiadomość: że oczekiwany z najwyższym napięciem start rakiety Hopsa do międzyplanetarnej podróży odbędzie się z miejscowego lotniska o godzinie 6.00 po południu. Wieść ta zelektryzowała ludność wielkiego miasta. Niezliczone taksówki wyrzucały tłumy ciekawych, pragnących być świadkami odlotów dalekie nieznane światy maszyny zwariowanego inżyniera. Ponieważ nie wpuszczono wszystkich na teren lotniska, więc przybyli lokowali się kto gdzie mógł na dachach pobliskich domów, na drzewach, skąd przez lornetkę można było dojrzeć niebieski statek osadzony na sześciu par podpór. Specjalnie do tego celu zbudowanych. Na drapaczach chmur płacono po kilkanaście dolarów za miejsce. Rozkupiono u optyków lornetki i lunety, żeby móc przez nie śledzić jak najdłużej bieg rakiety. Inżynier Hobbs i doktor Norski stali obok statku międzyplanetarnego i witali jednego za drugim uczestników wyprawy. Hobbs przypuszczał, że niektórzy z nich cofną się w ostatniej chwili. Nikogo nie brakowało. Nawet Norskiego spotkała przyjemna niespodzianka, kiedy ujrzał poczciwego Dika spoconego i zdenerwowanego. Nie chcieli mnie tu wpuścić, panie doktorze. Musiałem się boksować. Przecież pan rozumie, że nie mogę pana puścić samego z tym. Tutaj laborant zrobił wymowny znak, uderzając się palcem w czoło. No ależ mój poczciwcze, zaprotestował Norski. Czyżbyś jeszcze nie nabrał przekonania do naszego inżyniera? Tak czy siak. Odparł Dick. Za nic w świecie nie puszczę pana samego w tę zwariowaną podróż. Już nieraz panu mówiłem, musicie mnie przyjąć do tego podniemnego samolotu. Ależ kochany Diku, lista uczestników wyprawy jest zamknięta tłumaczył zakłopotany Norski. To trudno, panie doktorze, zawołał z zrozpaczony Dick. Ja muszę jechać. Któż się będzie panem opiekować, nie tylko podczas jazdy, ale i tam, na tej drugiej planecie. Przecież pan wie, że znam się na wszystkim jak każdy wojskowy. Od biedy mógłbym zostać kucharzem. Czy mamy kucharza? zagadnął norski inżyniera. Posada ta istotnie wakuje u nas, uśmiechnął się Hobbs. Ale mój poczciwcze, będziemy jedli w drodze same konserwy. Kucharz by nie miał u nas co robić. W ostateczności będę u was pomywaczem. Podejmę się każdej roboty, byle być tylko z moim kochanym doktorem! zawołał prawie ze łzami w oczach Dick. Inżynier Hobbs mocno się zakłopotał. Załoga nasza jest w komplecie odrzekł wyjmując notes. Ja, doktor Norski, Harting, astronom, pan Dutz, mizantrop, mr. Goldstone, przedstawiciel kopalni złota na Alasce. Mr. Guido Ramini z małżonką, pokojówka Fanny, delegat Uniwersytetu Kolumbijskiego Johnson, przedstawiciel naszej armii, pułkownik Krups, delegat Ministerstwa Kolonii, mechanicy, słowem komplet. — I ja będę jednak potrzebował laboranta do moich prac chemicznych — interweniował doktor Norski. Dick był u mnie w laboratorium i doskonale spełniał swoje obowiązki. Trudno mi będzie obejść się bez niego — Analiza powietrza do oddychania, regeneracja dwutlenku węgla, w razie potrzeby dozowanie żywności. Skoro ten człowiek jest panu niezbędnie potrzebny, westchnął Hubbs. Żywności i wody starczy chyba na jednego więcej pasażera, zauważył Norski, widząc, że jego przyjaciel ustępuje. Dodać muszę, wtrącił nieśmiało Dick, że umiem doskonale strzelać z ciężkiego karabinu maszynowego i rzucać celnie granaty ręczne. Mam nadzieję, że ta broń nie będzie nam potrzebna, rzekł Hobbs. — No, to nie jest całkiem pewne bełkotał wzruszony Dick. Tak myślisz? zaśmiał się inżynier. A jeżeli na tej wenerze żyją takie potwory, jak te, które dawniej egzystowały na Ziemi? Oglądałem ich szkielety w muzeum. Podejmujesz się z nimi walczyć w razie potrzeby? zagadnął z uśmiechem inżynier. Niechby tylko ośmielił się napaść na mojego doktora. No już dobrze, zgodził się Hobbs. — Mamy dwa sztucery, wasz i Margrabiego ramini. Scenę tę przerwał przyjazd nowożeńców wysiadających ze wspaniałej limuzyny. Miss Arabella, obecnie już margrabida ramini, przywitała się swobodnie z towarzyszami podróży. Była nieco blada, ale na pięknej jej twarzy nie spostrzegłby się ani śladu wahania. No, to jestem, zawołała. A pan, inżynierze, pewnie myślał, że cofnę się w ostatniej chwili, że stchórze. Nie zna mnie pan, jeżeli pan tak przypuszczał. Jestem odważna i stanowcza. Czy wszyscy już się stawili na starcie? Przypuszczam, że ich nazwiska. Cały świat interesuje się nimi w tej chwili, która może być początkiem nowej ery w dziedzinie komunikacji, odrzekł inżynier. Jesteśmy już sławni. Nie dbam o tani rozgłos, mówiła Arabella. Ale nasz czyn? Będzie wiekopomny, jeżeli tylko powrócimy. Bodał Norski. Odwajga i pomoc, jaka okazała nam pani, Margrabino, nie ulega zapomnieniu. Arabella uśmiechnięta gotowała się zająć swoje apartamenty, lecz nadjeżdżające wciąż samochody jej przyjaciół i znajomych zatrzymywały ją. Wiedziała, że stawiają się tutaj, żeby być świadkami jej bohaterstwa. Może spodziewają się, że ulęknę się podróży. Nie będą mieli tej satysfakcji. Witała się, uśmiechała bez beztrosko z milionerami, których sama zaprosiła tutaj. Niech podziwiają jej odwagę, no i jej piękność. Znajdowała się w swoim żywiole, promieniała jak gwiazda na firmamencie. Ostentacyjnie podała rękę Gwidonowi, na którego było zwrócone kilkanaście par oczu zakochanych w nim kobiet. Żegnała się po kolei ze wszystkimi weselnymi gośćmi, udając, że nie widzi zjadliwych spojrzeń zawiedzionych konkurentów do jej ręki. Przyjmowała wiązanki pachnących kwiatów. Ale Hobbs nie pozwolił na przedłużenie tej ceremonii. Sprawdził osobiście, czy wszyscy uczestnicy wyprawy znajdują się na lotnisku i dał rozkaz do wsiadania. Cała załoga zniknęła w stalowym cylindrze. Metalowe szczelne drzwi zatrzasnęły się głośno. Nastąpiła długa chwila naprężonego oczekiwania. Wreszcie silnik odrzutowy zaczął działać. Z tylnych dysz w krótkich odstępach czasu zachuczały eksplozje. Maszyna potoczyła się na swych potężnych kołach po gładkiej powierzchni lotniska. Kilkadziesiąt eksplozji oderwały ją od ziemi. Nabierała zadziwiająco szybko wysokości. Na razie szybowała w powietrzu z szybkością myśliwskiego samolotu. Inżynierowi szło o to, aby dolne, a więc gęste warstwy atmosfery przebywać bezpiecznie, nie wywołując zbyt silnego tarcia o powietrze. W miarę tego, jak rakieta wznosiła się i przecinała coraz rzadsze warstwy, pęd jej rósł z każdą chwilą. Po pół godzinie dosięgnęła już, jak twierdzili liczni obserwatorzy, 15 kilometrów, a więc dostała się do stratosfery. Zaczęła znikać z pola widzenia. Korespondenci dzienników i agencji telegraficznych pracowali w nerwowym napięciu, tłocząc się przed mikrofonami, aparatami telefonicznymi, żeby jak najprędzej roznieść światu sensacyjną wiadomość. Rakieta międzyplanetarna Hopsa z liczną załogą, w składzie której prócz różnych specjalistów znajdowała się piękna Arabella i jej w przededniu startu zaślubiony najurodziwszy chłopiec w całym Nowym Jorku wystartowała pomyślnie do swojej podróży w dalekie światy. Teraz dopiero zaczęto sobie uprzytamniać, jak wielką doniosłość kryje w sobie ten fakt, że energia atomowa, niedawno odkryta i używana jedynie do niszczenia i gaszenia życia, została zaprzęgnięta do użytecznej pracy. Że po raz pierwszy w dziejach uniosła człowieka w przestrzenie międzyplanetarne, które, jak się zdawało, nie zawsze okażą się dla niego niedostępne. Że ludzkość przestała być więźniem przykutym na wieki do starej Ziemi. I. Sięga zuchwale po inne, może lepsze i ładniejsze domeny, słowem, że stała się obywatelką całego może Układu Planetarnego. Inżynier Hopsy, i dr Norski mogli zaiste być dumni ze swego dzieła. Czy tylko wrócą? To pytanie zajmować będzie teraz miliony umysłów. Rozdział 10 z pamiętników pięknej Arabelli. A więc nasza podróż w zaświaty rozpoczęła się, jakoś trudno mi w to uwierzyć. Ale przecież jest niezaprzeczonym faktem, że oboje z moim ukochanym Gwidonem siedzieli zamknięci w wielkim, żelaznym pudle, z którego nawet wyjść nie można. A gdyby nawet można było wyjść, to pytam, po co i dokąd? Astronom Harting, który jest jak gdyby pilotem na tym bezbrzeżnym oceanie, jest dla mnie bardzo uprzejmy. I hojnie mi odpowiada na naiwne pytania, mi go zarzucam. Wprawdzie skończyłam skrócony kurs w Kolegium Medyczno-Felczerskim, ale widzę, że jestem kompletną ignoranką w astronomii, kosmografii i tym podobnych nudnych naukach. Nasz astronom udaje, że nie uważa mnie za taką głupią, jaką jestem naprawdę. Co parę godzin idę mu zawracać głowę, to tym, to tamtym, a on mi daje cierpliwe wyjaśnienia, tak samo jak Norski Hobbs. W ścianach rakiety są małe okienka z żelaznymi okiennicami. Pozwolono mi od czasu do czasu wyglądać przez te grube szyby, ale na razie tego nie robię, bo gwido nie pozwala mi się od siebie odłączyć. Pozjadamy się chyba wzajemnie tymi pocałunkami, o które się ciągle upomina. Niewielki z niego żarłok. Ale jeśli tylko chodzi o moje usta, bo kuchnia tu niemożliwa, odgrzewa się tylko konserwy, zamiast gotować świeże potrawy. Dick opiekuje się doktorem Norskim, pełni obowiązki stewarda okrętowego. Jest też pomywaczką. Żałują mu wody, więc talerze są źle wymyte. Z tą wodą to chyba jest najgorzej. Dostajemy jeden galon na nastroje. Nawet umyć się nie można, a o kąpieli nawet marzyć niepodobna, moja srebrna wanna stoi bezużyteczna. Norski powiada, że wody potrzeba jak najpilniej oszczędzać, bo i może jej zabraknąć. Powiedział mi, że nie za długo opuścimy atmosferę ziemską, która dosięga do jakichś 500 km. Najniżej leży tak zwana troposfera, w której unoszą się obłoki, zdarzają się burze i huragany. Im wyżej wznosimy się z ziemi, tym jest zimniej, ale tylko dopóty temperatura się obniża, póki nie dosięgamy drugiej warstwy, która, jak się okazało, jest ciepła. Ma ona stałą temperaturę niezmienną aż do wysokości 30 km. Powyżej istnieje w stratosferze warstwa bogata w ozon, która bardzo silnie pochłania promienie słoneczne. Dlatego jest tam cieplej aniżeli na samej powierzchni Ziemi i warstwa ta wywołuje odbicie się fal radiowych. Jak przypuszczają, powstają nad nią prądy wstępujące pionowe, doprowadzające czasami do zagęszczenia się pary wodnej i dwutlenku węgla, które tworzą zjawisko błoków świecących. Powyżej 70 km powstają zorze polarne. Atmosfera jest tu całkiem zjonizowana i dlatego nazywamy tę warstwę jonosferą. Odbijają się od niej radiowe promienie i nie mogą jej przebić. Mogą jedynie tego dokonać bardzo silne promienie radarowe. Meteory wchodzące z wielką szybkością w jonosferę rozżarzają się do białości wskutek tarcia i tylko największe dosięgają Ziemi. Atmosfera jest więc tarczą ochraniającą nas od tych pocisków, które inaczej mogłyby nas pozabijać. Powietrze przechodzi stopniowo w próżnię międzyplanetarną powyżej 100 km, atmosfera bierze słaby udział w ruchu wirowym ziemi. Kto by mógł w niej zawisnąć nieruchomo, zdołałby dokonać podróży w 24 godziny na około świata. Jestem taka mądra dzięki panu Hartingowi, który mi powiedział, że nasza rakieta już opuściła atmosferę ziemską i że buje w otchłaniach niebieskich. Wstyd mi przyznać, że zaczynam się cokolwiek nudzić w tym pudle, chociaż jesteśmy dopiero dwie doby w podróży. Na no to jeszcze tyle czasu będziemy więźniami. A potem? Pytałam Hartinga, jak daleko odlecieliśmy od ziemi, ale on to sobie oblicza dokładnie codziennie i zapisuje do dziennika okrętowego, tak jak marynarze. Nie mam co robić, więc tylko wałęsam się wszędzie, wściubiam nos, bo chcę wiedzieć, co kto robi. Otóż każdy z uczestników załogi ma jakieś zajęcie. Hops siedzi ciągle ze swoimi mechanikami przy silniku odrzutowym i martwi się, że dysze za nadto się ogrzewają, pomimo straszliwego mrozu. Lęka się, żeby która się nie popsuła. Na co by było? Zapytałam, gdyby motor odmówił nam posłuszeństwa. Pewnie spadlibyśmy z powrotem na ziemię i spalilibyśmy się jak meteor w powietrzu. Niech się pani wszystkiego nie lęka. Niech się pani nie obawia przymusowego lądowania na ziemi. O, jestem odważna. Zawołała. Może mi pan śmiało powiedzieć, jakie niebezpieczeństwa zagrażają nam w tej podróży? Kiedy tak, to nie będę się przed panią tajł, że najbardziej się lękam spotkania z jakim bolidem. W odchłaniach niebieskich błąkają się ciała niewiadomego pochodzenia. Są to jakby przybłędy z innych systemów planetarnych. Wiele z nich spada na Ziemię jako meteory, które nieraz ważą po parę milionów ton. W Arizonie istnieje lejkowate zagłębienie w ziemi, które powstało od uderzenia olbrzyma. Wdarł się tak głęboko w ziemię, że niepodobna się do niego dostać. Na Syberii stosunkowo niedawno spadł tak kolosalny meteoryt, że wywołał formalne trzęsienie ziemi, zapalił las i poprzewracał drzewa na znacznym obszarze, gdyż powstał przy tym straszliwy wicher. Zdarzyło się to nad rzeką tunguską. Leży on tak głęboko, że niepodobna się do niego dostać. Waży on, jak przypuszczają, kilka milionów ton. A co by się z nami stało, gdyby trafił w naszą rakietę? W przeciągu jednej sekundy zamienilibyśmy się na gaz. Spotkałaby nas śmierć bezbolesna. Ale wielkie meteoryty są rzadkością. To samo zresztą groziłoby nam, gdybyśmy się zatknęli nawet z małym meteorytem ważącym kilka kilogramów. Przedziurawiłby on nasz statek. Gdyby nawet nikogo nie zabił, to wzmieciłby pożar, a przez otwory w jednej chwili uciekłoby powietrze i czekałaby nas śmierć z uduszenia. Nawet mała bryłka byłaby dla nas niebezpieczna. Porusza się bowiem z astronomiczną szybkością. Co to znaczy astronomiczna szybkość? Zapytałam. Wynosi ona kilkanaście kilometrów na sekundę, a nawet i więcej i my razem z naszą Ziemią pędzimy w przestrzeń z zawrotną szybkością. A jednak nie czujemy tego. Inżynieri Harting zapewnili mnie, że istnieje bardzo mała szansa na takie zdarzenie. Tak jak na przykład na starcie się ze sobą dwóch pociągów kolejowych, bo w przestrzeniach międzyplanetarnych panuje przerażająca pustka. Ja jednak tak się tą rozmową zdenerwowałam, że nie mogłam spać. Mój Boże, zamienić się na gorącą chmurkę gazu jakie to okropne. Rozumiem, że nawet uniknąć takiego zdarzenia nie można. Gwidon mnie uspokajał, ale to niewiele pomogło. Jakby to było przyjemnie przejechać się autem z moim ukochanym mężulkiem za miasto, a tu muszę siedzieć jak mucha w butelce i drżeć ze strachu, że trafi w nas jakiś meteor. Porobiłam znajomości z naszymi towarzyszami podróży. Najzabawniejszy jest Goldstone, poszukiwacz złota. Mam wielką kopalnię na Alasce. Ale żyła tego metalu znajdująca się gdzieś w skale kwarcowej, uciekła mu w głąb ziemi i powiada, że będzie bankrutem, jeżeli jej nie odnajdzie. Ciągle mi mówi, że na Wenerze na pewno znajdzie się złoto, bo ta planeta posiada gęstość nieco tylko mniejszą od gęstości ziemi, podczas gdy inne planety, jak na przykład Jowisz, Saturn, Uran, niewiele są gęściejsze od wody. Nikt by się tam na nich nie wzbogacił. Namówił mnie, żebyśmy z nim pograli w pokera. Karta mi nie szła, więc musiałam płacić. Ale on nie chciał przyjąć czeku na pięć tysięcy dolarów. Domagał się złota. A skąd ja tu wezmę brzęczącej gotówki? Powiedziałam, mu, że zapłacę mu na wenerze. Zabawny gość ten, delegat ministerstwa kolonii, też mnie mocno bawi. On razem z Krupsem to dobra napara. Zabrali ze sobą wielką flagę Stanów Zjednoczonych na długim drążku i mają podobną zamiar zatknąć ją, jak tylko przybędą na Wenerę i w ten sposób zająć nowe ziemię w posiadanie Wojasama. Pytali się Hartinga, czy będą mogli dać znać o tym rządowi przez radio. Wpadli w kwaśny humor, gdy im powiedziano, że nasza stacja tak daleko nie sięga. Najsympatyczniejszy jest przyrodnik Mr. Johnson – Siedzi on przy jakichś aparatach razem z Hartingiem i ciągle dokonują jakichś spostrzeżeń i obliczeń. Zapytałam ich, jak daleko odlecieliśmy od Ziemi. Powiedzieli mi, że dość trudno obliczyć, że mają potem różne sposoby, ale nie mogą mi ich szczegółowo objaśnić, bo i tak bym nic nie zrozumiała. Ale ten ostatni jest dostępny dla mojego ograniczonego umysłu. Otworzyli boczne okienko zaopatrzone w grubą, ale dokładnie oszlifowaną szybę lustrzaną i kazali mi przez nią patrzeć. Niebo nie było takie błękitne jak zazwyczaj na Ziemi, lecz głęboko czarne. Świeciły się na nim gwiazdy jak wielka pochodnia gorzało słońce. Jego promienie niepochłaniane przez powietrze mile nagrzewały naszą rakietę, pokazali mi ziemię. Wyglądała ona jak księżyc w pełni, ale była znacznie odeń mniejsza. Przez lornetkę widziałam dokładnie Amerykę na tle ciemniejszych oceanów. Mogłabym ją dłonią nakryć, taka była mała. Z dziwnego wrażenia doznałam patrząc tak na naszą Ziemię z odległości kilku milionów kilometrów. Świeciła ona jasną, ma pozorną wielkość dużej pomarańczy, a księżyc wygląda jak duże ziarny kogrochu. Harting powiedział mi, że mierzy jak najdokładniej pozorną średnicę Ziemi i z tego wnioskuję, jak daleko odleciliśmy od niej. Jest jeszcze drugi sposób, polegający na tym, że celuje się do Ziemi, a potem do Księżyca. Mierzy się kąt, jaki tworzą te linie, znając odległość Ziemi od Księżyca około 380 tysięcy kilometrów można prostym obliczeniem trygonometrycznym wyprowadzić odległość rakiety od Ziemi. Ale sposób ten nie jest bynajmniej taki łatwy, bo Księżyc jest nie zawsze w dogodnym położeniu dla obserwacji. Zresztą, niech sobie łamią nad tym głowy nasi uczeni. Od pewnego czasu wszystko nam się wydaje bardzo lekkie. Poruszam się jak piórko, to samo odczuwają wszyscy nasi towarzysze. Zawsze starałam się o to, żeby nadmiernie nie przybierać na wadze. Odmawiałam sobie najulubieńszych cukierków, ciastek i legumin. A tu bez żadnego starania straciłam chyba z połowę swego ciężaru. Powiedziałam o tym Hartingowi, a on zaczął się śmiać. Niebawem staniemy się lekkimi jak puch. Zbliżamy się bowiem do strefy, w której siła przyciągania ziemskiego i słonecznego równoważą się. No ale niech pani nie sądzi, że gdyby tu była zwyczajna waga i gdybyśmy panią położyli na jednej z szali, a na, na drugiej ciężary, to pani straciłaby coś na wadze. Dlaczego? Zapytałam, bo jej odważniki stałyby się proporcjonalnie lżejsze. Po przekroczeniu owej linii neutralnej będziemy stopniowo stawali się coraz cięższymi. Na samej zaś wenerze, która jest mniejsza od ziemi, siła ciążenia też jest słabsza. Będziemy się na niej poruszali z mniejszym wysiłkiem, aniżeli na ojczystej planecie. Nie wiedziałam, że to grozi jakimś niebezpieczeństwem, ale zaraz na zajutrz mój mężu miał zabawną przygodę. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie w buduarze i ja czytałam mu książkę bardzo zajmującą. Z nudów dużo czasu poświęcamy lekturze. Nagle książka wypadła mi z ręki na podłogę. Wido usłużny jak zawsze zerwał się ze swego fotela i o dziwo podskoczył tak wysoko, że uderzył głową o sufit. Jego wysiłek mięśniowy był zbyt wielki do jego wagi, gdyby nie to, że ma bujne włosy i ściany naszego statku są wybitnie bardzo grubym i miękkim materiałem, to biedaczek mógłby się zabić. Musiałam mu nacierać czoło wodą kolońską, bo aż mu świeczki w oczach stanęły, jak sam powiedział od tego zdarzenia. Coś podobnego stało się w Fanny, naszej pokojówce. Wyznała mi ona, że się zakochała w jednym mechaniku, przystojnym brunecie. Jeżeli wyjdziesz za niego za mąż, rzekła mi, to dam ci dziesięć tysięcy dolarów posagu, bo jesteś dobra dziewczyna. Usłyszawszy to, Fanny podskoczyła z radości. Na kuli ziemskiej uniosłaby się od podłogi na kilka zaledwie cali ale tutaj siła jej łydek wystarczyła, żeby ją podrzucić pod sam sufit i ona boleśnie stłuka sobie główkę, jak mój gwido. Zabawne przygody nam się tu zdarzają. Trzeba poruszać się bardzo lekko i ostrożnie, żeby nie skakać tak, jak pchła. Zdaje mi się, że gdybym była taka lekka na ziemi jak tutaj, to bym chyba przez domy przeskakiwała. Harting powiedział, że potrafi obliczyć, ile by ważył człowiek nie tylko na wenerze, ale na każdej innej planecie. Największą planetą Układu Słonecznego jest Jowisz, 1300 razy większy od Ziemi. Ale ponieważ materia, z której on się składa, jest niewiele gęściejsza od wody, przeto masa tego olbrzyma jest tylko 317 razy większa od masy naszej Ziemi. Według Hartinga żywa osoba zbudowana na podobieństwo człowieka ważyłaby tyle co 317 ludzi. Nasze mięśnie okazałyby się za słabe nawet do chodzenia po równinie. Druga co do wielkości planeta, Sarmin, otoczona pierścieniami i księżycami, ma gęstość mniejszą niż i woda, lecz przypuszczalnie nie posiada jeszcze stałej skorupy i składa się z pari gazów. Wszystko jest to bardzo dziwne. Widać, że Ziemia nasza jest najwygodniejszym siedliskiem dla żywych istot. Intryguje mnie ciągle pytanie, jak to będzie tam, na Wenerze? Harting jest dobrej myśli. Według niego warunki życia będą podobne do warunków na Ziemi. Planeta ta jest trochę mniejsza od Ziemi. Masa jej wynosi 81 setnych masy Ziemi. Gęstość materii, z której się ona składa, wynosi 86 setnych gęstości materii ziemskiej. A no, jak tam przyjedziemy, to zobaczymy, jak mnie Harting nauczył skromności i pokory. Pewnego dnia, kiedy sama nie wiedziałam, co robić z nudów, wdałam się w dłuższą pogawędkę z Hartingiem. Była to bardzo interesująca rozmowa. Mówił mi o budowie i ogromnie wszechświata. Według niego nasze Słońce wraz z całym morszakiem planet jest sobie małą gwiazdką należącą do olbrzymiego zbiorowiska Słońc, które tworzą tak zwaną galaktykę, mającą formę spłaszczonej soczewki. Droga mleczna, którą widzimy na niebie jest właśnie taką galaktyką, do której należy nasze loftce. W takich gromadach gwiazd największa ich liczba jest skupiona w zwojach spiralnych. O rozmiarach i budowie drogi mlecznej mamy dość dobre wyobrażenie. Twór ten zawiera według obliczeń astronomów około 47 miliardów gwiazd. Na ponadto kilkaset mogławic gazowych oraz gromad gwiezdnych. Światło, jak wiadomo, bierze 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Jak wielką jest to nasza galaktyka? Dość powiedzieć, że światła, żeby przebyć jej najgrubszą część, potrzebuje na to 6 tysięcy lat. Dla przybierzenia zaś przez całą niedługość długość zużywa 40 tysięcy lat. Ale to nasza cała galaktyka to tylko jedno z nielicznych zbiorowisk gwiazd. Inny odrębny układ, zwany Wielką Galaktyką, ma kształt podobny do Małej Galaktyki, ale średnicę 50 razy większą. Nasze słońce leży w odległości około 70 tysięcy lat świetlnych od środka układu Wielkiej Galaktyki, która stanowi we wszechświecie jakby odrębną całość. Jednakże takich jednostek istnieje we wszechświecie kilka tysięcy. Mają one postać mogławic. Najbliższa z nich, zwana Wielką Mgławicą Andromedy, jest oddalona od nas o 870 tysięcy lat świetlnych. To znaczy, że światło potrzebuje tyle szlata, żeby się stamtąd do nas dostać. Ale to jeszcze nic. Inne wszechświaty znajdują się w odległościach wynoszących dziesiątki, setki, tysiące lat świetlnych. Pomiędzy nimi ciągną się olbrzymie puste przestrzenie. Są to więc jak gdyby wyspy rozrzucone w bezdennych otchłaniach niebios. Co ciekawe, że te zbiorowiska gwiazd poruszają się bardzo szybko w przestrzeni. Na przykład galaktyka, do której należy nasze Słońce, mknie z prędkością 100 km na sekundę w kierunku gwiazdozbioru Cefeusza. Inne mkną z prędkościami dochodzącymi do kilku tysięcy km na sekundę. Wszystko to jednak, co dotąd poznaliśmy, jest to drobną cząstką przeogromnej całości, wobec której cały nasz układ słoneczny jest tylko znikomym pyłkiem. Ale czym jest nasza Ziemia i wszystko, co się na niej znajduje? Wprost niczym. Niczym jest każdy z nas. Jakże śmieszny wydaje się człowiek mający manię wielkości. Przyznaję, że czułam się bardzo upokorzona, jak Harting rozwinął przede mną ten obraz wszechświata, którego ogromu umysł nasz ogarnąć nie jest w stanie. Jesteśmy we wszechświecie nic nieznaczącymi, szybko przemijającymi zjawiskami. Jestem wdzięczna Hartingowi, że uczynił mnie skromną. Kto jest zarozumiały chorobliwie, ten musi być głupi. Niechby się uczył astronomii. Dobrze by mu to zrobiło. Pogadanki z Hartingiem bardzo mi się podobały. To jest wykształcony i mądry człowiek. Opowiadał mi, że jego stryj, Adwin Harting, pierwszy nawiązał nić porozumienia z Marsem, planetą położoną najbliżej Ziemi, poza Wenerą. Zapalił na wyżynach Ekwadoru niezmiernie silne światła, które razem tworzyły czteroramienną gwiazdę, dobrze widoczną na ciemnej kuli ziemskiej. Spodziewał on się, że jeżeli na Marsie żyją rozumne istoty, to dostrzegą ten sygnał zapalony na równiku i zrozumieją jego znaczenie. W samej rzeczy kilka miesięcy później dostrzegł taki sam sygnał na oświetlonej tarczy Marsa. Wywnioskował stąd, że na tym globie istnieją istoty dość wysoko rozwinięte, które rozporządzają środkami technicznymi znanymi na Ziemi, może nawet znają radio. Zbudował więc olbrzymią stację radarową dzięki szczodrobliwości milionera Brightona. Przy jej pomocy przesłał koncert radiowy na Marsa i o dziwo otrzymał taką samą odpowiedź z tą jedynie różnicą, że koncert marsjan był stokroć piękniejszy. Skoro tak jest, Rzekłam, to dlaczego nie urządziliśmy wyprawy na Marsa? Dlatego, że Mars jest w tej chwili za bardzo odległy i musielibyśmy długo czekać, aż znajdzie się po tej samej stronie Słońca co Ziemia, w tak zwanej opozycji. Wówczas jest bardzo dobrze widziany jako gwiazda czerwonego odcinka, stąd jego nazwa. Ziemia jest dla niego niewidzialna, jak Księżyc w nowiu albo tak jak dla nas Wenus w obecnej chwili. Cel naszej podróży dostrzegamy jako cieniutki sierp, podobny do księżycowego w pierwszej kwadrze. Niebawem jednak Wenus stanie się dla nas całkiem niewidzialna, gdyż biegnie między nami a słońcem. — Mój Boże! — zawołałam przerażona. — Jakże my do niej trafimy? Harting zaśmiał się. — Jest na to bardzo prosta rada — odrzekł. — Przetniemy drogę Wenery tak, żeby się znaleźć między nią a słońcem. Wówczas ujrzymy ją... Jak, jak i księżyc w pełni, wylądujemy na niej w pewnym momencie. Do Marsa mamy dwa razy tak daleko jak na Wenerę. Taka podróż zmęczyłaby Panią, bo trwałaby parę miesięcy. Zapewnił mnie, że według jego obliczeń posuwamy się naprzód z szybkością 20 km na sekundę. Cóż to jednak znaczy wobec szybkości tych gromad gwiezdnych, które robią na sekundę po 3000 km? Doprawdy w głowie mi się mąci od tych przerażających szybkości. Rozdział 11. Spotkanie z kometą Rakieta międzyplanetarna szybowała, jak obliczał Harting, ze wzrastającą szybkością, którą oceniano w przybliżeniu na 30 km na sekundę. Nie natrafiła ona w próżni na żaden niemal opór – więc praca silnika popędzała ją coraz to chyżej. Teoretycznie mogłaby ona biec prędzej aniżeli Kula Ziemska albo Wenus w tych przerażających pustkowiach, ale Hobbs i jego towarzysze uważali, że nie mogą nadmiernie skracać podróży, gdyż nie pozwalały na to kalkulacje astronomiczne Hartinga. Wenus, cel ostateczny, do którego zmierzała rakieta, biegła ku niej na spotkanie, które miało nastąpić w dokładnie przewidzianym czasie. Pośpiech zarówno jak opóźnienie jednak nie były wskazane. Obecnie Wenus przedstawiała się przez teleskop jak wąski sierp księżyca w jego pierwszej fazie ponowił i za kilkanaście dni ziemskich odwrócił do rakiety swoją ciemną, nieoświetloną półkulę, więc stanie się dla naszych podróżnych niewidzialna. Ale w tym terminie będzie ich dzieliła od upragnionego celu przestrzeni jakiegoś miliona kilometrów. Harting projektował sobie, że przednie niebawem drogę około okołosłoneczną Wenery i wówczas będzie ona zwrócona do niej słoneczną półkulą. W tych warunkach zgubienie planety w przestworzach międzygwiezdnych już by nie groziło. Osiągnięto ten punkt w osiem godzin ziemskich po starcie. Podróż była istotnie, jak od dawna twierdziła Arabella, długa. Dla niej może monotonna, ale czy załoga była innego zdania? Pracowano bez odpoczynku. Obserwowano niebo. Skrzętnie notowano spostrzeżenia i pilnowano pracy silnika. Dbano o to, żeby powietrze było w miarę wyczerpywania się, odnawialne ze zbiorników. Słowem, wszyscy mieli aż nadto różnorodnych zajęć. Czas podzielono sztucznie według ziemskiego chronometru. Sen, posiłki, praca następowały w godzinach ściśle określonych. Obiad był jedyną porą, w której wszyscy podróżni zgromadzili się w przedniej części rakiety. Gdzie istniała cokolwiek większa, wolna od aparatów naukowych przestrzeń? Był to jak gdyby salon okrętowy. W pośrodku stał niski stół, po bokach którego biegły dwa rzędy równie niskich i niewygodnych fotelików. Na honorowym miejscu Hobbs posadził Hartinga, uważanego za kapitana tego okrętu. Po jego prawej ręce siedziała urocza Margrabina Arabella i jej Adonis Guido, który okazał się doskonałym towarzyszem w tej oryginalnej podróży. Niczemu się nie dziwił, na nic nie narzekał, niczego się nie lękał. Na jego młodocianej twarzy, okolonej rozwijającym się dopiero ciemnym zarostem, którego nie golił, malowała się pogoda umysłu i doskonały, niczym niezmącony humor. Nic go dotąd nie interesowało, oprócz pięknej arabelli. Myślał tylko o tym, żeby rozproszyć posępne jej myśli, dodawać jej otuchy, dbać o jej wygody. Ale niestety na tym polu jego starania przenosiły mizerne rezultaty. Wprawdzie para świeżo poślubiona miała dla siebie dwa maleńkie pokoiki, jeden przeznaczony na sypialnię, drugi na salonik czy gabinecich, ale ich mieszkańcy na każdym kroku odczuwali braki. Przyzwyczajona do zbytku, Arabella bohatersko znosiła jednak dotkliwe w jej pojęciach wyrzeczenia się różnych nawyknień, jak na przykład skąpy przydział wody, jednostajność potraw, przymusową nieruchliwość i niepewność, czy wyprawa powiedzie się. Wszystko to jednak nie potrafiło sprowadzić chmurne jej pałającą szczęściem twarzyczkę, Madonny Botticellego, Podczas jednego z tych posiłków wywiązała się nader interesująca dyskusja, którą jak zwykle zapoczątkowała Arabella. Pędzimy w pustkę, ale czy nie gonimy za jakąś chimerą z bajki? Jaką mamy pewność, że tam na innych planetach znajdują się jakieś rozumne istoty? Czy sławny flamarian ma słuszność utrzymując, że istnieje wiele zamieszkałych światów? A jeżeli i tam, na pięknej gwieździe porannej, nie kwitnie życie przynajmniej takie jak na naszej ziemi, do której już zaczynam nie na żarty tęsknić, to. Wiem, że pan Harting wierzy w to, ale pan inżynierze i pan doktorze Norski, czy nie lękacie się, że nas spotka dotkliwy zawód? Zdajmy się na los! rzekł z rezygnacją Norski. Jeżeli jednak rozważyć tę kwestię przy pomocy zdrowego rozsądku, no biorąc pod uwagę rachunek prawdopodobieństwa, to nie należy wpadać w pesymizm. I ja mam trochę tego rozsądku, zawołała Arabella, śmiejąc się. I cóż pani ten rozsądek szeptę? zagadnął Dud. Przypominam sobie niedawną pogawędkę z panem Hartingiem o bezmierze wszechświata. Wydałoby się mało prawdopodobnym, żeby tylko małe słońce miało posiadać orszak planet. Wszak powiedział mi pan, że jedna nasza mała galaktyka zawiera coś około 47 miliardów gwiazd. A przecież każda gwiazda to słońce, może większe, stokroć wspanialsze aniżeli nasze. Nie wdając się więc w filozoficzne ani matematyczne rozwiązania, Przypuszczam, że wiele innych gwiazd otoczyło się orszakiem ciemnych towarzyszy, że planet jest więcej aniżeli gwiazd. A skoro tak jest, to dlaczego by na niektórych z nich nie miało się zrodzić życie organiczne? Tak, ma pani rację. Ludzkość od niepamiętnych czasów cierpi na manię wielkości. Starożytni przypuszczali, że nasza Ziemia jest centrem Wszechświata, że Słońce i wszystkie ciała niebieskie krążą koło niej, a służą jedynie do oświetlania nam ciemności nocnych. Dopiero Mikołaj Kopernik obalił te niezgodne z prawdą poglądy. Dziś wiemy, że jesteśmy w naszym małym wszechświecie jakby ziarnkiem piasku na rozległej plaży. I mnie się zdaje, że nie tylko nasze Słońce, ale może wszystkie nieco starsze gwiazdy, które już przeszły pierwsze fazy swego rozwoju i są niezbyt gorące a takich są miliardy miliardów potworzyły własne systemy planetarne. Wstyd nam, astronomom, się przyznać, że dotąd nie wiemy, jak powstały systemy planetarne. Teoria Laplace'a jest przestarzała. To samo można powiedzieć o teorii Faja, który przypuszcza, że nasze Słońce jest olbrzymią, jak na nasze stosunki mogławicą, która stygnąc kurczyła się stopniowo, pozostawiając oderwane od jej równika pierścienie materii gazowej, z których potem utworzyły się planety. Byłyby więc starsze od swej matki dzisiejszego Słońca. Tak samo nie do przyjęcia jest hipoteza, według której planety powstały skutkiem pulsacji materii słonecznej po przejściu w pobliżu Słońca jakiejś gwiazdy. Siła przyciągania takiego zabłąkanego w przestrzeniach niebieskich ciała materialnego miała według tej hipotezy oderwać od masy Słońca pewną jej cząstkę, z której potem uformowała się planeta. Pytanie jednak, która planeta? Jest ich przecież tak wiele. Zjawisko tego rodzaju musiałoby się powtórzyć wielokrotnie. Czemu przeczy rachunek prawdopodobieństwa? W niezmiernych odchłaniach niebios takie wypadki byłyby niesłychaną rzadkością. Najnowsza teoria Polaka, profesora Mokrzyckiego tłumaczy nam do pewnego stopnia budowę galaktyk, lecz bynajmniej nie jest w stanie wytłumaczyć powstawania Słońca i planet. Z przykrością przeto jako astronom muszę wyznać, że nie wiemy dokąd, w jaki sposób powstał nasz system planetarny. Wiedza nasza jest w porównaniu z wiekiem Ziemi niestety bardzo młoda, dodał melancholijnie Harting. No, ale musi pan przyznać, że w ostatnich czasach poczyniliśmy pewne postępy, odezwał się Hops. Kto wie, czy nie wyprzedziliśmy pańskich Marsjanów? Gdyby oni posiadali to, co myśmy świeżo zdobyli, to chyba nie omieszkaliby złożyć nam wizyty. Przypuszczam, że się trochę zawstydzą, jeżeli po powrocie z Wenery wyprawimy się na ich Marsa. Całe towarzystwo wybuchnęło śmiechem. Dicomal z ręki nie wypuścił talerza. Właśnie zaczął jak zwykle sprzątać ze stołu niedojedzone konserwy, gdy rozległ się dość mocny huk, jak gdyby w powłokę stalową rakiety uderzył jakiś pocisk małego kalibru. Może ten drobny na pozór wypadek minąłby bez echa, gdyby nie to, że Hobbs i Harting zerwali się obaj jak na komendę ze swych miejsc, i spoglądali na siebie z najwyższym przerażeniem, które udzieliło się wszystkim. Inżynier nic nie mówiąc, skoczył na tył rakiety i spojrzał przez peryskop pryzmatyczny, który pozwalał mu oglądać powierzchnię rakiety. Obserwował przez dłuższą chwilę, nic podejrzanego nie spostrzegając. Ale po kilku minutach zauważył dziwne zjawisko. Na pancerzu stalowym zapłynęła jasnym światłem duża iskra. Przy czym ów niepokojący odgłos uderzenia znowu się powtórzył. Niebawem zjawisko to znowu miało miejsce. Hobbs zawołał Hartlinga, który również spojrzał przez peryskop. Nasza astronom od razu zorientował się w sytuacji. Wpadliśmy w pierścień drobnych meteorytów krążących dookoła słońca zawołał przerażony. Musimy się coś dostać za wszelką cenę, inaczej. Inaczej powtórzył zaniepokojony Hobbs. Inaczej grozi nam najwyższe niebezpieczeństwo. Wprawdzie te światełka pozwalają mi domyślać się, że bardzo małe okruchy w nas trafiły. No ale może się zdarzyć między nimi jakiś większy szczątek komety. A wówczas... Astronom uciął, gdyż rozległ się głośny huk. Równocześnie do wnętrza rakiety wpadła duża iskra oślepiającej białości. Zapaliła grubą tkaninę wyścielającą jej ściany. Wszyscy zerwali się, spoglądając na siebie szeroko rozwartymi oczyma. Boże, co się stało? krzyknęła Arabella, tuląc się do siedzącego obok niej męża. Nie wiem, kochanie, odparł margrabia, nie tracąc zimnej krwi. Zdaje mi się, że jakiś maleńki meteoryt przedziurawił nasze blaszane pudło. Słyszę wyraźnie, jak przez otwór ucieka powietrze. Istotnie, znajdujące się pod ciśnieniem ziemskiej atmosfery powietrze z sykiem ulatywało w międzyplanetarnią próżnię. I Harting widocznie orientowali się w niebezpiecznej sytuacji, gdyż krzyknęli na swych pomocników. Zaczęto odrywać wojłok, ażeby znaleźć otwór. Miał on średnicę najwyżej jednego cala. Zatkono go na prędce pakułami, umaczonymi w jakimś tłuszczu. Brr, zimno mi. Zawołała Arabella, otulając się srebrnym lisem. W rzeczy samej temperatura wnętrza rakiety spadła od razu o kilkanaście stopni. Powietrze rozszerzając się pochłonęło sporą dozę ciepła, ale pracujący silnik niebawem wyrównał te straty. Powoli podróżni odzyskali równowagę duchową i śledzili z zainteresowaniem środki przedsiębrane przez Hartinga i Hobbsa. Ten ostatni pobiegł na tył rakiety i przez wpuszczony w górną ścianę cylindra peryskop pryzmatyczny wyjrzał na zewnątrz. Nie dojrzał nic na czarnym tle nieba między ostro świecącymi gwiazdami, których nie mogły zaćmieć promienie gorącego jak olbrzymia pochodnia słońca. Nie rysowało się nic, co by zwróciło jego uwagę, ale inżynier nie przerywał obserwacji. Upłynęło nie mniej jak dziesięć minut, zanim na grzbiecie stalowym rakiety zabłysła nowa iskierka, której towarzyszył odgłos przypominający uderzenie drobnego siarnka śrutu w metalową tarczę. Hobbes zanotował sobie kierunek, z którego wypadła owa iskierka i postawił przy peryskopie astronoma. Harding z kolei oczekiwał na pojawienie się nowej iskry. Nie potrzebował na to długo czekać. Po kilku minutach dostrzegł jeszcze jedną. Teraz już wiedział wszystko. Chops, słuchając jego wskazówek, puścił w ruch dyszę służącą do zmiany kierunku biegu rakiety. Po dłuższych próbach ustalono go. Chodziło teraz o odnalezienie odpowiedniej szybkości, równej szybkości tych drobnych, jednak tak niebezpiecznych pocisków, miotanych ręką zagniewanego na intruzów Jowisza. Astronom nadsłuchiwał uważnie nowych uderzeń tych drobinek, które dzięki swojej szybkości ocenianej przezeń na kilkanaście kilometrów w ciągu jednej sekundy posiadały zdumiewającą energię kinetyczną. Wszak było mu wiadomym, że rakieta posiadała ściany grube na trzy cale. Za materiał na nie użyto najlepszej stali chromowej. A jednak ten pancerz chroniący od pocisków artyleryjskich mniejszego kalibru okazał się pajęczyną dla tych okruchów żelaznych, biegnących w próżni z astronomiczną szybkością. Rada chwila mogło się zdarzyć, że jakieś ważące kilkaset gramów ciałko błądzące w przestworzach zderzy się z tą rakietą, a wówczas groziłoby zamknięty w niej ludziom poważne niebezpieczeństwo. Przewidujący HOPS zorganizował ekipę ratunkową, układającą się z mechaników i doktora Narskiego. Mieli oni za zadanie jak najprędzej po zderzeniu zatykać powstające otwory, żeby zapowiedź utracie powietrza niezbędnego do oddychania załodze. Minęła dłuższa, parokwadransowa pauza, a żadna nowa iskra nie wpadła do wnętrza rakiety, chociaż od czasu do czasu wszyscy słyszeli uderzenia nowych pocisków. Inżynier nachylił się do ucha Hartingowi. — Zdaje mi się, że niebezpieczeństwo mija — szepnął. — Nasza własna szybkość zrównała się z szybkością roju. Astronom kiwnął zadowolony głową. I kierunek lotu jest właściwy, dodał. Ale te kąszakty dwóch najgłówniejszych członków przerwała bez ceremonii piękna Arabella: nie Widzę po Waszych twarzach, moi panowie, że na razie nic nam nie grozi, ale nie pozostawiajcie nas w ciemnościach. Wyjaśnijcie nam, co się dzieje. Dlaczego niewidzialne baterie karabinów maszynowych wzięły pod ostrzał naszą planetę. Czy może się zdarzyć, że jakiś bolid zderzy się z naszym niebieskim statkiem? Zrozumcie położenie ludzi, nic a nic nie orientujących się w sytuacji, która jest oczywiście groźna. Powiedzcie otwarcie, co się stało. Harting uśmiechnął się tajemniczo. A więc, skoro domagacie się Państwo wyjaśnień, służę nimi odrzekł. Oto mimo woli weszliśmy w drogę jakiejś nienotowanej w naszych katalogach małej komecie. — Jak to? Zderzyliśmy się z kometą? — zawołała niedowierzająca Arabella. — Chyba pan sobie, no, żartuje. — Czyżbym się na to mógł odważyć, seniora? — rzekł dworsko astronom. Słyszałam zawsze, że komety są to błędne ciała niebieskie, odwiedzające nasz układ słoneczny, obiegające słońce, którego światło działając odpychająco na lekkie pyłki czy gazy tworzące kometę daje początek długiemu warkoczowi. Że masa ich jest znikoma w porównaniu z planetami, a nawet bolidami. Są jedynie gośćmi pojawiającymi się co kilkanaście czy kilkaset lat, że nieraz po złożonej nam wizycie nie pokazują się więcej. Ale żeby można się zetknąć z jakąś kometą, i dać się przez nią przedziurawić? Astronom słuchał tej garstki pobieżnych wiadomości pięknej kobiety o kometach z pobłażliwym uśmiechem. To wszystko mniej więcej zgadza się z prawdą, rzekł. Może i tu przyznać, że my, astronomowie, nie potrafiliśmy zbadać dokładnej budowy fizycznej komet. Niektóre składają się z gazów i drobnego pyłku kosmicznej materii, ale trafiają się między nimi ciała zawierające znaczne ilości materii. Nie mogę wdawać się tutaj w szczegóły. Powiem tylko, że niektóre komety rozsypują się niejako w swojej podróży dookoła Słońca i koniec końców zamieniają w pierścień składający się z drobnych ciałek. Pierścień, ten szczątek komety, odbywa dalej drogę dookoła Słońca. Kiedy nasza Ziemia na swojej drodze przechodzi przez jeden z takich rojów, drobne ciałka ulegając jej sile przyciągania wpadają z olbrzymią szybkością do atmosfery i zapalają się tak jak i większe meteoryty kotkiem tarcia powietrze. Wtedy widzimy rój gwiazd spadających. W pewnym miejscu, na przykład w sierpniu lub w wrześniu takie roje bywają bardzo obfite. Ziemia przebywa bowiem gęste roje, które miewają jako pierścienie szerokość setek tysięcy mil. My, astronomowie, znamy drogi wielu rojów. Potrafiłem dotąd uniknąć spotkania z nimi, ale ten, w który tak niespodziewanie wpadliśmy, nie jest nam dokładnie znany. Przypuszczam, że nie będzie on zbyt wielki. Przetniemy go w kilkanaście godzin. Chcąc uniknąć wypadku przelirawienia naszego niebieskiego statku, musieliśmy nadać mu taką samą w przybliżeniu szybkość, z jaką pędzą tworzącego drobne ciałka. Zachowujemy się tak, jak podróżny, chcąc wsiąść do pociągu, znajdującego się już w biegu, biegniemy z dłuż toru. Rozumiem, zawołała Arabella. Pociski nic nam już złego nie uczynią. Pędzimy poprzez ten napotkany rój nieco na ukos, inaczej nigdy byśmy się z niego nie wydostali. Dodał Hobbs. Szczęście, że nie potrzebujemy przy tym zbaczać z naszej drogi, która nas doprowadzi za paręset godzin do celu. Jeszcze tak długo, nawesknęła Arabella. A więc? dodała, otwierając drzwi do swego apartamenciku. Doznaliśmy pierwszej i to nie byle jakiej przygody. Zderzyliśmy się z kometą. Ze szczątkami starej komety poprawił Harting. Rozdział 12: Śmiercionośne promienie. Rakieta międzyplanetarna szczęśliwie uniknęła wielkiego niebezpieczeństwa dzięki szybkiej orientacji i znajomości nieba Hartinga. Gdyby kontynuowano bieg jej w poprzek pierścienia drobnych ciałek pochodzących z rozpadającej się komety, to obdarzone astronomiczną szybkością, mimo swej znikomej masy, podziurawiłyby one jak rzeszoto gruby pancerz stalowy i podróżni albo podusiliby się z braku ulatniającego się powietrza, albo zmarzliby na śmierć. Opatrzność była łaskawa dla zuchwalców, którzy tak lekkomyślnie opuścili ojczystą planetę w poszukiwaniu lepszych czy ładniejszych światów, albowiem pierścień meteorytów miał tylko 200 tysięcy kilometrów grubości. Rakieta wydostawszy się z niego bez większych uszkodzeń niebawem przecięła drogę okołosłoneczną, czyli orbitę Wenery, która teraz jaśniała jak wielki półksiężyc na tle nieba. Wyprzedzono ją znacznie, lecz należało czekać, aż drogi tych dwóch ciał niebieskich okażą się względem siebie równoległymi i oczekiwać, aż gwiazda poranna zbliży się na tyle, żeby zaryzykować wtargnięcie rakietą do jej gęstej atmosfery. Harting obliczył, że nastąpi to za jakieś kilkadziesiąt godzin ziemskich. Zwolniono biegu i przygotowywano się do lądowania. Tymczasem Johnson i doktor Norski byli pilnie zajęci jakąś kwestią, która widocznie mocno ich niepokoiła. Przyrodnik od czasu do czasu zapytywał towarzyszy podróży, czy nie doznają jakichś niezwykłych wrażeń albo dolegliwości. Odpowiadano mu rozmaicie. Podczas gdy Arabella i jej małżonek czuli się już jak najlepiej, Inni skarżyli się na bóle głowy i osłabienie. Margrabina nie mogła się powstrzymać od wybadania astronoma i delegata Uniwersytetu Kolumbijskiego. Czy na naszej rakiecie nie wybuchła czasem jaka pandemia? Zagadała Johnsona pogrążonego w obserwowaniu tajemniczego aparatu, przy którym spędzał po kilka godzin dziennie. Nie grozi nam epidemia, lecz obawiamy się, że mogą nam tutaj zaszkodzić tajemnicze promienie kosmiczne. Pierwszy raz o nich słyszę. Czy mają one coś pokrewnego z promieniami gamma, których tak się lęka inżynier Hobbs, że odgrodził się od nas i siebie grubą ścianą ołowianą? Uczony zakłopotał się nieco. — Chciałbym to pani w kilku zdaniach wyjaśnić, — rzekł, nie wystawiając na zbyt ciężką próbę pani uwagi. — Och, niech się pan nie krępuje — Widonie, może byś i ty posłuchał, bo ja pewnie nie zapamiętam wszystkiego. No, wykład będzie trwał minutę, proszę pani. No to słuchamy. Nasz uczony rodak, Milikan od dawna studiował dziwne promieniowanie przechodzące do nas, jak się zdaje, z dalekich światów, może z Mogławic. Promienie te przenikają, jak obliczono, grube warstwy ród metalicznych, a nawet bloki ołowione kilkunastometrowe. Niosą więc ze sobą miliony razy większej ilości energii promienistej, aniżeli owe promienie wydzielane przez ciała promieniotwórcze, jak nasz metauran, pędzący nas w przestrzeni. Prawdę mówiąc, my fizycy nie zdołaliśmy jak dotąd zbadać ani ich natury, ani pochodzenia. Przypuszczamy tylko, że są to cząsteczki obdarzone niepojętą energią, skoro ich działanie wielokrotnie przewyższa działanie promieni gamma. Te właśnie promienie przyprawiają o śmierć biedaków obrzuconych bombami atomowymi. Ciała stają się przy tym mocno radioaktywne, tak iż grzebanie ich nastręcza niebezpieczeństwo. Te wyjaśnienia powinny pani na razie wystarczyć. Na Ziemi zabezpiecza nas od promieniowania kosmicznego atmosfera, ale tutaj, w tej próżni międzyplanetarnej, nic od nas, od nich nie chroni, nawet nasz pancerz stalowy. Siedzę przy tym aparacie rejestrującym i liczącym tych niebieskich gości, którzy wtargnęli do wnętrza naszego sztucznego bolidu. I widzę, że nawiedzają nas licznie. Ciało nasze po kilkaset razy w ciągu parę godzin jest przez nie, że tak powiem, przenikane na wylot. I zadaję sobie z kolegami pytanie, czy nie okażą się dla nas szkodliwymi. To, jak pani sama może osądzić, jest dla nas wszystkich dość ważne, nieprawdaż? Przecież i na Ziemi niepodobno ich uniknąć, zawołała, rozbawiona tą przesadną troskliwością Arabella. Jednak ludzie od tego nie umierają. Promienie ulegają wielkim przeobrażeniom przechodząc przez atmosferę. Zresztą nasi towarzysze podróży, jak się zdaje, zaczynają odczuwać ich obecność. Arabella niewiele się przejęła tym nowym niebezpieczeństwem, ale jako wykwalifikowana pielęgniarka zaczęła pełnić swoje samarytańskie obowiązki. Okazało się, że kosmiczne promienie kilku towarzyszom podróży dość mocno dały się odczuć. Ale Norski i Johnson pocieszali się. Że niebawem wszystko się skończy wraz z wylądowaniem na Wenerze, do czego Harting najwidoczniej czynił przygotowania. Najgorzej ze wszystkich czuł się Goldstone. Był on, co prawda, od dawna chory na nerwy i na serce, ale niepoważnie. Obecnie stan jego szybko się pogarszał ku wielkiemu strapieniu przewodników wyprawy. Magrabina Arabella robiła, co mogła w zakresie swojej skromnej wiedzy, żeby choremu przynieść ulgę w cierpieniach. Lecz widziała, że chory szybko traci siły. Czyżby istotnie promienie milikana były zabójcze? Na szczęście inni podróżni prócz ogólnego niedobrego samopoczucia nie skarżyli się na silniejsze dolegliwości. Snać promienie niejednakowo działały na różne organizmy. Zbliżająca się szybko wenera jaśniała już oślepiająco białym światłem. Harting mógł nareszcie rozpocząć próby. Czemu się nie uda przy pomocy radaru przejrzeć gęste chmury zasłaniające powierzchnię planety i dowiedzieć się coś o budowie jej powierzchni. Rakieta szybowała w tym samym kierunku co jej planeta. Należało teraz oczekiwać, aż ją minie, znaleźć się w odległości jakichś 500 tysięcy kilometrów i spożytkować ten moment do użycia radaru, tego wielkiego wynalazku, o którym mówią, że wygrał wojnę. Bardzo silna wiązka promieni radiowych wychodzi z niewielkiej rury. Potrafi ona przebić atmosferę, czego nie mogą dokazać zwykłe fale elektromagnetyczne i odbić się od powierzchni planety, a potem wrócić do nadawczego aparatu. Ani gęste chmury ani ciemności ich nie zatrzymują. Co najciekawsze, że odbijają się one od lądów, oceany zaś pochłaniają je. Dzięki temu na ekranie aparatu wysyłającego rysują się wyraźne kontury badanych terenów. Radar nie tylko wykrył lecące wysoko ponad chmurami w nocy samoloty nieprzyjacielskie, ale i zanurzone pod wodą łodzie, które tak wielkie szkody czyniły we flotach anglosaskich. Bitwa o Atlantyk nie została wygrana. Bombowce niemieckie, ostrzeliwane przez kierowane, według jego wskazówki, baterie przeciwlotnicze, ponosiły tak dotkliwe straty, że bombardowanie miast angielskich przestało się opłacać nieprzyjacielowi. Bombardując nawet poza mgłą czy grubą warstwą obłoków, można widzieć na ekranie aparatu dość wyraźnie wskazany cel i nieomylnie obrzucać go bombami. Takiego to cudownego aparatu zamierzał użyć Harting dla zdjęcia, które miało odsłonić ukryte pod grubą atmosferą lądy i morza na Wenerze. Wszystko sprzyjało tym usiłowaniom. Rakieta, niepopędzana już swoim silnikiem, poruszała się w przestrzeni nabytą szybkością, którą nasza astronom oceniał na 10 kilometrów w ciągu jednej sekundy. No ale i to było w tej chwili niepotrzebne. Zaczęto więc przy pomocy frontowych dysz hamować bieg rakiety. Należało, o ile to możliwe, wisieć nieruchomo w przestworzach i czekać, aż Wenus zrówna się ze statkiem niebieskim. Moment ten miał nastąpić za kilkanaście godzin ziemskich. Radar znajdował się w gotowości do spełnienia włożonego nań zadania. Harting denerwował się tym oczekiwaniem, zdając sobie sprawę z ważności wytkniętego mu zadania. Tymczasem jednak zdarzyło się coś, co jeszcze bardziej go zdenerwowało. Oto szanowany przedstawiciel kopalni złota na Alasce czuł się coraz to gorzej. Serce jego uderzało już tak słabo, że trudno było wyczuć pulsowanie krwi w arteriach. Teraz Arabella musiała zmobilizować wszystkie środki, jakimi rozporządzała i dać na usługi konającego całą swoją skromną wiedzę lekarską. Zabrała w podróż apteczkę, robiła zastrzyki, dawała digitalis leżącemu nieruchomie i blademu Golstonowi. Lecz zorientowała się, że jej zabiegi są bezskuteczne. Co było temu poszukiwaczowi złota, nie wiedziała? Czyżby tajemnicze promienie kosmiczne były przyczyną tak opłakanego stanu chorego? Jeżeli działanie ich jest tak zabójcze, to dlaczego wszyscy pasażerowie nie odczuwają tych samych objawów, co nieszczęsny Goldstone? Pytała o zdanie Hobbsa, a potem Hartinga, a nic się od nich pewnego nie dowiedziawszy, zwróciła się do przyrodnika. Ale i on nie potrafił rozstrzygnąć nastręczających się wątpliwości. Marabella zbadała wszystkich po kolei. Ten i ówczył się niewyraźnie. Narzekał na bóle głowy i złe trawienie, ale mogły być temu winne konserwy, którymi na podróżnych od kilkunastu dni. Podawanie witamin, snać, nie zapobiegało temu stanowi rzeczy. Nic stanowczo nie wskazywało, że promienie kosmiczne będą zabójcą Goldstona. Jednak jego ciężki stan stwarzał jakąś ciężką atmosferę. Rozważano skutki działania bomb atomowych na ludzi i zwierzęta. Przypominano sobie, że ofiary tej ultrazabójczej broni stają się po śmierci radioaktywnymi tak dalece, że grzebanie ciał porażonych promieniami gamma i wydzielających takowe grozi niebezpieczeństwem grabarzom, o ile nie posiadają oni odzieży ochronnej. Johnson zbadał wszystkich towarzyszy, lecz żaden z nich nie był prominotwórczym. A więc promienie kosmiczne musiały wywierać działanie całkiem innej natury. Czyżby to działanie miało dopiero w późniejszym czasie wykazać swoje fatalne dla organizmu skutki? Takie przypuszczenia nurtowały mózgi wszystkich uczestników wyprawy i powodowały zły nastrój. Bano się nieznanego niebezpieczeństwa, które zawisło nad wszystkimi głowami. Nastrój pesymistyczny spotęgował się, kiedy, mimo silnych starań rebeli, Goldstone wyzionął ducha nie doczekawszy się rozwiązania zajmującego go pytania, czy na Wenerze znajdują się pokłady złotodajne. Pierwsza wizyta anioła śmierci na rakiecie międzyplanetarnej uczyniła przygnębiające wrażenie na podróżnych. Hobbs zastanawiał się długo, co zrobić z ciałem towarzysza wyprawy. O prawdziwym pogrzebie nie było nawet mowy. Należałoby trzymać nieboszczyka w ogólnym pomieszczeniu aż do chwili wylądowania, a więc przez kilkadziesiąt godzin. Skądinąd ani inżynier ani jego koledzy nie byli pewni, czy postawią stopę na tej planecie. Po naradzie postanowiono usunąć z rakiety szczątki niefortunnego bogacza. Otworzono więc podwójne drzwi u boku stalowego cylindra, podobne do tych, jakie istnieją na łodziach podmorskich dla wypuszczenia nurków. I po krótkiej ceremonii religijnej wyrzucono ciało w bezmierną otchłań gwieździstą. Panuje tam niezmiernie niska temperatura, zapewniająca bezterminową konserwację ciała. Chobs był ciekaw, co się stanie potem z nieboszczykiem, czy zniknie w bezkresnych przepaściach i zacznie spadać, jak jaki meteor na słońce, czy też na zbliżającą się wenerę? Pragnąc znaleźć odpowiedź na to dręczące go pytanie, inżynier wyjrzał przez peryskop. Jakież było jego zdziwienie, kiedy spostrzegł ciało dokonywujące w odległości kilkudziesięciu jardów obroty dokoła metalowego cylindra, skąd niedawno je usunięto? Nieboszczyk był stale zwrócony twarzą do rakiety, obracał się zatem naokoło niej jak księżyc. Masa rakiety odgrywała w tym przypadku rolę kuli ziemskiej. Mister Goldstone nawet po śmierci nie chciał rozstać się z wehikułem, jak gdyby pamiętając, że za miejsce na nim zapłacił milion. Rozdział trzynasty. Radar wydziera ważną tajemnicę wenerze. Planeta Wenus, upragniony cel ryzykownej podróży, przedstawiała się teraz Hartingowi poprzez grubą szybę obserwatorium na rakiecie jak tarcza dochodząca do pełni księżyca. Średnica jej była jednak niemal tak duża jak dysk Słońca. To też można było dostrzec na niej nieregularne plamy białości świeżo spadłego śniegu. Nie ulegało żadnej wątpliwości, że była to nieprzenikliwa dla oka gęsta atmosfera, w której unosiły się obłoki. Radar miał przeniknąć tę warstwę, dosięgnąć powierzchni planety, odbić od niej wiązkę promieni radiowych, które, wróciwszy do genialnie pomyślanego aparatu, dadzą obraz. Z niego nasz astronom spodziewał się wyprowadzić wnioski pierwszorzędnej doniosłości dla wyprawy. Bieg rakiety był, jak się zdaje, nieco powolniejszy aniżeli szybkość zbliżającej się planety. Tak właśnie, jak chciał nasz astronom, na barkach którego ciążyła teraz wielka odpowiedzialność. Miał przygotować swój okręt międzyplanetarny do lądowania na nieznanym świecie. Winno się ono odbyć bez niespodzianek, przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa podróżnym, którzy powierzyli mu swoje losy w pełnym zaufaniu do jego wiedzy. Ale zanim by rakieta weszła do atmosfery, wydającej się znacznie gęściejszą aniżeli ziemska, musiał zapuścić elektromagnetyczne oko radaru dla wykrycia, jak się w głównych zarysach przedstawia powierzchnia planety. Wszak mogła przybyszów czekać niejedna przykra niespodzianka. Któż może odgadnąć, jakie jest ukształtowanie powierzchni sąsiadki naszej Ziemi? A jeżeli jest ona oblana jednym głębokim oceanem, spod którego powierzchni nie zdążyły się jeszcze wyłonić suche lądy? A rakieta międzyplanetarna nie była, jak wiemy, amfibią. Opuszczenie się jej na wodę równałoby się zagładzie. Dlatego też pierwszorzędnym, najważniejszym zadaniem dla Hartinga było przebić wiązką fal elektromagnetycznych atmosferę Wenery i zbadać, co się pod nią ukrywa. Nic więc dziwnego, że nasz astronom i asystujący mu Johnson doznawali emocjonującego oczekiwania. Decydująca chwila wkrótce nadeszła. Planeta doścignęła wolniej poruszającą się niż ona rakietę. Jej tarcza jaśniała jak olbrzymi księżyc. Obliczono pobieżnie, że odległość dzieląca od niej rakiety wynosiła jakieś pół miliona kilometrów. Puszczono więc w ruch radar. Harting z biciem serca obserwował ekran. Kiedy ujrzał na nim mglisty, lecz dość wyraźny obraz, z piersi jego wydarł się okrzyk triumfu. Tak, wzrok nie mylił go. Na ekranie wystąpiły wyraźne zarysy dość obszernego lądu o głębokich zatokach. Harding pokazał to swemu asystentowi. A więc na Wenerze istnieją lądy tak jak na kuli ziemskiej. Ale czy rakieta będzie mogła opuścić się na niebezpiecznie? Równocześnie nastręczało się naszym dwóm uczonym niezmiernie ważne pytanie. Czy Wenus obraca się jak Ziemia dookoła swej osi, czy też za przykładem Księżyca i Merkurego zwraca ku Słońcu stale jedną półkulę? Wieść o odkryciu lądów na Wenerze obiegła błyskawicznie wśród podróżnych. Przedstawiciel armii, generał Krups, wcisnął się pierwszy do obserwatorium i w zapale zaczął ściskać w dłoń astronoma. Jest pan, obywatelu Harting, Krzysztofem Kolumbem! wołał. Odkrywa pan dla Stanów Zjednoczonych tak jakby nową Amerykę, być może daleko bogatszą niż wszystkie lądy na kuli ziemskiej. Nasz naród, któremu zaczyna być ciasno na zajmowanych obszarach, naród pełen twórczej energii, znajdzie dla swych sił nowe ujście. Składam panu w imieniu naszej bohaterskiej armii dzięki. I ja przyłączam się do tych gratulacji w imieniu naszego ministra kolonii, dodał jego towarzysz wtykając łysą głowę do obserwatorium. — Stany na gwałt potrzebują bogatych kolonii. Niestety świat podzielił już między sobą narody, które wcześniej od nas stanęły do podziału. — Wielka Brytania! — syknął Krups. — Jej zachłanność! — Ja sądzę, że nasze odkrycie wzbogaci całą ludzkość. — przerwał Harting. — Jak obszerny jest według pana ten ląd, który udało się panu dostrzec? Pytał urzędnik kolonialny. Astronom nie miał jednak ochoty dawać żadnych odpowiedzi tym ludziom, przyjętym ciasnym egoizmem narodowym. Powitał uprzejmie Arabelle, która także pragnęła dowiedzieć się cokolwiek o nowych lądach. Lękam się, czy nie będzie nam na wenerze zbyt gorąco, rzekła. Na szczęście zaopatrzyłam się w lekkie suknie letnie, które nosiłam w Miami na naszej Florydzie, gdzie nacierpiałam się od nieznośnych upałów, mówiła. A czy tam rosną palmy? Astronom uśmiechnął się, słuchając tych naiwnych pytań. To się niebawem zobaczy, odparł. Teraz jednak nie mam czasu, droga Margrabino. Zajmuje mnie inne pytanie, znacznie ważniejsze. Mogę tylko powiedzieć pani, że Wenus posiada wodę i gęstą atmosferę. Która będzie łagodziła, jak sądzę, zbyt silne promieniowanie słoneczne. Może więc wytrzymamy jej klimat. Pilno mu było pozbyć się ciekawskich. Usiadł na nowo przy radarze i bacznie przyglądał się zarysom lądu. Przez dłuższy czas nie odrywał oka od ekranu. Co kolegę w tej chwili najbardziej interesuje? zagadnął przyrodnik. Proszę, podaj mi pan ołówek i papier. Chcę skreślić kontury tych ziem, które dostrzegam. Kiedy znajdziemy się już na nich, tego rodzaju obserwacje staną się niemożliwe. Poza tym chciałbym cośkolwiek dowiedzieć się o ruchu Wenery dookoła jej osi. Obserwacje teleskopowe nic nam o tym nie mówią. Nie oglądaliśmy ani na chwilę właściwej powierzchni tego ciała niebieskiego. Przeklęcie gęsta atmosfera stanowiła dla nas nieprzeniknioną zaporę. No ale teraz, kiedyśmy się znaleźli w tak małej odległości, radar być może rozjaśni nam tę ważną kwestię. Kiedy tak to nie przeszkadzam? Odparł fizyk, usuwając się dyskretnie na bok. Harting doznał w tej chwili wzruszenia, które znają tylko uczeni, wielcy wynalazcy i artyści. Czuł, że za chwilę odsłoni się przed nim rąbek wielkiej tajemnicy przyrody. Że zrobi odkrycie, które rozniesie i rozsławi jego imię w świecie uczonych. Czy Wano obraca się jak Ziemia wokół swojej osi? Na no jeżeli tak, to jak długo trwa na niej doba? Parę godzin cierpliwości i natężonej uwagi a na to pytanie, od dawna zajmujące wszystkich astronomów świata znajdzie się odpowiedź. Harting siedział, jak przykuty do swego krzesła. I wlepił wzrok w ekran. Musiał się przekonać, czy obrazowego dostrzeżonego niedawno lądu będzie wolno, i to może bardzo wolno zmieniał miejsce. Po dwóch godzinach naprężonego oczekiwania Harting wydał okrzyk wyrażający najwyższe zadowolenie. Mr. Johnson! wołał, klaszcząc w dłonie, inżynierze, doktorze Norski, już wiem. Obraca się, słyszycie. Ona się kręci jak nasz globi, to dość szybko. Przekonacie się sami. Wezwani otoczyli naszego rozradowanego astronoma, który sadzał ich kolejno na swoim miejscu i kazał sprawdzić swoją obserwację. Po niejakim czasie musieli oni przyznać, że Harting nie omylił się. Dostrzeżony ląd zdradzał powolny wprawdzie, ale wyraźny ruch. Wobec tego sprawdzonego trzema parami oczu faktu nie ulegało wątpliwości, że Wenus posiada własny ruch obrotowy. Ale określić długość jej doby, różniącej się prawdopodobnie od ziemskiej, nie było łatwe, zwłaszcza, że czas naglił. Musiano przygotować się do kulminacyjnego momentu w całej wyprawie. To jest do lądowania na tym dalekim świecie, do którego energia atomowa i geniusz norskich... Hopsów i Hartingów doprowadził tę garstkę pionierów, straceńców. Ten pomyślny wynik obserwacji umożliwionych dzięki radarowi przenikającego mgłę, chmury i ciemności, stał się sensacją dla pasażerów i członków załogi niebieskiego statku. Zapanował powszechny entuzjazm. Gdyby to się działo na Ziemi, nie zaś w pustyniach międzyplanetarnych to Hartinga noszono by przy okrzykach hip hip hura, ale szczupłe stosunkowo wymiary wnętrza rakiety kładły tamę podobnym objawom zachwytu i radości. Nabrano za to nieograniczonego zaufania dla przewodników wyprawy i słuchano ślepo ich rozkazów. Statek międzyplanetarny znajdował się, jak wiadomo, w odległości 100 tysięcy kilometrów od Wenery, która w promieniach niezachodzącego słońca świeciła jak duże słońce. Hop spuścił w ruch silniki odrzutowe, gdyż, według zlecenia otrzymanego od Hartinga, musiał utrzymywać swój statek w coraz bliższym kontakcie z planetą i nie dać się jej wyprzedzić. Przekonał się z radością, że rakieta łatwo dotrzymywała kroku w Wenerze, chociaż ta robiła z górą 20 km na sekundę. Za jakieś dwie godziny ziemskiego czasu rakieta miała wejść w najgórniejsze warstwy atmosfery planety. I tutaj nasi podróżni oczekiwać mogi wielkich niespodzianek. Co by się z nimi stało, gdyby atmosfera swym składem chemicznym różniła się kardynalnie od ziemskiej, gdyby na przykład nie było w niej tlenu, tylko jakieś inne gazy niezdatne do oddychania? Wówczas nie pozostawałoby naszym śmiałkom nic innego, jak wracać co prędzej na starą, poczciwą Ziemię, która tak idealnie odpowiadała ich naturze. Ale czy zapas powietrza zabrany w zbiornikach wystarczyłby im do takiej podróży? No to też Norski przygotował się gorączkowo do zaczerpnięcia atmosfery, w której miano się niebawem znaleźć. I do zrobienia na niej analizy chemicznej. Tarcza dogonionej planety rosła niemal w oczach. Teraz zbliżano się szybko do jej powierzchni. Harting na zasadzie spostrzeżeń uprzednio dokonanych w swym obserwatorium przypuszczał, że atmosfera Wenery jest znacznie gęstsza niż ziemska i sięga przynajmniej na wysokość 1000 kilometrów. Niebawem zauważono pewien wzrost temperatury wewnątrz rakiety. Pozwalało to domyślać się, że powód tego zjawiska leżał w tarciu ścian cylindra metalowego o górne warstwy atmosfery, a może też że otaczająca ją przestrzeń nie była już tak okrutnie zimna. Starano się przeniknąć warstwę chmur, zakrywającą nieznany świat, lecz daremnie. Jeden tylko radar potrafił dokonać tej sztuki. Nowe obserwacje dały pewne ważne wskazówki. Tajemniczy ląd nabrał wyraźnych konturów. Rakieta unosiła się nad nim już tylko w odległości 20 tysięcy kilometrów i znajdowała się najwyraźniej w tej zagadkowej atmosferze której skład tak mocno interesował Norskiego. Nareszcie, po godzinie wyczekiwania, zaczerpnięto próbkę i nasz chemik w swym maleńkim, ale dobrze zaopatrzonym laboratorium zabrał się do pracy. W wyniku tej analizy oczekiwano z nerwowym naprężeniem. Każdy bowiem zdawał sobie sprawę, że w tej chwili ważą się losy wyprawy. Po godzinie wyjrzał ze swej klatki Norski. Na jego wychudłej twarzy malowała się radość. Jest! Jest! powtarzał trzymając w ręku małą próbówkę szklaną. — Co jest tu diabła? — wrzasnął zniecierpliwiony Hobbs. — Mówże pan po ludzku. Czyż nie widzisz, że umieramy z ciekawości? — Jest, jest tlen! — wołał triumfalnie chemik. — I to dużo tlenu! Znacznie więcej, aniżeli tam u nas. — Ile, ile? — pytał Harting. — Pewnie jedna trzecia na objętość. Powiedziałbym, że jak dla nas, za dużo nawet. Nigdy tego życiodajnego gazu nie może być za wiele, protestował Hobbs. Przecież to nie jest niebezpieczne. Poniekąd tak. Oddykanie w takiej atmosferze będzie łatwe, przyznaję, ale będziemy mieli zbyt żywe tętno w arteriach i, ach to bagatelka, najważniejsze, że się nie podusimy, wołał Hobbs. Ale za to możemy się spalić. Pożary w tak mocno utlenionym powietrzu są niebezpieczne. Ta wiadomość wystarczyła, żeby wlać nowy strumień optymizmu w serca naszych podróżnych. Wiedzieli teraz, że na tym dalekim i nieznanym świecie jest czym oddychać. Obecność gęstych obłoków, nie pozwalających wzrokowi przeniknąć aż do powierzchni, dowodziła z drugiej strony obecność wody. Dwa kardynalne warunki do życia organicznego istnieją na Wenerze. Śmiało zatem można na niej lądować. To lądowanie teraz zaprzątało głowę chłopca. Czy dostrzeżony przez radar ląd nadawał się do tego, czy nie był porośnięty bujnym lasem, albo najeżony ostrymi skałami grożącymi wielkim niebezpieczeństwem opuszczającej się rakiecie? Musiano przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności. Gdyby statek doznał awarii, to podróżni mieliby odcięty powrót na ziemię, a wówczas wszystko, nie wyłączając z zagłady. Byłoby w perspektywie. Podczas tych rozważań zaprzątających umysły załogi rakieta pogrążyła się coraz głębiej w atmosferę Wenery. Pod nią leżał spowity w grubą warstwę chmur nieznany ląd, mający według Hartinga obszar kilku wschodnich Stanów Unii albo Wysp Brytyjskich. Silniki pracowały ze znacznie zmniejszoną sprawnością, żeby natarcie o cząsteczki gazów nie nadwyrężyło skrzydeł. Słychać było wyraźnie szum. Rakieta z bolidu zamieniała się stopniowo w olbrzymi samolot, nagle w jednym miejscu zasłona obłoczna otworzyła się, i przez to okno podróżni przyklejeni do szyb ujrzeli wspaniały widok. Na tle ciemno szmaragdowego oceanu jaśniały wielkie plamy kapryśnie rzeźbionych wysp. Ale trwało to bardzo krótko po czym znów chmury zasłoniły dostrzeżony ląd. To wystarczyło sternikom rakiety do zorientowania się znajdowało się o kilkadziesiąt kilometrów zaledwie ponad powierzchnią tajemniczej planety, w sferze odpowiadającej jonosferze ziemskiej. Temperatura podnosiła się wyraźnie. Harting porzucił na chwilę swoje stanowisko i oznajmił uroczyście towarzyszom podróży, żeby przygotowali się do lądowania. Na jego twarzy malował się triumf. Młody uczony nie mógł się powstrzymać. Uściskał serdecznie Hopsa, równie jak on triumfującego. No, możemy sobie powiedzieć, udało się. Niebawem noga pierwszego człowieka dotknie powierzchni obcej planety. To Norski umożliwił nam osiągnięcie tego wymarzonego celu, zawołał inżynier. Gdzież on jest? Uczony chemik znajdował się w apartamenciku pięknej Arabelli, która zarzucała go gradem pytań. Doktor był bardzo speszony, gdyż na żadne z nich nie potrafił dać odpowiedzi ciekawej kobiecie. — Jak się panu zdaje, doktorze, czy na Wenerze żyją istoty mądrzejsze od nas? Czy cywilizacja i wiedza ich przewyższa naszą? Czy mieszkańcy tych krain pobudowali takie wspaniałe grody jak nasz Nowy Jork? Czy znają radio i telewizję? — Lękam się, że są daleko poza nami, gdyż inaczej oni pierwsi złożyliby nam wizytę, nie rzekając, aż my się tu zjawimy. Podniecona piękność paplała, nie słuchając nawet monosylabowych odpowiedzi doktora, uśmiechającego się pobłażliwie. — Cierpliwości, droga Margrabino — bronił się biedaczysko. — Jeszcze kilka dni, a wszystko się wyjaśni. — Po części już się wyjaśniło — zawołał Harting wchodząc. Nasza rakieta szybuje o kilkanaście kilometrów zaledwie ponad obszerną wyspą, na której mamy zamiar lądować. Składamy tu dzięki naszemu doktorowi, który dał nam środek pokonania przestrzeni dwudziestu milionów z górą kilometrów dzielących Ziemię od jej najbliższej sąsiadki. Doktor Norski niech żyje! Chemik uśmiechnął się. Dziękuję, ale nie zasłużyłem na to wyróżnienie. To pan raczej. Po czym wszyscy i jej mężem wybuchnęli śmiechem. Piersi ich rozpierała duma. Uświadomili sobie doniosłość tej chwili. Geniusz Ludzki przezwyciężył wszystkie trudności. Świat rozszerzył się. Człowiek stał się obywatelem całego systemu planetarnego obiegającego Słońce. Część druga. Rozdział czternasty. Jak wyglądał daleki świat z lotu ptaka? Rakieta unosiła się już teraz zaledwie o dwa kilometry ponad rozległym oceanem, z którego wznosiły się strome lądy uwieńczone śnieżnymi szczytami. Inżynier Hobbs śledził uważnie tę Ziemię, oglądane po raz pierwszy okiem ludzkim, poszukując uważnie miejsca zdatnego do lądowania. Jego statek nie mógł osiąść na wodzie gdyż byłoby to połączone dla niego z pewnym niebezpieczeństwem. Nie wiadomo było, czy silnik odrzutowy działał w ogóle w wodzie. Podróżni stłoczeni przy okienkach śledzili z najwyższą ciekawością te ziemie, na których niebawem mieli się znaleźć. Rabella ze swoim mężem dzielili się doznawanymi wrażeniami. — Nigdzie nie widać żadnego miasta — naczekała piękna Margrabina. — Nie dostrzegam żadnego komina fabrycznego — dodał Gwidon. Czyżby tutajsi mieszkańcy nie bywali ognia w swych zakładach przemysłowych? A może już, tak jak my, odkryli energię atomową? Albo też korzystają z elektryczności? — A ja widzę dym! — zawołała radośnie Arabella. — Patrz na tę wysoką górę! — Ależ to wulkan! — wyjaśnił Gwidon. — Nosi na głowie srebrny kołpak, musi więc być równie wysoki jak nasza etna. — Boże, jakież to dzikie i ponure krajobrazy! — w nizinach rosną tak jak na Ziemi bujne lasy, tylko ich zieloność jest jakaś niebieskawa. Jak dotąd ani śladu żadnej siedziby ludzkiej. Dostrzegam w morzu jakieś wieloryby czy inne potwory olbrzymich rozmiarów. Widzę wyraźnie jednego. Ma głowę osadzoną na długiej szyi i gra w wodzie rozbijając ją na pianę swymi potężnymi płetwami. Zaczynam się lękać, czy ten świat jest całkiem niepodobny do naszego. A może tu wcale nie ma ludzi takich jak my, lub choćby podobnych do nas. To byłoby okropne znaleźć się między dzikimi bestiami bez żadnego inteligentnego towarzystwa. Wiesz, Gwidonie, obawiam się, żeśmy wpadli. Będziemy tu chyba żyli jak jacy robinsonowie na bezludnej wyspie. Nie ma co marzyć o jakim porządnym hotelu ani najpospolitszych wygodach. Należ no będzie tu prawdziwy raj dla myśliwych takich jak ja. — odparł Gwido, zacierając radośnie ręce. — Och, ty zawsze myślisz tylko o sobie. Trzeba było siedzieć dalej w Afryce i polować na słonie, zamiast przyjeżdżać do New Yorku. — Upolowałem tam najpiękniejszą zwierzynę pod słońcem. Ciebie, najdroższa Rabello — dodał, całując w usta swoją żonę. — Czyż jestem dla ciebie zwierzątkiem? — dąsała się piękność, oddawszy gorący pocałunek mężowi. Jesteśmy wszyscy po trochu zwierzętami, nie masz więc o co się obrażać, najdroższa. Na pewno tu na Wenerze nie znajdziesz godnej siebie rywalki. Jakże jestem ciekawa ujrzeć tutejszych ludzi. Może żyją oni w legendarnej erze złotej, o której opowiadają, że ludzie byli wówczas najszczęśliwsi, gdyż prowadzili życie bez troski, tak jak nasi wyspiarze na oceanie spokojnym. Wyznam ci jednak, Gwidonie, że takie życie wcale mi się nie uśmiecha. Nie potrafiłabym już obywać się bez pięknych domów, gdzie znajdę wszystkie wygody, bez nowoczesnych mebli, bez samochodów, radia, bez telefonów, bez tych wszystkich wynalazków XX wieku, które nam tak uprzyjemniają życie. Wolę dobry obiad w wykwintnej restauracji, niż orzechy kokosowe, ananasy i grejpfruty, którymi raczą się dzikusy. Zdaje mi się, że tego wszystkiego tu nie znajdziemy, ale za to czekają nas liczne niespodzianki – za którymi ty, jak wiem, przepadasz. Oby tylko nie były to jakie przykre przygody! westchnęła Arabella. W każdym razie nasza podróż poślubna nie będzie banalna, zauważył margrabia, głaszcząc aksamitną rączkę żony. Przy sąsiednim okienku stali pułkownik Krups, przedstawiciel armii stanów, delegat ministerstwa kolonii, Hipping i mr. Dutz, który dotychczas unikał towarzystwa i uporczywie milczał. Człowiek ten, jak wiadomo, cierpiał na mizantropię i udał się w podróż w dalekie światy, łudząc się nadzieją, że spędzi resztę życia z dala od ludzi. — Czy ma pan gotową flagę Unii? — zagadnął pułkownic, zwracając się do hippinga. — Za parę godzin, mam nadzieję, będzie ona dumnie powiewała nad tymi lądami, które teraz leżą pod nami. — Będzie to dla mnie najbardziej uroczysta chwila w życiu. — Jak nazwiemy tę ziemię? Ja proponuję nazwać ją Ziemią Lincolna albo Waszyngtona, rzekł Hiping. Czy widzi pan tę dużą wyspę uwieńczoną trzema wysokimi górami? zagadnął pułkownik. Okrzcijmy ją mianem Ziemi Roosevelt'a. Delegat kolonii uśmiechnął się kwaśno. Niech i tak będzie, mruknął. Ale czy nie byłoby lepiej nazwać ją imieniem generała, który wygrał w światową wojnę? Dodał odgadując myśli towarzysza zapalonego liberała, na przykład ziemia generała marszala. Rozmowę tę przerwał szyderczy śmiech Dudsa. Ależ panowie, zawołał Mizantrop Dudz. nie wiecie jeszcze, czy uda nam się szczęśliwie wylądować, a już sprzeczacie się o nazwy. Co do mnie, mam nadzieję, że tu nie ma nie tylko ludzi, od których radbym trzymać się jak najdalej. Ale żadnych inteligentnych tworów i że te Ziemie wcale nie nadają się na kolonie dla naszej Unii. Dlaczego nie miałyby się nadawać? oburzył się Hipping. Po prostu dlatego, że to świat całkiem odmienny od naszego. Zdaje mi się, że znajduje się on w jakiejś epoce, którą nasza Ziemia przeżywała miliony lat temu kredowej czy węglowej, jak tamto nazywają geologowie. Przebrzydły rodzaj ludzki nie zdążył jeszcze rozplenić się na tej pięknej planecie. To właśnie najbardziej mi dogadza. Jeżeli się nie mylę, to tam na tej plaży, która tak jasno świeci w słońcu swoim piaskiem, dostrzegam jakieś igłanodony, albo coś bardzo do nich podobnego. W każdym razie nie są to ssaki, lecz olbrzymie jaszczury chodzące na tylnych łapach jak kangury. Proszę, spójrz pan przez lornetkę. W samej rzeczy zawołał Hiping. Te bestie mają przynajmniej ze 20 jardów wysokości i ważą więcej niż nasze słonie. Można je chyba porównać ze współczesnymi wielorybami antarktycznymi. Podobne spostrzeżenia robił przez inne okienko delegat Uniwersytetu Kolumbijskiego, który śledził przez lornetkę pryzmatyczną przesyłającą się pod rakietą krajobraz. Jemu się wydawało, że fauna na Wenerze różni się mocno od ziemskiej lecz nie zorientował się jeszcze dokładnie, chociaż zauważył, że ocean roi się od rozmaitych tworów o dziwacznych formach. Najwidoczniej wody przeważały tutaj nad lądami, które nie były rozległymi kontynentami, lecz obszernymi wyspami przypominającymi obszarem Wielką Brytanię. Siły wulkaniczne znajdowały się w stanie ożywionej działalności. Przelatywano często ponad dymiącymi kraterami i ponad stromymi łańcuchami górskimi, po stokach, których spływały potoki wyżącej lawy. Hobbs z doktorem bacznie śledzili rozległy krajobraz, szukając miejsca odpowiedniego do lądowania. Inżynier i jego towarzysz byli w stanie najwyższego podniecenia. Muszę się przyznać, kochany doktorze, mówił Hobbs, że doznaję pewnych wyrzutów sumienia. Nasza wyprawa jest, jak przyznasz, wielce ryzykownym przedsięwzięciem. Nie mieliśmy w gruncie rzeczy żadnych szans, że uda nam się dotrzeć do tej pięknej planety, którą zwiemy gwiazdą poranną lub wieczorną. Spotkała mnie miła niespodzianka, lecz czy nie było to z mojej strony wielką nieostrożnością, że zabrałem w tę podróż kilkunastu ludzi, którzy mi powierzyli swoje życie? Dziwię się, że mi okazano tyle zaufania. Powinniśmy byli ograniczyć naszą załagę do kilkunastu uczonych, takich jak pan albo Johnson. Gdyby nie ci ryzykanci, odparł Norski. Awanturnicy, poszukiwacze przygód, poprawił inżynier. Śmiało ich tak można nazwać, przytaknął Norski. Widzę, że jest w Stanach mnóstwo ludzi gotowych narazić się na największe niebezpieczeństwa, byle zaznać nowych i silnych wrażeń. Do takich właśnie typów zaliczam naszą piękną Arabellę i jej małżonka. Co my tutaj będziemy z nimi robili? No, ja już ich potrafię zużytkować zawołał Hobbs. Margrabina i pański Dick będą stanowili straż bezpieczeństwa, która, jak się zdaje, będzie nam potrzebna. Jak pan widzi, nie brak tu olbrzymich bestii, którym może przyjść ochota zjeść któregoś z nas na śniadanie. Na szczęście mamy dobrą broń i duży zapas policji. Przyznam się panu, dodał Norski tajemniczo, że zabrałem za sobą parę bomb atomowych mojej własnej konstrukcji. To nam zapewnia bezpieczeństwo osobiste. Obecnie jednak najważniejszą kwestią jest dla nas wypatrzenie dogodnego lądowiska dla naszego statku międzyplanetarnego. O tym, żeby opuścić się gdzieś w górach, nie ma co nawet marzyć. Te szczyty są bardzo strome. Nie dostrzegam między nimi równych płaskowzgórzy. Najdogodniej będzie wylądować na jednej z tych rozległych plaży, które błyszczą jaskrawo w słońcu. Od teraz mamy krótką chwilę, której gęste obłoki nie zasłaniają nam gwiazdy dziennej. Widzę, że atmosfera tutejsza jest bardzo gęsta. Obfitość wód sprawia, że chmury prawie ciągle zasłaniają niebo, które to posiada bardzo głębokie zabarwienie, przypominające niemal naszą ultramarynę. Te właśnie obłoki nie pozwalają nam dostrzec z Ziemi żadnych szczegółów na powierzchni Wenery. Jest dla nas jednym z najważniejszych zadań określić długość doby tutejszej. Jak pan sądzi, dodał zwracając się do Hartinga, czy ta planeta obraca się około własnej osi, czy też jak nasz Księżyc dokonuje tylko jednego obrotu w ciągu całego swego roku? Zdaje mi się, że się obraca, ale możemy to stwierdzić dopiero po wylądowaniu. Tymczasem byłoby pożądane odbyć jak najodleglejszą podróż na naszej rakiecie, która zamieniła się na samolot i zbadać jak najdokładniej rozkład lądów tutejszych. Opuścimy się na ten, który będzie się najlepiej nadawał dla nas jako siedziba. Jak widzę, zamierza pan spędzić tutaj dłuższy czas. Uśmiechnął się Hobbs. Sądzę, że rok albo i dłużej, rzekł astronom. Nie zapominaj, pan, że planeta, na której się znajdujemy, na swojej drodze wokół Słońca wyprzedza Ziemię, która przeto coraz bardziej się od nas oddala. Kiedy dokona ona całkowitego obrotu wokół Słońca, jej odległość od kuli ziemskiej będzie znacznie większa niż ta, jaką przebyliśmy w tej podróży. Obawiam się, czy będziemy w stanie przebyć ją w drodze powrotnej. Będziemy się martwili o to trochę później, zaśmiał się Hobbs. Metauranu na pewno wystarczy, dodał Norski. W międzyplanetarnej będziemy mogli osiągnąć taką szybkość, jaka będzie nam potrzebna choćby nawet 30 km na sekundę. Rakieta, minąwszy wyspę, nad którą szybowała, zapuściła się nad rozległe wody w poszukiwaniu innego lądu. Poruszała się z szybkością przynajmniej 1000 km na godzinę, która pozwalała odbyć podróż na około świata w bardzo krótkim stosunkowo przeciągu czasu. Johnson, który przyłączył się do grupki trzech uczonych, robił także spostrzeżenia w zakresie swojej wiedzy. Musiał on skonstatować, czy wędrara była znacznie uboższa w lądy stałe aniżeli Ziemia. Największy z dostrzeżonych kontynentów nie dorównywał swoim obszarem Ameryce Północnej. Za to wysp nie brakowało. Wiele z pomiędzy nich było uwieńczone czynnymi wulkanami, co pozwalało się domyślać, że trzęsienia ziemi są tu zjawiskiem bardzo pospolitym. Jednym słowem, Wenera była znacznie młodszą planetą, aniżeli kula ziemska. Rozdział 15. W którym rakieta międzyplanetarna ląduje na obcej planecie. Po długich poszukiwaniach zdecydowano się opuścić na ląd, który, jak się zdawało naszym podróżnikom, stanowił główną część dalekiego świata – był on poprzeżynany kilkoma wysokimi górskimi łańcuchami, między którymi leżały rozległe płaszczyzny porośnięte gęstymi lasami. Przyrodnik wyprawy zauważył, że barwa roślinności na Wenerze była na ogół znacznie ciemniejsza aniżeli ziemskiej, co pozwalało się domyślać, że skład chemiczny chlorofilu tamtejszego zawierał znaczną przewagę ciałek niebieskich nad żółtymi. Wybrzeże morskie świeciło licznymi i szerokimi plażami, nadającymi się najlepiej do lądowania ciężkiego wehikułu międzyplanetarnego. Zbliżała się najbardziej uroczysta z całej podróży chwila, wiecząca usiłowania Hobsa i jego towarzyszy. Po raz pierwszy od stworzenia świata stopa ludzka miała dotknąć powierzchni obcej planety. Kiedy Hobbes oznajmił tę wielką nowinę swoim współtowarzyszom podróży, pułkownik Krups i jego kolega z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Hipping, podjęli wielce ważną według ich zdania kwestię. Czyją ma być ta noga, która dotknie powierzchni Wenery I? Przedstawiciel armii uważał, że on powinien być tym pierwszym człowiekiem stąpającym po kontynentach dalekiego świata, gdyż jego obecność na rakiecie międzyplanetarnej stwarza wyraźną sytuację – Rząd Stanów, biorąc udział materialny w wyprawie, tym samym wydelegował pułkownika Krupca w charakterze gubernatora nowo odkrytych przestrzeni życiowych dla narodu Stanów Zjednoczonych. Wprawdzie nie posiadał urzędowej nominacji na stanowisko, lecz kładzie na to karp braku orientacji sfer rządowych pod tym względem. Radca Ministerstwa Kolonii, Hipping, Zaponował energicznie przeciwko poglądom swego kolegi, był on zdania, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Unii hierarchicznie stoi ponad armią Stanów. Nowo odkryte ziemie staną się niebawem kolonią Stanów Zjednoczonych i wobec tego powinny znajdować się pod władzą Ministerstwa Kolonii, którego on, Hipping, jest delegatem. Dlatego to noga przedstawiciela Ministerstwa Kolonii powinna pierwsza dotknąć lądu nieznanego świata. Inżynier Hobbes wymieszał się do dyskusji między tymi dwoma urzędowymi osobistościami. Ani pułkownik, ani radca nie mogą roić tak nieuzasadnionych pretensji. Jeżeli komu należy się ten zaszczyt, to chyba doktorowi Morskiemu, którego naukowa praca, daleka od wszelkich korzyści materialnych, umożliwiała ludzkości dokonanie tak wspaniałego dzieła, jakim jest wyprawa międzyplanetarna. Przedstawiciel Uniwersytetu Kolumbijskiego, dr Johnson, poparł inżyniera, który, jako kapitan międzyplanetarnego statku, powinien mieć głos rozstrzygający tej sprawie. Rzecz prosta, że Hobbs przelał na norskiego spory zaszczyt, to jednak wprawiło pułkownika w kwaśny humor. Rakieta zniżała lot i szybowała wzdłuż wybrzeży. Pilot otrzymał polecenie wybrania jak najgładszej części plaży. Jaskrawo odbijającej swą żółtą barwą od tła szmaragdowo-błękitnego oceanu. Wszyscy oczekiwali w najwyższym napięciu momentu, w którym rakieta dotknie nieznanego świata. Lotnik zdał świetnie tak trudny egzamin, jakim jest lądowanie na niepewnym, nieprzygotowanym do tego celu gruncie. Niebawem odczuto lekkie wstrząśnięcie. Wielkie koło rakiety dotknęło plaży, która była gładkwa i twarda dzięki temu, że fale morskie często ją obmywały. Mianowicie odetchnąć obcą atmosferą, która, jak twierdził Norski, zawiera dostatek tlenu. Otwarto więc podwójne żelazne drzwi, przy których stanął doktor Norski. Przez chwilę wahał się, potem energicznie, nie korzystając ze stopni, zeskoczył na wilgotny piasek. Jego stopy wryły się weń głęboko. Były to pierwsze ślady stopy ludzkiej na Wenerze. Tuż za doktorem wyskoczył delegat ministerstwa kolonii Hipping. Trzecim pułkownik Krups, czwarty inżynier Hobbs, który pomógł wysiąść pięknej Arabelli, rozglądającej się ciekawie dookoła siebie. Nie upłynęło parę minut, a już cała załoga rakiety opuściła jej wnętrze. Wszyscy wciągnęli z ulgą i rozkoszą balsamiczne, bogate w życiodajny tlen powietrze, które wydało im się znacznie gęstsze, aniżeli ziemskie. Johnson wrócił pospiesznie do swego laboratorium i powrócił trzymając w ręku metalowy barometr. Co ja widzę? zawołał. Strzałki aneroidu pokazują przeszło tysiąc milimetrów ciśnienia. 1250 poprawił Hobbs spojrzawszy na podziałkę przyrządu. To znaczy, że Wenera posiada bardzo wysoką, a więc i bardzo gęstą u powierzchni atmosferę. Na razie nie odczuwamy tej poważnej różnicy w ciśnieniu. Lecz kto wie, czy nasze płuca wytrzymają to na dłuższą metę. Uff, jak gorąco i parno! narzekała piękna Arabella. Słońce pali tu niemiłosiernie. Całe szczęście, że go wcale nie widać spoza gęstych obłoków. Mister Johnson ze swej strony pobiegł na sam brzeg morza i zaczerpnął w dłoń wody, a skosztowawszy jej zawołał. Ocean zawiera tu znacznie mniej soli aniżeli ziemski, co najwyżej dwie dziesiąte procent. Jeszcze jeden dowód, że Wenera jest znacznie młodsza od kuli ziemskiej, co by się zgadzało z teorią Faja o powstaniu układu planetarnego. No jaka szkoda, że nauka nie rozstrzygnęła ostatecznie tej kwestii. Każdy z przybyszów na nową planetę notował swoje pierwsze wrażenia, wszyscy po kolei sprawdzali obserwacje Johnsona. Skonstatowano, że woda morska była bardzo ciepła, temperatura jej wynosiła 32 stopnie Celsjusza. Te pobieżne badania i obserwacje przerwał pułkownik Krups, który wetchnął w wilgotny piasek drzewce od flagi Stanów Zjednoczonych i ustawił w wojskowym mordynku całą załogę rakiety, nie wyłączając margrabiny Arabelli i pokojówki Fanny. Oznajmił on uroczyście, że obejmuje nowo odkryty świat w posiadanie Unii i wezwał wszystkich obecnych do odśpiewania hymnu narodowego. Radca Hipping dodał od siebie, że na podstawie udzielonego mu mandatu uważa tę ziemię za kolonię Stanów i ma nadzieję, że jego towarzysze będą go uważali za gubernatora sprawującego tutaj władzę cywilną. — Co za parada! — zaśmiał się Hobbs. — Pamiętam, że Krzysztof Kolumb także był mianowany gubernatorem Ameryki, także przez siebie odkrytej. Ale go zazdrośni rywale zamknęli w więzieniu. Mam nadzieję, kochany radco, że nikt z nas nie zgotuje panu podobnego losu. Poddaje się pokornie pod pańską gubernatorską władzę! Dodał z uśmiechem, podając rękę Hipingowi. Hip, hip, hurra! Okrzyk ten, powtórzony trzykrotnie przez całą załogę rakiety, zakończył tę uroczystą chwilę. Inżynier Cruz zaczął zastanawiać się nad tym, jak ułożyć najbliższy program działania. W porozumieniu z kolegami postanowiono zatrzymać się na dłużej, w tym dogodnym punkcie wybrzeża, skąd rakieta mogła łatwo wystartować do ponownego lotu. Zamierzono rozpocząć badania naukowe. W tym celu podzielono załogę na trzy oddziały. Naukowcy mieli założyć w pobliżu małe obserwatorium meteorologiczne w składzie osobowym następującym przyrodnik, Mr. Johnson i astronom Harting. Inżynier Hobbs, w towarzystwie doktora Norskiego, mieli udać się w głąb lądu dla badań chemiczno-geologicznych. Towarzyszy im miało dwóch uzbrojonych strażników w osobach Margrabiego i Dika. Arabella i pokojówka miały poprowadzić sprawy gospodarcze. Wszystkim obrzydły do niemożliwości konserwy i wzdychano do jakiejś świeżej pieczeni, choćby z jakiej wielkiej jaszczurki. Jeśli innej zwierzyny nie da się upolować myśliwym. Lotniki, dwaj pomocnicy mieli czuwać nad bezpieczeństwem uczonych i samej rakiety. Na szczęście zabrano dostatek broni i amunicji, można więc było łatwo obronić się od napaści potworów. Które dostrzeżono już uprzednio z wysokości paru tysięcy metrów na jednej plaży. Na razie jednak wszyscy pozostali na wybrzeżu. Jakaś dziwna nieśmiałość powstrzymywała wszystkich od rozłączenia się, jakiś lęk ogarniał duszę przybyszów. Czuli oni instynktownie, że grożą im jakieś nieprzewidziane niebezpieczeństwa, których może nie uda się ujść nikomu, ale głód jest despotą, nie liczącym się z żadnymi trudnościami. Czy prędko uda się pan na swoją wyprawę z inżynierem? Zagadnął Dick. Sądzę, że jutro, odparł Norski. Mamy tutaj zrobić bardzo ważną obserwację, od której zależeć będzie cały tryb naszego życia na tej ziemi. Aha, to musi być coś bardzo ważnego, zawołał Dick. Czy raczy mnie pan objaśnić, o co idzie? Musimy określić długość doby na tej planecie. Nie mamy bowiem najmniejszego pojęcia, jak szybko obraca się ona naokoło swej osi. Może znacznie wolniej aniżeli nasza Ziemia. Albo i prędzej, dodał Harting, który był świadkiem tej rozmowy. Słońce nie stoi bardzo wysoko nad horyzontem. Być więc może, że niebawem zapadnie noc. Jutro o tej samej porze kwestia ta będzie już rozstrzygnięta. Widzę, że nasze zegarki można wrzucić do morza jako nieużyteczne graty, zawołał Dick. Nie rób tego, zawołał doktor Norski. Zmienimy coś niecoś na cyferblacie blacie i będą nam dalej służyły. Wszyscy rozłożyli się na plaży i wsłuchali się w grzmot bałwanów biegnących z bezkresnej dali i przelewających się z szumem na obszernej plaży. Jeden żudoga wystarczył Hartingowi do wygłoszenia następującego zdania: Nasza rakieta może pozostać bezpiecznie o kilkadziesiąt kroków od morza, gdyż nie grozi nam jego przypływ. A to dlaczego? zagadnął Dick. Z tej prostej przyczyny, że Wenus nie posiada księżyca, jak nasza Ziemia. A ten właśnie satelita jest główną przyczyną przypływów morza. Słońce bierze też w tym pewien udział, ale nieznaczny. Możemy więc rozpalić ognisko nad tym gładkim i suchym piasku, ażeby rozjaśnić nieco noc, która będzie prawdopodobnie bardzo ciemna. Przydałaby nam się jakaś zwierzyna na smaczną pieczeń. Czy nie uważa pan, doktorze, że powinniśmy się o nią postarać jak najprędzej? Wprost tęsknię za kawałkiem porządnego mięsa. Mój żołądek nie znosi konserw. — A, spróbuj — odparł Norski. — Ale miej się na baczności. Najlepiej weź sobie margrabiego do kompanii. Jest podobno zawołanym myśliwym. — Już idę — odparł Dick, biorąc sztucer. — Ale nie napomnijcie przygotować suchego chrustu na ogień. Pierwszy dzień pobytu na obcej planecie chylił się ku zachodowi. W parę godzin po wylądowaniu słońce znikło pod horyzontem ku wielkiemu zadowoleniu Hartinga, który mógł już śmiało orzec, że Wenus trochę szybciej obraca się około swej osi aniżeli Ziemia. O zmroku, który tu trwał dość krótko, powrócili myśliwi, przynosząc jakiegoś wielkiego ptaka, który ku zdumieniu pana Johnsona posiadał w stosunku do swej wielkości i ciężaru bardzo mało rozwinięte skrzydła. Widocznie gęsta atmosfera ułatwiała lot. Wkrótce zapadły nieprzeniknione ciemności. Wszyscy skupili się dookoła płonącego ogniska, od którego zaczęła się rozchodzić woń pieczystego, Oczekiwanego z najwyższą niecierpliwością, rozdział 16 straszna noc. W atmosferze dalekiego świata nasi podróżni oddychali z trudnością. Była ona bowiem gorąca, bardzo wilgotna i gęsta, przynajmniej dwa razy cięższa niż na ziemi. Nie mogąc wytrzymać we wnętrzu rakiety i spać jak zwykle na swoich tapczanach. Wszyscy ulokowali się na plaży w pobliżu ogniska, które oświetlało krąg w promieniu kilkunastu kroków. Dalej wszystko tonęło w najczarniejszych ciemnościach. Gruba warstwa chmur zasłaniała gwieździste niebo, skąd nie padał najmniejszy promień światła. Nikt nie miał odwagi opuścić tego świetlistego kręgu, pośrodku którego płonął strzaskiem i dymem sto wilgotnych gałązek. Zjadłszy pieczonego ptaka, który wszystkim niezmiernie smakował po długiej diecie konserwowej, załoga rakiety rozciągnęła się na przyniesionych z jej wnętrza pledach i kocach, lecz oczekiwany sen nie przymknął nikomu powiek. Głęboką ciszę przerwały silne podmuchy wiatru, jakieś dziwne odgłosy dochodzące z głębi lądu, jak również z niewidzialnej powierzchni oceanu. Były to prawdopodobnie ryki potworów, które, jak się zdawało, Zwabione światłem ogniska zbliżały się do biwaku. Zdaje mi się, rzekł margrabia, kładąc rękę na leżącym przy nim sztucerze, że niebawem jakiś okaz tutejszej fauny złoży nam wizytę. Jeżeli będzie się zachowywał spokojnie i nie nieprzelęknie zbytnio arabelli, to odejdzie zdruwi cały, inaczej będę musiał posłać mu piorunującą kulę, która nauczy go respektu dla nowo przybyłych istot. Dick, który leżał obok doktora Norskiego, również miał swoją broń w pogotowiu. Był on gotów walczyć do upadłego z najokropniejszymi smokami, byle tylko oddalić niebezpieczeństwo od kochanego doktora, względem którego żywił braterskie uczucia. Norski jednak daleki był od myśli, że może mu grozić jakieś niebezpieczeństwo. Zastanawiał się w tej chwili nad całkiem innymi sprawami. Projektował sobie, że zaraz na zajutrz dokona analizy wody morskiej, a potem weźmie się do badania składu atmosfery, którą oddychał. Przyrodnik Johnson rozmawiał z Hartingiem. Obu ich zajmowała wyłącznie jedna kwestia: jak długo będzie trwała noc? Ile czasu zużywa wenera na dokonanie obrotu dookoła swej osi? Co do inżyniera Hobsa, to ten winszował sobie w duchu, że zbudował rakietę z nierdzewnej stali. Inaczej w tej gorącej wilgotnej atmosferze pokryłaby się warstwą rdzy, która już była widoczna na lufach sztucerów. Tajemnicze odgłosy były coraz głośniejsze. Dick dołożył chrztu na ognisko, które buknęło jasnym płomieniem, po czym ze sztucerem na ramieniu zaczął wokoło niego krążyć. Usiłował przeniknąć swym bystrym, wzrokiem gęstym mrok, lecz nadaremnie. Noc była ciemna jak smog. Po niejakim czasie dostrzegł w grubej pomroce kilkanaście fosforycznych światełek podobnych do wilczych ślepiów lecz daleko jaśniejszych Równocześnie delikatny jego słuch złowił odgłos ciężkich kroków Nie ulegało wątpliwości że jakieś zwierzęta zbliżały się do biwaku Dick posunął się kilkanaście kroków w tym kierunku trzymając pod pachą sztucer gotowy do strzału Fosforyczne ogniki znajdowały się już bardzo blisko Ciężkim krokom towarzyszyło głośne sapanie. Była to chwila bardzo denerwująca, gdyż Dick nie odróżniał w ciemnościach nawet sylwetki zbliżającego się stworzenia. Wyrwał więc z kieszeni nerwowym ruchem latarkę elektryczną i puścił snop jaskrawego światła w tym kierunku. Teraz dostrzegł olbrzymie cielsko, uwieńczone potężną głową, na której paliło się oprócz pary oczu kilka innych, świecących fosforycznym blaskiem punktów. Snać sama przyroda obdarowała olbrzymie cielsko latarniami niegorszymi od tej, jaką trzymał Dick w ręku. Wahał się, czy posłać nocnemu gościowi kulę wybuchającą, czy też pozwolić mu się zbliżyć jeszcze bardziej. Halo, margrabie Gwidonie, do mnie, do mnie! Margrabia, który leżał obok swojej żony w kilkunastu susach, znalazł się przy Dicku. I on zaświecił swoją latarką. W stożku jaskrawego światła zarysowała się już całkiem wyraźna postać zwierzęcia, które w grubych zarysach przypominało przedpotopowego iguenodona. Potężne cielsko poruszało się na tylnych łapach. Przednie zaś uzbrojone w olbrzymie pazury potwór wysunął przed siebie. W jego otwartej paszczy błyszczał rząd potężnych zębów. W tej chwili zabrzmiał wystrzał ze sztucera dika, który celował w łeb bestii. Trafiony znać potwór wydał potężny ryk i rzucił się naprzód, lecz dwie celne kure margrabiego rozciągnęły go na plaży. Wszyscy zerwali się na równe nogi. Nikt jednak nie śmiał opuścić świetlistego kręgu. Dopiero Dick, który siadał przy doktorze Norskim, uspokoił nieco rozstrojone nerwy towarzyszy. Ma dosyć, ależ bestia, ma przynajmniej dwadzieścia jardów wysokości. Nie chciałbym się dostać w jej pazury. Zimna krewka, ośmieliła jego towarzyszy. Wszyscy niemal pobiegli do Margrabiego, który triumfalnie wymachiwał swoją latarką. Tu, tu możecie go zobaczyć. Zdaje się, że to jaszczur, bo temperatura jego ciała nie jest wysoka, już zdycha. Pobieżne oględziny nocnego gościa, zamiast uspokoić załogę rakiety, zaniepokoiły ją jeszcze bardziej. Wszyscy zdawali sobie sprawę, jak wielkie niebezpieczeństwo groziło przybyszom w takim dalekim świecie, pełnym, jak się zdawało, takich potworów, jakie mnożyły się na ziemi w odległych epokach geologicznych. Mister Johnson wlał jednak nieco otuchy, w struchlałe serca kolegów, zapewniając ich, że według jego zdania zabity potwór, jak wykazała budowa jego ciała, przede wszystkim zaś olbrzymi brzuch, należał do roślinożerców, nie zaś do drapieżników. Z niecierpliwością oczekiwano wschodu słońca i wsłuchiwano się w niemilknące odgłosy, które przejmowały lękiem serca wszystkich uczestników wyprawy. Margramina okazała zadziwiająco zimną krew jak na kobietę, leżąc na białym wełnianym kocu, przyglądała się z ciekawością wielkim owadom, które krążyły z szumem w ciężkim powietrzu. Opalały sobie skrzydła przy ognisku i niezdolne do lotu spadały na jej kołdrę. Były tam olbrzymie chrząszcze, Różnobarwne ćmy nocne, jakieś całkiem nieznane na ziemi gatunki, które Johnson chwytał zręcznie palcami i chciał do szklanego słoja. Jest to istny raj dla etomologów. Postaram się zrobić kolekcję, która zachwyci przyrodników na ziemi. Żałuję tylko, że nie zabrałem szklanych i wysłanych korkiem pudełek specjalnie wyrabianych na pomieszczenie w nich okazów. Jutro postaram się sporządzić coś podobnego. Jeżeli uda nam się powrócić cało i zdrowo do domu, to zrobię majątek sprzedając jakiemuś miłośnikowi moje zbiory. Poświęca się więc gromadzeniu okazów, nie tylko fauny, ale i flory tutejszej. Przyrodnik był widocznie podniecony tymi perspektywami, jakie się przed nim otwierały. Obejrzał on dokładnie zabitego potwora i orzekł, że jest on podobny do wielkozwierza Megatorium, czyli olbrzymiego leniwca, który żył w odległych epokach geologicznych na ziemi. Jest to roślinożerca, ale przypuszczam, że na tej planecie oprócz wielkich jaszczurów epoki kredowej spotkamy się także i z wielkimi ssakami, podobnymi do mastodontów. Mister Johnson, jak widzimy, nie troszczył się bynajmniej o osobiste bezpieczeństwo, pochłonięty zainteresowaniami zawodowymi, natomiast margrabia niepokoił się widocznie żonę. Jak się niebawem okazało miał słuszność, w jakąś godzinę po wizycie zabitego potwora zaczęły wypełzać z toni morskiej jakieś ciężkie, żywe masy, które Mr. Johnson określił jako krewniaków ziemskich stegozaurów. Jeden z nich mający grzbiet najeżony kolcami, pełzał wprost na ognisko. Przerażony margrabia pochwycił palącą głowę i uderzył nią w ślepia niepożądanego gościa, który niezradnie zawrócił, dzięki czemu uniknął kuli, którą zamierzał mu posłać Dick. Ta nowa wizyta wstrętnego jaszczura zaniepokoiła Gwidona. Na tośmy wpadli, zawołał, ależ tu się roi od rozmaitych bestii, które już, chwalić Boga, dawno wygasły na kuli ziemskiej. Lada chwila może nas napaść jakiś inny przedstawiciel zaginionego świata. Proszę cię na wszystko, Arabello, wróćmy do naszego zacisznego apartamenciku w rakiecie. Chociaż tam ci będzie trochę duszno, ale bezpiecznie. Nie wiadomo, jak długa okaże się tutejsza noc. Nie mogę narażać Ciebie. Piękna Arabella opierała się, lecz w końcu uległa namowom męża i w jego towarzystwie udała się do opuszczonej rakiety, leżącej bezwładnie na plaży. Sztucer margrabiego znalazł się w ręku Mr. Johnsona, który wraz z Dickiem miał czuwać przez resztę nocy nad bezpieczeństwem towarzyszy. Wkrótce potem zerwał się silny wicher, i w ciemnościach rozpętała się szalona burza. Oślepiające błyskawice rozdzierały chmury, z których zaczęły lać się istne potoki wody. Była to ulewa, wobec której deszcze podzwrotnikowe były istną igraszką. W jednej chwili zagasło ognisko i znaleziono się w nieprzeniknionych ciemnościach, targanych szybko po sobie następującymi wyładowaniami elektryczności atmosferycznej. Nie pozostawało nic innego, jak rejterada do rakiety, w której spędzono spokojnie resztę nocy. Tylko Johnson pozostał pod gołym niebem w towarzystwie astronoma Hertinga, śledzącego uważnie widnokrąg. Minęło już 10 godzin od zachodu słońca, ale nic nie zwiastowało brzasku nowego dnia. Dopiero kiedy uspokoiły się nieco rozchukane żywioły i fale wzburzonego morza przestały szturmować ląd, na niebie ukazały się pierwsze zwiastuny nowego dnia. Niebawem z rozkołysanego morza wychyliło się z grubej opony chmur niewidzialne słońce. Harting z żywym zadowoleniem spojrzał na zegarek. Teraz już wiedział, że planeta Wenus, podobnie jak nasza stara Ziemia, obraca się około swojej osi. Według jego obliczeń doba tutejsza niewiele różniła się od doby ziemskiej. Była jak mu się zdawało, nieco krótsza. Ale astronom zdawał sobie sprawę, że długość dnia musi być zależna od szerokości geograficznej i od kąta nachylenia osi planety względem płaszczyzny jej orbity. Tych danych jeszcze nasz astronom nie posiadał, dlatego też dokładniejsze określenie trwania doby na Wenerze, Musiał sobie odłożyć na później. Na razie zadowolić się musiał z konstatowaniem faktu, że Wenera na szczęście nie zwraca ciągle jednej i tej samej półkuliku słońcu, tak jak merkury albo Księżyc Ziemski. Pospieszył on podzielić się tą ważną wiadomością z towarzyszami, którzy daremnie usiłowali usnąć we wnętrzu rakiety, gdzie było duszno i gorąco. Odbyto ważną naradę, czy pozostać nadal na plaży, czy też szukać innego miejsca na dłuższy pobyt. Harting oświadczył, że wyprawa musi się przygotować na tę ewentualność, że przyjdzie jej spędzić przynajmniej rok na dalekim świecie. Wyjaśnił on towarzyszom, że Wenus jako dolna planeta odbywa swoją drogę wokół słońca daleko prędzej aniżeli Ziemia. Rok jej bowiem liczy 300 dni ziemskich. Skutkiem tego stanu rzeczy jest odległość między tymi dwoma ciałami niebieskimi, to jest Wenerą a Ziemią, stale się powiększa. Rakieta opuściła Ziemię w momencie, kiedy kula ziemska znajdowała się po tej samej stronie Słońca, co i Wenera, a więc znajdowała się wobec tej ostatniej w tak zwanej opozycji, podczas której odległość między nimi jest najmniejsza. Musimy się tutaj zadomowić, wyjaśnił Harting swoje wywody. Zdaje mi się bowiem, że upłynie kawał czasu, zanim będziemy mogli puścić się w drogę powrotną. Zbyt długa podróż w przestrzeniach międzyplanetarnych byłaby dla nas bardzo utrudniająca. A nawet powiem otwarcie bardzo niebezpieczna, zwłaszcza że utraciliśmy nasz zapas ciekłego powietrza, które musiało się już całkiem ulotnić z naszych zbiorników. Nie możemy zaś ich zamknąć szczelnie, gdyż ciśnienie by je rozsadziło. Doktor Norski będzie musiał pomyśleć nad tym, w jaki sposób wyprodukować sztucznie z zebranych materiałów tlen, niezbędny do oddychania. Ale to zmartwienie odkładamy sobie na później. Na razie idzie o to, by znaleźć sobie jakieś bardziej wygodne miejsca niżeli ta plaża, gdzie panuje taka duszna i ciężka atmosfera. Rozdział 17. Okrucieństwo przyrody Przyrodnik Johnson był cały pochłonięty badaniem otaczającego go dalekiego świata – Zbierał z zapałem wszelkie okazy Fauny, jakie wpadły mu w rękę. Poczynając od owadów i morskich tworów, a kończąc na wielkim potworze, który zakłócił członkom wyprawy pierwszą noc spędzoną na wenerze. Mój uniwersytet wzbogaci się okazami, które mam nadzieję dowiozę w całości. Obawiam się tylko, żeby miejsca nie zabrakło w naszej rakiecie. Duplikaty, jak się spodziewam, sprzedam muzeum za dobre pieniądze. Milion dolarów będzie dobrze oprocentowany. Uczony zmartwił się, kiedy Hopso oświadczył, że wyprawa musi znaleźć sobie jakieś dogodniejsze stanowisko. Niepodobna tu dłużej przebywać, rzekł. Znajdujemy się na poziomie morza, gdzie ciśnienie atmosferyczne jest dla naszych płuc stanowczo za wysokie. Ponadto cierpimy z powodu nadmiernego gorąca. Trzeba przeto osiedlić się gdzieś na Wyżynach, gdzie będzie chłodniej, a powietrze rzadsze ale sądzę, że wszędzie znajdzie pan, kochany doktorze, wdzięczne pole dla badań przyrodniczych. Johnson chciał wykorzystać następny dzień dla pomnożenia swojej kolekcji, ale przeszkodził mu w tym pułkownik Krups i Hipping. Zanim opuścimy to pojątkowe miejsce, w którym po raz pierwszy ludzie postawili swoje stopy, trzeba wznieść pokaźny ślad naszego tu pobytu. Widzę, że w pobliżu znajduje się dość materiału na jakiś kopiec, Proszę więc wszystkich członków naszej wyprawy o wzięcie udziału w tej ważnej dla historii pracy. Ja ze swej strony sporządzę urzędowy protokół, który podpiszemy. Pułkownik przejęty tym postanowieniem nie dał się odeń odwieść. Musiano więc zabrać się energicznie do pracy. Przez cały dzień nagromadzono większe kamienie i układano z nich piramidę, we wnętrzu której w grubej, blaszonej puszce umieszczono zredagowany przez Krupsa protokół. Zapisano w nim, że w tym, a w tym roku ziemskim grono uczonych i podróżnych wylądowało na Wenerze, które objęto uroczyście w posiadanie USA. Nie mało się przy tym umęczono, gdyż, jak się okazało, praca fizyczna w gęstej, wilgotnej, i bardzo gorącej atmosferze wyczerpuje niezmiernie nieprzywykłe do tych warunków organizmy. Nawet Arabella położyła własnymi rękami duży kamień na ten kopiec, z czego była bardzo dumna. Zabrało to cały dzień członkom wyprawy, dzień, który, jak oświadczył Harting, niewiele się różnił swą długością od dnia ziemskiego. Nasz astronom nie potrafił jeszcze określić dokładnie trwania doby na Wenerze, ale przypuszczał na razie, że planeta obraca się mniej więcej w ciągu 22 godzin ziemskich dookoła własnej osi. Zdaje mi się również, że nie ma tu zmiennych pór roku. Dlatego też łatwo nam przyjdzie znaleźć w pobliżu biegunów okolice o klimacie umiarkowanym, podobnym do ziemskiego. Po prostu udamy się pod wyższe szerokości geograficzne. Inżynier Hobbes postara się o to, żebyśmy się nie upiekli i nie zmarzli. Szkoda, że słońce kryje się tutaj ciągle poza chmurami. Inaczej przeprowadziłbym obserwacje astronomiczne, które by pozwoliły rozwiązać najważniejsze problemy. Nasi podróżni z pewnym żalem zajęli swoje miejsca w rakiecie, gdyż Hobbs szykował się do odlotu z niegościnnego wybrzeża, gdzie spędzono pierwszą noc tak obfitującą w denerwujące momenty. Johnson sfotografował w naturalnych barwach zabitą bestię, którą po starannych oględzinach określono jako typ pośredni między przedpotopowym iguanodonem i melidonem drugiego nocnego gościa okrytego kolczastym pancerzem uważał za kierowniaka ziemskich stegozaurów żyjących w odległych epokach geologicznych Widocznie ewolucja organizmów zwierzęcych odbywa się mniej więcej w tej samej kolejności we, na wszystkich planetach gdzie panują sprzyjające życiu warunki Wenera jest znacznie młodsza od naszej Ziemi skoro żyją tutaj jaszczury dawno na naszej planecie wygasłe Ciekawy jestem, czy spotkamy tu wyższe formy rozwojowe — Myśli pan o ssakach? — wtrąciła Arabella, która zaczynała żywo interesować się przyrodą dalekiego świata. — No właśnie — odparł przyrodnik. — Ciekawy jestem, czy istnieją tutaj mastodonty, lwy i niedźwiedzie jaskiniowe. — Wolałabym, żeby ich tutaj nie było. Z tymi drapieżnikami musiał ciężko walczyć człowiek przedhistoryczny. No — Ale pamiętaj, kochane, że miał tylko oszczepiuk z krzemiennymi grotami. — My zaś posiadamy broń palną — Spodziewam się więc, że z ich strony nie grozi nam wielkie niebezpieczeństwo. Będziesz polował na grubą zwierzynę, dodała z uśmiechem Arabella, w porównaniu z którą słonie, nasze żyrafy, tygrysy, hipopotamy i krokodyle to jakieś karzałki. Proszę ci tylko, nie ufaj zbyt swemu sztucerowi. Mamy także granaty ręczne, zauważył Dick. Nauczyłem się rzucać nimi na odległość kilkudziesięciu jardów podczas wojny. Niechby jaki niedźwiedź jaskiniowy albo nosorożec odważył się na nas napaść. Poczciwy Dick nie przeczuwał, mówiąc te słowa, że niebawem jego odwaga i zręczność będą wystawione na ciężką próbę. Kiedy już Johnson zapakował nagromadzone na plaży okazy, inżynier Hobbs dał sygnał do pierwszego startu z nowo odkrytego lądu. Rakieta pod energicznymi impulsami swojego atomowego silnika potoczyła się na ośmiu olbrzymich kołach po gładkiej plaży i zamieniono dzięki swym skrzydłom na wielki samolot, lekko uniosła się w powietrze. Hobbs, siedząc obok pilota, wypatrywał odpowiedniego miejsca, nadającego się na dłuższy pobyt. Szybowano na wysokości dwóch tysięcy metrów ponad lądem, pokrytym gęstą, pierwotną puszczą i niebawem zauważono położoną między górami obszerną dolinę o równym, trawiastym dmie. Po krótkim namyśle Hobbs zdecydował się tu wylądować. Natrafiono na kilka niewielkich kamieni – ale zręcznym manewrem pilot wyminął te przeszkody i rakieta nieuszkodzona spoczęła na szmaragdowym kobiercu. Pierwszy opuścił ją Harting z metalowym barometrem w ręku. Mamy tu ciśnienie atmosferyczne, prawie takie same jak u nas na Ziemi, zawołał radośnie. Można wychodzić inżynierze. Za astronomem opuścił rakietę Grabia i Dick ze sztucerami gotowymi do użytku. Gwida oglądał się podejrzliwie dookoła, ale nie dostrzegł żadnego żywego stworzenia prócz kilkunastu wielkich ptaków, krzykiem witających nieznanego im potwora, który wtargnął w ich domeny. — Jaki wspaniały lot! — zachwycał się przyrodnik. — Prawie nie poruszają skrzydłami. Ale nie są one podobne do tego, który nam wczoraj dostarczył smacznej pieczeni na wieczerze. Są białe jak śnieg, tylko grzbiety mają czarne. Można by sądzić, że to latające pingwiny z naszej Antarktydy. Dick chciał jednego ustrzelić, ale Johnson powstrzymał go słowami: Daj spokój, Diku. Nie po to tu jesteśmy, żeby pozbawiać życia piękne stworzenia. Mamy czas poznać je bliżej, skoro osiedlamy się w tej doliny na dłużej. Schowaj swoją amunicję na jakiegoś tygrysa albo innego drapieżnika. Wszyscy po kolei opuścili wnętrze rakiety. Polanka niedawno pusta zareiła się ludzkimi postaciami. Wszyscy rozglądali się ciekawie dookoła. Szeroka na kilka kilometrów dolina była otoczona wieńcem stromych szczytów, z których spływały szmaragdowe lodowce, dając początek licznym potokom. Płynęły one wartko, tworząc liczne kaskady, i staczały swe krystaliczne wody hen w niżej położone okolice. W odległości jakiejś mili zaczynała się puszcza. Przez lunetę Johnson dostrzegł wysokie drzewa, podobne do naszych iglastych. Nie zabraknie nam opału, skonstatował z zadowoleniem. Możemy sobie rozpalić z jakiegoś tutajszego cedru potężne ognisko na noc, żeby mieć spokój od niepożądanych gości. Zaraz zarządzimy wyprawę po suche gałęzie. Diku, weźmiesz do pomocy dwóch mechaników i postarajcie się zaraz o paliwo. Czy mogę towarzyszyć naszym drywalą? zagadnął margrabia. Proszę, niech pan przy tej sposobności opoluje jakiego ptaka na obiad. — Przyznam się bowiem, że nabrałem nieprzezwyciężonego wstrętu do naszych konserw. — I ja — zawołała Arabella. — Przynieś mi gwidonie coś smacznego, jakiegoś jarząbka albo kuropatwę. — Wątpię, czy te gatunki znajdują się także na innych planetach — rzekł z uśmiechem piękny Włoch. — Ale poszukam. — Pan Johnson przed oskubaniem opisze i sfotografuje naszą zdobycz. — Ma się rozumieć, że tak zrobię — ale ponieważ na większe okazy fauny tutejszej zabrakłoby niebawem miejsca w naszej rakiecie, przeto musimy poprzestać na kolekcjonowaniu skórek, z których po powrocie urządzimy całe muzeum. — Każe je pan wypchać? — A czy ma pan arszenik niezbędny do konserwowania skórek? — zagadnęła Arabella. — Nauczę panią sztuki wyprawiania skórek, jeżeli pani zechce pomagać. — Bardzo chętna. Muszę się przecież na coś przydać. Odrzekła Arabella. Ale skóry kto będzie zdejmował? Brzydzę się taką kucharską robotą. Ja już cię w tym wyręczę. Każdy myśliwy jest do tego przyzwyczajony. Inaczej nie jadałby owoców swego trudu. Margrabina rozstała się z mężem zatroskana. Miej się na baczności, kochanie! Wołała za odchodzącym. Margrabia wido pożegnał żonę wesołym gestem podniesionej ręki i przyłączył się do Dika, który, prócz sztucera dużego kalibru, zaopatrzył się w parę granatów ręcznych, jak mówił, na wszelki przypadek. Idąc, myśliwi ciekawie rozglądali się po usianej dużymi głazami dolinie, tropiąc wzrokiem zwierzynę godną naboju. Wnet zaszyli się w zarośla zwiastujące bliskość lasu. Stąpali ostrożnie po grubym kobiercu muchów i drobnych, nieznanych roślin. Gwido wiedział z doświadczenia, że w takich miejscach nie trudno natknąć się na jadowitego gada. Wkrótce myśliwi znaleźli się wśród niebotycznych drzew, zdala tylko przypominających znane im ziemskie gatunki. Były tam potężne kolosy, podobne do cyprysów, inne miały cechy charakterystyczne naszych dębów. Gwido nie był botanikiem, lecz notował w pamięci te różnorodne formy roślinne i porównywał je ze znanymi mu na ziemi. Sama flora na wenerze, jakkolwiek mająca swoisty charakter, przypominała mu puszcze afrykańskie. Obfitość wody i ciepła sprawiała, że na dalekim świecie roślinność była nieporównywalnie bujniejsza i bardziej może różnorodniejsza aniżeli na ziemi. Johnson będzie się tu czuł jak w raju, myślał młody myśliwie, żałując w tej chwili, że nie jest ani trochę botanikiem. Ułoży sobie wspaniały zielnik. Jego koledzy na pewno pożółkną z zazdrości, kiedy im pokażę swoje zbiory. Wyprawa przyniesie obfity plon nauce. Puszcza stała poważna, ale roiła się od życia. W konarach niebotycznych olbrzymów rozlegał się szum niezliczonych skrzydeł. Z głębi dochodziły uszu naszych myśliwych jakieś chrapliwe odgłosy, całkiem obsobrzmiące w uszach ziemian. Zatrzymano się u stóp jakiegoś uschłego od uderzenia pioruna olbrzyma, i mechanicy zaczęli odrąbywać siekierami niższe konary, gromadząc je na stos. Przewiązali trzy duże naręcza rzemieniami i gotowali się do powrotu z tym zapasem, ale wtem zadudniła ziemia od jakichś ciężkich kroków. Z pobliskich zarośli wypadło kolosalne cielsko szukające znać ocalenia w szybkim biegu przed jakimiś prześladowcami. Gwidoidik stanęli jak wryci, mierząc, zdziwionym okiem to zjawisko. Zwierzę stanowczo nie było ssakiem, ale jakimś potężnym jaszczurem pozbawionym zupełnie sierści. Na kolosalnym cielsku, na długiej szyi tkwiła nieduża, ale uzbrojona w ostre i długie zęby głowa. Myśliwi uskoczyli na pień suchego drzewa, gdyż olbrzym dostrzegł ich obecność. Zawahał się widocznie i na chwilę przystanął, jak gdyby gotując się do ataku na te drobne, nieznane mu istoty. Lecz drgnął przejęty trwogą, Gdyż tuż za nim złowrogo zaszeleściło zarośla. Prześladujący olbrzyma otoczyli go w mgnieniu oka. Gwida ujrzał jakby kilkanaście kangurów skaczących na tylnych łapach i podpierających się muskularnymi, grubymi ogonami. Z szeroko rozwartych, ociekających pysków wyglądały im dwa rzędy długich, spiczastych zębów. Ścigany potwór był znacznie wyższy od żyrafy. Jego cielsko miało objętość przynajmniej trzech słoni. Wydawać by się mogło na pierwszy rzut oka, że taki kolos nie potrzebuje się obawiać żadnego napastnika. A jednak. Nasza gromadka przerażona tym widokiem była świadkami nigdy niezapomnianej sceny. Kilkanaście drapieżników, choć dziesięciokrotnie mniejszych, rzuciło się z wyciem na kolosa. Jedne wskakiwały mu na grzbiet sprężystymi susami. Inne czepiały się ostrymi zębiskami długiej szyi, wyrywając z niej płaty mięsa. Olbrzym ryczał z bólu i przerażenia, bronił się zaciekle. Co chwila któryś z napastników, pochwycony długimi kłami, padał na ziemię i konał pod ciężkimi nogami wielkozwierza. Lecz obrona, jak to łatwo można było przewidzieć, była daremna. Napastników przybywało. Cała horda, niby stado zgłodniałych wilków, szarpała broczącą, strogami krwi ofiarę. Dick miał dać ognia ale Gwido powstrzymał go energicznym ruchem. Na Boga, co czynisz? Czy chcesz te zgraje obrócić przeciwko nam? Dick pohamował się, lecz miał ochotę rzucić granat w te sfory okrutnych prześladowców. Gwido lękał się, żeby zębiaste kangury nie zauważyły obecności ludzi w tak bliskim sąsiedztwie. na nadany przez nich znak, zaczęto się wymykać gęstymi zaroślami. Myśliwi oczekiwali w ukryciu końca walki. Kiedy wreszcie zgiełk walki ucichł, odważny Dick chyłkiem podkradł się do pola krwawych zapasów. Olbrzym konał rozrywany łakomymi szczękami napastników, którzy słono opłacili odniesione zwycięstwo, gdyż kilkanaście ich trupów leżało wokół ich ofiary. Dick, ufny w skuteczność swoich granatów bojowych, posłał jeden z nich w ucztującą zgraję. Huk wybuchu rozległ się donośnym echem w zakamarkach puszczy. Towarzyszył im grat przekleństw rzuconych przez rozgniewanego Gwidona pod adresem Dika. Idiota! Chce się dostać na zęby tych drapieżnych kangurów! — syczał. Ale Dick uszedł cało. Miał tę satysfakcję, że jego granat uczynił istne spustoszenie w zbitej gromadzie ucztujących zwycięzców. Przerażona zgraja rozpieszyła się, lecz ci, którym udało się ujść cało, wrócili niebawem do zastawionego stołu. Digo wrócił do towarzyszy triumfujący. Moje granaty i na coś znaczą, rzekł. Ale musimy gdzie indziej poszukać paliwa, dodał. Tu nie bardzo jest, jak widać, bezpiecznie. Przeniesiono się o pół kilometra dalej na skraj lasu, który, pomimo znacznego wzniesienia nad poziom morza, miał charakter podzwrotnikowej puszczy na ziemi, i tam udało się znaleźć uschłe drzewo, które dostarczyło obfitości potrzebnego na najbliższą noc opału do ogniska. Płomień, jak spodziewał się Gwido, powinien odstraszać nieznane, jak się okazało, liczne bestie. Czy tylko lękają się one ognia? A zakwestionował Dick. — Wszak nie ma tu ludzi, których wszelkie żywe stworzenie obawia się tam u nas. — Wszak ten potwór, który złożył nam wczoraj wizytę, szedł właśnie w kierunku naszego oświetlanego biwaku, zamiast roztropnie się cofnąć. — Gdyby nie nasze celne kule? — Nie ma co o tym myśleć — przerwał niecierpliwie Margrabia. — Zobaczy się. Obładowani paliwem członkowie wyprawy wracali do towarzyszy. Kiedy znaleźli się na obszernej polanie, spostrzegli wielkie stado olbrzymich zwierząt pasące się na soczystej trawce. Widok, który polował we wszystkich częściach świata na najgrubszą zwierzynę, przyjrzawszy się nowym gościom, rzekł, że przypominają one budową jelenie szeroko urogie, dawno wygasłe na ziemi. Dick zaś porównał je do kanadyjskiego karibu. Stado liczyło kilkadziesiąt sztuk. Na jego czele stał olbrzymi samiec, jak się zdawało pełniący rolę stróża. Zwietrzył on od razu obecność naszej gromadki. Nieznane mu twory zaniepokoiły czetownika, gdyż ryknął na alarm. nie przestały skubać trawę i podniosły łby uzbrojone w rozsochate, olbrzymie rogi, rozglądając się bacznie dookoła. Snać kilka małych istotek uginających się pod ciężarem suchych gałęzi, nie budziło w nich żadnych obaw, gdyż po chwili zaczęły znów zrywać pyskami trawę. Dick, jak zawsze ostrożny, stąpał w ariergardzie. Właśnie dochodzono do spoczywającej nieruchomo rakiety, kiedy wśród stada jeleni szerokorogich wybuchła nagle panika. Stado szykowało się wyraźnie do obrony. Samice i jelonki zbiły się w ciasną gromadę, którą otoczył wieniec samców. — Zanosi się na nową walkę — rzekł Gwido. — Ale nie widzę napastników. Zaledwie wymówił te słowa, kiedy z lasu wielkimi susami wypadło kilkanaście drapieżników. Rzuciło się na gotowe do obrony stado. — Lwy — zawołał Dick. — Tygrysy raczej — zawyruchował Gwido. — Prędzej, prędzej! Do rakiety! Porzucono na polanie naręcza gałęzi i biegiem dopadnięto statku międzyplanetarnego — jak się jednak okazało, cała załoga, nie wyłączając Arabelli i Fanny, rozłożyła się grupkami na polanie. Ryk lwów wzniecił między nimi popłoch jeszcze większy aniżeli wśród stada jeleni. Wszyscy zaczęli tłoczyć się o małych schodów, ułatwiających zostanie się do wnętrza. Doktor Norski czekał z zimną krwią, ażeby kobiety weszły pierwsze. Potem przepuszczał kolejno wszystkich towarzyszy. Baczność, doktorze! krzyknął Dick. Spostrzegł bowiem, że jeden z tygrysów rzucił się nagle w kierunku rakiety. Kilkoma potężnymi susami dopadł schodków i już miał potężną łapą powalić Norskiego, kiedy rozległ się wystrzał. Potwór trafiony celną, wybuchającą kulą sztucera padł jak rażony piorunem w chwili, kiedy Norski stawiał stopę na pierwszym schodku. No, jak widzę, nie na darmo tu się znalazłem bruknął Dick, wypatrując nowej ofiary dla swego sztucera. Donośny huk wystrzału poskutkowało tyle, że inne lwy poniechały łatwej zdobyczy i rzuciły się na nastawiony przeciwko nim mur szerokich, potężnych rogów. Zawrzała znowu krwawa walka. Lwy usiłowały przeskoczyć te tarcze, ale kilka z nich pobodzonych dostało się pod kopyta jeleniej osłony. Ryk napastników, któremu wturował żałosny bek samic i jelonków, napełniał powietrze. Ale cała załoga rakiety prócz nieustraszonego Dika znajdowała się już w bezpiecznym miejscu. Dick przypatrywał się ciekawie toczącej się walce. Widział, jak dwa samce niosąc na grzbietach śmiertelnego wroga wybiegły ze stada niesione szaloną trwogą. Niebawem wspaniałe zwierzęta padły i zaczęła się krwawa uczta, taka sama jak tamta w lesie. Nikt jej już nie oglądał. Gdyż załoga rakiety przerażona siedziała w ciasnych kajutach niebieskiego statku. Inżynier Hobbs klął bestie, które według niego uniemożliwiały załodze rakiety pobyt na dalekim świecie, dokąd on sam ją przeniósł poprzez pustynie międzyplanetarne. Musimy przenieść się na drzewa zawyrykował wreszcie. Tak zapewne urządzili się ludzie pierwotni, i to ocaliło od zagłady gatunek Homo sapiens. Rozdział 18. Wiszący Pałac Pięknej Arabelli. Nazajutrz po przybyciu do doliny inżynier Hobbs zwołał wszystkich towarzyszy na naradę. Miano postanowić, czy pozostać nadal we wnętrzu rakiety, czy też zbudować jakąś praktyczniejszą i bezpieczniejszą siedzibę na dalszy pobyt. Pierwszy głos zabrał małomówny dotąd mister Dutz ów mizantrop, który nazwał kulę ziemską wstrętną katownią, na której ludzie i zwierzęta mordują się nawzajem. Snać spodziewał się, że na innej planecie walka walkoobyt nie przybiera tak nieubłaganej postaci. Obecnie dał on wyraz swojemu uczuciu gorzkiego zawodu. — Widzę — zaczął melancholijnie — że i tutaj, na tej wspaniałej planecie noszącej nazwę bogini miłości, istnieją potwory dawno już na szczęście wygasłe tam u nas — które staczają między sobą krwawe walki. Wszystko tu i tam pożera się wzajem. Nie rozumiem, po co natura powołuje do bytu te ohydne bestie, każąc im żywić się krwią i mięsem niewinnych stworzeń, karmiących się trawą i liśćmi, obdarzonych spokojnym charakterem. Gdyby istniały same roślinożerce, jakiż błogosławiony stan zapanowałby na świecie. Bóg wierzy w jego istnienie. Popełnim w tym wypadku, że śmiem się tak wyrazić okrutny błąd, stwarzając takie mordowanie. Nie dociekam, jaki ma w tym cel, mój umysł tego nie obejmuje, ale cała moja istota moralno buntuje się, przejęta żalem i obrzydzeniem. Człowiek, którego na szczęście nie ma, jak się zdaje, na tym świecie, jest tam, na ziemi, największym drapieżnikiem, gorszym aniżeli pantera i tygrys. Bo nie tylko tępi bez litości liczne gatunki zwierząt, ale prowadzi krwawe wojny ze swymi pobratyncami – czego nie czynią najdrapieżniejsze zwierzęta gdyby to ode mnie zależało wytępiłbym do ostatniego tych morderców pozostawiając przy życiu jedynie trawożerne wówczas marzenia nieziszczalne przerwał dudcowi pułkownik Krups wojny są nieuniknione i będą trwały nawet wtedy gdy wejdą w użycie bomby atomowe dlaczego ma się wiecznie lać krew pułkowniku Zagadnął oburzony Duc. Przecież cywilizacja. Doprawdy, jesteś pan śmiesznym marzycielem, kochany panie Duc. Wojny będą i są toczone z jednego nader oczywistego powodu. Na Ziemi jest za dużo ludzi. Walczą więc i słusznie o miejsce pod słońcem, chleb i dach nad głową. Dopiero kiedy tego, co wątpię, starczy dla wszystkich, zapanuje na Ziemi i gdzie indziej spokój. Ale poczekamy na to parę setek tysięcy lat, kochany panie. A żeby uniknąć wojen, odezwał się z kolei Hiping, trzeba nowych przestrzeni życiowych dla ludzkości, której już za ciasno na naszym globie. Dlatego to nasz rząd uznał za wskazane, żebyśmy, to jest ja i pułkownik, wzięli udział w tej wyprawie. Wenera dostarczy ludzkości tak potrzebnej nowej i wielkiej przestrzeni stanie się olbrzymią kolonią zdolną, jak sądzę, wyżywić miliard ludzi. — Co? Ma pan zamiar przesiedlić na Wenus miliard ludzi? — zawołał rozbawiony Hobbs. — Ależ na razie tylko nadmiar tych, którzy cierpią tam u nas niedostatek. — To znaczy kilkadziesiąt milionów. Czy pan sądzi, że komunikacja międzyplanetarna rozwinie się podobnie jak marynarka u nas? — Kto wie, czy nie, szanowni inżynierze. Postępy techniki są dziś zdumiewające. Tymczasem należy przygotować tu teren. Jak pan to rozumie zagadnął Norski. Mój kolega ma słuszność wtrącił Krups. Widzę, że Wenus ma wielkie, niezamieszkałe przez inteligentne istoty obszary, na których istnieje grunt urodzajny, bogata roślinność i jamna. Czego nam więcej potrzeba? Ależ, pułkowniku. Ten świat znajduje się w daleko wcześniejszej epoce geologicznej, aniżeli Ziemia, jak przypuszczam. Takiej, która odpowiada naszej trzeciorzędowej. Dajmy na to oligocenowi, wtrącił Johnson. Te bestie, które widzimy, uniemożliwiają człowiekowi pobyt na nim. Zapomina pan, że posiadamy broń, która pozwoli nam wytępić w krótkim czasie te potwory. Kilka bomb atomowych. I teren dla naszych emigrantów oczyści się z tego plugastwa. Zawyrkował pułkownik. Och, co za krwiożercze zamiary! Uśmiechnął się Johnson. Ale ja przynajmniej zaprotestowałbym najgoręcej przeciwko niszczeniu tej ciekawej fauny. Może znajdzie się kilka gatunków dających się oswoić, a więc pożytecznych dla pańskich imigrantów. To się zobaczy. Na razie nie mam zamiaru zostać zdobyczą tych bestii. Czy pan oglądał Tygrysa? Czy lwa, którego wczoraj uszczelił Dick w chwili, kiedy miał rozszarpać naszego doktora? Ma on zęby ostre i długie jak małe szable. Nie chciałbym się na nie dostać, dlatego wytoczę tym panom nieubłaganą wojnę. Tymczasem jednak zebraliśmy się, żeby obmyśleć dla nas wszystkich jaką bezpieczną siedzibę, bo w razie napadu drapieżników nie zdążymy w porę ukryć się we wnętrzu naszej rakiety, mającej tylko jedno ciasne wejście, rzekł Hobbs. Ja sądzę, że najwygodniej, raczej najbezpieczniej, byłoby nam osiąść wśród konarów tych wspaniałych, rozłożystych drzew, których tutaj nie brak w lesie. Ponieważ zdanie to podzielili wszyscy, więc niezwłocznie zabrano się do pracy. Hobbs miał ciężkie zadanie przeprowadzenia po kamienistym gruncie swego wehikułu na skraj puszczy, bez uszkodzenia jego potężnych kół, ale powoli udało się tego dokonać. W kilka godzin potem rakieta zatrzymała się na suchym skraju lasu w pobliżu grupy wspaniałych drzew, mających potężne, niemal poziomo odrastające od pnia konary. Na nich postanowiono wybudować obszerny, podzielony na kilka oddzielnych pomieszczeń szałas. Dachu dostarczył zebrany z rakiety brezent, podłogę spleciono z giętkich przypominających bambus gałęzi, ściany miały być z wielkich liści jakiejś olbrzymiej palmy. Była to bardzo mozolna praca, z której niemal wszyscy, nie wyłączając arystokratycznej pary, wzięli udział. Oddawano się jej z zapałem, dzięki czemu po tygodniu wiszący pałac Arabelli, jak go nazwano, był gotów. Prowadziły do niej liczne, sznurowane drabinki, podobne do tych, jakie są używane na okrętach żaglowych. Arabella wespół ze swoim małżonkiem nie żałowała rączek dla upiększenia tej napowietrznej siedziby. Przeniosła tam niemal całe urządzenie swojego apartamenciku na rakiecie. Dzięki tym staraniom młoda para znalazła się w przytulnym zakątku, dobrze zabezpieczonym od gwałtownych burz, które niemal codziennie rozpętywały się w tej atmosferze przenikniętej wilgocią czterokrotnie tu silniejsze niż na ziemi. Załoga rakiety znosiła ten klimat tylko dzięki temu, że osiedliła się parę kilometrów nad poziomem morza. Dni na Wenerze były ciągle pochmurne. Słońce rzadko i na krótko ukazywało się na niebie. Było przeważnie posępniej, lecz za to w tej ciężkiej atmosferze rozwijał się wspaniale świat roślinny. Drzewa stały w bujnej szacie zieloności. Na ich konarach mieniły się tęczowymi barwami nieznane kwiaty, roznoszące balsamiczne wonie, przypominające podzwrotnikowe puszcze ziemskie. Młoda para urządziwszy się ostatecznie w nieco odosobnionym szałacie, zawieszonym kilkanaście metrów ponad ziemią, urządziła dla towarzyszy małe inauguracyjne przyjęcie. Na stole przeniesionym z rakiety stały butelki francuskiego szampana i hiszpańskich ciężkich win, liczne toasty na cześć młodej pary. Arabella była w doskonałym humorze i żartowała na temat doznanych zawodów. Wyobrażałam sobie pobyt na Wenerze zupełnie inaczej! mówiła. Zdawało mi się, że zastaniemy tutaj wspaniałą cywilizację. Grody, zabudowane pałacami, w porównaniu z którymi nasze ziemskie byłyby nędznymi chatami. Marzyłam, że zajmiemy z Gwidonem apartament w jakimś bajecznie urządzonym hotelu. Że będziemy mieli na dachu lotnisko, z którego z każdej chwili można było wystartować na samolocie i lecieć ponad wiszącymi ogrodami semiramidy. Że ludzie są tutaj piękniejsi i mądrzejsi od nas. Słowem. Marzenia naiwnej pensjonarki. Teraz zaś widzę, że wpadliśmy okropnie, bo to to dziki kraj. Jesteśmy jakby przeniesieni w młody, zaczarowany świat, który dawno, może przed stu milionami lat na naszej ziemi przeminął. Ale nie sądźcie panowie, że żałuję naszej poczciwej, starej ziemi. O, nie, nie jestem taka głupia. Cieszę się, że spędzę miodowe miesiące w tak odmiennych od naszych warunkach. Uprzytamniam sobie, że jestem zapewne pierwszą kobietą, której dano poznać ten daleki, a tak jeszcze młody świat, kryjący zadziwiające tajemnice natury. Panie Johnson, proszę mnie przyjąć na asystentkę w pańskich badaniach. Będę pomagała w zbieraniu i preparowaniu okazów tutejszej fauny i flory. Nauczy mnie pan, jak się do tego brać, nieprawdaż? Chcę być pożyteczna i uczyć się przyrody. Przecież ukończyłam kolegium, więc orientuję się trochę w tej dziedzinie. Na tych widonie? — dodała, odwracając się z zalotnym uśmiechem do męża. — Oddaję się także bez zastrzeżeń pod rozkazy Johnsona. Będę choćby z narażeniem życia dostarczał mu okazów zoologicznych. Będę ze zwierzyny chociażby najwstrętniejszej zdzierał skóry, preparował szkielety, stanę się nadwornym myśliwym, dostarczającym pożywienie dla całej naszej ekipy. — Doskonale, mój drogi — tylko pamiętaj, żebyś w nadmiarze gorliwości nie dostał się w zęby jakiegoś tutajszego lwa czy innego drapieżnika. Och, nigdy nie udaje się na polewania sam jeden. Biorę dika, albo innego towarzysza. Wiem, że z tutajszymi potworami nie ma żartów. Pan Johnson, sympatyczny, trzydziestoparoletni blondyn o rozumnych niebieskich oczach, wyciągnął rękę przyjaźnie i uścisnął wypielęgnowaną rączkę pięknej pani z uznaniem. Przyjmuję z wdzięcznością tę miłą ofertę. Od dziś jest pani moją asystentką w improwizowanej pracowni przyrodniczej. Czy umie pani obchodzić się z mikroskopami? Ależ skończyłam skrócony, co prawda, lecz pożyteczny kurs w kolegium medycznym. Umiem patrzeć przez szkła oraz umiem mnóstwo innych rzeczy, jak się pan niebawem przekona. Mój ojciec chorował długo i dla niego to właśnie uczyłam się medycyny. Dick, nie pytając o pozwolenie, odkorkował świeżą butelkę v W w kliko. Trzeba wypić za zdrowie naszej asystentki, doktorze, rzekł, bo i panu margrabina może się na coś przydać. Doktor Norski uśmiechnął się. Właśnie poszukuję asystenta przy moim laboratorium chemicznym, rzekł żartobliwie. Nauczę panią, jak zużyty tlen, zamieniony przez oddychanie na dwutlenek węgla, wydobywać z powrotem. Aby tego życiodajnego gazu nie zabrakło nam w podróży powrotnej. Co? Ma pan zamiar, doktorze, wracać już na Ziemię? Zaprotestowała Arabella. Och, niestety mamy dużo czasu, zanim będziemy mogli to uczynić. Pięćset dni ziemskich z okładem, rzucił Harting. Tyle bowiem musi czasu upłynąć, zanim Wenus i Ziemia znajdą się znów blisko siebie. Gdybyśmy teraz zapragnęli wracać do domu, że się tak wyrażę, musielibyśmy przelecieć już nie 40, ale z pięćdziesiąt milionów kilometrów. Jesteśmy zatem skazani na dwuletni bez mała pobyt na tym świecie, dokąd wybraliśmy się tak lekkomyślnie. Mamy huk pracy przed sobą zawołał Johnson. Całego naszego życia nie starczy, żeby choć pobieżnie poznać ten interesujący świat. Nie martwię się, że jesteśmy tu na dwa lata uwięzieni. Skoro wrócimy z tymi skarbami, jakie tutaj zdobędziemy, czeka nas sowita nagroda. Zostanę również jak pan sławną przyrodniczką. Wszystkich nas czeka ten zaszczyt, choćby z tego tytułu, że się tu pierwsi dostaliśmy rzucił wesoło Gwido. Moje przyjaciółki nie poznają mnie jak wrócę. Postarzejemy się o parę lat. Ta myśl zasępiła nieco piękną Arabelle. Ale trwało to krótko. Towarzystwo podniecone kawą, łokociami, szampanem wpadło w doskonały humor. Nawet milczący Dudz wyraził zdanie, że i on cieszy się, że może już nigdy nie wróci na znienawidzoną planetę, na której się niestety urodził. Wenus dlań była rajem, ponieważ nie ma na niej ludzi, do których z powodu ich okrucieństw i obłudy nabrał nieuleczalnego wstrętu. Zobaczycie! Mówił, że za lat kilkadziesiąt człowiek wytępi większość gatunków i zostanie sam jeden na globie ziemskim. Teraz zabrał się do wielorybów. Źle gospodaruje na ziemi. Natura pomści się na nim za to. Rozdział dziewiętnasty Czy to są ludzie? Arabella siedziała w swoim napowietrznym pałacu z margrabią Zajęta preparowaniem skórki jakiegoś dziwnego ptaszka, kiedy na pobliskiej gałęzi olbrzymiego drzewa rozległ się jakiś dziwny głos. Były to nieartykułowane dźwięki. Jakieś nawoływanie, czy zew niewidzialnego zwierzęcia, które nieśmiało zbliżało się do szałasu. Co to takiego? zawołała, chwytając za rękę męża. Margrabia w odpowiedzi sięgnął po swój sztucer. Ależ powstrzymaj się, kochany. Jeszcze nie wiadomo, co to takiego. Margrabie rozgarnął pręty, z których były splecione ściany szałasu i zatopił bystre spojrzenie w gąszczu. Małpy, zawyrokował, jest ich kilka. Mają widocznie ochotę złożyć nam wizytę, ale boją się. Ależ tutaj zwierzęta nie lękają się w ogóle ludzi, odparła zaciekawiona Arabella. Żaden ptak nie ucieka, kiedy się do niego zbliżamy. Podobnie inne stworzenia tutejsze. Stać człowieka nie znają. Jesteśmy jakby w raju. Z tymi słowami wyskoczyła na małą platformę, do której przymocowana była drabinka sznurowa i śledziła najbliższe konary drzewa podtrzymującego wiszący pałac. Masz rację, to jakieś małpy, ale dziwnie podobne do ludzi. Och, jedzą coś. Margrabia uspokojony wyszedł także na ganek. Na sąsiednim konarze siedziały dwie duże małpy. Przypominające wyglądem orangutany albo szympansy. Nie okazały one żadnej obawy na widok ludzi. Przeciwnie, uspokojone jakby zbliżały się do szałasu. Arabella cichym, melodyjnym głosem zachęcała je, żeby jeszcze bardziej się zbliżyły. Odniosło to pożądany skutek. Jeden z niespodziewanych gości zwinnie podskoczył i znalazł się na platformie tuż obok Arabelli. Niewątpliwie była to małpa ale całe jej zachowanie było raczej ludzkie, aniżeli zwierzęce. Twarz miała porośniętą gęstymi włosami, duże oczy spoglądały inteligentnie i badawczo. Twór ten miał wzrost człowieka i trzymał się prosto na tylnych nogach. Ręce jego były stosunkowo krótkie, w przeciwieństwie do małp człekokształtnych żyjących na ziemi. Małpa trzymała w prawicy jakiś duży owoc, który co chwila podnosiła do ust, żeby ugryźć zań kawałek. Twarz miała płaską, wargi mierne, z których świeciły dwa rzędy ostrych, ale nie nadaremnie wielkich zębów. Arabella delikatnym ruchem chwyciła za owoc podobny do dużej brzoskwini i sama podniosła go do ust. Małpa uśmiechnęła się przyjaźnie, wydając cichy, aprobujący dźwięk. Jakaś ty dobra, moja małpeczko! zawołała zachwycona Arabella. Nie bronisz mi skosztować tego przysmaku. A, jakie to smaczne, dodała. Dziwny smak, bardzo przyjemny. Coś jakby owoc drzewa melonowego. Dziękuję. Goście usiedli jeden obok drugiego na podłodze i przyglądali się z widocznym zaciekawieniem nieznanym istotom. Gwido oddalił się na chwilę i powrócił w towarzystwie przyrodnika. Mamy gości, zawołał. Przyjrzyj się im pan dobrze i powiedz, czy to nie są czasem tutajsi ludzie. Johnson obrzucił przybyszów krytycznym okiem. Podobnie do naszych małp człekokształtnych, ale to już nie czwororękie. Więc czymże są według pana? Czaszki mają podobne do naszych wargi nie tak grube jak u murzynów, ręce stosunkowo krótkie, sięgające zaledwie do kolan. Plecy nie tak szerokie jak u gorylów, szczęki silne, lecz niewystające, kończyny chwytne oraz, dodał z najwyższym zdziwieniem, mogą chodzić w postawie pionowej, tak jak my. Jeden z gości powstał, podszedł chwiejnym, ale stanowczym krokiem do Johnsona i dotknął delikatnie jego kurtki, jakby badając, czym okryta jest skóra nieznanej mu istoty. Badanie to trwało kilka minut. Na twarzy gościa malowało się zdziwienie. Jego towarzyszka podobne rozpoznanie uczyniła na jedwabnej sukni Arabelli. Potem subtelnym, ostrożnym ruchem pogładziła dłonią jej bujne blond włosy. Świecąca klamra diamentowa u paska widocznie uczyniła na niej wrażenie, gdyż kilkakrotnie dotykała jej koniuszkami palców. Margrabina odpięła pasek. I otoczyło nim prośniętą krótkim włosem kibic ciekawskiej, która wydała głośny okrzyk zachwytu. Poczekaj, ty dzika kobieto! zawołała śmiejąc się margrabina. Ustrojecie w modną sukienkę. Pójdziesz pochwalić się swoim przyjaciółkom. Z tymi słowy wciągnęła gościa do swego pokoiku i po chwili obie panie wyszły stamtąd. Małpem miała na sobie żółtawą, atłasową spódnicę na głowie modny kapelusik z piórkami, na szyi sznur bladych korali. W tym przebraniu, które sprawiało jej widoczną przyjemność, wyglądała jak jaka hotentotka albo córka brazylijskiego szczepu dzikich Indian. — Przedstawiam panom moją nową przyjaciółkę — zawołała Arabella, robiąc komiczny dyk. — Na tych widonie... Ubierz, przyzwoicie tego pana, który raczył nas odwiedzić tutaj ze swoją małżonką. Naturalnie, powinni wyjść stąd jak ludzie, odparł Margrabia. Niebawem gość miał na sobie jasną flanelową marynarkę i krótkie tenisowe spodenki. Gwido włożył mu do ręki rakietę i poklepał go przyjaźnie po łopatce. — No, jesteś prawdziwym dżentelmenem, rzekł. Możesz iść na kilka setów na najbliższy kort, o ile tu grywają w tenisa. Przybysze z początku nie wiedzieli, jak się poruszać w tym przebraniu, lecz szybko odzyskali pewność siebie. Ona przeglądała się zachwycona w toaletowym lustrze, odwracała je, jakby szukając istoty, którą w nim widzi. Trzeba ich oboje sfotografować, rzekł Johnson. Kto wie, czy jeszcze raz tu się zjawią. On nie ma obawy. Nic a nic się nas nie boją, Zaraz znać, że na tej planecie nie ma tego najgorszego drapieżnika, jakim według Dudca jest człowiek. Trzeba ich czymś przyjąć. Skoczyła do siebie i wróciła za chwilę, niosąc pudełko czekoladek. Proszę pani, najlepsza marka. Powinny pani smakować, rzekła częstując. Małpa pani zrozumiała tego zapraszającego gestu. Arabella wyjęła więc z bombonierki kilka cukierków, Sama jeden włożyła do ust, drugi wetknęła między wargi gościowi. Snać słodyczy mi się podobała, gdyż w kilka minut potem bombonierka była pusta. Oboje przebyli w gościnę, brali całymi garściami i żuli łakomie. Widzicie, warto nas częściej odwiedzać. Na przyszły raz dostaniecie po tabliczce czekolady, a gwido twego męża, szanowna dama, uraczy jakim mocnym likierem. To mu dodał humoru. Johnson śledził z najwyższą uwagą każdy ruch przybyszów. Były one jak na małpy, nacechowane pewną inteligencją i celowością. Pani czuła się nieco skrępowana sukienką i kapeluszem, lecz na jej sympatycznym obliczu malowało się zadowolenie. — To już nie małpy — zawyrokował wreszcie przyrodnik. — To istoty znacznie wyższe zarówno cieleśnie, jak i duchowo. — A więc ludzie tutajsi? zapytała Arabella. Albo ja wiem, bawimy tutaj tak krótko, że nie możemy tego twierdzić. Może spotkamy jeszcze istoty doskonalsze. W każdym razie jest to bardzo już obrobione ręką przyrodni materiał na ludzi. Niektóre plemiona na naszym globie stoją na niższym poziomie aniżeli nasi goście. Gdyby używali mowy wyrazowej, rozwinęliby się szybko pod względem umysłowym. Jęcz wydają jakieś tylko dźwięki, w których trudno odróżnić słowa. Są jednak stanowczo mądrzejsze od szympansów i orangutanów. Nie mają ogona, umieją chodzić na tylnych nogach, wyprostowani jak my. A więc mamy do czynienia z kandydatami na ludzi, rzekł wesoło Gwido. Mnie interesują, gdzie rosną te smaczne, aromatyczne owoce, które przed chwilą oboje spożywali. Są wyśmienite, lepsze niż nasze brzoskwinie, a nawet ananasy zapewniła Arabella. Pokazywała na ogryzek mlaskając językiem i udając, że go podnosi do ust. Małpy zrozumiały widocznie tę mimikę. On wyskoczył jednym z ósem na pobliską gałąź i zniknął w gąszczu. Po kilku minutach wrócił trzymając parę owoców w ręku, którą zapraszająco wyciągnął ku arabelni. Patrzcie, zrozumiało, co idzie, no ale spryciaż, z pana, dodał biorąc ofiarowany owoc. Muszą rosnąć gdzieś w pobliżu. Trzeba znaleźć to drzewo. Wizyta trwała dobre pół godziny, po czym goście, porozumiewawszy się krótkimi dźwiękami, zniknęli w konarach drzewa, unosząc swoje stroje. — Wyobrażam sobie, jaką sensację zrobią między swymi — zawołał Gwido. Tymczasem Johnson badał uważnie ogryzki smacznych owoców. — Dziwi mnie, że takie płody rosną tutaj dziko, wyglądają bowiem jak wynik celowej kultury ogrodniczej. Na naszej starej ziemi dopiero po latach zdołano z dziczek wyhodować coś słodkiego i smacznego. Niech pan weźmie pod uwagę, że na Wenerze panują znacznie przychylniejsze warunki dla roślinności, aniżeli u nas, rzekł margrabia. No, zapewne. Słońca kryjącego się ciągle za chmurkami, cokolwiek za mało. Atmosfera tutejsza, jak zdołano u nas stwierdzić, Odbija aż 75% padających na planetę promieni świetlnych i cieplnych. Ale biorąc pod uwagę, że Wenus otrzymuje ich czterokrotnie więcej aniżeli Ziemia, to można powiedzieć śmiało, że ta czwarta część wystarcza aż nadto tutejszej florze, a jednak musimy poszukać tych drzew rodzących te smakołyki, zadecydowała Arabella. Zaraz jutro rozpoczniemy poszukiwania, kochanie, odparł Gwidon. Czy weźmiesz mnie ze sobą? — Niezbyt chętnie, co prawda, droga Arabello. Przekonaliśmy się bowiem, że te kraje roją się od różnych srogich bestii. Nie mogę zapomnieć napaści zębatych kangurów na tego olbrzyma w lesie, kiedyśmy szukali paliwa na ognisko. Szkoda, że nie nauczyli się tutejsi drapieżcy obawiać się człowieka. Uważają nas widocznie za taką samą, a może łatwiejszą zdobycz, aniżeli jelenie. Niepodobno samotnie zapuszczać się nieco dalej od naszego wiszącego pałacu. Najmilej we trójkę i w dodatku z dobrą bronią. O, jeżeli o to idzie, to i ja wezmę sztucer. Wiesz przecież, że umiem dobrze strzelać. W Miami na Florydzie otrzymałem w zeszłym sezonie sportowym nagrodę w Tio Pigeon. Wiem, kochanie, że nie brak ci odwagi. Zapytam jednak inżyniera Chopsa. No, kto zbyteczne zawołał Johnson. Pójdziemy we czwórkę. Ja, państwo i Dick, który wspaniale umie obchodzić się z bronią, i ma nawet granaty ręczne. Marabella cieszyła się jak dziecko z projektowanej wycieczki. Ciągłe przebywanie w wiszącym pałacu zaczynało ją nudzić. Pragnęła ruchu, chciała poznać nieco bliżej ten interesujący świat, jaki ją otaczał. Zrobiono więc niezbędne przygotowania. Dick zabrał zapas konserw, obiecując dostarczyć zwierzyny dla urozmaicania menu. Na zajutrz, kiedy właśnie mała wyprawa zabierała się w drogę, ludomałpy zjawiły się ponownie w większej liczbie. Ona nosiła jeszcze na sobie łachmany, w które zamieniła się już wczorajsza jedwabna sukienka. Kapelusik zniknął bez śladu. On nosił jeszcze spodenki, ale kurtkę podarł o ostre gałęzie, przez które się zapewne przedzierał. Prócz tej małżeńskiej pary były między gośćmi inne damy, dźwigające na plecach niedołężne jeszcze dzieciaki. Narabella przyjęła ich, jak wczoraj gościnnie. Ależ musiałaby pani tam u nas dużo wydać na modystki, kiedy tak krótko nosi pani nowe sukienki. Nie dam pani więcej, bo widzę, że niebawem sama nie miałabym co na siebie włożyć. Skończyło się więc na kilku metrach kolorowych wstążek i papierowych kapeluszach dla panów. Johnson w milczeniu śledził zachowanie się gości, starając się zrozumieć znaczenie wydawanych przez nich dźwięków. Widocznie wystarczały one małpoludom do porozumiewania się między sobą. Po godzinie, nadany przez najstarszego samca znak, cała ta czarada usunęła się, jakby pojmowała, że i gospodarze spieszą się na wycieczkę. Arabella rozdała między nich po kawałku cukru i rozstano się w jak najlepszej zgodzie. Johnson zabrał kilka owoców ofiarowanych sobie przez gości i spuszczono się na ziemię. Rozdział 20. Zagadka trudna do rozwiązania. Nasza czwórka posuwała się ostrożnie w gąszczu leśnym, wypatrując kandydatów na ludzi. Jak nazywał Johnson niedawnych gości w pałacu wiszącym. Niepodobna było iść ich śladami gdyż odbywały swoją drogę między gałęziami, a starano się dostrzec ich w bujanym chaosie drzew. Arabella zachwycała się wonnymi kwiatami, które opadały z gałęzi i słały się jej jak jakiej bogince pod stopy, Jakież bogactwo form i barw. Niektóre rozsiewały odurzające wonie, jakby storczyków brazylijskich, inne przypominały wielkie motyle, siadające na ich misternie rzeźbionych kielichach. Margrabina podnosiła co piękniejsze, i wkładała wraz z usteczkami do zeszytu z grubej bibuły, zastępującego na razie zielnik. Johnson ze swej strony przyglądał się wspaniałym okazom flory dalekiego świata. Wszystko to było dla niej nieznane i budziło jego ciekawość przyrodnika. Jakżeby mi zazdrościli moi koledzy, gdyby wiedzieli, jak szerokie pole do badań znalazłem tutaj, mówił. Starczyłoby pracy dla tysięcy botaników i zoologów. Musimy łapać co się da, bo nie wiemy, jak długo będzie nam dane bawić w tym raju. Harding mówi, że nie będziemy mogli wrócić prędzej aniżeli za dwa lata. Mamy więc dość czasu na nasze badania. Nasze wymówiła z dumnym akcentem, wywołując uśmiech na ustach Johnsona. — Sporządzimy sobie wspaniały zielnik, który tam na ziemi wzbudzi sensację — dodał przyrodnik. — Spełnia pani wielce użyteczną dla nauki pracę, zbierając te kwiatki. Trzeba tylko dobierać odpowiednie liście i dawać krótkie napisy. Obiecuję pani w nagrodę za trudy ochrzcić nazwą Rabella najpiękniejszy kwiat, jaki pani tu znajdzie. — Ja dam nazwisko pana najładniejszemu motylowi — przekomarzała się Margrabina — — Przerwał Dick idący o kilkanaście kroków przodem. — Zdaje mi się, że słyszę ich mowę. Zatrzymano się i zapuszczono wzrok między gałęzie pobliskich drzew. Gwidon miał oczy Rysia. Dostrzegł coś przypominające pierwotny szałas na jednym z konarów. Obok siedziała para gości. — No, przychodzimy was rewizytować — zawołał Margrabia. — Ale zapomnieliście dobudować schodki — a choćby drabinki do waszych domów. Czy na tym drzewie rosną owe smaczne owoce, którymi nas częstowali nasi goście? zagadnęła Arabella. Nie widzę nic podobnego. Zdaje mi się, że małpy przyniosły je z daleka. Jaka szkoda, że nie mogą nas tam zaprowadzić, rzekł Dick. Według mnie rosną one na niskich krzakach, jak nasze brzoskwinie. Dick ma słuszność. Trzeba opuścić las i iść jego skrajem. Tak też uczyniono. Małpy nie schodziły ze swych szałasów, więc nie było co tu robić. Niebawem las zrzedniął i nasza czwórka znalazła się na obszernej polanie porosłej bujnymi ziołami i trawą. Trzeba by całymi dniami śledzić gości, żeby się dowiedzieć, skąd przynoszą te owoce, na które mamy taki apetyt odrzekł Johnson. Ale przebywanie w tym lesie pełnym niebezpiecznych bestii nie nęci nikogo z nas. Cudem jakimś, nie natknęliśmy się jeszcze na jedną z nich. Miejcie broń w pogotowiu. To się rozumie, mruknął Gwido, biorąc swój sztucer pod pachę. W pół sekundy po zjawieniu się wroga mogę mu posłać eksplodującą kulę. I ja, dodał Dick. Nie damy się tak łatwo. Johnson uśmiechnął się. Wiedział, że jego towarzysze nie zawiodą w chwili niebezpieczeństwa. Teraz idąc na przedzie, przypatrywał się ziołom rosnącym na polanie. Nagle podskoczył, jakby podrzucony sprężyną. Nachylił się i zerwał jakąś łodygę, którą potrząsał z dzikim triumfem nad głową. Czy Czym oszalał, czy mnie wzroku mamił? krzyczał, podsuwając Arabelli swoją zdobycz. Niech mi pani sama powie, co trzymam w ręku. Margrabina zaśmiała się. Należy nic nadzwyczajnego. Toć to najpospolitsza kukurydza, szanowny doktorze. Czyżbyś nie poznał pan naszej dobrej znajomej? Johnson odetchnął z ulgą. Dziękuję pani, rzekł. Zdawało mi się, że oszalał. Dlaczegoż miałby pan oszaleć na widok zwyczajnej kukurydzy? Właśnie dlatego, że jest to, jak pani rzekła, zwyczajna kukurydza. Skąd się ona wzięła tutaj na wenerze? odległej o pięćdziesiąt milionów mil od ziemi. Moc tak wyrosła sobie, jak wiele innych, jeszcze dziwniejszych roślin, które tutaj oglądamy. Marzyzny grunt, wodę, dość światła, więc... Mój Boże! Nie zdaję sobie pani sprawy z niesłychanej doniosłości mojego odkrycia. Narzekał z żałosną miną przyrodnik. Nie spotkałem dotąd ani jednego gatunku ziemskiego na tym świecie. Wszystko tu jest dla mnie zupełnie nieznane. Roślinność na Wenerze jest bujna i niesłychanie posunięta w skali rozwoju. Są tu drzewa liściaste, są palmy, mnóstwo pięknych gatunków, no ale żaden z nich nie da się zidentyfikować z jakimś gatunkiem na Ziemi. A tu nagle natknąłem się na kukurydzę, roślinę amerykańską, którą kultywowali już Aztekowi od dawna, która jest wynikiem długiej hodowli i umiejętnego dobioru nasion. Na tej dalekiej planecie której powierzchni po raz pierwszy od początku świata dotyka noga ludzka, spotykamy kukurydzę. Czy to nie wydaje się państwu dziwne? Gwido wzruszył ramionami. Mnie nie, rzekł. Cóż w tym dziwnego, że na innej planecie, gdzie panują warunki sprzyjające roślinności, natura powołała do bytu gatunek taki sam, jaki podobało się jej stworzyć na Ziemi. Może znajdziemy inne gatunki bardzo pokrewne naszym ziemskim, skoro dłużej tu zabawimy. Johnson rozwarł bezradnie ramiona, jakby ublewając nad ignorancją margrabiego. Ależ kochany margrabio, raczy zrozumieć, że ta kukurydza jest wynikiem hodowli, a nie dziczką! zawołał. Co do mnie, nie wątpię ani na chwilę, że musiała ona dostać się tutaj z naszej ziemi. W jaki sposób jest to dla mnie zagadką, której w żaden sposób nie potrafię rozwiązać? Wiele jeszcze dziwniejszych faktów odkryjemy tutaj. Rzekła Arabella. Widziałam na przykład pewnej nocy na pobliskiej gałęzi dotykającej naszego szałasu węża, mającego nad oczami i wzdłuż całego ciała jakby dwa rzędy jasnych latarek. Bałam się go, bo myślałam, że jadowity. Spłoszyłam go uderzeniem gałęzi i uciekł. Był cudownie piękny. I jeszcze jedno dziwo. Latał nad moją głową smok. Tak, niech się pan nie śmieje. Duży jak moje ramię. Prawdziwy smok ze skrzydłami nietoperza z wydłużonym pyskiem, z którego wysuwał rozdwojony język. Na grzbiecie miał szereg kolców, skórę pokrytą łuskami. Słowem, bajeczny smok, którego opisywali ludziska nieraz. Na ziemi nikt go nie widział, ale tutaj okazało się, że smoki latające naprawdę nie istnieją. Miał on na głowie dwa świecące punkty. Szkoda, że go pani nie złapała albo nie zastrzeliła dla dobrej nauki, zawołał Johnson. Ale zaręczam pani, że smok nie wywarłby na mnie takiego wrażenia jak ta kolba dojrzewającej kukurydzy. Przesadza pan, szanowny doktorze. Przyrodnik z pobłażliwym uśmiechem schował do torby myśliwskiej swoją zdobycz i w milczeniu poszedł naprzód. Z grupy gęstych krzaków zerwało się kilka ptaków. Gwido strzelił tak celnie, że kula sztucerowa ściągnęła na ziemię jednego z nich. Ptak był wielkości naszego barżanta, ale jak już przedtem zauważono, miał nieproporcjonalnie małe skrzydła. Johnson objaśniał tę uderzającą anomalię gęstości atmosfery na Wenerze. Przewyższała ona o pół razy gęstość ziemskiej. Jakże łatwo tu się lata! zawołała Arabella. I co ciekawsze, latają nawet żaby. Sama widziałam taką jedną, jak królik. Miała między palcami u nóg błony, która zastępowała jej skrzydła. Podobne twory istnieją i na naszej Ziemi, zauważył Johnson. Życie w podobnych warunkach fizycznych przybiera podobne formy. Materia, z jakiej składają się wszystkie ciała niebieskie, nawet najodleglejsze od Słońca, jest taka sama, z jakiej składa się nasze Słońce i krążące dookoła niego planety. Nie spodziewałem się, że na tym dalekim świecie znajdziemy organizmy tak dalece podobne do ziemskich, ale to zrozumiałe. Noga jest najlepszym narzędziem do przenoszenia się z miejsca na miejsce po bezdrożach. Tam, gdzie jest światło, muszą się wykształcić oczy. Tam, gdzie jest tlen w powietrzu, musi natura obdarzyć stwory płucami. Tak, Wenus jest zdumiewająco podobna do naszej Ziemi. Więc i kukurydza tutejsza może być taka, jak u nas wtrąciła Arabella. Przepraszam, ale no, nie będziemy się sprzeczać o taką bagatelkę, zawołała pani. Pokaż no gwidonie tego ptaka. Jak myślisz, będzie również smaczny jak nasz barzant? To się zobaczy, ale jeden to za mało na nasze apetyty. Jeżeli pragniesz grubszej zwierzyny, to ją masz, zawołała Arabella, wskazując na zbocze porosłe gęstą trawą. Słonie, jak Boga kocham, słonie, krzyknął Dick. Ale też trochę większe niż nasze dodał Gwido, odejmując od oczu lornetkę pryzmatyczną. Dwa razy większe od azjatyckich? Jakie dziwne mają kłyte olbrzymy? Podwójne! Jedna para jest skierowana na dół, druga zakrzywiona ku górze. Niedawno przeglądałem mój atlas paleontologiczny, gdzie odtworzono na podstawie znalezionych szkieletów dawno wygasłe na ziemi gatunki rzekł Johnson. Otóż te słonie przypominają ziemskie mastodonty z epoki trzeciorzędowej. Nasza czwórka przypatrywała się z najwyższym zainteresowaniem stadu liczącemu kilkadziesiąt sztuk. Olbrzymy pasły się spokojnie na bujnej trawie, nie zwracając najmniejszej uwagi na grupkę nieznanych sobie drobnych istot. A jednak gdyby wiedziały z kim mają do czynienia. Johnson przypomniał sobie jeden wielomówiący rysunek. W dżungli idzie mały człowieczek w okularach z książką pod pachą. Ale ta maleńka postać sieje trwogę między mieszkańcami dżungli. Uciekają nawet pantery i tygrysy. Pod rysunkiem podpis Człowiek idzie. Tak pomyślał sobie nasz przyrodnik Tutaj jeszcze nie wiedzą, kim jesteśmy. Inaczej wszystko, co żyje nawet to olbrzymie słonie, pieszchałyby w popłochu. To chyba najlepszy dowód, że na Wenerze prócz tych małpoludów nie istnieją rozumne istoty. No ale znów ta kukurydza. Nasz uczony sięgnął do torby, wyjął kolbę i znowu się jej bacznie przyjrzał. Te ogędziny znowu dały mu dużo do myślenia. No, — A jednak — mówił do siebie — ta niepozorna roślina mówi co innego. Gwido chciał dać ognia do jednego z olbrzymów, lecz Johnson powstrzymał go. — Nie będziemy krwawymi zabójcami w tym młodym świecie — rzekł. — I tak na nic by się nam taki okaz nie przydał, bo nawet szkieletów ważących po paręset kilo nie moglibyśmy zabrać w powrotną drogę na naszą rakietę. Pani Arabello, proszę sfotografować te zwierzęta. Są wspaniałe, nie razę ich zaczepiać. Mogą rzucić się na nas jak żywa lawina — i zdeptać na miazgę. Margrabia był posłuszny. Posuwano się samym skrajem lasu, ciągle wypatrując drzew rodzących o smaczne owoce, lecz daremnie. Johnsonowi udało się znaleźć jeszcze dwie kolby kukurydzowe. Przypuszczać zaczynał, że ta polana międzygórska służyła kiedyś jako pole, na którym sadzono tę pożyteczną roślinę. Dzień był dziwnie pogodny, obłoki niebawem niemal zupełnie znikły. I na krótką chwilę ukazało się ciemne indygowe niebo. Zdarzyło się to po raz pierwszy od chwili wylądowania na Wenerze. Odsłoniło się przed oazami naszej grupki olbrzymie pasmo górskie, którego śnieżne szczyty wznosiły się do niebotycznej wysokości. Johnson starał się zmierzyć okiem ich wysokość, ale daremnie. Szczyty wznoszące się na dziesiątki kilometrów nad poziomem doliny tonęły w sinej mgle oddalenia. Co za kolosy! zawołał zachwycony margrabia. Nasze Himalaje wyglądają przy nich jak pagórki. Spływają z ich stoków lodowce wprost bajecznej szerokości. Musimy koniecznie urządzić wyprawę wysokogórską. Umiem dobrze się wspinać, a pan Pójdziemy razem odparł zachwycony tym imponującym widokiem przyrodnik. Rozdział pierwszy Niebezpieczna wyprawa. Nasza czwórka powróciła szczęśliwie do wiszącego pałacu, gdzie Dick zajął się niezwłocznie upieczeniem przyniesionego ptaka na obiad dla zgłodniałej Arabelli. Ten barzant, jak nazwano zdobycz, okazał się jeszcze smaczniejszy aniżeli ziemskie jego krewniaki. Ale nie to zajmowało uczonych z załogi rakiety międzyplanetarnej. Debatowano nad projektem, jaki nagle wyłonił się w mózgu Hartinga. Dzięki krótkiemu przejaśnieniu się w gęstej atmosferze ujrzano słońce. Witok życiodajnej gwiazdy rzadko tutaj cieszył oczy mieszkańców pięknej planety. W jego promieniach ukazały się niebotyczne góry. Musimy urządzić wielką i bardzo męczącą wyprawę na te szczyty, mówił nasz astronom. Oceniajmy ich wysokość na 40 co najmniej kilometrów. Czy nie przesadzasz, kolego? Zawołał Johnson. Byłby to istny fenomen natury. Już od dawna zaobserwowano na Wenerze trzy punkty nieruchome w północnych okolicach tej planety, bronił swego zdania astronom. Nie mogły one być czym innym, jak szczytami niezmiernie wyniosłych gór, sięgającymi poza granice tutejszej atmosfery. Oceniano w przybliżeniu ich wysokość na osiem mil geograficznych. Byłyby one osiem razy wyższe od góry Everest w Himalajach, zauważył Johnson. Nie wykluczam możliwości, że znajdują się jeszcze wyższe. Otóż, szanowni koledzy, muszę dostać się na jeden ze szczytów, które na krótką chwilę ukazały się nam dzisiaj. A to po co? zagadnął Gwidon. Przecież nie znamy jeszcze długości dnia tutajszego, czyli czasu obrotu Wenery dokoła jej osi. To sprawa dla mnie przynajmniej bardzo ważna. Daje się przeto na te góry z instrumentami. Kto mi będzie towarzyszył, panowie? Zaległo głuche milczenie. Jestem niezłym alpinistą, odezwał się wreszcie Gwidon. Ale piąć się na górę wysoką na pięćdziesiąt kilometrów to nie fraszka. W każdym razie może pan na mnie liczyć. Proszę tylko wziąć zapas tlenu, bo moglibyśmy się udusić na takich zawrotnych wysokościach. Doktorze! Zwrócił się Harting do chemika. Czy możesz nam przygotować po baloniku z tym nieodzownym do oddychania gazem? Zdaje mi się, że będę w stanie to dla was zrobić. Mam oksylit, który w zetknięciu z wodą wydziera tlen. Doskonale. Trzeba mi tylko ze trzech towarzyszy, którzy by mi pomogli nieść moje instrumenty, głównie Teodolit. Jestem gotów! zawołał Hobbs. Wprawdzie nasza rakieta mogłaby nas wynieść ponad do weszczyty, ale nie ryzykuje startu. Gdybyśmy uszkodzili nasz statek niebieski, odcięlibyśmy sobie powrót na Ziemię. Ten argument był decydujący. Harting namówił jeszcze Johnsona i dwóch mechaników do kompanii i niezwłocznie rozpoczęto przygotowania do tej ryzykownej wyprawy. Po namyśle przyłączył się do niej pułkownik Krups. Muszę z tych gór rozejrzeć się po lądach, rzekł. I zbadać, czy nadadzą się do moich celów. Marabella, dowiedziawszy się, że jej można wziąć udział w tej tajemniczej wyprawie, udała się do Hartinga z protestem. Astronom był właśnie zajęty przygotowywaniem swoich instrumentów, kiedy zasłona od jego kabinki między konalami wielkiego drzewa podniosła się i odezwał się dźwięczny okrzyk: „Hallo”. Astronom był zdziwiony tą niespodziewaną wizytą. Jakże mi przyjemnie widzieć panią margrabinę w moim gniazdku? zawołał. Czym zasłużyłem sobie na to wyróżnienie? Zasłużył pan, ale chyba na ostrą naganę. Chce pan wziąć na tę karkołomną wspinaczkę na niebotyczne góry mojego gwidona? Zgłosił się na ochotnika. Bo on pasjami lubi sport alpejski, ale ja. Niepotrzebnie lęka się pani o niego. Odparł z uśmiechem uczony, zazdroszcząc w duchu Gwidonowi. Arabella była w tej chwili piękniejsza niż zazwyczaj. Na jej twarzy o regularnych, niemal klasycznych rysach wykwituł rumieniec. Odgarnęła sobie właściwym ruchem dłoni złociste kędziory spływające na marmurowe czoło i stała tak pełna wyrzutu. Jej ukochany Gwidon znowu się naraża na niebezpieczeństwo. Taki on jest. Niczego się nie ulęknie. Ale ona jego żona... Harting posadził piękną panią na splecionej z gałęzi ławeczce. — Niech pani nie przesadza — rzekł łagodnie. — Nie mamy zamiaru wedrzeć się na wierzchołek tej góry, kilkakrotnie wyższej od szczytów himalajskich, proszę mi wierzyć. Byłoby to zresztą dla nas niemożliwe, ale muszę wdrapać się na jakie dziesięć kilometrów, żeby znaleźć się ponad obłokami, które w tutejszej, dwakroć gęściejszej niż nasza atmosferze stale zasłaniają nam słońce. Po cóż panu potrzebne to słońce? Muszę zrobić ważne pomiary astronomiczne. Sądzę, że skoro tylko wydostaniemy się w słoneczne strefy, osiągniemy cel. Nie myślę, jak zapaleni alpinyści zdobywać tutejszych szczytów. Zresztą wejść na górę mierzącą 50 km wysokości, nawet w tej krainie, otrzymując cztery razy więcej ciepła niż Ziemia. to Tomżonka. Niech pan pamięta, co mi pan przyrzekł. Rzekła Arabella, żegnając uczonego. Przygotowania do projektowanej wyprawy nastręczały wielkie trudności. Należało przygotować z prezentu plecaki, porobić zaostrzone na końcu kije, podkuć gwoździami obuwie, ukuć czekany, gdyż spodziewano się natrafić w drodze na wielkie lodowce, przygotować zapasy tlenu w małych zbiornikach metalowych, nie zapomnieć o linach. Słowem stworzyć tak jakby z niczego cały ekwipunek, używany zazwyczaj przez alpinistów w ich wysokogórskich wyprawach. Rabella gorliwie pomagała w tej pracy, dzięki czemu po trzech dniach zastęp złożony z sześciu osób o samym świcie wyruszył w drogę. Musiano zabrać ze sobą broń palną, gdyż, jak wskazało doświadczenie, w każdej chwili można było spotkać się z jakimś niebezpiecznym zwierzęm. I ten dodatek bardzo obciążył naszych alpinistów. Pierwszy etap tej ciężkiej drogi nie wymagał zbyt wielkiego wysiłku. Posuwano się kamienistymi zboczami i dopiero przy schyłku dnia dotarto do podnóża góry, stanowiącej właściwy cel wycieczki. Niebawem znaleziono się w gęstej chmurze, która zasłoniła kompletnie widok na okolice. Chcąc, nie chcąc, Rozłożono się biwakiem na noc w jakiejś pieczarze u zbocza góry, ciągnącej się dość daleko w głąb. Ponieważ Wenera nie posiada tak jak Ziemia i Mars księżyca, przeto po zachodzie Słońca nastały nieprzeniknione ciemności, których nie łagodziło nawet gwiaździste niebo z powodu gęstej warstwy chmur. Przyroda Dalekiego Świata starała się naprawić poniekąd ten błąd kosmologiczny. Gdyż jak się już przekonano, niemal wszystkie tamtejsze twory, żyjące się przez nią niezaopatrzone w świecące latarnie, umieszczone przeważnie nad oczami, które także płoną jak dwie wielkie gwiazdy, u płazów i gadów tamtejszych tworzą one jakby cały sznurek jasnych punktów wzdłuż ciała, tak jak u ryb głębinowych na kuli ziemskiej. Badacze, którzy opuszczali się w stalowych kutiach na tysiąc więcej metrów w otchłań morską gdzie od początku świata panuje nieprzenikniony mrok, stwierdzili, że wszystkie niemal twory rozporządzają tam swoim własnym światłem. Drobne rączki dotykające szyby aparatu wyrzucały ze swego ciała chmurkę niebieskowo-zielonego światła, jak gdyby pragnąc rozpoznać przeszkodę, na którą się niespodziewanie natknęły. Ryby są tam podobne do maleńkich okrętów o dwóch rzędach okien, z których padają promienie elektrycznego światła. Analogiczne zjawiska zaobserwowano na wenerze podczas tamtejszych ciemnych nocy. W powietrzu roiło się od owadów rozmaitego gatunku, przypominających nasze świetliki podzwrotnikowe. I rzecz szczególna, nawet jaszczurki i ssaki tamtejsze miały do rozporządzenia naturalne latarnie, bez których nic tam się nie mogło poruszać nocą. Rozpalono sute ognisko u wejścia do pieczary, ażeby mieć ochronę od obfitej rosy, która tu była pospolitym zjawiskiem, podobnie jak burze, które wybuchały niemal codziennie z niesłychaną gwałtownością. Wówczas niebo stawało jakby w ogniu, a olbrzymie błyskawice rozdzierały chmury z przerażającym rykiem. Lecz potoki lające się z chmur nie zdołały zagasić chronionego przez strop pieczary ogniska. Znużeni wędrowcy urządzali sobie na piasku leżącym grubą warstwę na dnie jaskini, wygodne legowiska. Owinęli się w koce i niebawem zaczęła ich ogarniać lekka drzemka. Lecz nie było im sądzenie spędzić spokojnie długą noc. Z wnętrza pieczary zaczęły dochodzić ich uszu ciężkie oddechy i głuche pomruki, wydobywające się z jakichś potężnych płuc. Dick, czujny jak zawsze, Pierwszy zerwał się na równe nogi, i chwyciwszy sztucer, zapuścił wzrok w ciemne wnętrze pieczary. Zdawało mu się, że dostrzega kilka świecących punktów, które mogły być niczym innym jak ślepiami bestii, które, widząc ognisko tamujące im wejście do ich siedziby, okazywały w ten sposób niezadowolenie. Dick dotknął ramienia śpiącego smacznie Norskiego: Niech pan weźmie swoją broń! — Szepnął. — Zdaje mi się, żeśmy akurat wleźli w paszczę tygrysom czy jakimś innym bestiom, prowadzącym tak jak nasze drapieżniki nocny tryb życia. — Nie wiem doprawdy, co poczuć. Byłoby najzroztropniej z naszej strony nie włazić tym bestiom w drogę, zgasić ognisko i wynieść się pod gołe niebo, z którego leje niestety jak stebra. — Czyli pan to zauważył, że tutejsze bestie nie boją się ani ognia, ani człowieka? Zrobiłem to samo niepostrzeżenie, co i ty, mój Diku, Chyba dlatego, że nie ma tutaj ludzi, żeby rozpalili ogień i byli niebezpieczni dla zwierząt. Chyba, że tak, potwierdził Dick. Ciekawy jestem, jak się zachowują potwory zamieszkujące te pieczary, do której tak nieroztropnie wleźliśmy w poszukiwaniu wygodnego biwaku. Czy wyjdą na zewnątrz poprzez stos płynącego chrustu, czy też roztropnie zaniechają swej zwykłej wycieczki łowieckiej? Roztropność nakazuje mieć się na ostrożności. Rozbudzono więc wszystkich. Jeden tylko pułkownik leżał rozciągnięty na kocu, lekceważąc, jak przystało na wojskowego niebezpieczeństwo. Jednakże sapania i pomruki nie ustawały. Przeciwnie, były coraz to głośniejsze i bardziej natarczywe. Rozgniewani na intruzów mieszkańcy pieczary znajdowali się tuż, tuż. Można było oczekiwać, że lada moment lawino żywego cielska runie w otwór prowadzący na zewnątrz. Dick wystrzelił. Echo rozniosło się w głąb pieczary i odbite wielokrotnie od jej zakamarków przez parę sekund rozbrzmiewało głucho. Dowodziło to, że pieczara była bardzo głęboka i rozgałęziona. Prawdopodobnie też była siedzibą wielu tajemniczych potworów, które teraz usiłowały wydostać się na wolne powietrze. Wstawać! — krzyknął Dick rozkazująco. — Pułkowniku, stać pod samą ścianą u wylotu jaskini, jeżeli nie chcesz być stratowany na miazgę przez jakiegoś nosorożca albo mastodonta. Krups, choć niechętnie, usłuchał dobrej rady i uczynił to w samą porę, po chwili bowiem kilka wielkich przedmiotów kilkoma skokami przesadziło ognisko. W jego świetle można było z gruba rozpoznać kształty uciekających bestii. To potężne niedźwiedzie, zawołał Johnson. A mnie się zdaje, że to były jakieś potężne lwy, rzucił Dick. W blasku ogniska widziałem wyszczerzone olbrzymie kły. Zdaje mi się, że to te same bestie, które niedawno napadły na stadio leni, czy też Renów. Czy pamiętasz, doktorze, że jeden z nich już się gotował skoczyć na pana, kiedy mu wsadził w ucho moją eksplodującą kulę. Nigdy nie zapomnę, żeś mi wtedy ocalił życie, kochany Diku. Odparł Norski. A tośmy ładnie wpadli, mówił dalej Dick. I rzeczywiście bestie nie przerękły się ogniska, które powstrzymałoby każdego tygrysa w naszych dżunglach. Ale już moja w tym rzecz, żeby nauczyć je ja respektu przed dwunożną istotą, dodał, potrząsając swoim cennym sztucerem. Poprawiono rozrzucone nieco ognisko i nadsłuchiwano, co dalej nastąpi. Okazało się niebawem, że pieczara była dość licznie zamieszkana, bo po kilku minutach znowu jakaś bestia runęła w otwór z taką szybkością, że nawet nie można było rozpoznać jej kształtów. To musiał być chyba jakiś nosorożec, bo aż ziemia zadrżała pod jego ciężarem zawyrokował Johnson. Jeżeli nie chcemy być stratowani, to wynośmy się stąd prędzej. Na burzę i ulewę! jęknął pułkownik. Nie było jednak innej rady. Dorzucono świeżego chrustu na ognisko i już zabierano się do opuszczenia jaskini, kiedy Dikowi przyszła dobra myśl do głowy. — Odprzenieśmy się raczej w głąb tej pieczary, razem z naszym ogniskiem, które zagradza bestiom przejście. Znajdziemy jakiś przytulny kącik i spędzimy w nim noc bezpiecznie. — To znaczy mamy wleźć tygrysowi dobrowolnie w paszczę — zawołał Krups. Mamy przecież skuteczną broń, pułkowniku. Pozwól, że pójdę na zwiady. I odważny Dick z latarką elektryczną w jednej ręce, a z granatem w drugiej znikł w czeluściach pieczary. Niebawem rozległ się jego triumfujący okrzyk. Znalazł na prawo od wejścia głęboką wnękę wielkości sporej izby. Była ona, jak się przekonał, zupełnie pusta. Przeniesiono się do niej natychmiast wraz z ogniskiem. Wyjście z groty pozostało wolne dla jej mieszkańców. To jakiś czas jeden z nich opuszcza swe nocne pielesze. gnany rządzą zdobycia jakiejś ofiary zdolnej zaspokoić dojmujący głód. U progu nowej siedziby stanął Dick, jeden z mechaników, jak się zdawało, narzeczony pokojówki w Fanny. Pod tą strażą pozostali członkowie wyprawy wysokogórskiej pogrążyli się niebawem w głębokim śnie, z którego obudzono ich dopiero wtedy, kiedy mieszkańcy pieczary, nocni upieszczy, zwrócili na swe legowiska. W tym otoczeniu tajemniczym i niebezpiecznym nie zamierzono dłużej przebywać. Nocna burza ustała, lecz niebo pokryte ciemnymi chmurami nie pozwalało spodziewać się ładnej pogody. Po śniadaniu złożonym z konserw i biszkoptów ruszono w dalszą drogę prowadzącą coraz to wyżej i wyżej. Koło południa znaleziono się na obszernym, naturalnym tarasie porosłym niskimi drzewami, na których wisiało mnóstwo owoców znanych już dobrze naszym przybyszom. Były to te same duże jakby brzoskwinie, przenoszone do wiszącego pałacu przez małpolody. Na pierwszy rzut oka uderzała regularność odstępów pomiędzy pojedynczymi drzewami. No, ależ to prawdziwa plantacja! zawołał Johnson. Czyżby ją zasadzili nasi goście? Bardzo w to wątpię. Hodowlę potrafi prowadzić jedynie rozumny człowiek, Homo sapiens. Więc tu muszą znajdować się ludzie zawołał Norski. — Sądzę, że i kukurydza, którą znalazłem niedawno, jest sadzona tą samą ręką, co i te drzewa. — W takim razie — wtrącił Dick. — lada chwila możemy się z nimi spotkać. Bardzo jestem ciekawy, czy są do nas podobni. — To jest właśnie kapitalna zagadka — rzekł Johnson, rozglądając się uważnie dokoła. Widzę tu tak jakby wydeptane ścieżki. — Może to małpoludy przychodzą tu kraść owoce, którymi nas częstowały — rzekł Dick — z tymi słowy podniósł jeden z nich z ziemi i łakomie zapuścił w słodkim miąższ swoje zdrowe zęby. Doskonałe! chwalił, mlaskając językiem. Słodkie, mączyste, pachnące. Takimi można by się dobrze najeść. Wszyscy poszli za przykładem laboranta. Owoce znikały jeden za drugim. Dość było potrząsnąć jakimś drzewkiem, żeby spadło z niego kilkanaście tych doskonałych owoców. Nazbierano ich spory zapas na drogę, która stawała się coraz bardziej męcząca. Pozuwano się powoli, pomiędzy rozrzuconymi bezładnie skałami, które, jak twierdził przyrodnik, były pochodzenia wulkanicznego. Być może, że ta góra, na którą się tak mozolnie wspinamy, ma na swoim szczycie krater, dziejący ogniem i lawą. Zauważyłem już podczas naszej podróży ponad tymi lądami, że siły podziemne pracują tutaj energiczniej niż na ziemi. Podróżni w gaju owocowym założyli kilkanaście map zbierających owoce, które, rzecz osobliwa, wkładały do czegoś w rodzaju koszyków splecionych z wielkich liści palmowych. Są jak widzę przemyślne te nasze małpoludy, rzekł Dick. Nie chce im się chodzić często do tego sadu, więc wolą robić sobie zapasy. Nasze orangi czy pawiany nie zdobyłyby się na coś podobnego. Johnson podobnie stwierdził, że zwierzęta na wenerze wcale nie obawiają się człowieka. Nie tylko małpy, ale i ptaki nie uciekały na widok z dwunożnych istot. Nie dziwił się jednak temu, gdyż i na Ziemi w okolicach, których nigdy nie dotknęła stopa ludzka, na przykład na Antarktydzie, tamtejsze pingwiny zachowują się z podobną przyjazną obojętnością względem żeglarzy, którzy tam zawitali. Pozwalało to domyślać się, że rozumne istoty zamieszkujące tę planetę nie są takimi drapieżcami jak człowiek. Wszystkie te spostrzeżenia coraz bardziej zaostrzyły ciekawość naszych podróżników. Rozdział 22. Nowa niespodzianka. Przez cały pierwszy dzień tej wędrówki na niebotyczną górę walczono z licznymi przeszkodami, które tomowały każdy krok. Posuwano się w istnym labiryncie. Raz natrafiono na głęboki wąwóz o bardzo spadzistych stokach. Na którego dnie szemrały monotonnie przezroczyste potoki. To znów natrafiono na strome, nieraz pionowe ściany i musiano godzinami poszukiwać jakiejś szczeliny, która by ułatwiła wdrapanie się na jej szczyt. Najbardziej uciążliwe było stąpanie po piargach i usypiskach, składających się z niespokojnych niczyich odłamków skał, które usuwały się pod nogami. Johnson co kilka godzin oceniał przy pomocy aneroidu, na jakiej wysokości znajduje się wyprawa. Okazało się, że dosiągnięto już niemal pięciu kilometrów ponad poziom morza. Na tym poziomie, odpowiadającym szczytowi Mont Blanc w Szwajcarii, barometr wskazywał jeszcze 800 milimetrów ciśnienia, lecz w tej nieco rzadszej atmosferze nasi alpiniści czuli się doskonale. Zdaje mi się, rzekł Johnson chowając swój aparat do torby, że łatwo osiągniemy 10, a może i 12 kilometrów bez szkody dla naszych płuc. I bez uciekania się do zapasów tlenu. Ciągle jeszcze znajdujemy się wśród gęstych chmur i obłoków, przesłaniających nam widok na dalsze okolice. Lecz spodziewam się, że niebawem ujrzymy czyste niebo i nasze kochane słoneczko, za którym już wszyscy tęsknimy. Nad wieczorem natrafiono na przeszkodę prawie że nie do pokonania w postaci bardzo stromej granitowej ściany, która ciągnęła się w obie strony bardzo daleko. Nigdzie nie było widać żadnej szczerby w tym kolosalnym monolicie. Nie było również widać żądanego potoku spadającego z jej wierzchołka. Musiano wobec tego iść u podnóża tej ściany i szukać miejsca dogodnego do wspinaczki. Była to dość monotonna podróż, którą przerwało jedynie spotkanie z ogromnym zwierzę, przypominającym szarego niedźwiedzia z górskalistych. Bestia ta zaopatrzona w kolosalne pazury, zachowała się na szczęście całkiem obojętnie wobec zbliżających się alpinistów. Wprawdzie Dick jak zwykle miał ochotę zapolować na tę grubą zwierzynę, lecz roztropny margrabia zabronił mu stanowczo zaczepiać potwora. I cóż sobie wyobrażasz, Diku? Że twoja kula mogłaby co zrobić takiemu kolosowi, znaczyłaby dla niej tyle co ziarnko drobnego śrutu dla Odinsa. Mógłbyś wypróżnić cały swój magazyn, a ten olbrzym miałby jeszcze tyle siły, żeby cię zabić jednym uderzeniem swej łapy. Tu trzeba przynajmniej karabinu maszynowego albo armaty. Sam jestem namiętnym myśliwym, ale nie lubię narażać życia bez istotnej potrzeby. Wszak to bydle wcale nas nie zaczepia. To znaczy uważa, że nie starczyłby się jej na śniadanie. Dick uważnie przyglądał się odchodzącemu spokojnie potworowi. Był on przynajmniej cztery razy większy od najtęższego niedźwiedzia. Jego muskularne cielsko było okryte leśniącym niezbyt długim włosem, spod którego sterczały ruchliwe uszy. Potężne uzębienie w wielkich szczękach wskazywało, że ten należy bez wątpienia do rzędu drapieżników. Ponad głowami podróżnych unosiły się olbrzymie ptaki, znacznie większe od kondorów w wandach, ich biało srebrzyste pióra wydawały jakby głębokie poświsty, podobne do odgłosu szybko poruszającego się samolotu myśliwskiego. Kiedy już zaczęto tracić cierpliwość, posuwający się na czele gromadki przyrodnik wydał okrzyk triumfu i zdziwienia. W prostopadłej ścianie skalistej ujrzano jak gdyby wielkie wyżłobienie, przez które, jak się niebawem przekonano, przeżynała się bita droga wyłożona wielkimi płytami granitowymi. Jednym słowem, wspaniały gościniec przypominający wiekopomne dzieła inków peruwiańskich. Alpiniści zatrzymali się, nie wierząc własnym oczom. Ponieść tyle mozału, błąkać się przez dwa dni po wertepach, nie wiedząc, że na górę prowadzi gładka, doskonale utrzymana szosa, to zaiste ironia losu. — Jaka szkoda, że nie wiedzieliśmy o istnieniu tej drogi — zawołał margrabia Wido, uderzając kolbą swego sztucera o kamienne płyty. — Nie byle jacy inżynierowie musieli ją budować. — Przeciąć ten mur naturalny bez środków wybuchowych to niełatwe zadanie — Podjąć się tego mogli jacyś olbrzymi. Kiedyż nareszcie spotkamy się z nimi? Zdaje mi się, że niebawem musi to nastąpić rzekł Hops. Gościniec musi prowadzić do jakiegoś miasta położonego gdzieś w górach. Mieszkańcy tutejsi przekładają widocznie słoneczne szczyty nad zachmurzone niziny. Odkrycie to wlało nowe siły, wzmęczone uciążliwą drogą nogi naszych podróżników. Skończyło się mozolne wyszukiwanie ścieżek wśród skał. Przeprawa przez szumiące, zimne jak lód potoki. Pokonywanie szczelin, głębokich nieraz na kilkanaście metrów. Przeskakiwanie z wanty na wantę, narażanie na złamanie nogi. Słowem skończyły się wszystkie kłopoty nieodłączne od wycieczki w góry. Szosa była gładka, doskonale utrzymana. I mierzyła przynajmniej piętnaście metrów szerokości. Posuwano się raźno w górę, po niezbyt stromej pochyłości. Uderzał naszych wędrowców w brak jakichkolwiek śladów kół na tej szosie. Czyżby więc mieszkańcy Wenery nie znali wozów? Po cóż więc budowali tak wspaniałe drogi? Wszyscy byli do najwyższego stopnia podnieceni tym odkryciem, które niezbicie dowodziło, że na dalekim świecie żyją jakieś rozumne istoty. Rozglądano się ciekawie dookoła, Lecz nigdzie nie dostrzeżono żadnego budynku i żadnej, chociażby nędznej wioski. Po bokach drogi, w ostępach kilkudziesięciu metrów, rosły jakieś rozłożyste drzewa, przypominające klony ziemskie. W ich cieniu odpoczywano od czasu do czasu, gdyż pochyłość drogi, choć nieznaczna, wymagała dużego natężenia mięśni. Kiedy noc zapadła, rozłożono się biwakiem pod jednym z tych drzew, rozpolono z suchych gałęzi sute ognisko. I spożyto z wielkim apetytem skromną wieczerzę, w której smaczne owoce były głównym daniem. Podczas wędrówki tą wspaniałą szosą nie napotkano, jak się to mówi, żywej duszy. Dowodziło to, że zaludnienie planety Wenus nie było tak wielkie, jakby można było przypuszczać. Burze jak dotąd wybuchały niemal codziennie w niższych strefach. Nie zakłóciły spoczynku naszym alpinistom. Noc była dość ciepła choć jak zwykle panowało i tutaj, nie na ciemności. Ubolewano nad Wenerą, że nie posiada ona tak jak ziemia księżyca, który by rozjaśniał pomrokę. Kiedy się obudzono wczesnym rankiem z powodu gwaru, który zapanował na gościńcu, ujrzano kilkadziesiąt, jak ich nazwał Dick, małpoludów idących gęsiego. Każdy z nich dźwigał w splecionym z liści koszyku kilkadziesiąt owoców dobrze znanych przybyszom. Dokąd one to wszystko niosą? wykrzyknął Hobbs. — Czyżby do miasta, które musi się znajdować w pobliżu? To są dziwnie inteligentne stworzenia. Nie można ich nawet porównywać do naszych gorylów czy pawianów. To jak mi się zdaje, rzekł Johnson, są dostawcy żywności dla mieszkańców Wenery. Muszą być wdrożeni w tę czynność, skoro spełniają ją bez przymusu i chętnie. Odśmieją się do nas. Może nas poznały? Nasi podróżni przyglądali się tej małej karawanie, która niebawem zniknęła w oddali. Pójdźmy za nimi, proponował Johnson. Zaprowadzą nas do miasta, któremu snadź dostarczają tych smacznych i pożywnych owoców. Nie gońmy ich, westchnął Krups, spoglądając melancholijnie na swój wydatny brzuszek. Niestety, potwierdził Hobbs, idą dla nas za prędko. Lecz niebawem pokazała się nowa grupa małpoludów. Niosła ona jednak zupełnie inne owoce, których ziemia nie jeszcze nie znali. Johnson śledził uważnie zawartość prymitywnych koszów. Po chwili wydał okrzyk triumfu i rzucił się w kierunku małpy idącej na samym końcu. — Ale że one niosą kukurydzę! — zawołał zdumiony. — Tak, nie mylę się. Dojrzałą, o złocistych, pełnych ziarnach. Teraz pojmuję, dlaczego ta pożyteczna roślina trafiła się tu i ówdzie tak i roznoszą nasiona zupełnie jak u nas. Chciał wydrzeć małpie jej brzemię, ale natrafił z jej strony na energiczny opór. Uciekała tak szybko, że przyrodnik nie mógł nawet marzyć o dogonieniu jej. Jej towarzyszki śmiejąc się omijały z daleka zawiedzionego Johnsona, jak gdyby chciały uniknąć napaści z jego strony. Ale w ich zachowaniu nie można było dostrzec jakiejś niechęci względem przybyszów. — No, spieszmy się — wołał Dick — ja mam niezłe nogi, więc pobiegnę przodem, żeby ich nie stracić z oczu. Usiłowania naszej grupki, żeby dotrzymać kroku obliczonym żywnością małpoludom, nie powiodły się. Czekano idąc cierpliwie na inną grupę tych interesujących stworzeń. Droga stawała się coraz równiejsza. Z dala zarysowały się na tle obłoków srebrzyste kontury jakiegoś wysokiego budynku. Ten widok zelektryzował naszych wędrowców. — Nareszcie! — westchnął sługą Johnson. — Miasto? — zagadnął Hobbs, wyciągając swoją lornetkę. — Nie widzę żadnych domów, prócz tych wysokich murów. O, teraz ukazuje się coś. Jakby portyk podparty strzelistymi kolumnami — dodał Johnson, który cieszył się doskonałym wzrokiem. Zaciekawienie alpiniści przyspieszyli kroku. Droga nagle rozszerzała się i znaleziono się na obszernym placu wybrukowanym wielkimi płytami z czerwonego marmuru. Po drugiej jego stronie wznosił się imponujący kolosalnymi rozmiarami gmach. Fronton jego ciągnął się daleko w obie strony. Znaleziono się u wejścia do długiej na kilkaset metrów kolumnady. Patrz pan, zawołał margrabia, wskazując na błyszczące głowice strzelistych, smukłych kolumn toż to świeci jakby szczere złoto. — Skąd by się wzięło tu tyle złota? — pokręcił sceptycznie głową Dick. — Dlaczegożby ten metal nie miał się znajdować i na Wenerze? — narzekł Johnson. — Cały wszechświat, o ile zdołaliśmy się przekonać przy pomocy analizy widmowej, składa się z tych samych pierwiastków chemicznych, co i nasz glob. — Ależ musi znajdować się tutaj w wielkiej ilości, skoro używają go na zdoby architektoniczne. — Snać nie odgrywa on tutaj smutnej roli, co na naszej planecie — Zawyrokował margrabia. Uszedłszy kilkanaście kroków, ujrzano jedną przewróconą kolumnę i przyjrzano się uważnie jej głowicy. Szczere, masywne złoto! zawyrokował Johnson. Bardzo artystyczna rzeźba. Wyobrażająca jakieś nieznane nam zwierzęta, podobne do słoni, a tam, dodał wskazując na sąsiednią kolumnę, piękny fryz, w którym wystylizowano trąbę słoniową. Wszyscy przyglądali się z najwyższym zaciekawieniem obalonej widać skutkiem trzęsienia ziemi kolumnie. Dick, jakby nie wierząc Johnsonowi, dotykał złotej głowicy. Zdaje mi się, że to istotnie prawdziwe złoto. Jest tego za dobre kilkanaście tysięcy dolarów, a tych kolumn widać tu bez liku. Jakby się ucieszył nasz biedny Goldstone, gdyby się tu znalazł pospołu z nami. Biedak nie doczekał tej chwili, która by mu sprawiła nieopisaną przyjemność. Wszak wziął udział w naszej wyprawie, żeby znaleźć nowe kopalnie złota. — Ten kruszec musi się tu znajdować w wielkiej obfitości — rzekł Hobbs. — Gdybyśmy go mogli zabrać na ziemię, to z łatwością pokrylibyśmy koszt mego międzyplanetarnego statku. — Zdaje mi się jednak, że nic z tego nie będzie. To złoto jest przeklęcie ciężkie. Sądząc po rozmiarach tego gmachu, budowali go jacyś olbrzymi. Kto wie, czy nie będziemy tu odgrywali roli Gullivera. Inni podróżni jednak nie interesowali się szczerozłotymi głowicami licznych kolumn, wykutych, jak się zdawało, z bardzo pięknego nefrytu, gdyż pilno im było znaleźć się we wnętrzu kolosalnej świątyni, do której prowadziła owa kolumnada. Po paru minutach znaleziono się u wrót świątyni na oścież otwartych. Przez chwilę nasłuchiwano, lecz nie było słychać najmniejszego odgłosu. Przerażająca pustka wionęła z wnętrza gigantycznej nawy, której sklepienie sięgało kilkudziesięciu metrów w wysokości. Mogło się tu łatwo zmieścić kilkanaście tysięcy wiernych. Ściany były ozdobione prześlicznymi płaskorzeźbami, dla których szukano motywów w świecie roślinnym lub zwierzęcym. Nigdzie nie dostrzeżono postaci ludzkich. Co by mogło dać pojęcie przybyszom o tym, jak wyglądali mieszkańcy dalekiego świata. Świątynia była widocznie od bardzo dawna nieuczęszczana. Sklepienie było w kilku miejscach mocno porysowane, podobnie jak grube mury. Naprzeciw wejścia stało coś podobnego do ołtarza, na którym dostrzeżono szczero złoty obraz promiennego słońca. Poza tym nic więcej. Zdaje mi się, że tutajsi mieszkańcy ubóstwiają gwiazdę dzienną, tak jak dawniej Peruwianie, rzekł Gwidon. Dziwi mnie tylko, dlaczego ta olbrzymia świątynia jest tak zaniedbana i opuszczona. Czyżby wierni wymarli? A może zmienili swój kult, zauważył Johnson. Gmach ten musiał być kiedyś nawiedzony silnymi trzęsieniami ziemi, ale te potężne mury oparły się niszczącym siłom. Z tymi słowy przyrodnik wydobył aparat fotograficzny i zaczął robić zdjęcia płaskorzeźb ołtarza, kolumnady i innych interesujących szczegółów architektonicznych. Zajęło to sporo czasu i naraziło na ciężką próbę cierpliwości jego towarzyszy, którym pilno było dotrzeć do miasta, które, jak się zdawało, musiało znajdować się w pobliżu świątyni. Rozdział 33 Siedziba półbogów. Kiedy nareszcie opuszczono starożytne mury, wzniesione przed tysiącami lat i widocznie zapomniane przez swych twórców, ujrzano nową karawanę małpoludów, przemierzającą odległy plac i bez wahania ruszono za nią. Za przybytkiem Czcicieli Słońca leżały rozległe ruiny grodu, zniszczonego widocznie siłami podziemnymi. Gwidon chciał się tu dłużej zatrzymać, żeby zbadać wnętrze rozwalonych gmachów, i wyrobić sobie pewne pojęcia o ich mieszkańcach i ich trybie życia. Lecz Johnson nie chciał utracić przygodnych przewodników, którzy, jak się spodziewał, doprowadzą przybyszów do zamieszkałych okolic. Uszedłszy parę kilometrów, natrafiono na kolczasty żywopłot, na którym ujrzano rozległy ogród tak piękny, że przypominał legendarny Eden. Olbrzymie drzewa, okryte oryginalnym kwieciem, piękniejszym aniżeli storczyki ziemskie, Ciągnęły się w dal napełniając powietrze balsamicznymi woniami. Co kilkaset kroków natrafiono na grzędy jakichś oryginalnych roślin, tworzących pełną harmonii całość. Pośród nich spostrzegano tu i ówdzie niskie drewniane budyneczki pokryte wielkimi palmowymi liśćmi. Nareszcie! zawołał z ulgą Johnson jesteśmy w iście rajskim ogrodzie. Zdaje mi się, że te domki muszą być zamieszkałe, chociaż nie widzę żadnej żywej istoty. Dostrzegam jakąś postać, zawołał pułkownik. Chodźmy. Skręcili z drogi we dwóch, podczas gdy reszta alpinistów podążyła za małpoludami, ażeby nie stracić ich z oczu. W odległości kilkudziesięciu kroków na macie splecionej misternie z włókien roślinnych siedział jakiś człowiek, z podwiniętymi na sposób hinduski nogami. Jego ręce spoczywały swobodnie na kolanach. Na twarzy o cerze ciemnopurpurowej, zastygłej w jakimś nieruchomym kurczu, malował się niebiański zachwyt. Oczy lekko zmrużone lśniły jakimś nieziemskim ogniem, lecz muskularne i harmonijnie zbudowane ciało zachowywało posągowy spokój. Ależ to czerwono skóry, zawołał pułkownik, zbliżając się do nieruchomej postaci. Musimy go zapytać, gdzie się znajdujemy. Z tymi słowy podszedł do żywego posągu i dotknął jego ramienia. Daj mu spokój, pułkowniku. Jest to widocznie Jok, pogrążony w pobożnych rozmyślaniach. Jok powtórzył szyderczo pułkownik. Bawiąc w Indiach, miałem sposobność zetknąć się z tymi próżniakami, którzy tracą czas na rozmyślania, nikomu nie przynoszące najmniejszej korzyści. — Nie myślę sobie robić ceremonii z tym czerwonoskórym. — Rzekłszy to potrząsnął silnie medytującą postacią, na której twarzy rozjaśniał przyjazny uśmiech. — Obudźże się, człowieku! — zawołał pułkownik. — Doprawdy można zwariować. — Jakim cudem znaleźli się na dalekim świecie Indianie? — Dlaczegoż to mają być Indianie? — zaprotestował Johnson. — Przecież pan widzi, że to kolorowa rasa. To niczego nie dowodzi, odparł przyrodnik. O ile sobie przypominam, istniała kiedyś na Ziemi Czerwona Rasa zamieszkująca legendarną Atlantydę. Doszła ona podobno do bardzo wysokiego rozwoju i stworzyła kulturę, z której starożytni obficie korzystali. Podobno Egipt faraonów był niegdyś kolonu Atlantydy. Co nie bądź słyszałem o tym, ale bardzo wątpię, czy te legendy mają jakieś podstawy. Skąd by się zresztą tu wzięli ludzie podobni do atlantów, których istnienie nie jest naukowo dowiedzione? Pułkownik zaczął mówić do uśmiechającej się błogo postaci, której jak widać bardzo było trudno wyrwać się ze stanu kontemplacji, w jakiej się znajdowała. Szeroko otwarte oczy były nadal utkwione gdzieś w przestrzeni, wargi tylko zaczęły się niedostrzegalnie poruszać. I wtedy stała się rzecz dziwna, całkiem niepojęta dla pułkownika jak i dla jego towarzysza. Domniemany Jok nie wydał żadnego dźwięku, a jednak w mózgach przybyszów zabrzmiało wyraźnie skierowane do nich pytanie, które zrozumieli doskonale, pomimo że nie było ono ujęte w formę mowy wyrazowej. Czego żądacie i kim jesteście? Pułkownik spojrzał zdumiony na przyrodnika. Ależ on zrozumiał, co do niego mówiłem, zawołał Krups. I my go rozumiemy także, chociaż nie mówi. To jakiś czarodziej. Musimy od niego dowiedzieć się czegoś więcej o mieszkańcach tego cudnego ogrodu. Przybywamy z kuli ziemskiej, z sąsiedniej planety, rzekł Johnson. Z czerwonego globu, odrzekł milcząco Jok. Tak widocznie nazywają kulę ziemską tutajsi mieszkańcy, rzekł przyrodnik. Teraz dopiero przybysze zauważyli jakiś niepokój na nieruchomej dotąd twarzy mieszkańca dalekiego świata. Może jesteście czarnymi magami, których prześladowania zmusiły nas do ucieczki na córę słońca? Pytał Jok w swym bezdźwięcznym języku. Co on plecie? Krzyknął pułkownik. Nie jesteśmy żadnymi magami, ani białymi, ani czarnymi, zapewniał Johnson. Lecz zwyczajnymi ludźmi, pierwszymi, których stopa dotknęła waszej planety. Pragniemy was poznać i nie mamy żadnych wrogich względem was zamiarów. Jok kiwnął z zadowoleniem głową i z pewnym wysiłkiem stanął na nogi. Okazało się, że był ono głowę wyższe od obu przybyszów. Jego ciało było nadzwyczaj harmonijnie zbudowane, tchnęło zdrowiem i siłą. Położył on przyjaźnie rękę na ramieniu Johnsona. Moja kobieta zaprowadzi was do naszego maga, rzekł. Oznajmijcie mu o waszym przybyciu na córę słońca. W tej chwili na progu chatki ukazała się młoda kobieta. Mężczyzna porozumiał się z nią w swym niemym jakimś nieznanym języku. Pójdźcie za mną, rzekła kobieta. Johnson nie mógł się oprzeć ciekawości, która mu kazała zajrzeć do wnętrza tej pustelni. Składało się ono z dwóch niewielkich izdebek. W pierwszej z nich, służącej widocznie za kuchnię, na prostej glinianej polepie, stał na rozżarzonych węglach garnek gliniany. Kobieta wyjęła z niego dużą łyżką garść gotowanej kukurydzy, oblała ją roztopionym tłuszczem i zaniosła mężczyźnie, który znów przybrał poprzednią postawę. Nie spojrzał on nawet na przyniesione pożywienie i znowu pogrążył się w medytacji, z której tak brutalnie wyrwał go pułkownik. Młoda kobieta poszła szybkim krokiem naprzód i niebawem dogoniono towarzyszy, którzy oczekiwali na pułkownika i przyrodnika. Kobieta wskazała ręką na nieco większe domostwo, leżące w odległości kilkudziesięciu kroków od drogi i powróciła, złożywszy niski ukłon przybyszom do swej chatki. Małpolody tutaj znoszą owoce zawołał Dick. Dotarliśmy zatem do jakiegoś rozdzielczego punktu, że się tak po naszemu wyrażę. Zbliżono się do owego piękniejszego dużego domostwa i ujrzano na progu parę wysokich postaci odzianych w długie purpurowe szaty utkany z jakiejś delikatnej materii przypominającej jedwab. Najstarsza z nich o bardzo dystyngowanym wyglądzie trzymała w ręku spory koszyk i rozdzielała pomiędzy małpoludy jakieś smakołyki, które widocznie stanowiły zapłatę za przyniesione owoce i kukurydzę. Małpoludy chciwie chwytały te zagadkowe dary i kładły je z widoczną rozkoszą do ust. Dick zbliżył się i wyciągnął prosząco rękę. Otrzymał jakąś kulkę wielkości orzecha włoskiego i ciekawie jej skosztował. Miała wyśmienity smak jakiegoś nieznanego owocu i upajającą woń. Niebawem Dick popadł w jakiś rozkoszny stan, przypominający skutki zażycia jakiegoś narkotyku w rodzaju opium. Jakaś błogość rozlała się po całym jego ciele, w które wstąpiły świeże siły. — To jest chyba coś w rodzaju naszej kokainy, ale tysiąc razy smaczniejsze — – zawołał. – Teraz rozumiem, dlaczego te małpoludy znoszą tutaj owoce i kukurydzę. Przypadają snadź za tą nagrodą za swoje trudy. – To widocznie lepsze niż nasze dolary – rzekł sarkastyczny Krups. Przybysze czekali cierpliwie, aż wszystkie małpoludy otrzymały zapłatę za swoje usługi. Kiedy ostatni zniknął na drodze, Johnson zbliżył się i złożył niski ukłon przed trzema postaciami, które przyglądały mu się z nietajoną ciekawością. Przybywamy z sąsiedniej planety, którą wyzwiecie czerwonym globem. Ten człowiek, dodał, wskazując na Hopsa, zbudował statek, który nas tu zaniósł, przez pustkę panującą we wszechświecie, na wasz świat, który wydaje nam się stokroć piękniejszy od naszego. Nie jesteśmy czarnymi magami i nie przybyliśmy tutaj, aby was prześladować. Nie lękajcie się nas, gdyż chcemy być waszymi przyjaciółmi. Kiedyście tutaj przybyli? Zagadnęła postać w telepatycznym języku. Przed kilkunastu dniami zaledwie, objaśnił Johnson. Przedstawiam Wam uczonego, dodał, wskazując na doktora Norskiego, którego odkrycie pozwoliło nam oderwać się od naszej ojczystej planety i przybyć aż tutaj. Norski skłonił się z kolei przed magiem, który objął go przyjaznym spojrzeniem. Przyrodnik chciał z kolei przedstawić pułkownika Krupsa, lecz zauważył chmurę na czole maga, który widocznie przenikał jakimś niepojętym zmysłem aż do dna duszy przybyszów. To, co się działo w umyśle pułkownika Krupsa, nie budziło znać przyjaznych uczuć w magu. Nie wszyscy żywicie względem nas przyjazne zamiary, zawyrokowała dostojna postać. Czy wszyscy przybyliście tutaj? Zostawiliśmy kilku towarzyszy przy naszym statku, który nas tutaj przyniósł przez otchłanie niebieskie. W jakim celu przybywacie na córę słońca? pytał dalej Jok. Każdy z nas ma wytknięty cel podróży, odparł przyrodnik. Ja pragnę zbadać przyrodę Waszego świata. Mój kolega Harting dodał wskazując na astronoma. Chcę poznać, jak szybko obraca się dookoła osi wasza planeta i porobić inne spostrzeżenia naukowe. Pułkownik Klups. Johnson chciał mówić dalej, lecz mędrzec przerwał mu przeczącym ruchem ręki. Jego cele są nam znane, rzekł. Ten człowiek pomimo waszych zapewnień jest właśnie przedstawicielem czarnych magów. Którzy nas prześladują od wielu dziesiątków lat. Kiedyśmy opuścili naszą ojczyznę, poszli za nami aż do naszych kolonii, ażeby nas prześladować. Przeciwstawili oni egoizm naszej miłości dla ludzkości i nie mogli znieść naszego umiłowania wyższych ideałów. Czy jesteście ich następcami? Johnson, Harting i Hobbes żywo zaprzeczali temu posądzeniu lecz widocznie nie zdołało to uspokoić maga. Pragniemy Was bliżej poznać, rzekł. Oczekujcie naszych odwiedzin w najbliższych dniach. Pokażecie nam Wasz statek, na którym tu przybyliście, i opowiecie, co się dzieje na czerwonym globie. Musiała się tam lać krew obficie, gdyż od pewnego czasu stał się on bardziej czerwony niż był dawniej. Wprawdzie posiadamy dar jasnowidzenia, lecz zbyt wielka odległość od naszej ojczyzny przeszkadza nam widzieć dokładnie to, co tam się dzieje. Musicie dać nam szczegółowe informacje. Przybędziemy do Was w najbliższych dniach. Czy mamy Was tam zaprowadzić? Zapytał Hobbs. Mak uśmiechnął się połażliwie: Trafimy bez Waszej pomocy, odparł. A teraz odejdźcie i nie zaczepiajcie po drodze żadnego z naszych mędrców pogrążonych w pobożnych rozmyślaniach. W tych słowach złożył przybyszom lekki pożegnalny ukłon i zniknął we drzwiach swej siedziby wraz z dwoma towarzyszącymi mu młodzieńcami. Rozdział dwudziesty Odwiedziny Synów Słońca. A w drodze powrotnej wstępowano do kilku pustelni, w których znajdowano szczupłe rodziny synów słońca, tak bowiem nazywali oni samych siebie. Wszędzie panowała ta sama skromność urządzenia, co w pierwszej napotkanej chatce. Rajski ogród ciągnął się daleko na zboczach kolosalnej góry. Słońce świeciło tutaj niemal bez przerwy, gdyż gęsta warstwa obłoków leżała o parę kilometrów poniżej. Panowało tu umiarkowane ciepło, pomimo iż tarcza słoneczna wydawała się przybyszą znacznie większa aniżeli na ziemi. Panował na tych wyszynach łagodny klimat, przypominający Wyspy Azorskie, a gęstość atmosfery wynosiła cokolwiek więcej aniżeli 800 mm ciśnienia barometrycznego. W tych warunkach, w dostatku ciepła i wilgoci, roślinność rozwijać się mogła równie bujnie jak pod zwrotnikami na kuli ziemskiej. Istniała tutaj zdumiewająca rozmaitość gatunków, które tylko z dala przypominały florę ziemską. Mieszkańcy tutajsi musieli od wielu wieków zajmować się hodowlą drzew owocowych, których płody były duże, smaczne i bardzo pożywne. Mogły one zatem wystarczyć w zupełności dla odżywiania, zwłaszcza, że istniała tutaj kukurydza. Ci emigranci z Atlantydy żyją sobie tutaj jak w raju, mówił Johnson. Nie potrzebują ani siać, ani orać. Więc mają dość czasu, ażeby oddawać się swoim kontemplacjom. Radbym wiedzieć, zawołał pułkownik, jak liczna jest tutejsza ludność. Jest to zaiste doskonały teren kolonizacyjny, jak sądzę, pomieściłby z łatwością połowę mieszkańców kuli ziemskiej. Planeta Wenus jest według mnie o kilkadziesiąt milionów lat młodsza od kuli ziemskiej. Pełno tu potworów, które żyły u nas w epoce trzeciorzędnej. Nie uczyniłyby one przyjemnym pobytu tutaj naszym emigrantom. Pułkownik machnął lekceważąco ręką. W ciągu paru lat wytępilibyśmy te bestie doszczętnie. O ile nie dałyby się oswoić. A z tymi czerwonoskórymi dalibyśmy sobie łatwo radę. Przecież oni żyją na bardzo niskim poziomie kulturalnym, tak jak Indianie Brazylijscy. Nie zauważyłem, żeby mieli jakąkolwiek broń. Znacie, żyją w spokoju. Bo nawet nie polują na te zwierzęta, któreśmy tutaj widzieli. W ich chatkach nie widziałem ani łupów, ani oszczepów, ani nawet noży myśliwskich. Dziwi mnie tylko, że nie lękają się napaści tych potworów. Ich ogród jest otoczony szerokim kolczastym żywopłotem, stanowiącym, jak sądzę, dostateczną wobec tego niebezpieczeństwa ochronę, zauważył przyrodnik. Naszym alpinistom pilno było wrócić do wiszącego pałacu i zanieść towarzyszą wieść o dokonanych sensacyjnych odkryciach. Zasypano ich gradem pytań, na które z trudnością znajdowali odpowiedź. Synowie słońca odwiedzą nas niebawem, rzekł Hobbs, zdawszy krótką relację o tym, co widziano. Musimy ich godnie przyjąć i przyjaźnie do siebie usposobić. Są to moim zdaniem nadzwyczajni ludzie. Obywają się bez języka takiego jak nasz i komunikują się między sobą w jakiś tajemniczy sposób. Niech pani sobie wyobrazi dodał, zwracając się do Arabelli, że z największą łatwością odgadują nasze myśli, zanim jeszcze zdołaliśmy je wypowiedzieć. Piękna margrabina zarumieniła się. Jak to, więc wnętrze naszej duszy jest dla nich otwarte jak księga, z której mogą czytać bez przeszkody? To okropne. Nasze ja przestało być niedostępną świątynią i jesteśmy jakby szklanymi pałacami. Ma to i swoją dobrą stronę, zauważył Johnson. Ani kłamstwa, ani obłuda nie są tu znane, a przyzna pani, że nasz świat jest do gruntu zakłamany. Sprzyja temu nasza propaganda, rozporządzająca takimi środkami jak gazety, książki, radio, kino, telewizja i tym podobne wynalazki. Nigdy tak skutecznie nie można było nas okłamywać jak teraz. Jednakże nie mogę pogodzić się z tym faktem, że ci ludzie wiedzą, co się dzieje na dnie mojej duszy. Dowie się pani jeszcze o dziwniejszych sprawach, rzekł Johnson. Zastanawia mnie fakt, że nie dostrzegam tutaj żadnych środków lokomocji używanych u nas, ani koni, ani wozów, nie mówiąc już o samochodach czy kolejach. Na oceanie nie widać nigdzie żadnego statku. W powietrzu prócz ptaków nie dostrzegłem samolotów. Jakże przeto czerwoni ludzie przenoszą się z miejsca na miejsce? Czyżby przypinali sobie skrzydła? To się niebawem wyjaśni, wtrącił Hobbs. Przyznaję, odezwał się milczący zwykle Dutz. Że poczułem jakąś sympatię do tutejszych mieszkańców. Nie używają broni, a zatem nie przelewają krwi. Muszą mieć charakter łagodny, nie toczą wojen i miłują pokój, pod tymi względami zgadzamy się ze sobą doskonale. Znienawidziłem nasz świat, gdyż panuje na nim nie tylko egoizm, ale i okrucieństwo, którego nie znoszę. Kocham wszystko, co żyje, i nigdy żadnemu stworzeniu nie uczyniłem krzywdy. — I nie odganiasz pan nawet moskitów, które chcą się napić twojej krwi? — zagadnął ironicznie pułkownik. — Zabijam wyłącznie w obronie własnej — odparł duc. — I to tylko w ostateczności. — Obawiam się, że za niedługo jakaś bestia tutejsza pożre pana — szydził dalej pułkownik. — Dobrze uczyniliśmy, nie zabierając pana ze sobą, gdyż mieliśmy w drodze kilka nieprzyjemnych spotkań z tutejszymi potworami — Jednakże dud zamiast się obrazić, uśmiechnął się pobłażliwie. Margrabina Arabella, przy pomocy swej pokojówki fanny, zajęła się urządzeniem przyjęcia dla spodziewanych gości. Prosiła Dika, żeby dostarczył zwierzyny na stół, umieszczony pod gałęziami rozłożystego drzewa. Ułożyła menu z najsmaczniejszych zapasów, które wynalazła w spiżarni. Były tam majonezy z homara, konserwy z najdelikatniejszych gatunków ryb i zwierzyny. Kompoty, słodycze i inne przysmaki zdolne zadowolić podniebienie najwytrwalszych znawców. Pomiędzy aluminiowymi talerzami i półmiskami zjawiła się istna bateria najróżnorodniejszych butelek z wyszukanymi trunkami, z których Gwido obiecywał sporządzić koktajle, na czym znał się doskonale. Wszystkie te przygotowania były na zajutrz ukończone i z najwyższą ciekawością oczekiwano pojawienia się gości. Nie dali oni na siebie zbyt długo czekać. W południowych godzinach, kiedy upał stał się znośniejszy, okazały się trzy dobrze znane już przybyszą postacie. Był to ów mak, który rozmawiał z naszymi alpinistami. Towarzyszyli mu dwaj piękni młodzieńcy, jak się zdaje, jego synowie. Zjawili się oni całkiem niespodziewanie pod wiszącym pałacem, jak gdyby doskonale znali jego położenie. Nie przybyli jednak. Żadnym środkiem lokomocji, bo w pobliżu nie dostrzeżono ani wierzchowców, ani wehikułu, ani samolotu. Pomimo to przybysze z dość odległego Edenu nie wydawali się znożeni. Chob sobie cał sobie zapytać gości w jaki sposób przebyli przestrzeń kilkudziesięciu kilometrów. Na razie jednak nie mogły tego uczynić, gdyż goście stali się przedmiotem żywego zaciekawienia ze strony jego kolegów. Margrabina we wspaniałej swej toalecie skrojonej według ostatniej mody nowojorskiej obok swego pięknego męża wyszła na spotkanie czerwonych ludzi, obdarzając ich czarującym uśmiechem. Ta powabna para zrobiła snać przyjemne wrażenie, nie tylko na poważnym jogu, ale i na obu młodzieńcach. Margrabina biorąc na siebie rolę gospodarza zaprowadziła przybyłych do suto zastawionego stołu i wskazała im wygodne fotele, przyniesione tutaj z rakiety. Dick, który podjął się obowiązków stewarda, zaczął roznosić zakąski, będąc pewny, że zasmakują mieszkańcom Dalekiego Świata. Nieborak jednak zawiódł się strodę. Mędrzec i jego synowie na widok mięsa i mięsnych konserw odwrócili się od nich z najwyższym wstrętem. Nie pomogły zachęcające uśmiechy margrabiny i uprzejme zaproszenia jej męża. Przybysze skosztowali zaledwie trochę słodyczy i kompotów owocowych zjedli po kawałku keksa, oświadczając, że są już dostatecznie nasyceni i pilno im dowiedzieć się czegoś o opuszczonej przed tysiącami lat ojczyźnie. Wasze pożywienie, którym nas częstujecie, rzekł mag, dowodzi nam niestety, że żyjecie na swojej planecie tak, jak żyją rozplenione w niższych sferach tutejsze zwierzęta. Gasicie życie niewinnych stworzeń i spożywacie ich mięso. Polujecie nawet. I to wam sprawia przyjemność niegodną człowieka. Rozbudzacie w waszych duszach egoizm i okrucieństwo. I wyrządzacie sobie tam wielką krzywdę. My od dawna odrzuciliśmy tego rodzaju pokarmy i zadowalamy się z smacznymi i pożywnymi owocami, kukurydzą i korzeniami niektórych roślin. Jest ich tutaj wielka obfitość. Wystarcza to w zupełności dla podtrzymania naszych sił fizycznych. I to jak sądzę, Złagodziło nasze charaktery. Zabić istotę obdarzoną przez wielkiego ducha wszechświata życiem jest według nas taką samą zbrodnią, jak zabójstwo bliźniego. Od niepamiętnych czasów nie popełniamy takich szpetnych uczynków. Uczta zatem nie odbyła się tak, jak się spodziewano. Zważyło to nieco dobre humory. Chciano je naprawić szampanem i koktajlami, lecz daremnie. Synowie słońca ponad stare, doborowe wina przekładali sok z pomarańczy i greyfrutów. To też po niecałej godzinie wstano od stołu. Przybysze wyrazili chęć obejrzenia maszyny, która przyniosła gości z ich dawnej ojczyzny. Hobbs triumfalnie zaprowadził wszystkich do opuszczonej od kilku dni rakiety i zaczął objaśniać szczegóły jej konstrukcji. Podnosił pod niebiosa zdumiewające zdobycze nauki i techniki, osiągnięte w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. A głównie odkrycie energii atomowej, która pozwoliła jego statkowi oderwać się od macierzystej planety, przebiec olbrzymią przestrzeń, dzielącą glob ziemski od jej sąsiadki, i otworzyć przed ludzkością nową, błogosławioną epokę. Synowie Słońca wysłuchali inżyniera z uwagą, lecz nie okazali zbyt wielkiego zachwytu poznawszy urządzenia rakiety i przeznaczenie licznych instrumentów pomocniczych i naukowych. Nawet radar. To cudowne urządzenie pozwalające widzieć w ciemności i poprzez chmury nie zaimponowało im ani trochę. Jak przybyliście z Waszej ziemskiej ojczyzny na córe Słońca? zagadnął, urażony nieco w swej dumie inżynier. Nie posiadacie, o ile mi wiadomo, żadnych fabryk, gdzie by można wyprodukować statek do podróży międzyplanetarnej. Przybyliśmy tutaj przed kilkuset tysiącami lat ziemskich odrzekł mag. Wówczas i nasza rasa hołdowała w znacznej swej większości materialnym zdobyczom. Stworzyła cywilizację może równą waszej dzisiejszej, skoro mogliśmy poprzez pustynię dzielącą nasze dwa światy dotrzeć na córę słońca. Lecz nasi praprzodkowie i my za nimi od dawna odrzuciliśmy materialną kulturę. Przekonaliśmy się bowiem, że stwarza na urojone potrzeby dla zaspokojenia których traci się drogocenny czas i zaniedbuje rozwój duchowy. Wasza materialistyczna cywilizacja nie da Wam szczęścia, które tutaj stało się naszym udziałem. Jak to? Czujecie się szczęśliwi, wegetując w tak pierwotnych warunkach, obywając się bez tego, co nam tak umila życie tam, na naszej poczciwej ziemi? zawołała z niedowierzaniem Arabella. Przebywamy w świecie nadzmysłowym, stokroć piękniejszym od tego, jaki nam pokazują nasze grube, zwierzęce zmysły odparł Mac. Udoskonalając dane przez twórcę wszechświata dary przyrodzone, wyprzedziliśmy daleko Waszą wiedzę i technikę. Poznaliśmy dokładnie własności i budowę materii. Możemy ją kształtować według naszej woli. Odkryliśmy siły, których istnienia Wy jeszcze nie przeczuwacie. Jakież to są siły? Zagadnął ciekawie Hobbs. Nie pojęlibyście mnie, gdybym starał się je określić. Nie dorośliście do tego poziomu, ale tymczasem. No to powiedzcie nam przynajmniej, czym górujecie nad nami, jeżeli lekceważycie nasze zdobycze naukowe i techniczne? Rzekł Hobbs. Nie lekceważymy waszych wysiłków. Żałujemy tylko, że zaufaliście zbytnio waszemu niedoskonałemu rozumowi. I waszym zwodnym zmysłom dla poznania sił przyrody i ustroju materialnego świata. Nie spostrzegliście, niestety, że najwyższy duch złożył w Was zarodki uzdolnień, które powinniście byli usilnie rozwijać. Nawet zwierzęta posiadają zadatki podobne. O czym ty mówisz, potężny magu? zagadnął nieco ironicznie Krups. Synny słońca wahał się przez chwilę, czy odsłonić posiadane tajemnice tym istotom niedoskonałym, które musiał traktować jak małe dzieci, lecz niebawem zdecydował się. Nasi dalecy przodkowie tam na ziemi skąd pochodzili, od dawna znali pewne zjawiska, które wam, jak sądzę, nie są obce. Mieliśmy pośród siebie wyjątkowe osoby, obdarzone zdolnością widzenia tego, co jest zakryte przed fizycznym wzrokiem. Odgadywania przyszłości. Tak, mamy i teraz jasnowidzów, czytających zamknięte listy, widzących to, co się dzieje gdzieś o tysiące mil od nich, przepowiadających przyszłość, poruszających przedmioty, nie dotykając ich i inne zjawiska, w których, jak sądzę, wierzyć mogą tylko bardzo naiwni. wtrącił Krups. Tak, znacie te uzdolnienia, ale są one przywilejem nielicznych jednostek spośród was. odparł niezmieszany tymi słowami Mac. Nie potraficie ich przy niskim stanie Waszej dzisiejszej wiedzy wyjaśnić, dlatego je odrzucacie, jako produkt chorego mózgu. Ale zapewniam Was, że błądzicie. Nasi przodkowie na Atlantydzie już przed milionem lat badali je i doszli do przekonania, że można we wszystkich ludziach powoli rozwijać te uzdolnienia. Myśmy szli śladami, i po wielu tysiącach lat usilnej pracy staliśmy się niezależni od materii. Zdobyliśmy piękniejszy świat nadzmysłowy i w nim żyjemy szczęśliwi i wolni. Jesteście chyba czarodziejami, wtrącił Hiping. Bynajmniej wasze zdolności nie są czymś nadprzyrodzonym, tak jak waszych jasnowidzów. Jeszcze znajdujecie się w stanie embrionalnym. Skoro zaczniecie pracować nad ich rozwojem, staniecie się nam równi ale powiedz nam wielkim magu, co wam dał rozwój tych utajonych w człowieku zdolności? Czy możecie się przenosić z miejsca na miejsce bez żadnych środków lokomocji mechanicznej? pytał Hobbs. Przenosi nas w przestrzeni nasza siła psychiczna, którą od dawna zwiemy wril. Możemy nią poruszać takie statki międzyplanetarne jak ten, który zbudowaliście. Potrafimy poruszać ciężkie przedmioty wysiłkiem naszej woli, nie dotykając ich. Odgadujemy myśli i zamiary ludzkie. Dodał spoglądając znacząco na zmieszonego nieco pułkownika: Widzimy naszym nadzmysłowym wzrokiem, co się dzieje na naszej planecie. Czy sięga wasz wzrok nawet na sąsiednie światy? zagadnął Harting. Tak daleko nie. Lecz zdołaliśmy dociec, że każde niemal słońce, a jest ich miliardy, posiada swój korowód planet, na których kwitnie bujne życie. Napełnia ono cały wszechświat. Jest jak on wieczne. Zmienia tylko ustawicznie formy, których jest nieskończona mnogość. Ja jest jedno i nie gaśnie nigdy. Nie znamy kresu, do jakiego wola wielkiego ducha wszechświata doprowadzi rozwój istot żywych. Wierzymy, że z rąk jego wyjdą twory stokroć doskonalsze od nas. Przedłużyliśmy nasze życie do kilkuset lat, lecz pomimo, że poznaliśmy do gruntu nasze ciało. Nie pozbyliśmy się chorób, które was trapią, to nie zdołaliśmy zwalczyć starości i śmierci. Nie przeraża na zona. Oczekujemy jej z radością, bo po niej łączymy nasze dusze z istotą najwyższą. Nirwana indyjska! szepnął Johnson. Ale macie i inne dziwne uzdolnienia? pytał dalej Hobbs. — Widzimy dość wyraźnie przeszłość i odgadujemy przyszłość mówił dalej Mac. Muszę was ostrzec, że wasza materialistyczna cywilizacja kryje wielkie niebezpieczeństwo dla ludzkości. Wszak myślicie tylko o rozwoju waszego ciała. Oddajecie się namiętnie wszelkiego rodzaju sportom i walkom, które uczą was cenić wyżej siłę fizyczną aniżeli duchową. Nie dbacie o wasz rozwój moralny. Upadliście w ciągu ostatnich wieków znacznie niżej pod tym względem, aniżeli staliście. Prowadzicie obecnie krwawe wojny dla niskich, przyziemnych celów – dla zaspokojenia potrzeb waszego ciała, dawniej zaś wiedliście wojny religijne, myśleliście o Bogu, dążyliście do zbawienia, do nagrody w niebie za cnotliwe życie, a dziś wracacie do pogańskich wierzeń, a nawet gorzej, zaprzeczacie istnieniu Wielkiego Ducha. Wasza wiedza i technika wyprzedziła kolosalnie wasz rozwój moralny i duchowy. Wynaleźliście straszliwe środki zniszczenia których używacie w walkach z innymi narodami, lecz nie zastanawiacie się nad tym, że i gracie jak małe dzieci z ogniem, który może rozniecić pożar, nie dający się ugasić. Już były chwile, kiedy niewiele brakowało, żeby owe okropne środki zniszczenia znalazły się w ręku złego, na wpół obłąkanego człowieka. Wtedy wyginęłyby dziesiątki milionów ludzi. Niebezpieczeństwo to jednak nie minęło. W przyszłości może się zdarzyć, że czarni magowie osiągną przewagę nad białymi, tak jak to było w naszej ojczyźnie przed tysiącami lat. Kiedy ta chwila nadejdzie, nastąpi straszliwa katastrofa, którą myśmy w międzyczasie sami przeżywali. Egoizm, pycha, chciwość i okrucieństwo zapanuje nad waszym światem. Siły duchowe nie będą już zdolne przeważyć szali na korzyść wzniosłych, altruistycznych pojęć. Garstce naszych białych magów którą czarni prześladowali nawet w dalekich ziemiach, dokąd się ukryli. Udało się uciec aż tutaj, na tę piękną córę słońca, gdzie zdołaliśmy osiągnąć szczęśliwy byt i wysoki rozwój duchowy, lecz znaczy widzę z boleścią, że to prześladowanie jeszcze się nie skończyło. Utrzymujecie, że nie jesteście czarnymi magami i nie żywicie żadnych wrogich względem nas zamiarów. Być może, że większość was – którzy tu zdołaliście się dostać, ma jedynie naukowe cele, że pragniecie tylko poznać ten daleki świat. Lecz kilku z pomiędzy was ma niebezpieczne względem nas zamierzenia. Rozpleniliście lekkomyślnie wasz ród na czerwonym globie. My postępujemy rozumnie. Dajemy życie tylko istotom zdolnym do rozwoju duchowego, nie noszącym w zarodku ani chorób, które was trapią, ani złych, wstecznych instynktów zwierzęcych. Jesteśmy piękni nie tylko fizycznie, ale i moralnie. Stosujemy przy sprawach rozmnażania się nasze zdobycze wiedzy nadzmysłowej. Wy zaś rozradzacie się jak zwierzęta. Jest wam już dziś za ciasno na waszym globie, cierpicie nie tylko od zimna, ale trapi was głód. Wynaleźliście środki zniszczenia, a nie potraficie wytwarzać sztucznie najpospolitszego pożywienia, np. Na przykład cukru, mąki, tłuszczów roślinnych. My zaś od dawna poznali te sekrety natury. Lecz tutejsza roślinność dostarcza nam w obfitości środków do utrzymania naszego ciała, którego potrzeby są bardzo małe. Wy zaś kochacie zbytek wszelkiego rodzaju, uganiacie się za wyszukanym jadłem i napojami, lekceważycie zaś skarby duchowe. I oto nadeszła chwila, że dzięki waszej technice i nauce dostaliście się na naszą planetę i zaczynacie marzyć o tym, ażeby się tutaj przesiedlić. Skoro wrócicie na ziemię i zdacie sobie sprawę z bogactw naturalnych, jakie tu znaleźliście, będziecie usiłowali założyć tutaj kolonie, tak jak myśmy zakładali swoje kolonie w Peru i Egipcie. Jesteście dla nas niebezpieczni. Chociaż nie zdajecie sobie jeszcze z tego sprawy, pomimo, że nie jesteście tak, jak my magami, złoto ma w oczach waszych wielką wartość. Dla zdobycia tego mizernego krustu, którego my używaliśmy dawniej, dla ozdób architektonicznych, a nawet na dachy świątyń, kiedy czciliśmy słońce, gotowiście popełnić największe okrucieństwa i zniszczyć cywilizację nieskończenie wyższą aniżeli wasza. O ile się nie mylę, dodał, zwracając się w stronę Arabelli i jej męża, są między wami posiadacze wielkiej ilości tego metalu którego używacie na bicie monet, będących u Was środkami wymiany i skrystalizowania bogactw. My jednak od dawna obywamy się bez wszelkich monet. Nie ma między nami ani biedaków, ani bogaczy. Wystarczają nam owoce rosnące obficie w tutejszych lasach i ogrodach, w których przebywamy. Nie wiemy, co to głód, albo niedostatek. Dzielimy pomiędzy sobą sprawiedliwie wszystko, co jest nam potrzebne do naszego skromnego utrzymania. Własność prywatna. Jaka służy wam za podstawę waszych ustrojów społecznych nie istnieje u nas, gdyż jest nam niepotrzebna. Jesteśmy wszyscy równi, a przynajmniej staramy się być równymi w naszej doskonałości duchowej. Nie wszyscy bowiem mieszkańcy córy Słońca osiągnęli jednaki poziom duchowy i moralny. Ci, którzy wspięli się najwyżej są naszymi przewodnikami, a nad wszystkimi góruje wielki mak, przed którego oblicze musi czy się stawić. Wasza inwazja jest zbyt ważnym faktem dla mieszkańców Cury Słońca, żebyśmy sami mogli rozstrzygać o waszym losie. Nie lękajcie się jednak. Nie zniszczymy was, gdyż brzydzimy się gaszeniem życia nawet najniższych tworów. Wielki Mak musi jednak poznać was i orzec, czy możecie pozostać na naszej pięknej planecie czy też powrócić na Czerwony Glob, skąd przybyliście niespodziewanie. Mogliśmy temu zapobiec, Gdyż posiadamy dostateczne środki, ażeby nie dopuścić do waszego lądowania na tej wyspie. Pragnęliśmy jednak poznać was bliżej i dowiedzieć się, jak wygląda obecnie wasza kultura. Niestety nie posunęliście się ani o krok dalej od nas, jeżeli idzie o rozwój duchowy i moralny. Przebywacie w świecie materialnym nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Nie istnieją tutaj żadne istoty, do których moglibyśmy was porównać. Te stworzenia, znoszące nam owoce i płody rolne, w zamian za przysmaki, które lubią namiętnie, nie są już małpami, tak jak wasze, lecz nie są też jeszcze ludźmi. Może staną się nimi za kilka milionów lat, kiedy my będziemy półbogami, za jakich nas dziś słusznie macie. Oczekujcie więc postanowień wielkiego maga. Być może, że każe on wam stanąć przed swoim majestatem, lecz może zadowoli się naszą relacją dotyczącą waszej strony fizycznej i duchowej. A teraz nie miejcie nam za złe, że osądzimy was, jak na to niestety zasługujecie i żegnajcie. Ta wymiana myśli odbywającej się bez mowy ludzkiej trwała aż do zmierzchu. Z sąsiedniej puszczy zaczęły już dochodzić ryki nocnych drapieżników wychodzących na łowy. Przebyszom pilno było wrócić do swego wiszącego pałacu, w którym czuli się bezpiecznie. Nie zatrzymywali przeto dłużej swoich gości, którzy wnet zniknęli jak duchy w pomroce okrywającej ziemię. Rozdział 25. Niebezpieczny spisek. Odwiedziny Synów Słońca zrobiły kolosalne wrażenie na mieszkańcach wiszącego pałacu podczas gdy jedni członkowie wyprawy wyrażali się o gościach z wielkim entuzjazmem, jak na przykład Przyrodnik, Harting i Hobbs, to inni, do których należał pułkownik Krups, jego kolega Hipping, a nawet po części i Margrabia, patrzyli sceptycznie na ich zdolności, które pozwalają im stać się niejako półbogami w stosunku do zwykłych ludzi. Mr. Dutz, jak i Arabella zachowywali się mniej więcej neutralnie – Okazując co najwyżej sceptycyzm w przeciwieństwie do czysto negatywnej pozycji pułkownika i hippinga. Wywiązała się między członkami wyprawy namiętna dyskusja, w której główną rolę odegrał pułkownik Krups, jego kolega z Ministerstwa Kolonii. To są według mnie nadzwyczajni ludzie, twierdził Hobbs. Cóż pan tak widzi dalece nadzwyczajnego w tych jogach? pytał sarkastycznie pułkownik. "Jeżeli mam prawdę powiedzieć, to uważam tego maga za zręcznego chuglarza, który pragnął nam zaimponować swoim przemówieniem. Traktuje on nas jak niedojrzałe dzieci, ale zapomina, że nie jesteśmy znowu tacy łatwowierni. Czyż można bowiem wziąć za dobrą monetę jego przechwałki, że mieszkańcy Wenery nie znają chorób, które nas trapią, że mogą żyć po 300 lat i więcej? A już to, że potrafią przenosić siłą psychiczną z miejsca na miejsce bez żadnych środków lokomocji! według mnie zakrawa na wielką blagę. Jednakże, odezwał się Dudz, nie można zaprzeczyć, że i między nami, a na naszej starej planecie spotyka się ludzi obdarzonych podobnymi zdolnościami. Przypominam sobie na przykład, że pewne medium nazwiskiem Moses potrafiło unosić się w powietrze, a nawet wypływało z jednego okna wysokiego domu i wpływało przez drugie do tego samego mieszkania. Nazywa się to autolewitacją, na seansach spirytystycznych widziałem nieraz, jak ciężkie stoliki podnosiły się w górę, bez żadnych pomocy ze strony obecnych. Ja o niczym podobnym nie słyszałem, opierał się Krups. Ja jednak znam mnóstwo podobnych faktów i stokroć jeszcze dziwniejszych. Należałem bowiem do towarzystwa badań zjawisk metapsychicznych. Są one zaiste zdumiewające i wszystkie próby wytłumaczenia ich wydały się nam dziecinnie naiwne. Słusznie powiedział Mak, że nasza dzisiejsza wiedza jest wobec nich bezsilna, lecz dowodzi to tylko, że znajduje się ona jeszcze w pieluchach. Nasi pozytywiści zaprzeczają tym faktom, ale niemniej one zdarzają się u nas. Nie można zatem ich negować w zupełności. Czyż nawet ptaki nie posiadają cudownego instynktu orientacyjnego, który pozwala bocianowi z Indii wrócić do swojego gniazda w Europie? a wywiezionemu w koszyku gołębiowi pocztowemu na odległość kilkuset metrów od rodzinnego gołębnika odnaleźć do niej drogę przez nieznane sobie okolice. Dziki, brazylijski Indianin oddaliwszy się od swego obozowiska w celach myśliwskich nie zabłądzi w puszczy tak jak my, Europejczycy, którzyśmy już ten instynkt zatracili. Tutaj się mieszkańcy przeciwnie, rozwijali w sobie te wszystkie uzdolnienia dane im przez stwórcę i w ciągu wielu tysięcy lat osiągnęli wyniki, które nas wprawiają w zdumienie. Nie wszyscy są, jak powiedział Mak, jednakowo uzdolnieni, lecz większość słusznie budzi w nas szacunek. Albo ten ich język telepatyczny, dzięki któremu mogą się tak łatwo z nami porozumiewać, nie znając naszego języka. A czy i pan, pułkowniku, nie dziwi się, że twój mózg jest zdolny przyjmować te tajemnicze myśli odbywające się bez mowy ludzkiej? Pułkownik potrząsnął głową. Przyznaję, że nie wszystko dobrze zrozumiałem. W każdym razie ten ich sposób rozmawiania bardzo mnie dziwi. Kiedy poznamy ich bliżej, odezwał się Hobbs, może dowiemy się jeszcze o innych dziwach. Musi pan przyznać pułkowniku, że skoro od wielu tysięcy lat wyemigrowali z kuli ziemskiej na Wenere, to musieli już znać sekret energii atomowej. Które myśmy dopiero w ostatnich czasach zdołali wydrzeć naturze. Myślałem, że mój statek niebieski wprawi ich w zachwyt, a skoro tak nie jest, muszą znać jakieś tajemnicze siły przyrody, które są jeszcze przed nami zakryte i używają ich między innymi do przenoszenia się z miejsca na miejsce bez samolotów i samochodów. To jest kraina kryjąca w sobie mnóstwo niespodzianek i tajemnic. Co do mnie, przestałem się już czemukolwiek dziwić. Wenerianie, jak utrzymują, odrzucili swoją materialistyczną cywilizację, która imię widocznie nie dała szczęścia. Niezmiernie żałuję, że tak mało pozostało z niej śladów. A ta niebotyczna świątynia, którą oglądaliśmy na górze, zagadnął Harting. To jest dzieło olbrzymów, wobec którego nasze nowojorskie drapacze chmur wydają się mizernym naśladownictwem. O ile mogłem na oko ocenić. Główna nawa w tej starożytnej świątyni ma wysokość przynajmniej 200 jardów, a leżące w gruzach wieże były może kilkakrotnie wyższe. Musieli więc posiadać inżynierów i budowniczych lepszych aniżeli nasi. Ale to wszystko, jak sami mówią, należy do dawnych, zamierzchłych czasów, kiedy czcili słońce jak starożytni Peruwianie wtrącił Hiping. Teraz żyją oni sobie tak, jak nasi przodkowie w raju, albo jak mieszkańcy wysp Tahiti przed Kukiem. Nie mają żadnych, panie, potrzeb. Żywią się owocami i kukurydzą, jak słusznie mówi mój kolega Krups. Oddają się próżniactwu i rozmyślaniom, nikomu nie przynoszącym korzyści. A na naszej ziemi niemal dwa miliardy ludzi żyje przeważnie w niedostatku, ba, cierpi nawet głód. Który zabierze nieraz miliony ofiar, dokucza nam także zimno, podczas gdy tutaj jest tak ciepło, że trzeba przed upałami uciekać w góry. Natura szczodrze obdarzyła tę piękną planetę wszystkim, co jest niezbędne dla nas. Nie mówię już o złocie, którym tu kryją dachy świątyń. Ale jakże bogaty jest tutejszy świat roślinny? Na pewno znajdzie się tutaj mnóstwo gatunków, które by mogły dostarczyć cennych surowców dla naszego przemysłu. No ale wszystkie bogactwa marnują się w pogardzie u tych magów. Byłoby to z naszej strony szaleństwem, a przynajmniej lekkomyślnością bez miary, gdybyśmy nie postarali się wykorzystać tych bezmiernych zasobów, po które wystarczy wyciągnąć rękę. Nasz rząd w mądrym przewidywaniu podobnych możliwości wydelegował mniej pułkownika, nie pożałował paru milionów dolarów dla zbadania tak dalekiego świata. Musimy sumiennie spełnić włożony na nas obowiązek. Jakiż to obowiązek? Zapytał ironicznie Johnson. Polega on na tym, rzekł Krups, żeby zbadać warunki panujące na tej planecie, poznać jej mieszkańców, zorientować się w ich liczebności, w środkach obrony przez ich posiadanych i zdać rządowi, o ile się da, najdokładniejszy raport. Nie można przecież patrzeć obojętnie na to, że kilka lub kilkanaście milionów rozpróżniaczonych jogów zajmuje szczodrze obdarzone przez przyrodę lądy, nie wyzyskuje ich bogactw. Podczas gdy my, ludzie na ziemi, poszukujemy przestrzeni życiowej, żywności, której nam stale brakuje, surowców niezbędnych dla naszego przemysłu, nie mówiąc już o tym, że nasze pory roku raz każą nam cierpieć od miodów i śniegów, to znów nadmiernych upałów. Nasze rządy, jak mi się zdaje, postanowią skolonizować tę piękną planetę, która stała się nam dostępna dzięki odkryciu energii atomowej i która może łatwo pomieścić przynajmniej miliard ludzi. Zdaje mi się, mówił po krótkim wahaniu pułkownik, że wystarczyłoby parę dywizji naszego wojska dla zajęcia tych lądów, kilkakrotnie większych od obszaru naszej Unii. Widocznie marzy pan kurach Corteza i Pizarro, wtrącił ironicznie Duc. Parę tysięcy Hiszpanów zbrojnych w samopałej pancerze wystarczyło dla podbicia Meksyku, który znajdował się na bardzo wysokim poziomie cywilizacji. Zabijano bez litości tysiące nieszczęsnych Indian, którzy niestety nie posiadali jeszcze broni palnej i nie znali żelaza. Równie barbarzyńsko postępowali Hiszpanie w południowej Ameryce. Pizarro, który nie umiał nawet pisać i czytać, pchany niepohamowaną rządzą zdobycia złota, zniszczył cywilizację Peruwianczyków, stojącą pod wieloma względami znacznie wyżej niż europejska. Wprowadzili oni sprawiedliwy podział dóbr materialnych pomiędzy wszystkich mieszkańców i mieli bardzo postępowy ustrój społeczny. — Tak, byli komunistami czystej wody — zawołał oburzony Krups — Zdaje mi się, że tutejsi Jogowie także zaprowadzili u siebie podobny ustrój. My, Amerykanie, zwalczamy go jednak z całą energią, gdyż według nas nie jest on żadnym postępem, lecz raczej ponurą tyranią i nie zaprowadza niewolnictwo, które myśmy u siebie od dawna znieśli. Przekonamy się niebawem, czy tak jest w istocie. A jeżeli się okaże, że tubylcy są także wyznawcami komunizmu. To w naszym interesie leży zaprowadzenie tutaj innego ładu, bardziej odpowiadającego naturze ludzkiej, która uważa własność prywatną za rzecz świętą i nienaruszalną. A więc knuje pan formalny spisek przeciwko naszym dzisiejszym gościom? zawołał przerażony Johnson. — Projektuje pan ni mniej, ni więcej tylko zbrojne wtargnięcie wojsk naszych na ten daleki świat i zawojowanie go, jak ongi Hiszpanie zawojowali Amerykę, zniszczenie ich cywilizacji i osiedlenie tutaj ludzi, którzy w porównaniu z nami są, śmiało mogę powiedzieć, barbarzyńcami. — Nie taję, że istotnie będę zachęcał nasz rząd do tego — odparł twardo pułkownik. Spełniłbym tylko mój obowiązek żołnierza, obdarzonego zaufaniem swoich przełożonych. Przyłączam się bez zastrzeżeń do zdania mego kolegi szanownego pułkownika, żywo potwierdził Hipping. Moje ministerstwo kolonii zaraz po powrocie otrzyma mój raport, który, tak mi się zdaje, będzie przyjęte przychylnie. No ależ panowie, zawołał przerażony Harting czyż nie zdajecie sobie sprawy z niebezpieczeństwa jakie nam wszystkim zagraża na wypadek jeżeli wenerjanie przenikną nasze zamiary lękam się czy i już ich nie przeczuwają czyż nie potrafią czytać w naszych myślach Dorzucił johnson kto wie może wielki mag już jutro będzie wiedział o tym uknutym przez pana niebezpiecznym spisku A wówczas potraktują nas jak niebezpiecznych intruzów z którymi w imię dobra ogółu należy postąpić jak najsurowiej Mogą zniszczyć naszą rakietę i odciąć nam powrót na Ziemię, zawołał strapiony Hobbs. Albo nas zamordować, dodała Arabella, załamując ręce. Tego nie uczynią, uspokajał margrabinę Duds. Brzydzą się bowiem zabójstwem nie tylko ludzi, ale i zwierząt. Tak czy owak, pan pułkownik i jego kolega nie postępują roztropnie, odsłaniając swoje tajne plany. Przecież nikt nas chyba nie zdradzi, rzekł hiping. Byłoby to bardzo nieładne, działać przeciwko ewentualnym zamierzeniom naszego rządu. A któż panu zaręczy, że oni już teraz nie odgadują naszych myśli? odezwał się Gwilon. Zdaje mi się, że potrafią to uczynić. Dyskusja ta skończyła się powszechną konsternacją. Spoglądano z nietajoną niechęcią na pułkownika i hipinga. W sercach wszystkich zaczęła się gnieździć trwoga, że Magowie przeniknął niebawem, albo już przeniknęli intencje przybyszów i z niepokojem oczekiwano nadchodzących wydarzeń. Rozdział 31. Tajemniczy zew. Nazajutrz wczesnym rankiem Gwilon ze zdziwieniem zauważył, że jego żona i pokojówka fany okazują jakiś niezwykły niepokój i zdenerwowanie. Arabella ubrała się wcześniej jak zazwyczaj. Pokojówka naśladowała swoją panią. Obie spoglądały na siebie porozumiewawczo. Dokąd wybierasz się, Arabello? zagadnął margrabia. Przecież jest dopiero szósta godzina. Niedawno ptaki zaczęły swoją pieśń poranną na powitanie słońca, które nawet nie wejrzało ani na chwilę spoza ciężkich chmur. Muszę iść, Gwidonie, rzekła z mocą. I ja także? dodała fanny, stając u boku swej pani. Dokąd się wybieracie? spytał zdziwiony Gwidon. Wiecie przecież, że takie wczesne spacery są tutaj niebezpieczne. Nawet w biały dzień można się natknąć na jakiegoś potwora. Jeżeli pragniecie się przejść, to poczekajcie, aż się zrobi jasny dzień i pozwólcie, że będę wam towarzyszył z moim sztucerem. Kobiety pokręciły przecząco głowami. Nie możemy czekać ani chwili dłużej, zawołała niemal z rozpaczą grabina — — Nie wiem doprawdy, co się we mnie dzieje, ale czuję, że mnie ktoś wzywa do siebie. — Chyba miałeś jakiś przykry sen, kochanie — pytał troskliwie Margabia. — Któż to na ciebie może oczekiwać, skoro nikogo tu nie znasz? Marabella wahała się przez chwilę, potem gwałtownie zarzuciła mężowi ramiona na szyję i pocałowała go tkliwie w same usta. — Nie gniewaj się, Gwidonie, ale doznaję wrażenia, że on kazał mi przyjść — — Kto taki i dokąd? — Syn Maga, ten wyższy. — Mam nie wezwał ten niższy. Och, jacy oni baj są piękni! — dodała Fanny z zachwytem. — Jak aniołowie, którzy stąpili z nieba na ten dziwny, daleki świat. Gwidon przyglądał się przez chwilę uważnie obu kobietom, po czym uśmiechnął się z gorzką ironią. — A więc chyba zakochałyście się obie w synach Maga — zawołał. Margrabina oburzyła się. — Co za przypuszczenie! — zawołała. — Wiesz przecież najdroższy, że ciebie jednego kocham! — dodała z emfazą. — A jednak i ty, i twoje fanny chcecie iść do nich! — żartował Margrabia. — Czyżby wam naznaczyli randewu w swym telepatycznym języku, tam, w tym rajskim ogrodzie, który zamieszkują? Takiej myśli nam nie zakomunikowali. Odchodząc, spojrzeli tylko tak jakoś dziwnie na nas obie. Śnili mi się w nocy. Tak jakoś niezwyczajnie. Och Gwidonie, nie żądaj ode mnie wyjaśnień. Sama nie zdaję sobie sprawy z mojego stanu wewnętrznego. Czuję tylko, że muszę nieodwołalnie muszę tam pójść. Do tego ogrodu po co? Sama nie wiem. Ale muszę. I to natychmiast. Oni mi kazali. Mi mnie także dodała fany z płaczem. A cóż na to twój narzeczony, ten przystojny mechanik? Nic mu nie powiem. Ale pójdę razem z panią. Dodała energicznie fanny. Margrabia rozłożył bezradnie ręce. Zaczynam rozumieć, rzekł po chwili namysłu, No oni dali wam psychiczny nakaz, zahipnotyzowali was, odebrali wam wolę i musicie spełnić to, czego od was żądają. A może ty, fanny, zadłużyłaś się w tym niższym synu maga? Och, niech mnie pan o to nie posądza. Zaprotestowała żywo pokojówka. No chodźmy już, proszę pani, dodała z pewną natarczywością, zwracając się do margrabiny. Nie mogę już dłużej zwlekać. Margrabia zniknął za kotarą i po chwili wrócił w towarzystwie mechanika, który niedawno zaręczył się z fany. Był to przystojny, dwudziestokilkuletni brunet, który od samego początku podróży międzyplanetarnej starał się o względy Fanny. Dowiedziawszy się o co idzie, nie okazał najmniejszego zdziwienia. To są magowie, czarnoksiężnicy, rzekł poważnie. Musimy wszyscy czynić, co nam każą, gdyż mają jakąś dziwną władzę nad nami wszystkimi, wszak umieją odgazywać nasze myśli. Szkoda, że im my nie potrafimy czegoś podobnego, dodał margrabia, bo byśmy się dowiedzieli, po co wzywają nasze obie panie. Musimy im się po prostu bardzo podobać, rzekł utknięty żądłem zazdrości Tom. — Musiały im się po prostu bardzo podobać — rzekł utknięty, żądłem, zazdrości Tom. — Ja pójdę z panem. Musimy bronić te biedaczki w razie potrzeby. Po chwili Tom zjawił się ze sztucerem i w pasie myśliwskim, w którym sterczało kilkadziesiąt nabojów z eksplodującymi kulami. Spuszczono się po drabince na dół, a kiedy znaleziono się na murawie pod drzewem, margrabina bez namysłu ruszyła przed siebie. — Jeżeli macie udać się do owego rajskiego ogrodu... To trzeba iść bardziej w lewo, zauważył widon. Nie, nie, zaprotestowała margrabina. Zdaje mi się, że znamy lepszą drogę. Przecież nigdy tam nie byłaś, kochanie. A jednak wiem, którędy iść wypada. Margrabina osłuchał żony, myśląc w duchu, że dzieją się dokoła niego jakieś dziwne, niewytłumaczone zjawiska. Był już jasny, pogodny dzień. Słońce wyjrzało za chwilę spoza obłoków, kiedy na skraju doliny ujrzano kilka małpoludów dźwigających kosze z owocami. Niebawem doprowadzili oni naszą czwórkę do owego kamiennego kościńca, który snać ciągnął się daleko w dół i zapewne stanowił najlepszą drogę do siedziby półbogów. Nie potrzebowano zatem błąkać się po wertepach, brodzić w wodzie zimnych potoków, mozolnie szukać jak przedtem przejść pomiędzy niebotycznymi ścianami skalnymi. Dzięki temu posuwano się szybko naprzód i w kilka godzin ujrzano kolczasty żywopłot uniemożliwiający dzikim bestiom przedarcie się do siedziby półbogów. Wejście zamykała szeroka, szczerozłota brama. — To warte kilka dobrych milionów — rzekł Tom, uderzając kolbą w grube pręty. — Ale nie widać tutaj żadnego odźwiernego albo strażnika, który może przejść bez legitymacji. — Albo nawet ukraść tę bramę — dodał żartobliwie Gwidon — ale jak dotąd nikt na nią się nie połakomił, uśmiechnął się mechanik. Chyba jak będziemy stąd odjeżdżali, zabiorę ją. Będziemy mieli na urządzenie ładnego domu, skoro się pobierzemy z fany. Ale widok rajskiego ogrodu oderwał uwagę kobiet od złotych wrót. Arabella, wielka miłośniczka kwiatów, właścicielka cieplarni, gdzie hodować lubiła najrzadsze odmiany storczyków, które nabywała, nie licząc się z dolarami, wpadła w zachwyt. Boże, ależ to jakiś czarodziejski ogród, wołała, przyglądając się tej wspaniałej roślinności. Nawet nie przypuszczałam, że istnieć mogą tak cudne kwiaty, jakże mizernie wyglądają przy nich nasze róże, goździki, tulipany, magnolie, irysy, a nawet storczyki z Borneo i Ameryki Południowej. Zapach ich jest wprost odurzający, jestem jakby upojona. Wciągała z rozkoszą te nieznane sobie wonie. Fanny nie mogła się powstrzymać, żeby nie zerwać na prędce wiązanki, którą przypięła sobie do gorsu. Najpiękniejszy okaz wpiła w złociste loki swej pani i szły uśmiechnięte z błogością na twarzy, cienistą drogą pod konarami rozłożystych drzew, z których za najlżejszym powiewem spadały kielichy kwiecia o przebogatych barwach. Arabella, wiedziona jakimś niepojętym instynktem, szła szybko do siedziby maga, przed którą jak dawniej zgromadziła się grupka małpoludów oczekujących nagrody za przyniesione owoce. Za chwilę ukazali się dwaj młodzieńcy. Ujrzawszy obie kobiety, nie okazali najmniejszego zdziwienia. Przywitali przybyszów lekkim skinieniem głowy, spowitej w naturalnie układające się loki czarnych jak heban włosów. Teraz dopiero margrabia i tom mogli im się dokładnie przyjrzeć. Fanny miała słuszność, porównując ich do archaniołów. Byli majestatycznie piękni. Ich muskularne kształty tonęły w draperiach powłóczystych w szat purpurowej barwy, dziwnie harmonizującej z ceglastą cerą. Oczy jak dwie jasne gwiazdy płonęły nad ziemskim ogniem pod wysokim czołem. Fanny mimo woli zgięła kolana i wyciągnęła ręce do młodszego maga, który uśmiechnął się przyjaźnie, lecz nie spieszył się wyjawić jej, po co została tutaj wezwana. W milczeniu rozdzielał przysmaki pomiędzy usłużne małpoludy, a kiedy ci bezinteresowni słudzy oddalili się, dał znak przybyszom, ażeby poszli za nim. Zatrzymano się przed małą pustelnią przylegającą do siedziby Maga i spowitą w girlandy ponsowych kwiatów, większych kilkakrotnie aniżeli róże. Niskie drzwi do niej były otwarte. Młodzieniec wszedł pierwszy za nim Arabella i Fanny. Kiedy margrabia chciał to samo uczynić. Młodzieniec zatrzymał go stanowczym ruchem ręki. Po co wezwaliście tu moją żonę? zagadnął zachmurzony. Na rozkaz wielkiego maga, przed którym macie stawić się jutro na waszym statku, odparł młodzian. Wasze kobiety mają pozostać tutaj, wy obaj zaś możecie się oddalić. Jak to? Chcecie zabrać nam nasze kobiety? Oburzył się Tom ukąszony przez węża zazdrości. Nigdy się nie zgodzę na to. Fanny, chodź do mnie! dodał gromkim, rozkazującym głosem. Fanny ukazała się na chwilę, ale zamiast spełnić życzenie narzeczonego, pokręciła przecząco głową. Czy i ty zostaniesz tutaj, Arabello? zawołał margrabia. Muszę, gdyż taki jest rozkaz wielkiego maga. Nie lękaj się o mnie! Ale jak obudarzony iście włoskim temperamentem, nie godził się tak łatwo z tym życzeniem nieznanego mu maga. W jego wyobraźni zaczęły się budzić przykre podejrzenia. Ziemniaki wznieciły miłosne zapędy w sercach tych przepięknych mieszkańców dalekiego świata. Wyzyskali swój magnetyczny wpływ dla zaostrzenia swych rząd, zapewne żywszych tutaj wskutek nadmiaru słońca, wśród tego rajskiego otoczenia aniżeli na ziemi lecz nie liczyli się z uczuciami jego, Margrabiego Remini, przedstawiciela starożytnego rodu szlacheckiego. Na tę zniewagę on, Gwido, nigdy, przenigdy nie odpowie inaczej, jak tam w swojej ojczyźnie komuś, co by się ośmielił. I nagłym ruchem, niemal bezwiednym, sięgnął do boku, przy którym wisiał zamiast szpady długi kordelas myśliwski. Tom, idąc za przykładem Margrabiego, podniósł gotowy do strzału sztucer i skierował lufę w serce pięknego młodzieńca. Lecz nagle poczuł jakiś dziwny bezwład we wszystkich członkach. Wypuszczony sztucer padł ciężko na ziemię. Gwidonowi sparaliżowana ręka odmówiła posłuszeństwa. Spoglądał upokorzony, na wpół tylko przytomnie na pół Boga, który uśmiechnął się do niej z łagodnym wyrzutem. Tak samo jak was obezwładniamy dzikie bestie, które, jak to się czasem zdarza, mają ochotę nas napaść, rzekł w swym niemym, ale mimo to tak dobitnym języku. Wasza wyobraźnia każe wam lękać się o te kobiety. Lecz uspokójcie się. Nic im z naszej strony nie zagraża, nie dotkniemy ich nawet palcem. Zrozumcie, że zbliżenie się do was albo do waszych kobiet byłoby dla nas upokarzającą ujmą. Postępkiem, którego musielibyśmy się wstydzić. Wszak jesteście niemal zwierzętami, bo ludźmi jeszcze nie jesteście. Tak samo jak te stworzenia, które dla dogodzenia swym podniebieniom są naszymi sługami. Oddalcie się przeto spokojnie i nie posądzajcie nas o czyny, których się brzydzimy. Margrabia słuchał tego ze wzrastającym oburzeniem. Jak to? myślał. Zbliżenie cielesne do jego przecudnej arabelli byłoby dla tego człowieka czymś upokarzającym jego dostojność? Obłuda osłonięta dumą. Nigdy on, Gwido, nie uwierzy w szczerość wynurzeniu czerwonego Adonisa. Ten jednak, jakby czycając jego buntownicze myśli, uśmiechnął się już teraz pobłażliwie. Uważny obserwator mógłby nawet dostrzec na jego twarzy odcień pogardy. — Odejdźcie — dodał. Pamiętajcie, że posiadana przez Was broń nie jest dla nas niebezpieczna. Macie jeszcze inną, lecz i ta okaże się dla Was nieużyteczna, jeżeli byście chcieli wydać nam wojnę. Rozporządzamy potęgami przyrody, całkiem Wam nieznanymi. Nie powinniście zresztą żywić względem nas wrogich zamiarów. Nie zasługujemy na to. Oddalcie się do Waszego statku, na którym jutro powinniście stawić się przed obliczem wielkiego maga, który chce Was zobaczyć. I osądzić. Osądzić? Powtórzył Gwido. Czyż jesteśmy przestępcami w waszych oczach? Bynajmniej, odparł młodzieniec. Zakomunikujcie ten rozkaz waszym towarzyszom. Jutro zaprowadzę was do naszej stolicy, noszącej tak jak dawna stolica naszej ojczyzny ziemskiej nazwę CERN, Złotobramę Miasto. We drzwiach ukazała się na chwilę Arabella. Odejdź, Gwidonie. Rzekła, przykładając dłoń do serca. Nie trać wiary we mnie. Obaj mężczyźni odczuli, że muszą spełnić ten rozkaz i odeszli w milczeniu. Możecie za parę dni przyjść tu znowu, rzucił im na pożegnanie młodzieniec. Rozdział 27. W stolicy Wielkiego Maga. Margrabia i jego towarzysz, wróciwszy do wiszącego pałacu, opowiedzieli towarzyszom o zatrzymaniu kobiet na rozkaz Wielkiego maga. Pułkownik Krups napiętnował ten postępek z najwyższym oburzeniem jako pogwałcenie wolności obywateli Unii. Wiem dobrze, co mam o tym sądzić. Jest to starożytna rasa, która tutaj mieszka już od niepamiętnych czasów. Jest przeto wyczerpana i musi odświeżyć swoją krew, a więc zmieszać się z inną, młodszą od siebie. Ci pyszałkowie mają się za nadludzi i uważają, że zbliżenie się do naszych kobiet uwłaszczyłoby ich godności. Więc pan sądzi, pułkowniku, że mogą oni zatrzymać moją żonę i fanny w celach, o których napomknąłeś? W każdym razie wydaje mi się to bardzo wszystko podejrzane. Margrabionach nachmurzył się. Pomściłby mi się na nich, srodze, gdyby istotnie ośmielili się na coś takiego zawołał. Podobno. Rzekł, zwracając się do Norskiego. Zabrał pan ze za sobą kilka bomb atomowych. Doktor pokręcił głową. A więc myśli pan o wydaniu wojny Wenusjanom? Zapytał ironicznie. Widzą, że nie bierze pan na serio ich wynurzeń. Kto wie, czy nie potrafią oni równie łatwo przeszkodzić nam w użyciu broni ręcznej. Może chcieli was tylko nastraszyć, wtrącił hiping. Jutro mamy stawić się w stolicy Wielkiego Maga, dodał. Postaramy się przy tej sposobności zbadać, jak liczne jest to plemię półbogów. — To bardzo ważna sprawa — zawołał pułkownik. — Jednym słowem, chce pan zrobić wywiad w celach militarnych — zadrwił Johnson. — Obawiam się, że pańskie plany zaszkodzą nam bardzo w opinii tutejszych mieszkańców. Jako przyrodnik mogę panu dać pewne wskazówki co do gęstości zaludnienia dalekiego świata, naturalnie, całkiem teoretycznie, no, ale niemniej prze to uzasadnione warunkami fizycznymi, które tu panują. Na wenerze jest bardzo gęsta i ciężka atmosfera. Odbiera ta planeta czterokroć więcej ciepła od Słońca aniżeli Ziemia. Przekonaliśmy się z doświadczenia, że pobyt w nizinach na poziomie morza jest dla naszych płuc bardzo ciężką próbą. W parze i spiekocie nie moglibyśmy długo wytrzymać, a w dodatku te ciągłe burze i ulewy. No i ci nocni goście, dodał Harting. Roi się tam od jakichś przedpotopowych potworów, nic więc dziwnego, że tutejsi mieszkańcy przenieśli się w górzyste okolice, gdzie panują znośne dla życia warunki. Można stąd wywnioskować, że tylko wyżyny nadają się tutaj na stały pobyt dla ludzi takich jak my, no i oni. Stąd łatwy wniosek, że zaludnienie tej planety nie może być liczne, nie przekracza ono, jak sądzę, kilkunastu milionów dusz. Bardzo logicznie pan rozumuje, szanowny doktorze, zawołał ucieszony Krups. Gdyby tak było istotnie, skolonizowanie dalekiego świata nie nastręczałoby wielkich trudności. No ile półbogowie nie mają lepszych środków do obrony niż my do ataku, wtrącił duc. Jednakże pułkownik, jak się zdawało, nie lękał się żadnych niespodzianek i w dalszym ciągu snuł swoje plany zaborcze. Noc minęła w oczekiwaniu przewodnika i na przygotowanych do startu rakiety mającej się udać do stolicy Wielkiego Maga. Musiano zwinąć pałac wiszący, przenieść wszystkie przedmioty do wnętrza statku niebieskiego, wypatrzyć najdogodniejszą drogę, po której miały się potoczyć olbrzymie koła. Słowem, tę ostatnią noc pobytu w dolinie spędzono na ciężkiej pracy. Nad robotnikami czuwali margrabie i pułkownik, gdyż lada moment można się było spodziewać jakiegoś niepożądanego gościa z głębi dżungli. Rozpalono stos suchych gałęzi, którego blask widocznie trzymał dzikie bestie z daleka. O świcie w parę godzin, zaledwie po wschodzie słońca, które na dalekim świecie wydaje się znacznie większe niż na ziemi, zjawił się młodzieniec, mający służyć za przewodnika członkom wyprawy w ich podróży na powietrzu do nieznanego celu. Margrabia nie omieszkał zapytać, jak się miewa jego kochana małżonka, i otrzymał odpowiedź, że nic złego jej się nie stało i że ma nadzieję połączyć się niebawem z mężem. Inżynier Hobbs zaznajomił czerwonego pilota z mechanizmem rakiety. Półbóg nadzwyczaj szybko zorientował się, zajął wskazane sobie stanowisko na przodzie statku, skąd mógł objąć wzrokiem dużą przestrzeń i dał znak do startu. Potężny samolot bardzo szybko oderwał się od ziemi i poszybował nad oceanem, oddalając się od wyspy, na której wyprawa pierwotnie wylądowała. Jakkolwiek rakieta przelatywała przynajmniej tysiąc kilometrów na godzinę, podróż trwała aż do samego południa. Po przebiciu rozległego morza ukazał się nowy ląd, odległy o parę tysięcy kilometrów od tymczasowej siedziby przybyszów. Unoszono się nad dziko poszarpanymi łańcuchami górskimi, wymijano zionące ogniem i dymem paszcze wulkanów i posuwano się coraz bardziej w głąb tego obszernego kontynentu. Natrafiono nareszcie na rozległy płaskowyż, gdzie leżała stolica Wielkiego Maga. Pełno tu było słońca, świecącego na szafirowym niebie. Warstwa chmur zasłaniała morze, pod nogami podróżni widzieli rozległe ogrody, które niebawem znikły i ukazała się w całym swym majestacie imponująca ogromem i rozmaitością siedziba maga. Wylądowano na olbrzymim placu, otoczonym gigantycznymi budowlami. Nie były to jednak domy mieszkalne, lecz raczej świątynie i gmachy publiczne. Wszystko to było wzniesione z jakiegoś półprzezroczystego marmuru, rozmaicie zabarwionego przez naturę. Czworokątne kolumny ze złotymi głowicami podpierały zawrotnie wysokie stropy. Było to istotnie dzieło olbrzymów, których jednak nigdzie między Wenusjanami nie dostrzegano. Wylądowanie dziwiacznego wehikułu, podobnego do jakiegoś legendarnego ptaka, Roka, opisywanego przez Sindbada żeglarza, było stać wielką sensacją dla mieszkańców stolicy, gdyż niebawem plac napełnił się tłumem ciekawych. Przyglądano się z najwyższym zaciekawieniem wysiadającym przybyszom. Ich wygląd, tak niezwykły, zaczął niecić wyraźnie popłoch. Lecz przewodnik musiał w swym telepatycznym języku dać uspokajające wyjaśnienia zgromadzonym tak licznie rodakom, bowiem panika ustąpiła miejsca zwykłej ciekawości. Czerwony pilot ustawił całą załogę rakiety i z wyjątkiem dwóch mechaników, którzy pozostali dla jej strzeżenia i z wielką powagą poprowadził ich w kierunku siedziby Wielkiego Maga. Zajmującej kilkaset metrów głównego boku tego olbrzymiego pałacu, z którego rozchodziło się kilka szerokich ulic wysadzanych drzewami. Zatrzymano się na chwilę przed olbrzymim portykiem, złota brama rozwarła się szeroko, jak gdyby pchnięta ręką olbrzymiego portiera, i znaleziono się na dziedzińcu pełnym wodotrysków, sztucznych basenów wodnych i misternie urządzonych klombów kwiatowych. Pozostańcie tutaj na chwilę rzekł im czerwony pilot. Wielki Mag wie już o naszym przybyciu i niebawem dostąpicie wysokiego zaszczytu oglądania jego oblicza. Nie zapomnijcie, proszę, że kłamstwo i obłuda jest wśród nas źle widziane. Otwórzcie więc wasze serca i głowy, nie usiłujcie zataić żadnej myśli, gdyż wielki Mag nie da się w błąd wprowadzić. Po chwili przewodnik zniknął w złotej bramie, która prowadziła do siedziby Maga. Pozostawiając Ziemian w trwożnym oczekiwaniu. Cóż to mają nas stawić przed Sąd Najwyższy? protestował krups, usiłując daremnie ukryć nurtującego niepokój. Nie masz pułkowniku widocznie czystego sumienia, zadrwił Duc. Jakże zdołasz ukryć swe zaborcze plany, o których tak lekkomyślnie mówiłeś w wiszącym pałacu? Nie mamy zamiaru ukrywać, w jakim celu rząd Unii przyłączył nas do wyprawy, wtrącił Hipięk. Spełniamy tylko lojalnie rozkazy naszych przełożonych, a to przecież nie jest dla wojskowych urzędników żadnym przestępstwem. Rozmowy te przerwało pojawienie się licznego orszaku, na czele którego posuwał się wysoki chudy starzec co dziwnie uduchowionej, ascetycznej fizjonomii. Długa, śnieżno-biała broda spadała mu na piersi, na niej lśnił wielki złoty krzyż, który u Atlantów był godłem życia wiecznego. Ta imponująca postać zatrzymała się przed grupką ziemian i przyglądała się im w milczeniu przez dobre parę minut. Wielki Mak usiadł na tronie, wznoszącym się pośród dziedzińca i w swym telepatycznym języku rzekł: Witajcie nam, przybysze z naszej dalekiej ojczyzny, którą musieliśmy opuścić przed wielu tysiącami lat ziemskich na skutek katastrofy wulkanicznej i prześladowań, jakich doznawaliśmy ze stronów czarnych magów. Naszych rodaków nieznających naszych wzniosłych ideałów, lecz używających swej wiedzy magicznej dla osiągnięcia egoistycznych celów, dogadzania swym namiętnością, toniącym dobra materialne wyżej aniżeli duchowe. Opowiedzcie no, nam w krótkich słowach, jeżeli potraficie, co się stało z naszą ojczyzną i z naszymi przodkami toltekami. Niestety posiadamy tylko bardzo niepewne wiadomości z tak odległych czasów i lądów. Na miejscu waszej wspaniałej ojczyzny pochłoniętej przez morze, na skutek działania sił podziemnych rozlewa się obecnie wielki ocean, zwany Atlantykiem. Te wszystkie skąpe wiadomości, mówił Duc, pochodzą od Hindusów, starożytnych Egipcjan, a głównie od filozofa greckiego Platona, który żył dwa tysiące lat temu i był podobno uczniem kapłanów egipskich którzy swoją wiedzę tajemną wraz z religią otrzymali z rąk waszych przodków. Na istnienie Atlantydy naprowadza nas wiele faktów, których inaczej nie potrafilibyśmy sobie wytłumaczyć, jak na przykład podobieństwo niektórych szczepów zamieszkujących Europę i Amerykę, wspólne pochodzenie języków hiszpańskich z narzeczami Indian i zgodności tradycji. Lecz wielu naszych uczonych nie wierzy w to, że kiedyś istniał wielki kontynent przez was zamieszkiwany. Resztką Atlantydy, jak się zdaje, była piękna wyspa Poseidona, która podczas wzmożonej działalności wulkanicznej przed dwudziestu tysiącami lat podzieliła smutny los waszego kontynentu. Są to dla nas tak odległe czasy, że giną w pomroce wieków. Wiemy, a raczej domyślamy się z naszych danych, że Egipt był kiedyś jedną z waszych kolonii, które zajmowały cały południowy brzeg Morza Śródziemnego. Znalazły się tam bowiem bardzo starożytne ruiny ogrodów, wzniesionych za waszych czasów. Dutz, który zajmował się pilnie archeologią, metapsychiką i w ogóle był zwolennikiem tak zwanych nauk hermetycznych, nie mógł nic więcej powiedzieć wielkiemu magowi o jego dawno pochłoniętej przez żywioło ojczyźnie. Lecz i ta garstka mętnych wiadomości była mile przyjęta przez jego słuchaczy. Mr. Dutz odczuł, że jego sympatii dla Wenusjanów są przez nich odwzajemniane. Kiedy skończył, wielki Mak kolejno badał innych przybyszów. Było widoczne, że czyta on z łatwością w myślach i sumieniach. Jego bowiem opinie uderzały trafnością i głębokością sądów. O Hartingu wyraził się dość przychylnie. Jesteś uczonym badaczem ogromu wszechświata. Zdaje ci się, że twoje oko dzięki zbudowanym przez was przyrządom optycznym sięgnęło już daleko w głąb odchłani niebieskich, lecz mogę cię zapewnić, że widziałeś nie więcej aniżeli wrota do tego wspaniałego dzieła, przed którym duch ludzki korzy się i odczuwa całą swoją nicość. Pracujesz bezinteresownie dla czystej nauki i dlatego jesteś u nas mile pożądanym gościem. Chciałeś zawiązać nić porozumienia z innymi planetami, to ci się udało do pewnego stopnia. Jeżeli jednak dotknąłeś stopą naszej planety, zawdzięczasz to głównie temu uczonemu chemikowi, który potrafi z lżejszych pierwiastków wytwarzać cięższe, jakie nawet nie istnieją w przyrodzie. Wydaje się wam, że odkryliście źródło największej siły, jaka istnieje w naturze, nazwaliście ją energią atomową. Wiedzcie jednak, że my od dawna poznaliśmy siły tysiąckrotnie potężniejsze, którymi dowolnie rozporządzamy. Ten człowiek, dodał wskazując na inżyniera Hopsa, jest bałwochwalcą techniki, która wedle jego mniemania stworzy nową, błogosławioną epokę dla waszej zacofanej ludzkości. Myśmy technikę materialną od dawna doprowadzili do wysokiego stopnia doskonałości. Mieliśmy przed tysiącami lat zagłady przemysłowe które przy bardzo małym udziale człowieka wytwarzały automatycznie wszystko, co tylko mogło służyć dla zaspokojenia naszych potrzeb materialnych. Doszliśmy jednak do przeświadczenia, że w tym błogosławionym świecie, obdarzonym przez twórcę wszech rzeczy bogatymi darami natury potrzeby te są bardzo skromne. Żyjemy wyłącznie roślinnymi pokarmami, podczas gdy wy musicie spożywać mięso stworzeń, które pieczołowicie hodujecie, a je potem okrutnie zabijać. To właśnie utrzymuje was na najniższym stopniu cywilizacji. Śmiało więc mogę powiedzieć, że jesteście barbarzyńcami. I wiele wieków jeszcze upłynie, zanim tak jak hindusi na kuli ziemskiej, poprzestaniecie na roślinach. — Ty, piękny młodzieńcze — dodał mak, zwracając się do Gwidona. — Hołdujesz jeszcze dzikszym instynktem, gdyż nie zabijasz z potrzeby, lecz dla karygodnej przyjemności. Twoje ręce są zbroczone krwią licznych niewinnych ofiar zabitych śmiercionośną bronią, którą aż tutaj zabrałeś. Najodpowiedniejszą dla Was siedzibą byłyby te niziny, w których dzikie potwory toczą między sobą walki, pożerając się wzajemnie. Między nimi nie ma takich okrutnych drapieżników, za jakich Was niestety muszę uważać. Pomiędzy osobnikami jednego gatunku panuje zarówno na ziemi, jak i tutaj spokojna życzliwość. Wasz gatunek. Toczy w swoim własnym środowisku zażarte boje. Ludzie tępią swoich bliźnich, czego nie czynią ani tygrysy, ani wilki, ani żadne tutejsze bestie. Wy, dodał wskazując na krupsa Sejdika, macie ręce obficie zbroczone krwią ludzką, dlatego dusze wasze odwracają się od nas z najwyższym wstrętem. Nie jesteście w gruncie rzeczy źli, ale zabijaliście na rozkaz waszych przełożonych w okropnych wojnach. Które niedawno prowadzono na czerwonym globie. Niestety nie były to wojny toczone dla osiągnięcia dóbr materialnych, które pragnęlibyście oddać innym narodom, ale dla zaspokojenia chciwości i egoizmu. Nie sądźcie, że nie odgadliśmy waszych zamiarów, mówił wpatrując się w krupsa i hipinga. Tam na ziemi robi się wam za ciasno, gdyż nie umiecie jeszcze wykorzystać wszystkich płodów natury dla osiągnięcia dobrobytu. Dlatego chcielibyście przenieść się na naszą córę słońca, gdzie, jak się wam zdaje, znajdziecie warunki przyjazne dla życia, lecz jesteście w błędzie. Ludzie zbuntowani, tak jak wy i my, mogą przebywać jedynie na tutajszych płaskowyżach, wzniesionych znacznie ponad poziom morza, a takich obszarów jest tutaj niewiele. Ci, którzy tu przybyli na. Takich statkach jak wy natrafili na bardzo nieprzyjazne warunki i musieliby żyć w ciągłym mroku, w gorącej i wilgotnej atmosferze, pośród dzikich bestii, z którymi walka byłaby bardzo trudna i niebezpieczna. Nie będziecie mi chyba uważali za złe, jeżeli otwarcie powiem, co na ogół myślę o dzisiejszej ludzkości. Tkwi ona w głębokim barbarzyństwie, z którego dopiero stara się robić pierwsze kroki w kierunku osiągnięcia poziomu, na którym znajdujące się istoty zaczynają być ludźmi. Jesteście jeszcze na wpół zwierzętami, przebywacie ciałem i duchem w świecie materialnym, zaniedbawszy rozwój waszego intelektu i serca. Upłynie jeszcze wiele tysięcy lat, zanim będziecie godni stanąć obok nas, dlatego wasza obecność na córze Słońca jest niepożądana, a nawet niebezpieczna. Znacie potężne środki zniszczenia. A nie osiągnęliście tego poziomu moralnego, jaki jest wam potrzebny, ażebyście sami od nich nie zginęli. Oczyma naszej duszy widzieliśmy, że niedawno znajdowaliście się o jeden krok od katastrofy, która wam stale zagrażać będzie w niedawnej przyszłości. Jeżeli ślepo będziecie iść dotychczasowymi drogami, a nie skierujecie waszych usiłowań dla osiągnięcia wyższej moralności i rozwoju drzemiących w ludziach uzdolnień naturalnych, które myśmy w ciągu długich tysięcy lat w sobie rozwinęli. Możecie jednak pozostać na córze słońca, jeżeli sobie tego życzycie. Nie obawiamy się was bowiem. Kładę jednak warunek, że nie będziecie się tutaj rozmnażali, bo byłoby to dla nas szkodliwe, gdybyśmy musieli współżyć z istotami podobnymi do was. Dlatego kazałem odłączyć od was wasze kobiety – które tu przywieźliście ze sobą. Nie uczynimy im nic, co by się sprzeciwiło waszym przesądom i zapatrywaniom lub zwyczajom. Jeśli byście jednak postanowili powrócić na ziemię, wasze kobiety odzyskają wolność i będziecie je mogli z powrotem zabrać na Czerwony Glob. Kiedy was pożegnamy, otrzymacie wspaniałomyślny dar. Wielki mag zamilkł, jakby chciał rozważyć to, co miał zamiar wypowiedzieć. Na jego twarzy znać było pewne wahanie, lecz wreszcie wyjawił swoją myśl. Znamy wasze niskie pożądania, wiemy, że pragniecie tego nędznego krusztu, który nazywacie złotem. Moglibyśmy wam oddać wszystko, jak się u nas znajduje, lecz nie potrafilibyście go zabrać ze sobą. My od dawna wydarliśmy naturze sekret otrzymania tego metalu z innych, pospolitszych kruszców. Ty, dodał, zwracając się do Norskiego, będziesz wtajemniczony w sposoby służące do osiągnięcia tego niskiego cenu. Skoro powrócisz na czerwony glob, będziesz go mógł produkować w dowolnych ilościach dla zaspokojenia chciwości ludzkiej. Jeżeli po rozwadze dojdziesz do przekonania, że tam, na czerwonym globie, wiadomości te nie wywołują jakichś przewrotów ekonomicznych, otrzymasz od nas szczegółowe wskazówki, jak masz postępować ażeby otrzymać złoto z żelaza lub nawet z piasku. A teraz jestem zadowolony, że poznałem bliżej tych, którzy pozostali na Czerwonym Globie, po naszym stamtąd odejściu. Mogę Was zapewnić, że nic złego wam się nie stanie, o ile nie będziecie występować wrogo przeciwko nam. Dostojny starzec pobłogosławił wiszącym na piersiach złotym krzyżem przybyszów, tak jak to czynili kapłani starożytni Atlantydy. I dał im znak ręką, że posłuchanie uważa za skończone. Wracajmy do miejsca, z któregośmy dziś wylecieli rzekł piękny młodzieniec, który służył załodze rakiety za pilota w tej odległej podróży. Nie traćcie czasu i oddalcie się bezzwłocznie, gdyż wasza obecność tutaj zaniepokoiła mieszkańców stolicy. Uważają was za czarnych magów, którzy przybyli z naszej dawnej ojczyzny w zamiarze prześladowania nas tak jak to czynili w dawnych czasach. Uciekliśmy do dalekich kolonii afrykańskich i azjatyckich, ale i tam poszli oni za nami, ażeby krzyżować nasze szlachetne zamiary i skłaniać ludzi do występku i złych obyczajów, które myśmy potępiali. Potrafimy mieszkańców stolicy uspokoić, o ile znikniecie im z oczu. Zajmujcie więc wasze miejsca w tym statku. Doprowadzę go do punktu, z którego rankiem wyruszyliśmy. Inżynier Hobbs i doktor Norski widocznie byli niezadowoleni z tej decyzji przewodnika, któremu tak było pilno poprowadzić rakietę na daleką wyspę. Chemik odczuł sympatię maga dla swojej działalności bezinteresownego uczonego, zwrócił się więc z nieśmiałą prośbą do pilota. — Bardzo mi przykro — rzekł — że taki krótki czas spędzamy w waszej pięknej stolicy. Pragnęlibyśmy gorąco poznać nieco bliżej wasze obecne życie — Zaznajomić się z tym, co osiągnęliście w dziedzinie nauki, której jestem przedstawicielem. I w dziedzinie techniki, w której ja jestem, że się tak wyrażę, kapłanem dodał inżynier. Musielibyście poczynić wielkie w tym kierunku postępy, które nas do najwyższego stopnia zaciekawią. Czyż nie zgodzilibyście się pokazać nam waszych zakładów przemysłowych, które dostarczają Wam środków do zaspokojenia Waszych potrzeb materialnych? Sądzę, że kilka godzin wystarczyłoby na jaki taki krótki, pobieżny rzut oka na to, coście zdołali osiągnąć w tej dziedzinie, a być może nie zrozumiemy tych dróg, po jakich wstąpała wasza wiedza, która, jak przypuszczam, dosięgła bardzo wysokiego poziomu, lecz chcielibyśmy chociaż oglądać ostateczne wyniki, do jakich doszliście w dziedzinie chemii, techniki i fizyki. Pilot zastanowił się przez chwilę. — Muszę na to otrzymać zgodę Wielkiego Maga — rzekł. — Poczekajcie, aż się z nim porozumiemy w tej sprawie. Norski spodziewał się, że przewodnik uda się znowu do siedziby Wielkiego Maga w zamierzonym celu, lecz porozumienie to nastąpiło w przeciągu paru minut, przy czym pilot nie opuścił rakiety. Usiadł w milczeniu na swoim krześle, z którego poprzez szyby kabiny kapitańskiej widniał pałac Wielkiego Maga. Zapadł w jakiś dziwny stan, nawiązując terapeutyczne połączenie z osobą należącą widocznie do otoczenia wielkiego maga. Tajemnicze promieniowanie wychodzące z jego mózgu pobiegło w rzeczywistości, jakby jakiś cudowny telefon niematerialny, pozwoliło przesłać zapytanie i otrzymać na nie natychmiastową odpowiedź. Doktor Norski i pan, dodał, zwracając się do inżyniera. Otrzymaliście pozwolenie na zwiedzenie kilku naszych zakładów chemicznych i przemysłowych, rzekł młodzieniec. Norski ukłonił się nisko. Nie omieszkamy z tego pozwolenia skorzystać. Czy możesz młodzieńcze być naszym przewodnikiem? Nad człowiek uśmiechnął się przyzwalająco. Po pewnym czasie znaleźli się przed jakimś wielkim gmachem znajdującym się pośrodku rozległego parku. Jest to nasz zakład chemiczny, w którym otrzymujemy w drodze syntetycznej najważniejsze środki odżywcze, potrzebne dla podtrzymania naszego ciała. Chodźcie za mną. Wszyscy trzej zniknęli w obszernej sali, gdzie odbywały się jakieś tajemnicze procesy chemiczne, które w najwyższym stopniu zwróciły uwagę Norskiego. Znajdowały się tam płytkie baseny napełnione wodą, do których dochodziły wyloty szerokich rur. Przewodnik w krótkich słowach objaśniał przebieg procesu chemicznego, który się tam odbywał. Nie widzicie promieni pozafiołkowych, które padają na te zbiorniki, rzekł. Spełniają one bardzo ważną pracę. Z azotu, powietrza, dwutlenku węgla, z odrobiny siarki i innych pierwiastków w tych kadziach powstaje syntetyczne białko. Dużo czasu kosztowało naszych chemików podpatrzenie sekretów przyrody. Która za pośrednictwem roślin wytwarza z wymienionych pierwiastków tak potrzebne do życia substancje jak białko, skrobia, cukier i tłuszcze. Nie mogę Wam dać bliższych objaśnień, gdyż musielibyście najpierw poznać naszą współczesną wiedzę chemiczną. Nie zdołalibyście, jak sądzę, zrozumieć przebiegu tych procesów, bardzo zresztą skomplikowanych. Musi Wam wystarczyć, jeżeli powiem, że potrafimy już zupełnie obchodzić się bez roślin. Dla utrzymania wszystkich podstawowych substancji odżywczych w dowolnych ilościach. Energia promienista, azot, dwutlenek węgla, woda i sole mineralne wystarczają nam w zupełności do osiągnięcia tego celu, do którego wasza nauka tak mozolnie szuka dróg. Sądzę jednak, że za jakieś tysiąc lat i wy, zamiast uprawiać tak mozolnie glebę ziemską w celu utrzymania żywności i pochodzenia roślinnego, będziecie potrafili produkować ją sztucznie, tak jak my to czynimy. Wówczas nie będziecie narzekali na przeludnienie czerwonego globu, który zdoła wyżywić nawet znacznie liczniejszą ludność, aniżeli obecnie. Na Ziemi mieszka dziś prawie dwa miliardy ludzi, objaśnił Hobbs. Wyżywicie trzy razy tyle istot ludzkich, skoro tylko poznacie sekret użytecznych roślin, potrafiących wyrabiać krochmal, cukier i tłuszcze, i inne bardzo skomplikowane związki z wody, powietrza i soli mineralnych, których im dostarcza gleba. Doktor Norski chciał dłużej przebywać w tym zakładzie chemicznym, lecz przewodnik spieszył się. Gdybyście chcieli zapoznać się z naszymi sposobami otrzymywania bardzo skomplikowanych związków organicznych na drodze syntetycznej, musielibyście poświęcić na to nie jeden rok pracy i pognać stan chemii w naszym globie. Jednakże nie mamy na to więcej niż dwie godziny czasu. Chcę Wam jeszcze pokazać jeden z najważniejszych naszych zakładów pracy, w którym wyrabiamy odzież, jak widzicie, bardzo prostą. Muszę tu zaznaczyć, że jakkolwiek potrafimy sztucznie otrzymywać wszystko to, co wytwarzają rośliny, to jednak przekładamy nad te sztuczne produkty nasze smaczne, wonne i pożywne owoce, których pewnie już sami skosztowaliście. Na drodze tak zwanego zjawiska mutacji wytworzyliśmy całkiem nowe gatunki roślin, które nam w obfitości dostarczają zdrowego pożywienia. W tych słowach młodzieniec wprowadził obu ziemian do parku, gdzie wznosił się inny, obszerny budynek. Była to fabryka sztucznego włókna, a zarazem przędzalnia i wytwórnia gotowej odzieży. Przewodnik oprowadził po niej swoich towarzyszy, dając im krótkie wyjaśnienia: Z tej cieczy, którą tu widzicie w zbiornikach, otrzymujemy nici daleko lepsze niżeli wytwór jedwabnika. Z tych włókien na automatycznych krosnach wytwarza się ta piękna materia. Dodał wskazując na swój płaszcz szkarłatny. W następnych oddziałach fabryki maszyny szyją odzież, a wszystko to odbywa się jak widzicie niemal zupełnie automatycznie. Jest tu tylko kilku ludzi kontrolujących działalność maszyn, które poruszamy naszym wrillem, postacią energii, wam jeszcze nieznanej. Wszystkie nasze zakłady przemysłowe są całkiem zautomatyzowane i to od wielu tysięcy lat. Pracują one prawie bezustannie, przy znikomym udziale rąk ludzkich. Możemy wytwarzać wszystko, co tylko wchodzi w zakres naszych skromnych potrzeb, bez żadnego wysiłku fizycznego. Nasza wiedza, nasze maszyny i urządzenia od dawna zdjęły z nas jarzmo ciężkiej pracy fizycznej, które nosi rodzaj ludzki na karku przez tak długie wieki. Mogąc zaspokoić najbardziej wyrafinowane potrzeby materialne, staliśmy się podobni do dzieci przekarmionych słodyczami. Naprzykrzył nam się luksus materialny. Te niezliczone wynalazki ułatwiające człowiekowi życie i serca nasze odwróciły się od tego wszystkiego, za czym wy tak się uganiacie. Doszliśmy do przekonania, że to wszystko stworzyło dla nas urojone potrzeby. Dlatego dobrowolnie wyrzekliśmy się naszych materialistycznych zdobyczy, z których wy w waszej naiwności jesteście tak dumni. Materialistyczna cywilizacja przeżyła się u nas od dawna. I wierzcie mi, że epoka, w której obecnie my tutaj żyjemy, jest daleko wyższym szczeblem kultury, aniżeli wasza. Zwolnieni od pracy fizycznej, mogliśmy zwrócić wszystkie usiłowania dla rozwoju naszych władz duchowych. Przyroda niemal już nie ma przed nami żadnych tajemnic. Otrząsnęliśmy się zupełnie z więzów, jakie nakłada na istoty żywe materia. Może być, że z czasem i dojdzie się do tego celu, który my już od dawna osiągnęliśmy. Nie znając tego, co to jest walka o byt materialny, staliśmy się istotami nieskończenie od was wyższymi. Nie dziwcie się więc, że patrzymy na Was jak na jakieś niższe twory, bo w rzeczywistości jesteście nimi w porównaniu z nami. Niewiele byście uzyskali, pozostając tutaj na dłużej. Zbyt duży dystans dzieli nas od mieszkańców Czerwonego Globu. Nie jesteście zdolni wykonać takiego olbrzymiego skoku z tych nizin, w których przebywacie. Na wyżyny, dokąd myśmy już zdołali dotrzeć. Zapewniam was tylko o jednym, że osiągnęliśmy najwyższy stan szczęśliwości, jaki może stać się udziałem istot śmiertelnych. Niech więc wam to zapewnienie nie wystarczy. Skoro wrócicie tam, skądżeście przybyli, powiedzcie to wszystkim, lecz zarazem ostrzeżcie ich przed zaborczymi planami, o jakich marzą niektórzy z waszych towarzyszy. Potrafimy je udaremnić środkami znajdującymi się do naszego rozporządzenia. Nawet odkryta przez Was niedawno energia atomowa, która Wam umożliwiła podróż na córę Słońca, jest niczym w porównaniu z siłami nam znanymi. Byłoby nam bardzo przykro, gdybyśmy musieli Was o tym przekonać, odpierając Wasz najazd. Przewodnik prowadził swych towarzyszy z powrotem przez rozległy ogród, gdzie mogli podziwiać rabaty wspaniałych, nieznanych sobie kwiatów, w porównaniu z którymi ziemskie musiały wyglądać jak koniczyna przy wspaniałej róży. Norski nie mógł się powstrzymać od słów zachwytu. Pilot uśmiechnął się z zadowoleniem. Lubujemy się w kwiatach, mówił pieszcząc ręką czerwony kielich jakiegoś nieznanego ziemnianą gatunku. Potrafimy wytwarzać całkiem nowe odmiany, a nawet trwałe gatunki roślin, które przed tym hodowaliśmy. Roślina stała się w naszym ręku jakąś plastyczną masą, z której lepimy nowe formy czyniące radość naszym upodobaniom. Mamy artystów projektujących nowe odmiany kwiatów i botaników, którzy te projekty urzeczywistniają. Nie budujemy już wielkich domów mieszkalnych z kamienia czy metalu, gdyż pobyt w takich klatkach stał się dla nas od dawna wstrętny. Zamieszkujemy już, jak wiecie, w rozległych ogrodach. Powróciliśmy bowiem na łono matki natury, bo na nim czujemy się najzdrowsi i najprzyjemniej. Tylko muzea, fabryki, akademie mieszczą się w masywnych budynkach. Zresztą częste tutaj trzęsienia ziemi niszczą niemiłosiernie dzieła architektów. Powrotna droga do makiety wśród tego roje była dla Ziemian istną rozkoszą. Z żalem niemal znaleźli się na owym obszernym placu, gdzie spoczęła rakieta międzyplanetarna. Pilot naglił teraz do pośpiechu i kazał zająć wszystkim miejsca w niebieskim statku. Przemówił kilka słów do zgromadzonego tłumu Wenusjanów, którzy posłusznie stanęli pod murami gmachu. Pilot dał znak do odjazdu. Obspuścił w ruch silniki odrzutowe, rozległ się szereg szybko po sobie następujących detonacji które wywołały popłoch między tłumem Wenusjanów i rakieta, mająca wolną przed sobą przestrzeń, wyniosła się majestatycznie w powietrze i niebawem wspaniała stolica Wielkiego Maga zniknęła we mgle oddalenia. Rozdział 28 Dwie Ewy w raju Po odejściu Gwidona i Toma obie kobiety pozostały same w przeznaczonej im na pobyt pustelni. Margrabina rozglądała się ciekawie po niewielkiej izdebce, która za całe umeblowanie miała dwa tapczany zasłane miękką, jedwabistą pościelą, parę zwyczajnych stołków i niewielki stół z pięknie polerowanego drewna. W kąciku stała bardzo pierwotna umywalka, bez lustra i żadnych przyborów toaletowych. Całą jej ozdobą była cyzelowana misternie miednica z białego, nieznanego metalu zwanego aurychalkiem. Margramina, obejrzawszy te wszystkie sprzęty, skrzywiła się z niesmakiem. — Ani perfum, ani kawałka pachnącego mydła, ani szczoteczki do zębów, ani przyborów do manikir, ani nawet ładniejszego ręcznika. Ale najbardziej mnie dziwi brak lustra. Tutejsi ludzie są, przyznaję, bardzo piękni. Jakże więc mogą obejść się bez zwierciadła? Czyżby ich kobiety nie pielęgnowały swojej urody tak jak my? — Widzę też, że nie ma tu ani radia, ani telefonu, ani nawet szafy na suknie. Doprawdy nie pojmuję, jak można być czymś w rodzaju półboga, a obywać się bez tych wszystkich rzeczy, do których myśmy tam na Ziemi przywykli. Sądząc po urządzeniu tego domku, można by ich uważać za jakichś abnegatów, anachoretów, jogów indyjskich, którzy obywają się bez wszystkiego. Zamiast cudzieży mają na biodrach przepaskę. Jadają dziennie garstkę ryżu i kilka owoców. I to jest ich całe pożywienie. Widocznie jest im tak dobrze, odezwała się fany. I u nas ludzie ubodzy żyją nie lepiej jak ci pustelnicy, o których pani wspomina. Ale przecież nie są z takiego trybu życia zadowoleni. Marzą o majątku, który by im pozwolił korzystać z tych wszystkich zdobyczy cywilizacji, z jakich korzysta większość ludzi zamożniejszych. A ci Wenusjanie, jak mniemam, Mogliby żyć bardzo wygodnie, gdyby tylko chcieli. No, ale pewnie nie chcą. Te wszystkie radia, fortepiany, petefony, ta modna telewizja, zwariowana muzyka, widocznie ich nie nęci. Są szczęśliwi bez tego wszystkiego, bo to nie są zwyczajni ludzie, tak jak my, ale aniołowie, którzy jeszcze nie zdążyli dostać się do nieba. Ach, jacy są piękni dodała z zachwytem. Ten młodszy, przed którym musiałam uklęknąć, to nawet ładniejszy niż pani mąż, margrabina Gwidon. Tak sądzisz? Odparła Kwaśno margrabina. Moja droga, jestem innego zdania. Gwidon to najpiękniejszy mężczyzna nie tylko na Ziemi, ale i tutaj, na tym dalekim świecie. Szkoda, że nie mogę tego powiedzieć o moim Tomie. Co pani o swoim mężu? Margrabina popatrzyła ze swawolnym uśmiechem na swoją pokojówkę i pogroziła jej żartobliwie palcem. Obawiam się, że zakochasz się na śmierć w tym czerwonym młodzieńcu. Chyba już się zakochałam odparła fanny. Biedny ten tam odparła z tragicznym komizmem margrabina. Mam jednak nadzieję, że nie posuniesz się w swoich zapałach zbyt daleko. Fanny zrobiła bezradną minkę. — Przeczuwam, że będzie mi bardzo trudno oprzeć się mu, gdyby... Po krótkiej tej rozmowie obie kobiety opuściły swoją pustelnię, gdzie panował miły chłód i udały się do otaczającego ją ogrodu, wiedzione ciekawością. Chciały przyjrzeć się bliżej życiu mieszkańców tego raju. Arabella wzięła pod rękę Fanny i udały się obie na przechadzkę. Zajrzały do sąsiedniej pustelni, w której zastały młodą kobietę z dwojgiem kilkuletnich dzieci. Mąż jej zrywał owoce z sąsiedniego drzewa i zręcznie wrzucał do wiszącego na gałęzi koszyka. Kiedy go napełnił, zeszedł zwinnie na ziemię i stanął przed kobietami z miłym uśmiechem, witając się gestem ręki. Podał im parę świeżych owoców, przypominających kształtem i barwą morele, pachnących i rozpływających się w ustach. Marabella przyjęła ten poczęstunek i usiłowała nawiązać w telepatycznym języku rozmowę z mężczyzną. Czy żyjecie tylko tymi owocami, które tu tak obficie rosną? Zapytała. Bynajmniej, odparł Wenusianin. Jadamy także chleb, pieczony z kukurydzowej mąki i z innych nasion tutejszych roślin zbożowych. Kukurydza pochodzi z naszej dawnej ojczyzny na Czerwonym Globie, skąd przybyliście niedawno, ażeby poznać córe słońca. Inne zaś ziarna znaleźliśmy tutaj w obfitości. Mamy swoje pola, na których je uprawiamy. Pomagają nam w tej pracy małpoludy, przez nas oswojone. Chyba nie bardzo ciężko pracujecie, zawołała fanny. Pracujemy mało, gdyż mamy małe potrzeby. Dbamy więcej o nasze duchowe, aniżeli o cielesne sprawy. Jednak nasze dzieci chodzą do szkoły, uczą się pod otwartym niebem i nie używają ani waszych książek ani papieru. Znaleźliśmy daleko lepsze sposoby utrwalenia naszej wiedzy, aniżeli ziemskie biblioteki. Zdołaliśmy bowiem rozwinąć w sobie i naszym pokoleniu tak doskonałą pamięć, że zastępuje ona nasze dawne księgi, których używaliśmy na Atlantydzie. Zresztą przykładamy nie tyle wagę do ilości pojęć, które chcemy wpoić w młode umysły, lecz raczej do ich wartości. Skończywszy już szkołę, nasza młodzież poznała już najważniejsze sekrety przyrody. Utajone właściwości roślin, kamieni i metali, rozwija w sobie zdolności, które w nas tak podziwiacie. Już od młodości jesteśmy magami, chociaż przyznaję, że nie wszyscy osiągają jednakowo wysoki poziom wiedzy. Najzdolniejsi stają się naszymi przewodnikami duchowymi, a nad wszystkimi stoi wielki mag, który zawezwał waszych mężczyzn, żeby stanęli przed Jego majestatem w naszej pięknej stolicy. Niebawem stamtąd wrócą a wtedy dowiecie się, co o waszym przeznaczeniu. Dziwna jest twoja mowa, zawołała zaniepokojona Arabella. O jakim przeznaczeniu mówisz? Czyżbyśmy miały zostać w tej nudnej pusteli na zawsze? Przyznaję, że umarłabym tutaj, zmuszona wieść takie skromne życie. Mężczyzna pokiwał głową, patrząc z politywaniem na margrabinę. Widzę, że nawet nie możecie nas zrozumieć. — Westchnął. — Nie przeczuwacie bowiem, jacy szczęśliwi my jesteśmy. Bez tego wszystkiego, za czym wy zaczynacie tęsknić. To, co nas otacza, cały ten świat materialny, który zresztą uważamy za piękny, jest jedynie w naszych oczach ułudą naszych grubych umysłów. Żyjemy w nim tylko cieleśnie. Dusze zaś nasze przebywają w daleko piękniejszym świecie nadzmysłowym, którego istnienia wy nawet nie przeczuwacie. Tak źle znowu nie jest. Przecież wierzymy w duszę nieśmiertelną i w życie pozagrobowe ów Boga, którego wy nazywacie wielkim duchem wszechświata. My zostaliśmy odkupieni przez syna Bożego, który przed dwoma tysiącami lat stąpił na ziemię z nieba, jako człowiek poniósł mękę, ażeby zmazać ciążący na ludziach grzech pierworodny. A cóż wy rozumiecie pod pojęciem grzechu pierworodnego? Marabella zmieszała się nieco. Prawdę mówiąc, nie mam o tym dokładnego wyobrażenia, chociaż jestem religijna. Nasze pismo święte utrzymuje, że pierwsi ludzie na świecie byli przez pana Boga osadzeni w raju, który miał wyglądać tak, jak wasze ogrody, gdzie przebywacie. Zakazał im jeść jednak owoców z dwóch drzew, drzewa żywota i z drzewa wiadomości złego i dobrego. Pierwsza kobieta Ewa, za namową węża, zerwała jednak owoc z drzewa żywota, sama jadła i dała go mężowi swemu Adamowi. Przekroczyli oni zakaz boski i ściągnęli na siebie gniew stwórcy. Zakarę zostali wypędzeni z raju, utracili nieśmiertelność i musieli prowadzić wraz ze swoim potomstwem taki ciężki żywot, jaki jest udziałem dzisiejszej ludzkości. Wąż. Podszepnął Ewie, że skoro zerwie owoc z drzewa wiadomości złego i dobrego i z drzewa żywota, to oboje staną się równi Bogu i poznają tajemnicę wszechświata. Czerwony półbóg wysłuchał tych słów z łagodnym uśmiechem i rzekł. Jest to bardzo piękna legenda, która odzwierciedla świetność i upadek naszej dawnej ojczyzny, Atlantydy. Nasi przodkowie osiągnęli bardzo wysoki poziom rozwoju, nie tylko swego ciała, ale także swego ducha. Lecz zgubiła ich pycha, która ich doprowadziła do samolubstwa. Ten właśnie demon pychy kusił ich, ażeby zerwali zatrute kwiaty czarnej magii. Zapach ich oszołomił Atlantów. Kwiaty stały się zgubą dla tych, którzy już niemal sięgali po nieśmiertelność. Strzeżcie się kwiatów zła! Gdyż zawierają one w sobie największe niebezpieczeństwo dla rodzaju ludzkiego. Ta pycha, która doprowadziła naszych przodków do upadku, to jest według mnie grzech pierworodny, przytłaczający was tam na ziemi. Myśmy tutaj od dawna wyrwali z korzeniem zgubną dla rodzaju ludzkiego pychę, i dlatego wielki duch wszechświata pozwala nam żyć w tym odrodzonym raju, w szczęśliwości, której wy może nigdy nie zaznacie. Arabella wysłuchała półboga uważnie i rzekła. My pojmujemy szczęście całkiem materialistycznie. Macie więc nad nami wyższość, szukając go w świecie nadzmysłowym, którego istnienie my zaledwie przeczuwamy. Proszę cię, powiedz mi, jak mam postępować, żeby je poznać i żeby moja dusza mogła do niego chociaż na chwilę zajrzeć. Chętnie spełnię twoje życzenie, piękna Ziemanko. Wskaże ci, jak masz stawiać pierwsze kroki, ażeby znaleźć się u Jego wrót. Oto poświęć chociaż jedną godzinę swojego czasu dziennie na koncentrację duchową. Siedź w ciemności i w spokoju. Odrzuć myśli światowe i staraj się wniknąć w głąb twojej duszy. Jeżeli będziesz to ćwiczenie praktykowała przez dłuższy czas wytrwale, osiągniesz korzyści, które będą dla ciebie pierwszym stopniem na drodze do doskonałości. Czy i ja mogę oddać się tym ćwiczeniom? A zagadnęła Fanny. Spróbuj, siostro kochana. Jest to jedyna droga prowadząca do doskonałości. My, znajdując się w stanie ekstazy, obsujemy już zbóstwem wszechświata i doznajemy najwyższej rozkoszy, do jakiej człowiek jest zdolny na tym materialnym świecie. Ale musicie wytrwać wraz po wziętym zamiarze. Dzisiaj rozpoczniemy to ćwiczenie duchowe. Zawołała z zapałem Arabella, żegnając Wenusjanina, a teraz musimy się przejść, z fany po waszym Edenie i przyjrzeć się waszemu życiu. Kiedy nadszedł wieczór, obie kobiety powróciły do swojej pustelni, ażeby oddać się koncentracji i kontemplacji zgodnie z radą czerwonego ascety. Usiadły w ciemności na dwóch stołkach i pogrążyły się w głębokiej zadumie, starając się wniknąć jak najgłębiej w siebie. Płynął jednak kwadrans, kiedy Fanny przerywała zachowane z trudem milczenie. Nie wiedziałam, proszę pani, że to tak trudno. Daremnie staram się odegnać od siebie nieodpowiednie dla tej chwili myśli. On i on i on ciągle stoi przede mną. Patrzy na mnie swoimi błyszczącymi oczami. Uśmiecha się. Jakże pięknie się porusza. Każdy jego krok, każdy gest budzi w mym sercu zachwyt dla jego postaci nie staram się odpędzić od siebie ten obraz, to jest ponad moje siły. A pani o czym myślała? Przyznaję się kochana feni, że ja myślałam o Gwidonie, jaki on był smutny, kiedy mu kazano się stąd oddalić. Czuję, jak do mnie tęskni, a i moje serce wyrywa się do niego. Kiedyż będzie mi wolno ujrzeć go znowu? Jeszcze z pół godziny starały się obie oddać zaleconemu ćwiczeniu duchowemu, lecz pomimo panującej dookoła ciszy nie mogły się jakoś skupić w sobie. Zapadał już ciemny zmrok, kiedy drzwi od pustelni rozwarły się i stanęli w nich dwaj synowie maga. Przynieśli oni skromne pożywienie dla pustelniczek, składające się z kukurydzianego placka, który, jak przypuszczała Arabella, był upieczony pod popiołem, dzbanka krystalicznej wody, i kilku garści jakichś nowych owoców, przypominających daktyle, bardzo bowiem słodkich. Ujrzawszy przedmiot swego uwielbienia, Feni zadarżała z radosnego wzruszenia. Chciała ucałować rękę, która przyniosła jej posiłek, lecz z boleścią spostrzegła, że piękny półbóg wzdrygnął się od dotknięcia jej palców. Na jego pięknym obliczu odmalował się wyraźnie wstręt i pogarda. Odsunął się mimowolnym ruchem i zniknął pozostawiając w niemej rozpaczy zawiedzioną i upokorzoną w swych uczuciach dziewczynę. Boże! zawołała z rozpaczą. Ależ on ma do mnie obrzydzenie jak do jakiegoś nieczystego zwierzęcia. I wybuchnęła histerycznym płaczem. Rozdział dwudziesty Raj wzgardzony. Nazajutrz po niefortunnej prośbie oddania się koncentracji i kontemplacji, margrabina i jej pokojówka udały się na poranną przechadzkę o bardzo wczesnej porze. Kiedy pierwsze promienie słońca wychyliły się z różowej koronki subtelnych obłoków, rozległa się jakaś niebiańska melodia, która napełniła powietrze całego rajskiego ogrodu. Był to jak gdyby potężny chór serafinów, wielbiących pełnymi melodii i uczucia śpiewami ukazanie się gwiazdy dziennej. Tony te wydobywały się jak gdyby z głębi sklepienia niebieskiego. Nigdzie nie było bowiem widać żadnego źródła, z którego mogłyby one pochodzić. To i oni mają swoje radio, zawołała naiwnie Fani. Margrabini spojrzała na nią lekceważąco. To nie żadne radio, moja droga. To coś stokroć piękniejszego niż koncerty Beethovena albo Bacha. Jakieś boskie melodie, wydobywające się raczej z piersi nad ludzi, aniżeli z jakichś instrumentów. Zdaje mi się, że jestem już w niebie i słyszę chóry anielskie, wielbiące wielkiego ducha wszechświata. Boga, chciała pani powiedzieć, Boga, jeżeli wolisz, bo oni tak nazywają po swojemu stwórcę wszechrzeczy, i ta nazwa bardzo mi się podoba. Była to jak gdyby poranna modlitwa mieszkańców tego Edenu. Kiedy kobiety wyszły ze swej pustelni i udały się w głąb zroszonych nocną wilgocią ogrodów, dostrzegły przed każdą pustelnią siedzące nieruchomo postacie mężczyzn i kobiet pogrążonych w głębokiej kontemplacji. — Modlą się po swojemu! — szepnęła Fanny. Podkradła się nieśmiało pod siedzibę maga w nadziei, że dostrzeże przedmiot swego uwielbienia i nie zawiodła się. Przed pustelnią na rozłożonych dywanikach siedział dostojny starzec wraz ze swymi dwoma synami. Wszyscy trzej byli pogrążeni w tym tajemniczym stanie duchowym, jakiego przybysze nie potrafili zrozumieć. Na ich twarzach malował się jakiś niebiański pokój i błogość. Nieruchome źrenice utkwione były gdzieś w dalekiej przestrzeni. Ciało zachowywało posągową nieruchomość. Stan ten trwał bardzo długo, przynajmniej godzinę. Licząc według ziemskiego zegara, po czym półbogowie podnieśli się. Kobiety stały o kilkadziesiąt kroków od nich, nie śmiejąc się zbliżyć. Młodzieńcy tak, jak gdyby nie zwracali na nie żadnej uwagi. Lecz na chwilę ten, który poprowadził niebieski statek do stolicy Wielkiego Maga, podszedł do margrabiny, powitał ją lekkim skinieniem głowy i rzekł, Przyprowadziłem waszą maszynę na dawne miejsce, gdzieście zbudowali swoją siedzibę, tak jak to czynią małpoludy. Wielki mag wydał już wyrok, a raczej wyjawił swoją wolę. Jakie są jego postanowienia? zagadnęła zaniepokojona Arabella. Możecie pozostać na córze słońca, jeżeli wy, kobiety, zgodzicie się żyć w odosobnieniu od waszych mężczyzn. Nie życzymy sobie bowiem. Abyście wy urodzili tutaj swoje potomstwo. Nie potrafilibyśmy znieść styczności z wami na dłuższy czas. Żyjecie bowiem w całkiem odmiennym świecie aniżeli nasz. Nie rozumiecie nas i nieprędko wzniesiecie się tak wysoko, żeby nas pojąć. Wasi mężczyźni niebawem się tutaj zjawią. Usłyszycie z ich ust to, co rzekł wielki mak, i powieźmiecie swoje postanowienia. Ja już wiem, co mam czynić, szepnęła fanny. Czerwony Półbóg uśmiechnął się pobłażliwie. abyś tu pozostać, moja siostro, lecz daremne są Twoje życzenia. Musicie obie stąd się oddalić, gdyż wasza obecność jest tutaj niepożądana. Rebella i fanny pod wpływem tych słów zarumieniły się ze wstydu i oburzenia. Margrabinę pokazała myśl, że ona, najpiękniejsza kobieta w całym Nowym Jorku, jest tutaj, na tym dalekim świecie, jakąś niższą, pogardzaną przez czerwonych półbogów istotą, skazaną na wygnanie z tego raju, w którym snać niegodna jest przebywać. Fanny zaś nie mogła powstrzymać łez, które cisnęły jej się gwałtem do oczu. Oddałaby wszystko za to, ażeby tylko znajdować się w pobliżu pięknego młodzieńca, który zawładnął tak nagle jej sercem. Stał on w oddali, nie patrząc nawet na biedną dziewczynę, gotową uklęknąć przed nim, jak przed bóstwem. Młodzieńcy zniknęli w domu Maga, pozostawiając kobiety pod wrażeniem tego, co świeżo usłyszały. Margrabina weszła na drogę, ocienioną wspaniałymi kwitnącymi drzewami i trzymając Fenię za rękę, jak małe, zapłakane dziecko, szła w kierunku złotej bramy, prowadzącej do nowożytnego Edenu. Nagle krzyknęła radośnie, ujrzała bowiem Gwidona, a obok niego Toma, którzy zbliżali się szybko nerwowymi krokami. Byliśmy wczoraj w stolicy Wielkiego Maga, zawołał margrabia. Raczył nas przyjąć na posłuchanie na dziedzińcu swego wspaniałego pałacu, wobec którego siedziby naszych królów wyglądają jak kurniki. Nie mogliśmy jednak obejrzeć tego wspaniałego miasta, pełnego niebotycznych gmachów, wyższych aniżeli nasze drapacze nieba. Kazano nam się bowiem zaraz po audiencji oddalić. Mieszkańcy miasta mają nas bowiem za czarnych magów, którzy ich prześladowali tam na ziemi, nawet w daleko położonych od Atlantydy koloniach, gdzie szukali schronienia. Wielki mag dał nam do wyboru: Wolno jest nam tutaj pozostać nadal, lecz w odosobnieniu od Was, albo też wracać na Czerwony Glob, zabierając Was ze sobą. Wracajmy, tedy, zawołała ucieszona margrabina. Odbyliśmy podróż poślubną, której wszystkie małżeństwa na ziemi będą nam zazdrościć. Przyznam ci się, Gwidonie, że nie mogę sobie nawet wyobrazić, jakbym tu długo wytrzymała w tym nudnym świecie. Pogardzają oni naszą cywilizacją, a my nie tak łatwo wyzbędziemy się jej darów. Pomyśl tylko, kochanie, jak tu żyć! Nie ma ani żadnych wygodnych domów, ani pięknych mebli, ani modnych sukien, bo wszystkie tutejsze kobiety noszą jednakowe, powłóczyste, jakby jedwabne szaty. Nie mają wyobrażenia o naszych strojach. Nie wiedzą, co to moda, nie mają ani radia, ani telefonu, ani nawet łazienek, gdzie by można się co dzień wykąpać. Żyją wyłącznie duchem, pogrążeni w jakiejś nieziemskiej ekstazie, która może sprawia im wielką rozkosz, ale ta przyjemność jest dla nas całkiem niepojęta i niedostępna. Jesteśmy widocznie stworzone do życia ziemskiego, na łonie materialistycznej cywilizacji, którą oni pogardzają. Nas zaś mają za jakieś niższe istoty i traktują niemal jak zwierzęta. Zanudziłabym się na śmierć, gdyby mnie skazali na dłuższy pobyt w tych ogrodach, bezsprzecznie pięknych, lecz tak dziwnie monotonnych. Człowiek nie doznaje tutaj, jak sądzę, żadnych wrażeń, prócz odurzającego zapachu kwiatów i smaku owoców, których bym za miesiąc do ust brać nie chciała. Więc nie pozostaniesz tutaj zawołał uradowany margrabia. Tak, wrócimy, kochanie, do naszego Nowojorskiego Pałacu, o ile tylko nasi towarzysze nie będą mieli nic przeciwko temu. Sądzę jednak, że za jakiś miesiąc skończą swoje badania naukowe i zgodzą się wrócić na naszą poczciwą ziemię. A ty, fany? zagadnął nieśmiało Tom, zwracając się do narzeczonej. Dziewczyna stała nieruchomo, ze spuszczonymi oczami. Nie śmiejąc ich podnieść na mechanika. Ja tu pozostanę na zawsze, zawołała z mocą, z jakimś wybuchem nagłej energii. Dlaczegoż to? Zagadnął Tom, blednąc. Och, fany, nie śmie ci tego powiedzieć, ale ja muszę ją zdradzić. Zakochała się w młodszym synu, Maga. Tak, Fanny, zagadnął ochrypłym głosem Tom. Tak, odparła twardo dziewczyna. Kocham go z całej duszy, lecz on gardzi mną jak nieczystym stworzeniem. Całowałabym jego nogi, ale wiem, że kopnąłby mnie jak natrętnego szczeniaka, dodała załamując rozpaczliwie ręce. Nie gniewaj się na mnie, Tomie, zawołała chwytając za rękę mechanika. Sama nie wiem, jak to się stało. Nie panuje nad sobą. Jest to anioł w ludzkim ciele. Zdaje mi się czasami, że lada chwilę wzniesie się do nieba. Mechanik patrzył ponuro na niewierną narzeczoną. — Odepchnął cię, a jednak pragniesz tu pozostać. — Tak, żeby choć czasami ujrzeć go na chwilę — mówiła szeptem Fany, pozostająca widocznie pod nieodpartym urokiem swego wybranego. Mechanik chwycił się za głowę, lecz milczał, nie czyniąc najżejszego wyrzutu tak beznadziejnie zakochanej dziewczynie. Ten nagły wybuch uczuć nie zdziwił go. Miał on bowiem sposobność widzieć kilka kobiet czerwonych półbogów i podziwiać ich boskie rysy i kształty. Nie wiedział jednak, jaką powziąć decyzję w tym niespodziewanym wypadku. Pogłaskał tylko lekko rękę fany, stojącej przed nim jak obwiniany przed sędzią. — Więc mogę iść z tobą, Gwidonie? — pytała niecierpliwie Arabella, biorąc pod ramię męża. — Jeszcze nie — odparł Margrabia. — Nasi towarzysze nie powzięli ostatecznej decyzji, jak postąpić. — Dud chce, tak jak Fanny, pozostać na tej planecie na zawsze, gdyż krwawa katownia, jak nazywa zwykle ziemię, obrzydła mu ostatecznie. Johnson i Harting chętnie zabawiliby tutaj choćby cały rok w celach naukowych. Ops zastanawia się nad tym, czy uda mu się podróż powrotna. Lęka się, że mu zabraknie ciekłego powietrza, którego tu nie potrafi wyprodukować. Jednemu tylko krupsowi i hipingowi grunt tutejszy pali stopy. Boją się, że ich plany są odkryte przez magów i że mogą ich osądzić jako spiskowców przeciwko pokojowi tutejszych mieszkańców. Zdania są więc podzielone. Co do mnie, kochanie, nie masz żadnej wątpliwości? Pragnę z tobą powrócić do naszego nowojorskiego gniazda, które tam na nas czeka. Na razie nie wolno nam tutaj dłużej przebywać. Jestem szczęśliwy, że cię ujrzałem choćby na chwilkę, ale teraz musimy się oddalić. Za parę dni przyniesiemy wam ostateczną decyzję naszych towarzyszy. Brzegnaj. Rozdział 30. Walna narada. Wyrok Wielkiego Maga zakłopotał nie na żarty załogę rakiety. Wszyscy pojmowali, że należy powziąć jakąś stanowczą decyzję i zakomunikować ją czerwonym półbogom. Kiedy więc margrabia powrócił do rakiety, zwołał walną naradę wszystkich towarzyszy. Nie wiem, jakie jest wasze stanowisko, rzekł, zaganiając posiedzenie. Lecz co do mnie, nigdy bym się nie zgodził zostać tu z moją niedawno zaślubioną żoną. I dlatego stanowczo głosuję za powrotem na Ziemię w jak najwcześniejszym terminie. Przyznaję, że popełniliśmy oboje wielką nieroztropność, biorąc udział w tej szalonej wyprawie. Winę tę podziela Arabella, która zawsze goniła za nowymi, silnymi wrażeniami i za oryginalnością. Chciała mnie uczynić sławnym, gdyż zdawała sobie sprawę z tego, że nazwiska nasze staną się po powrocie głośne w całym świecie. Na kuli ziemskiej chciał Pan powiedzieć rzucił ironicznie Harting. Przyzna pan bowiem bez sprzeciwu, że podróż nasza rozszerzyła znacznie świat, który niedawno jeszcze ograniczał się do zamieszkałej przez nas planety. A teraz kto wie, czy uda nam się zawędrować nie tylko na Marsa, ale może i na Jowisza? Słusznie, rzekł niezmieszany margrabia. Rozszerzyliście świat. Ale nie o to idzie. Chcę stanowczo wracać z żoną na Ziemię i to jak najprędzej. Ci półbogowie traktują nas nie lepiej niż my, nasze psy i konie. To poczucie niższości jest dla mnie przynajmniej nie do zniesienia. Wolę być jednym ze znaczniejszych mieszkańców kuli ziemskiej, aniżeli jakąś niższą rasą na planecie Wenus. Moja żona, według jej własnych słów, znudziłaby się rychło pobytem w tym raju. Widocznie nie dorosliśmy do tego, żeby żyć tak jak nasi prarodzice, pierwsi ludzie, Adam i Ewa. Kiedy tak... – rzekł Hobbs. – Musimy zarządzić coś w rodzaju głosowania. Jest to bowiem sprawa zbyt ważna, ażeby jednostki o niej mogły decydować, kto jeszcze z szanownych kolegów pragnie jak najprędzej powrócić na ziemię. – Nam obu bardzo zależy na tym – rzekł Hipping, kłaniając się w stronę pułkownika. – Musimy jak najspieszniej złożyć raport o tym, cośmy tu widzieli naszemu rządowi, który sam zadecyduje, co dalej ma czynić. Przypuszczam, że ta planeta zostanie niebawem podbita przez naszą waleczną armię, której jestem tutaj przedstawicielem. Te ostrzeżenia, jakie usłyszeliśmy z ust obu magów, wydają mnie się szczczymi przechwałkami. Nie zdołają przeszkodzić w wylądowaniu kilkudziesięciu takich statków jak ten, do który tu przybyliśmy, aby oprzeć się naszym udoskalonym bombom atomowym. Nie będziemy mogli patrzeć obojętnie tam na Ziemi na to, że ten bogaty, wspaniały i piękny świat znajduje się w rękach kilku milionów próżniaków, którzy żyją tu sobie jak w raju, podczas gdy my borykamy się o zdobycie nędznych środków egzystencji. Według mnie należy pozostawić kulę ziemską rasą kolorowym. Nasza rasa biała przenieść się powinna tutaj, gdzie nie ma zimy i gdzie przyroda nagromadziła tyle nieprzebranych skarbów. Wyobrażam sobie, jak wspaniale mogłaby się tutaj rozwinąć nasza cywilizacja. Którą pan zapewne uważa za wyższą od tutajszej. wtrącił Dud z przekąsem. To trudno, mruknął niezmieszany Krups. Ci jogowie muszą ustąpić z tych słonecznych wyżyn, gdzie sobie pozakładali czarodziejskie ogrody. Pobudujemy tutaj miasta, nie gorsze od ich stolicy. Zresztą miejsca tu nie braknie. Niechby się wynieśli w niższe sfery, które widać nie przypadły im do gustu. Jednym słowem, rzekł Johnson, że wrócimy po to, aby zorganizować wielką wyprawę militarnego charakteru dla podbicia Dalekiego Świata. Co do mnie, pragnąłbym pozostać tutaj przez jeden rok, ażeby zbadać gruntownie faunę i florę, które przecież stanowiłyby ważną podstawę dla przyszłości emigrantów. Co? Pozostać tutaj przez cały rok? oburzył się Hiping. Czy pan chce, żeby te bestie, przed którymi musimy się chronić na drzewach, pożarły nas wszystkich? Rozprawią się z nimi nasi waleczni lotnicy przy pomocy bomb atomowych, które w ciągu tygodnia oczyszczą teren z tego plugastwa! zawołał Krups. A pan, doktorze? zapytał Hobbs Norskiego, który dotąd zachowywał milczenie. Ja, odparł chemik, głosuję za powrotem na Ziemię. Ale chcę przy tej sposobności zapytać szanownych kolegów, czy mamy przyjąć od wielkiego Maga niebezpieczny dar, który nam chce ofiarować. Już dzisiaj chemia otwiera przed nami perspektywy ziszczające marzenia średniowiecznych alchemików. Możemy zamieniać pierwiastki jedne na drugie, jak na przykład z platyny produkować złoto. W tym sęk jednak że jak dotąd jesteśmy w stanie zamienić pierwiastki cieńsze na lżejsze przez odbieranie im pewnej ilości protonów, neutronów i elektronów. Skoro tak się rzeczy mają, nie możemy żelaza przerobić na złoto. Mnie pierwszemu powiodło się otrzymać cięższy, mam tu na myśli ciężar atomowy, pierwiastek z lżejszego i dać wam metauran, dzięki któremu znaleźliśmy się tutaj. Według mnie jednak byłby to dar niebezpieczny, Zarówno dla tego, kto go daje, jak i dla tego, który go otrzyma. Właściciele złota, nasi magnaci z Wall Street, postaraliby się na pewno pana zlikwidować, jak tylko by się dowiedzieli, że posiada pan sekret otrzymywania złota z piasku. Zadrwił duc. Mi słusznie, bo mógłbyś pan ich uczynić nędzarzami. Wyobrażam sobie, jaką by pan urządził rewolucję tam na ziemi, obalając tego złotego cielca którego czczą tam u nas bardziej niż świętego. Właśnie o tym wszystkim myślałem, mówił Norski, i doszedłem do przekonania, że należy ten niebezpieczny dar odrzucić. Nigdy się na to nie zgodzę, zawołał Krups. Wszak można by wyprodukować pewną ograniczoną ilość tego cennego kruszcu, napełnić nim kasy naszego Banku Narodowego, a potem zaprzestać go wyrabiać, ażeby nie wywołać inflacji. Nikt nam chyba nie przeszkodzi, mruknął Hiping. Zabrać stąd głowice tych kolumn, które widzieliście w świątyni. Należy nam się przecież jakaś nagroda za poniesione trudy i niebezpieczeństwa. Nie podejmuje się tego więcej zabrać jak dwie albo trzy tony, wtrącił Hobbs. Moja rakieta nie udźwigniałaby więcej. To mało, bardzo mało, maczekał Hiping. Cóż więc mamy odpowiedzieć wielkiemu magowi? zapytał zakłopotany Norski. Weź, pan, od niego ten alchemiczny przepis i zachowaj starannie, radził margrabia. Kto wie, czy nie zajdzie potrzeba zrobienia z niego użytku. Choćby dla podźwignięcia zubożałej arystokracji, syknął Dutz. Co do mnie pozostaje tutaj, bo ile mi w tym nie przeszkodzą magowie, dodał. Pobyt na naszej ziemi już mi obrzydł doszczętnie. Chciwość, okrucieństwo, egoizm, te ciągłe wojny prowadzone dla niskich celów. Mam tego dosyć. Koniec końców zapadła większością głosów następująca uchwała. Wszyscy członkowie wyprawy, z wyjątkiem Dudca i zakochanej fanny, w możliwie najbliższym czasie opuszczą Wenus i wracają na Ziemię, o ile nie natrafią na przeszkody nie dające się pokonać. Czy możesz, inżynierze, wystartować za jakiś tydzień? pytał niecierpliwie margrabia. Jeżeli mam powiedzieć prawdę, odparł Hobbs to się obawiam, że może nam w podróży powrotnej zabraknąć powietrza do oddychania, bo nie możemy, powiem tutaj, skroplić tlenu z braku niezbędnych potem maszyn, chyba że doktor Norski podejmie się wytworzyć ten życiodajny gaz w jakiś inny sposób. Chemik zamyślił się głęboko. Zdaje mi się, odparł, że to się da zrobić. W takim razie wracamy na naszą starą, kochaną ziemię, którą tutaj nazywają Czerwonym Globem, wołał ucieszony Gwido. Zaraz jutro sprowadzam tutaj moją Arabellę, no i tę wariatkę Fanny, która już może otrzeźwiała. Rozdział 31. pierwszy Raj i Ewa Arabella, rozstawszy się z mężem, wróciła do swojej pustelni wraz z Fanny. Jakoś automatycznie zajrzała do swojej wspaniałej torby ze skóry węża, z którą nie rozstawała się dotąd od chwili wyjazdu. Machinalnie zaczęła przeglądać jej zawartość, nakarminowała sobie wargi, przyczerniła w lusterku brwi, nałożyła misternie cienką warstwę różu na policzki jednym słowem, tak jak zwykle dawniej to czyniła, urobiła się na piękną. Zwierciadełko powiedziało jej, że nieco zmizerniała, prawdopodobnie z braku mięsnych posiłków, do których była przyzwyczajona. Weschnęła lekko, wyciągając kilkanaście kartek z swego pamiętnika, który pisała co kilka dni, zwierzając mu się ze swoich myśli, przeżyć i marzeń. Wieczne pióro, ozdobione wielkim szafirem, było gotowe do pisania. Piękna margrabina usiadła przy skromnej umywalni i postanowiła utrwalić swoje wrażenia z pobytu w raju bo nie wiedziała na razie, jak spędzić dzień. Przez kilka następnych dni w oczekiwaniu powrotu męża, który miał jej zakomunikować powzięte przez towarzyszy decyzje, kreśliła kilkanaście wierszy w pięknie oprawnym, wtłoczoną sikorę zeszycie. Oto kilka urywków z tego pamiętnika Ewy, zmuszonej przebywać w raju. Obserwuję tę biedną fany. Żal mi szczerze tej ładnej dziewczyny, gdyż widocznie znosi ona męki iście tantalowe. Zrobiła sobie otworek w ścianie naszej pustelni i ciągle przy nim przesiaduje, wypatrując przedmiotu swej gwałtownej miłości. Wstydzi się znać biedactwo tak otwarcie interesować się czerwonym półbogiem, więc się ukrywa z tym objawem ciekawości. Jeżeli tylko uda jej się ujrzeć, choćby na krótką chwilę pięknego młodzieńca, to blednie i rumieni się na przemian. Słyszę niemal kołotanie jej serca. Wczoraj powiedziała mi, chciałabym go prosić, żeby mnie choćby przyjął na służącą. Zrywałabym dla niego owoce i przynosiłabym je w koszu, tak jak te małpoludy. Jedno jego spojrzenie byłoby dla mnie największą nagrodą za najcięższe nawet trudy. Dziś rano chciałam mu przynieść wody z krnicy. Weszłam do jego pokoju i zamierzałam pochwycić dzbanek, lecz przeszkodził mi w tym stanowczo. Mój Boże, Czyżby się otruł wodą, którą ja bym mu przyniosła. Odeszłam ze łzami w oczach, nie przemówił do mnie ani jednym słówkiem. A jednak on musiał już odgadnąć, co się we mnie dzieje. Czyż człowiek może odpowiadać za swoje uczucia? On wie na pewno, że go pokochałam nad wszystko, lecz znać pogardza moją miłością i to mnie doprowadza do rozpaczy. Przyznam Pani, że mi najgorsze myśli przychodzą do głowy. Czuję, że nie mogłabym żyć z dala od Niego. Cóż więc pocznę, jeżeli mi każe stąd odejść? Sama poszłam po wodę dla nas do miejsca, skąd ją wszyscy czerpią. Jest to wielki zbiornik wykuty z jakiegoś barwnego kamienia, ozdobiony fontanną, z której tryska strumień czystej jak łza wody. Wszyscy ją nabierają w kubki i zaraz na miejscu ze smakiem wypijają. Nieco dalej jest naturalne kąpielisko. W wielkim, alabastrowym basenie, do którego spływa woda z gorącego źródła, wszyscy obmywają się rano i wieczorem, zachowując przy tym wielką powagę. Ja bym się tak wstydziła, proszę pani, ale dla nich to taki zwidoczny zwyczaj. Wszyscy są ślicznie zbudowani, zarówno mężczyźni jak i kobiety. Darmo szukałbyś tutaj jakiegoś garbusa albo kaleki. Siła i zdrowie tryska z każdej postaci. Przecież podobno żadnych chorób tutaj nie znają. Podejrzewam, że fany często tam chodzi w nadziei, że ujrzy swego półboga. Ta moja fany to bardzo przystojna dziewczyna, wybrana spośród tysiąca. Sprawiała mi jej swoim kosztem najładniejsze sukienki. Chodziła do manichir i do fryzjera w Nowym Jorku, tak jak bogate damy. Przyznaję, że lubię się otaczać pięknymi, szykownymi ludźmi, a tutaj biedactwo choć ma na sobie modny kostium, który jej uszyła moja własna krawcowa. Nie ma najmniejszego powodzenia. Nie tylko jej ideał, ale żaden inny mężczyzna nie zwraca na nią najmniejszej uwagi. Czasem tylko przypatrują się jej z ciekawością, pomieszaną z pogardą, tak jak zwykłemu zwierzątku, które się tu przybłąkało z puszczy. Bardzo mnie to boli, że jej względem mnie zachowują się tak samo obojętnie. Mam przecież na sobie piękny sportowy kostium, który leży jak gulany. Pochlebiam sobie, że jestem jedną z najładniejszych kobiet w Nowym Jorku, a jednak. Dzisiaj Fanny miała chwilę błogiej szczęśliwości. Obaj synowie Maga przyszli jak zwykle do naszej pustelni. Przenieśli nam ten obrzydliwy placek kukurydziany i koszyk niezwykle smacznych owoców, których jeszcze nigdyśmy nie kosztowały. Są to jak gdyby duże kokosowe orzechy o bardzo miękkiej skórce, zawierające dość rzadki miękisz, który smakuje tak jak najlepszy krem. Kiedy fanie stała cała drżąca ze wzruszenia, jej półbóg uśmiechnął się do niej łaskawie. Jego brat wydał mi się jeszcze piękniejszy aniżeli przedmiot miłości fani. Prawie wszyscy tutaj mężczyźni są nad wyraz urodziwi. Posiadają nie tylko regularne rysy twarzy, ale nadzwyczaj harmonijną, wprost posągową budowę ciała. Daremnie oko szuka w nich jakiegoś defektu fizycznego. Zresztą to samo można powiedzieć o ich kobietach. Przypominających posągi Wenery z kapitolu rzymskiego. Nie dziwię się więc, że tak się podobają mojej fany. Ale w moim sercu nie ma miejsca na żadne uczucie prócz miłości dla Gwidona, który jest piękny jak starożytny Antynus. Jednakże czasami przychodzi mi chętka uwieść jednego z tych półbogów. Daleka jestem od tego, żeby snuć jakąś zdradę małżeńską przeciwko mojemu ukochanemu Gwidonowi. Ale jestem jak każda kobieta, próżna, chciwa hołdów. W Nowym Jorku byłam zawsze otoczona mnóstwem szczerych i nieszczerych adoratorów. Jedni kochali się we mnie bezinteresownie, drudzy polowali na moje miliony. Tak czy owak, żyłam w atmosferze uwielbienia, której mi dzisiaj brak. I pytam nieraz sama siebie, czy na tym dalekim świecie znajdzie się mężczyzna zdolny ocenić moją piękność. Bo o złoto tutaj nikt nie dba, więc. Miłość półboga byłaby całkiem bezinteresowna. Czy ja byłabym tak odtrącona jak moja biedna Fanny? Spojrzałam mu zalotnie w oczy, kiedy mnie podawał te wyborne orzechy i pokazywał, jak dostać się do aromatycznego jądra. Podał mi nawet małą złotą łyżeczkę i pokazał, jak należy spożywać owoc. Lecz niestety nie odpowiedział mi na tę niewinną zaczepkę. Na jego twarzy nie widać było żadnego wrażenia. Ale nie daję za wygraną. Kochany mój Gwidonie, możesz być spokojny. Twoja młoda żoneczka nie da się usiedlić. Po prostu chce poznać siłę swoich pazurków. Czułabym się wprost nieszczęśliwa, gdybym była tak samo potraktowaną jak ta biedna Fanny. Ale przecież jest między nami duża różnica. Coraz bardziej dochodzę do przekonania, że my kobiety jesteśmy tylko orędowniczkami życia ziemskiego. Że jesteśmy stworzone dla miłości, która przenika aż do najtajniejszych zakamarków naszej istoty. Nie było nigdy i zapewne nie będzie do końca świata kobiety filozofa, kobiety prawodawcy, założyciela nowej religii, ani nawet wielkiego malarza jak Rafael. Uprawiamy muzykę, ale nie ma między nami żadnego wielkiego kompozytora. Nieraz się nad tym zastanawiałam, ale dziś widzę, że zadanie nasze jest równie może ważne jak sztuka i nauka. Wszak dajemy życie młodym pokoleniom, wychowujemy nasze dzieci na ludzi wartościowych. Widzę teraz, że miłość to jest nasze państwo, w którym królujemy, że żyłam, póki nie poznałam mojego Gwidona. Bogactwo, zbytek niezdolne były stać się wyłączną treścią mego życia. Były to tylko środki dla osiągnięcia właściwego celu a celem tym stało się dla mnie małżeństwo z moim wybranym. Osiągnęłam szczęście. Kiedy sobie uprzytomniam, że odbywamy naszą podróż poślubną, to widzę, jakie wielkie głupstwo popełniłam, biorąc udział w tej wariackiej wyprawie. Nie lepiej było pozostać tam na ziemi, jeździć z Gwidonem wygodnym autem po całej Ameryce, zażywać słodkiego sam na sam na łonie pięknej natury, a potem wrócić do naszego wygodnego gniazdka. Tutaj zaś nie mamy po prostu gdzie się podziać. Musimy koczować jak małpy na drzewach, zamiast mieszkać w luksusowym hotelu, gdzieś w górach. A tu na dobitek rozłączyli mnie z moim ukochanym i osadzili w tym rajskim ogrodzie, przyznaję bardzo uroczym, ale niestety to otoczenie całkiem do mnie nie pasuje. Cóż, któryś z naszych kolegów powiedział, że czujemy się tutaj jak zwierzęta na ziemi między ludźmi. Nie rozumiemy tych półbogów, a oni traktują nas jak jakieś niższe istoty, którymi się nawet brzyzą, tak jak my, ludożercami. Ładna sytuacja, ale ja, margrabina Arabella Ramini, nie będę tak traktowana jak Fanny. Pozbędę się tego kompleksu niższości, który tak gnębi Gwidona i naszych towarzyszy. Znam swoją wartość i dlatego... Dziś spodziewam się ujrzeć go znowu. Nie tęsknię do niego, bo kocham tylko Gwidona, ale irytuje mnie jego obojętność, udana czy naturalna. Tak rzadko spotykałam mężczyzn niewrażliwych na moją urodę, a tu... Staram się zwrócić na siebie uwagę, ale jak dotąd daremnie. Kiedy przynosi mnie jej fany wieczorny posiłek, który zaczyna mi się okropnie przejadać, przyglądam mu się dyskretnie, ale uważnie. Nie ma więcej aniżeli dwadzieścia parę lat. Jego brat jest cokolwiek młodszy. Obaj są każdy w swoim rodzaju piękni i prawdziwi jak bogowie starogredcy. Mają rzymskie proste nosy, usta przecudnie wykrojone i takie, powiedziałabym, zmysłowe, że chciałoby się ich dotknąć rozpalonymi wargami. Seraj ich przypomina świeżo zerwaną brzoskwinię, gładka jak aksamit, rumiana i pokryta delikatnym puszkiem. Ale nie widziałam tu ani jednego mężczyzny z zarostem. Czyżby stało się tutaj przeżytkiem, albo znikł skutkiem klimatu, czy z innych powodów? Może mają środki usuwania go raz na zawsze. Albo może ludzie na dalekim świecie rozwijają się fizycznie znacznie później niż na Ziemi. Przecież wielki mag utrzymuje, że ludzie żyją tu po kilkaset lat. W takim razie ci dwaj mężczyźni to jeszcze dzieci. Lecz są doskonale zbudowani, silni, rozumni. Nie dziwię się biednej fanny, że w tym młodszym zakochała się na zabój. Ja nie, bo wolę Gwidona, ale przyznać muszę, że mi się bardzo podoba. Uśmiecham się do niego, ale on odwraca wtedy oczy. Nie chce po prostu na mnie patrzeć. Czy ogarnia go wstręt ku mnie, czy też lęka się mnie. Czuję, że zagląda w głąb mojej istoty i nie ufa mi. Nie mam czasu. Muszę szybko zwyciężyć jego obojętność. Jutro albo pojutrze Gwido mnie stąd zabierze. Kiedy obie spacerujemy po tym czarodziejskim ogrodzie, nigdy nie starał się nam towarzyszyć. Odprawia godzinami te swoje nieme modły, zapada w jakiś dziwny stan, siedzi z podwiniętymi nogami na sposób wschodni i pogrąża się w stan błogości. Wówczas jest jakby oderwany od świata. Nie widzi i nie słyszy, co się wokół niego dzieje. Czasem wydaje mi się, że dostrzegam jakąś subtelną aureolę nad jego głową. Ale może to złudzenie. Fanny widzi ją także. Dziś nie mogła się powstrzymać, żeby nie paść na kolana przed swym wybranym. Złożyła ręce jak do modlitwy. Była w niebo wzięta. Lękam się, że popadnie w obłęd. Nie przypuszczałam, że ta prosta dziewczyna jest zdolna do takiego idealnego, ale gwałtownego uczucia. Daremnie się udziłam, On wezwał na sobie do siebie i w obecności tego starszego maga, który chyba jest jego ojcem, powiedział mi kilka gorzkich słów, w tym bezdzięcznym, ale doskonale rozumianym języku. Więc, mówił, że na naszej planecie, która od dawna stała się naszą drugą ojczyzną, obłuda jest nieznana. Potrafimy bowiem czytać nie tylko w myślach, ale także w sercach. Twoje serce, piękna ziemianko, jest niepodzielnie oddane mężowi. Dlaczegoż więc usiłujesz wzbudzić miłość w innych mężczyznach? Twoja próżność każe ci interesować sobą tych, którzy w gruncie rzeczy są dla ciebie obojętni. Przejrzałem twoją niską grę. Nie prowadź jej dalej, jeżeli nie chcesz być bardziej jeszcze pogardzaną, aniżeli dotąd byłaś. Przyznaję, że stałam przed nim jak pod pręgierzem. Zawstydziłam się mojej kokieterii i głupiej próżności, która kazała mi udawać jakieś uczucia, niezrodzone jeszcze w moim sercu pochyliłam głowę i słuchałam w milczeniu. Miłość u nas to święte uczucie, mające na celu przedłużenie naszego fizycznego bytu. Nikt tu z nim nie igra, ani nie używa go do osiągnięcia niskiej, zmysłowej rozkoszy, której raczej należy się wstydzić, gdyż czyni ona nas podobnymi do zwierząt. A naszym najwyższym dążeniem jest wyłamać się jak najbardziej od tego świata grubych wrażeń zmysłowych ażeby przebywać w piękniejszym świecie nadzmysłowym. Nie pojmuję tego świata, rzekłam zarumieniona. Otwórz mi do niego chociaż maleńką furteczkę, gdyż przyznaję, jestem bardzo ciekawa znaleźć się w nim choćby na krótką chwilę. Wątpię, czy byś chciała w nim długo przebywać, moja siostro. Jesteś bowiem nieprzygotowana, żeby doznać takiego szczęścia. Dlaczego nazywasz go nadzmysłowym? spytałam. Bardzo mi trudno ci na to odpowiedzieć, mówił zakłopotany widocznie. Jest on nadzmysłowym, gdyż zmysły nie są zdolne do poznania go. Jeżeli czytam z zamkniętej księgi albo widzę to, co się dzieje z dala ode mnie, czyż moje czyny odgrywają tutaj jakąś rolę? Widzę oczyma mojej duszy i to właśnie znaczy przenieść się w świat nadzmysłowy. Musiałam znać mieć minę dziecka, które nie rozumie ani słówka z tego, co mówi nauczyciel, gdyż uśmiechnął się pobłażliwie. Czy ten przykład ci nie wystarcza, siostro? A jak to się dzieje, że odgadujecie nasze myśli i uczucia? Musiałabyś oddać się z wielką wytrwałością ćwiczeniom wstępnym, co jest, jak widzę, zupełnie dla ciebie niemożliwe. Poprzestań więc na zapewnieniu, że ten niedostępny dla was świat nadzmysłowy istnieje i że wolimy przebywać w nim niż w tym zmysłowym, który otacza nasze ciało. Potrzebowaliśmy bardzo długich wieków, ażeby go poznać. Za parę tysięcy lat może osiągniecie w części przynajmniej te uzdolnienia, które my już posiadamy. Wówczas będziecie mile widziani na córze słońca. Lecz dziś za wcześnie się tu wybieracie. I dlatego musicie stąd odejść. No ale ja wtrąciła nieśmiało Fany czy nie mogłabym tu pozostać? Będę wam służyła, jak te małpoludy. Będę codziennie przynosiła koszowoców, którym się nakarmicie, nic za to nie żądając. Młodszy z braci, usłyszawszy te słowa, zbliżył się do Fany z przyjaznym uśmiechem. Uczucie, które żywisz do mnie rzekł. Jest czyste i bezinteresowne, i dlatego żywię do ciebie szacunek. Rzekł, poruszając lekko ustami. Lecz niestety nie mogę w najmniejszym stopniu jego podzielać. Niebawem pojmę za żonę jedną z naszych sióstr, i dlatego najlepiej uczynisz wracając na Czerwony Glob, skąd wszyscy przybyliście. Biedna fanny, patrzyłam na nią ze współczuciem. Zbladła jak płótno, usłyszawszy ten wyrok. Uklękła, zasłaniając dłońmi oczy pełne łez. Była przebita, zmężdżona, widząc, jak ostatnia iskra nadziei tkwiąca w jej sercu zgasła nieodwołalnie. Pozostała w tej rozpaczliwej pozycji nawet wtedy, kiedy trzej magowie oddalili się. Dotknęłam łagodnie jej ramienia. Spojrzała na mnie z taką rozpaczą, że ogarnęło mnie przerażenie. Podniosłam ją i dałam jej napić się zimnej wody. Nie mówiła nic, lecz wiedziałam, w jakim stanie znajduje się jej dusza. I ja czułam się upokorzona, lecz nagle zrozumiałam, że stoję daleko niżej od tej dziewczyny, doznającej prawdziwego i czystego uczucia miłości, podczas gdy ja chciałam odegrać tylko lichą komedię dla zaspokojenia swojej wrodzonej ambicji kobiecej. Byłam oburzona na pięknego młodzieńca, który tak nielitościwie i brutalnie niemal odepchnął to serce, które zabiło gwałtownie dla niego. Tak, ci półbogowie nie są już ludźmi zwykłymi tak jak my, pogardzają ziemską zmysłową miłością, która, jak sami to utrzymują, poniża ich i przypomina te czasy, kiedy byli jeszcze zwierzętami. A jednak mają żony i dzieci czyżby więc i oni byli obłudnikami czuję że dużo stracili w moich oczach z tej sympatii jaką dla nich żywiłam zaczynam ich nienawidzić dlaczego okazują nam taką pogardę czyż na to zasługujemy rozdział 32 szaleństwo fany Marabella przez resztę dnia pocieszała jak mogła nieszczęśliwą fanny, lecz dziewczyna puszczała mimo uszu te wszystkie słowa, które miały wprowadzić spokój do jej duszy. Apatycznie spoglądała przed siebie, łzy przestały zraszać jej blade policzki. Kiedy słońce zaczęło się zniżać, fanny, jak automat, podchwyciła dzban z aurychalku i nic nie mówiąc, opuściła pustelnie. Margrabina nie dziwiła się, gdyż dziewczyna codziennie przynosiła świeżą wodę ze źródła ozdobionego fontanną. Sama usiłowała pogrążać się w stanie kontemplacji, jak zalecał jej niedawno jeden z mieszkańców pustelni sąsiedniej, lecz daremnie. Myśl jej była zajęta codziennymi sprawami, a serce było rozgoryczone postępkiem ideału fany. Pycha, jak mówił mi pustelnik, była tym pierworodnym grzechem, który popełnili przed wiekami mieszkańcy Atlantydy. Ale czyści półbogowie, zamieszkujący córę słońca, naprawdę zdołali wyrwać z korzeniami ten chwast ze swej duszy? Przecież nic innego, jak tylko pycha kazała pięknemu łodzieńcowi odepchnąć nielitościwie Fanny, która zapałała doń gwałtowną i bezinteresowną miłością, gotową na wszelkie poświęcenia. Tutejsi mieszkańcy są w porównaniu z nami wysoko rozwinięci duchowo i moralnie, ale czy to upoważnia ich do traktowania nas, zwykłych ludzi, jak jakieś niższe istoty, do pogardzania nami jak jakimiś nieczystymi zwierzętami? Nie pozbyli się znać zupełnie tej pychy, która prowadzi ich do samobóstwienia. Ta wada ich charakteru ujawniła się w ich postępowaniu względem na sobą mniej fany. Kiedy margrabina rozważała rozgoryczone postępowanie synów, Maga dostrzegła, że obaj wyskoczyli nagle ze swojej pustelni z wyrazem najwyższego przerażenia na pięknych twarzach. Młodszy pobiegł do Arabelli, pytając: Gdzie się znajduje twoja służebna, piękna ziemianko? Poszła z dbankiem powody do źródła, odparła zaniepokojona margrabina. Ach, nie, w duszy tej kobiety zrodziły się niebezpieczne zamiary. Niebezpieczne? Powtórzyła Arabella. Widzę ją, mówił młodszy syn maga. Klęczy nad brzegiem głębokiego basenu, dokąd spływa woda źródlana. Och. Po tych słowach młodzieniec zasłonił sobie oczy obiema rękami i pobiegł jak szalony w kierunku, w którym oddaliła się Fanie. Brat i Arabella naśladowali go. Źródło znajdowało się o jakieś tysiąc kroków od pustelni. I niebawem wszyscy troje znaleźli się przy alabastrowym basenie, skąd czerpano wodę do picia. Na krawędzi stał pusty dzban zabrany przez fany z pustelni, lecz dziewczyny nie było. Młody mak przechylił się, badając wzrokiem kryształową toń, i po chwili dostrzegł coś, co go przeraziło do najwyższego stopnia. Kilkoma szybkimi ruchami zrzucił z siebie szkarłatną szatę i zanurzył się w płynnych kryształach. Arabella śledziła go przerażona. Tam jest Fanny! zawołała. Widzę jej jasną suknię, szalona. Popełniła samobójstwo! dodała, zwracając się do drogiego młodzieńca. Nic podobnego nie zdarzyło się u nas od niepamiętnych czasów, odparł nachmurzony młodzieniec. Uważamy to za taką samą zbrodnię jak zabójstwo. Lecz nie ma między nami ludzi, którzy by pragnęli skrócić sobie żywot, dany nam przez wielkiego ducha wszechświata. W tej chwili ukazał się na powierzchni ratownik trzymający w objęciach blady jak marmur ciało Fanny. Wspólnymi wysiłkami wydobyto je z wody i ułożono na obmurowaniu basenu. Arabella spoglądała z boleścią na spokojne, zastygłe już rysy nieszczęsnej pchniętej do tego rozpaczliwego kroku przez zawiedzioną miłość. Lecz młodzieńcy nie wydali się jej równie, jak ona przerażeni. Obaj dźwignęli fany i sprężystym krokiem wracali do swojej pustelni. Wnieśli to pielca do wnętrza i zamknęli szczelnie drzwi za sobą, pozostawiając margrabinę samą. Chciała wejść do środka, lecz jej nie wpuszczono. Cóż to miało oznaczać? Właśnie margrabina daremnie szukała odpowiedzi na to pytanie, gdy posłyszała swoje imię. Jakaś ręka dotknęła jej ramienia. Brabello, to ja, twój Gwido. Przyszliśmy tutaj razem z Tomem, ażeby was zabrać, gdyż niebawem wracamy na ziemię, zawołał. Odwrócił jej głowę, ażeby złożyć na jej czole powitalny pocałunek, lecz spostrzegłszy jej bladość, rozpacz, przeląkł się. Co tu się stało? zawołał Tom. Gdzie jest moja fani? Margrabina milcząco pokazała na zamknięte drzwi pustelni. Mechanik ze sztucerem w ręku przyskoczył i uderzył kolbą w drzwi. Margrabina powstrzymała go błagalnym gestem. Ona, ona nie żyje, zawołała z rozpaczą. Zamordowali ją? Krzyknął groźnie Tom. Noch nie, nie byliby zdolni do czegoś podobnego. Utopiła się sama tłumaczyła Arabella. Zdaje mi się, że starają się ją przywrócić do życia. Niestety nie mam nadziei, żeby im się to udało. No, ale ja muszę ją widzieć, wołał na wpół już przytomny z gniewu i rozpaczy mechanik. Nie przeszkadzaj im, radził Gwido. Czy długo Fanny znajdowała się w wodzie? Kilkanaście minut najwyżej, odparła margrabina. Poszła zaczerpnąć wody ze źródła. Może to przypadek pytał skonsternowany margrabia. Margrabina potrząsnęła przecząco głową. Nie sądzę, rzekła cicho. A więc sama odebrała sobie życie? Dlaczego? Czyżby jej wyrządzono jaką krzywdę? Nie, tłumaczyła Arabella. Oni niezdolni są do tego. Lecz Fanny została odtrącona. Jej wybrany oświadczył wyraźnie, że nie podziela jej uczucia, a wtedy biedna Fanny w tej chwili drzwi pustelni rozwarły się i ukazał się w nich stary mag. Na jego twarzy jaśniał uśmiech zadowolenia. — Pociesz się, młodzieńcze — rzekł, zwracając się do Toma. — Rozporządziliśmy środkami zdolnymi przywrócić życie tym, którzy bardzo niedawno z nami się rozstali. Twoja dziewczyna niebawem stanie przed tobą tak, jak gdyby nic jej się nigdy nie stało. Mechanik patrzył na maga, jak gdyby nie rozumiał jego słów. Starzec położył łagodnie rękę na jego głowie. Czy bardzo ją kochasz, młodzieńcze? zapytał. Mechanik w milczeniu skinął głową. Mój syn mówił dalej mag. Nie dość subtelnie postąpił z tą dziewczyną. W jego sercu są jeszcze ślady pychy, która, jak słyszałem, przywiodła waszych przodków atlantyckich do upadku. Czy ta biedna i szczera dziewczyna nie powinna być traktowana z najwyższą delikatnością? Odepchnięto ją nieco bezwzględniej, nieprawdaż, ojcze? odezwała się Arabella. Niestety muszę ci przyznać słuszność, piękna Ziemianko, odparł stary Odpokutuję Odpokutuje on za ten grzech, który względem niej popełnił. Całe szczęście, że odczuł w samą porę zamiary samobójcze. Gdyby się spóźnił z ratunkiem. Nie zdołalibyśmy już jej przywrócić do życia. Byłoby to dla niej najlepiej, gdyby zapomniała o swoim nieodwzajemnionym uczuciu i czynie, który popełniła w napadzie szaleństwa. Potrafię wymazać z jej świadomości to przeżycie, jeżeli sobie tego życzysz, młodzieńcze. Dodał, zwracając się do Toma. Ale czyż to możliwe? Zagadnął sceptycznie mechanik. Poznaliśmy wielce skomplikowaną działalność mózgu ludzkiego i jesteśmy w możności to uczynić. Jeżeli tak, to proszę o to wielkie dla mnie to dobrodziejstwo. Stary mak powrócił do pustelni i zabawił tam kilkanaście minut, po czym ukazał się w towarzystwie bladej jeszcze, ale już przytomnej Fanny. Miałaś przykry sen, moje dziecko, rzekł do dziewczyny. Nawet utraciłaś na chwilę przytomność, ale to już minęło. Jak się obecnie czujesz? Dobrze, odparła dziewczyna. W takim razie zabieramy cię ze sobą, gdyż mamy niebawem powrócić na Ziemię. Tom uścisnął fannie gorąco za rękę i złożywszy niski ukłon przed starym magiem, zaczął oddalać się od pustelni. Margrabina i Gwidon również pożegnali się z magiem i szybkim krokiem zmierzali do złotych wrót zamykających ten Eden. Jakże się cieszę, mówiła Arabella do męża, że wracamy na Ziemię. Tam przynajmniej jesteśmy czymś, mamy piękny dom, dobrą służbę i majątek. Przyjaciele cenią nas i odgrywamy w naszym społeczeństwie pewną rolę, podczas gdy tutaj jesteśmy po prostu niczym. Ci nadludzie nie cenią ani majątku, ani tytułów, lekceważą sobie te wszystkie zdobycze naszej cywilizacji, które są nam niezbędne do przyjemnego życia. Przyznaję Ci, Gwidonie, że bez żalu opuszczam ten kraj, w którym zbyt długo nie chciałabym przebywać. Nie rozumiemy ich, a oni uważają nas za coś niższego od siebie. To jest doprawdy nieznośne. Niebawem znajdziemy się znów w naszym pałacu wśród przyjaciół, którzy oczekują nas niecierpliwie. I Margrabina w radosnym uniesieniu uściskała i wycałowała namiętnie swego pięknego męża, który z zapałem odwzajemnił jej te pieszczoty. Rozdział 33. Doktor Norski w opresji. Powróciwszy do rakiety międzyplanetarnej, zostaną uczestników w wyprawy w gorącej dyskusji, w której główną osobą był doktor Norski. Pułkownik Krups i radca Hipping energicznie nalegali na naszego uczonego, aby niezwłocznie udał się z Hopsem do stolicy Wielkiego Maga i przyjął od niego wspaniały dar zaofiarowany Ziemianom. Byłoby szaleństwem nie wykorzystać tak wspaniałej propozycji. – wołał pułkownik, widocznie podniecony perspektywą wielkich bogactw. – Złoty deszcz miał spaść z nieba jak manna niebieska na wszystkich uczestników wyprawy. – Przecież – argumentował pułkownik – należałoby z jakiegoś źródła pokryć koszty budowy rakiety, które wyniosły kilkanaście milionów dolarów. – Poza tym i nam należy się jakaś choćby skromna nagroda za te trudy i niebezpieczeństwa, na które narażaliśmy się w tej już szalonej wyprawie w dalekie światy – Nasz rząd, jak przypuszczam, zbuduje całą flotylę takich rakiet jak ta, na której tu przybyliśmy, a może nawet znacznie jeszcze większych. Trzeba będzie uzbroić je w działa szybkostrzelne, najnowsze bomby atomowe, tysiąckrotnie silniejsze od tych, które rzuciliśmy w końcu wojny na Japonię. Protestuję jak najenergiczniej przeciwko tym planom, zawołał Dudz. Czyż pułkownik naprawdę marzy o podboju tego dalekiego świata, na którym się znajdujemy? Dlaczego nie mielibyśmy go zająć i zamienić na naszą kolonię? Zaperzył się pułkownik. Czyż mamy czekać, aż uczyni to Anglia albo inne państwo? Należy działać energicznie i szybko. Skreśliłem już mój raport do ministra wojny stanów. Ja uczyniłem to samo, tylko że skierowałem mój raport do ministerstwa kolonii, dodał Hipping. Obliczyłem, że na planecie Wenus może z łatwością zmieścić się kilkadziesiąt milionów kolonistów. Nawet, że gdyby niżej położone strefy tej planety nadawały się także na siedzibę chociażby murzynów, to moglibyśmy się pozbyć raz na zawsze tej niedorozwiniętej rasy, która znalazłaby tutaj przyjazne dla siebie warunki klimatyczne. Afrykę w takim razie można by zużytkować jako siedzibę dla białej rasy. Maśpiączka, malaria, Pytał ironicznie Doc. Medycyna znalazła środki zwalczania tych niebezpiecznych chorób, więc nic nie stanie na przeszkodzie tym zamiarom. Kula ziemska jest już za ciasna dla ludzkości. Jak widzę, nie bierze pan na serio słowa wielkiego maga, który nas zapewniał, że posiada środki odparcia takiej inwazji, choćby nawet w bombę atomową. Nic co nic temu nie wierzę, zawołał Krups. To są dzicze przechwałki tych pyszałków, którzy mają się za jakichś nadludzi. A są w gruncie rzeczy czerwonoskórymi. Ma Pan ich widocznie zarazę niższą od naszej, wtrącił Duc. Według mnie myli się Pan bardzo. Mają oni pod każdym względem wyższość nad nami. Pod pewnymi względami może mają, zmuszony był przyznać pułkownik. Lecz my, dla tej ich wyższości, nie możemy przecież przymierać głodem, martwić się brakiem węgla kamiennego, wydobywać złoto w pocie czoła, podczas gdy oni tutaj opływają we wszystkie dostatki i dzięki temu oddają się próżniactwu. Byłaby to wielka nieroztropność z naszej strony. Niedołęstwo, poprawił Hiping. Skoro już doktor Norski dał nam swój metauran, dzięki któremu znaleźliśmy się tutaj, Należy to wykorzystać jak najprędzej i jak najlepiej. Prosimy cię, szanowny doktorze, zrzuć pychę z serca i poleć do wielkiego maga po te recepty na fabrykę sztucznego złota. Jednakże doktor trwał w swoim przekonaniu, któremu już nieraz poprzednio dał wyraz. Byłby to dar Danaidów. Nigdy w życiu nie położę ręki do takiej sprawy. Czy nie zastanawiałeś się nigdy, radcą Ministerstwa Kolonii, nad tym, jaki przewrót wywołałaby fabrykacja złota z piasku albo z żelaza w naszych stosunkach tam na ziemi? Nastąpiłby kryzys, którego skutków na razie nawet wyobrazić sobie niepodobna. Pułkownik Krups uśmiechnął się, porozumiewawszy do chemika. Zgadzam się z panem doktorze, że ujawnienie tego sekretu byłoby niebezpieczne. Nie potrzeba jednak rozgłaszać go. Wyprodukujemy za miliard dolarów tego kruszcu, rozdzielimy go sprawiedliwie pomiędzy nas wszystkich i na tym koniec. Dutz uśmiechnął się zjadliwie. I pan naprawdę w to wierzy, że chciwość ludzka ma swoje granice. Jeżeli ktoś posiądzie milion, to marzy tylko o tym, ażeby zdobyć drugi, trzeci i tak a kto panu zaręczy, że ten sekret da się utrzymać na długą metę? Na pewno znaleziono by środki, żeby zmusić naszego szanownego doktora do zdradzenia tajemnicy. Według mnie, nieborak byłby narażony na wielkie niebezpieczeństwo, gdyby się nie chciał na to zgodzić, wtrącił Johnson. Nasi milionerzy, rzekł Duds, spoglądając z ukosa na margrabinę, w obawie utraty swoich majątków, Postaraliby się o zamknięcie ust szanownemu doktorowi. — Doskonały pomysł — pochwalił Hipping. Norski uśmiechnął się gorzko słuchając tych słów Dudza. — W każdym razie nie ryzykuję — rzekł. — Jak to? Odmawiasz pan? — oburzył się Krups. — Mamy więc powrócić z tej niebezpiecznej wyprawy z pustymi rękami? — Jeżeli już tak idzie walka o to złoto — zawołał Dudz — to przecież w tej świątyni zrujnowanej trzęsieniem ziemi można go nabrać ile się komu podoba. Ma pan na myśli te złote głowice kolumn kwadratowych, podpierających stropy olbrzymiego dachu? zagadnął żywo pułkownik. Istotnie jedna główka waży parę tysięcy funtów, a kolumn widziałem setki. Ile moglibyśmy zabrać tego ciężaru na naszą rakietę? dodał, zwracając się do chłopca. Nie więcej jak dwie albo trzy tony odparł inżynier przecież musimy się zaopatrzyć na drogę w tlen a raczej materiały do wytworzenia tego gazu w żywność wodę więc nie mam dużo wolnego miejsca na takie martwe ładunki w takim razie każdy z nas otrzymałby przy podziale co najwyżej 600 funtów tego metalu według mnie to trochę za mało a jeszcze w dodatku pytanie czy magowie pozwolą nam zdewastować ruiny starożytnej świątyni zauważył dutz bardzo wątpię Mam nadzieję, że nie będą mieli nic przeciwko temu, rzekł hiping. Nie będziemy się ich wcale pytali o pozwolenie, zawołał stanowczo Krups. Będzie to doskonała okazja przekonać się, czy rzeczywiście rozporządzają oni jakimiś nadzwyczajnymi środkami, aby nam w tym przeszkodzić. Radzę panu osobiście się o tym przekonać, zawołał Dutz. Co do mnie, pozostaję na zawsze tutaj i przekazuję swój udział pułkownikowi Krupsowi. Dodał ironicznie. Tak więc doktor Norski postawił na swoim, odrzucając niebezpieczny sekret przemiany piasku na złoto. Pułkownik Krups miał się udać w towarzystwie kilku członków wyprawy do opuszczonego świeżo przez margrabinę i pany tajskiego ogrodu, ażeby uzyskać pozwolenie maga na zabranie złotych głownic z ruin świątyni. Była to, jak się wyrażał pułkownik, zbyteczna kurtuazja z jego strony gdyż bez względu na odpowiedź miał on zamiar i tak zabrać ten pożądany kruszec. Zaraz na zajutrz udano się w drogę z narzędziami do sporządzenia jakiegoś wózka albo noszy. Pułkownikowi Krupsowi towarzyszyli Tadika Hipping, inżynier Hobbs i doktor Johnson. Stary Mac przyjął dość chłodno gości, jak gdyby przenikając ich plany i zamiary. Kiedy mu pułkownik oznajmił cel przybycia, mag uśmiechnął się ironicznie. Więc odrzucacie dar wielkiego maga? Moglibyście mieć tyle złota, ile byście tylko zapragniali. A łakomicie się na znikomą cząstkę tego kruscu. Ten wasz uczony nie chce być wtajemniczony. Dowodzi to, że jest inteligentny i zdaje sobie sprawę ze skutków, jakie by pociągał za sobą ten podarunek. Czy i ty, Magu, znasz sekret wyrobu złota ze zwykłych kruszców? zagadnął żywo Krups. Wszyscy nasi magowie go znają, odparł starzec. W takim razie, czy nie uważałbyś, Szanowny Magu, za możliwe dać mnie ten przepis? Mag potrząsnął przecząco głową. Nie jesteś chemikiem. Nie znasz własności materii ani jej budowy. Nie potrafiłbyś więc spożytkować tych wiadomości. Musiałbyś się nimi podzielić z innymi, a to wasz uczony uważałby za niebezpieczne. Pociesz się jednak, chciwy człowieku! Jutro otrzymasz tyle złota, ile tylko go zabrać z sobą potrafisz. Przyniosą go wam małpoludy, które nam dostarczają owoce. Wiem, że żywisz w swoim sercu obojętność, a nawet niechęć względem nas, że pragnąłbyś siłą podbić córę słońca, ażeby osiedlić na niej miliony swych rodaków. Może to złoto, które otrzymasz, zużyjesz dla wykonania tych planów. Dlatego też jeszcze raz ostrzegam cię, że potrafimy skutecznie odeprzeć tę inwazję, jeżeli by doszła ona kiedykolwiek do skutku. A teraz oddalcie się i oczekujcie naszego daru, który oby nie wyszedł wam na złe. Krups chciał jeszcze coś powiedzieć, lecz poczuł nagle, że nie potrafi tego uczynić. W jego głowie zapanował jakiś zamęt, nie był zdolny wprost do myślenia. Podły czarownik formalnie odjął mimowę, zawołał oburzony. Rozdział 34. Trudny wybór. Pułkownik Krups, powróciwszy do towarzyszy, nie tajł swego oburzenia na starego maga, który tak kategorycznie odmówił mu recepty na produkcję sztucznego złota. I w dodatku zakneblował mu, jak gdyby usta, korzystając zapewne ze swojej siły hipnotycznej i magnetycznej. Tom i margrabia znali już z doświadczenia skutki tej siły. Syn maga obezwładnił ich nią, kiedy chcieli stawić opór orzeczeniu wielkiego maga o odosobnieniu kobiet. Sądzę, rzekł Gwido, że potrafiliby oni równie dobrze obezwładnić załogę tej armady, przy pomocy której zamierzasz pułkowniku podbić córę słońca. To się w swoim czasie zobaczy, odparł zuchwale Krups. Oczekiwano niecierpliwie przybycia zapowiedzianego transportu złota. Jakoż niebawem zaczęły zjawiać się na polanie, gdzie spoczywała rakieta, postacie małpoludów. Każdy z nich dźwigał dość ciężki woreczek z jakiegoś mocnego materiału, przypominającego jedwapis, składał go przed inżynierem Hopsem i pułkownikiem. Norski z ciekawością zanurzył dłonią w zawartości woreczka i wydobył zeń ziarenka świecącego metalu, który triumfalnie pokazał towarzyszom. Ależ to są maleńkie samorodki złota! zawołał, przyjrzawszy im się uważnie. Jestem gotów przysiąc, że pochodzą z jakiejś bogatej kopalni, nie zaś z fabryki chemicznej. Pułkownik ważył w ręku jeden z woreczków. Jest tu przynajmniej 10 kg złota! Zawołał uradowany. To znaczy dziesięć tysięcy dolarów w walucie metalicznej, którą niestety jeszcze przed wojną wycofano u nas z obiegu. Kiedy jedna partia małpoludów, złożywszy swoje woreczki, oddaliła się, niebawem zjawiła się nowa, tak iż ilość przyniesionego złota bardzo szybko rosła. Marabella wynagradzała małpoludy czekoladkami i cukierkami, naśladując maga, który płacił małpoludom jakimiś odurzającymi pigułkami za przyniesione przez nich owoce. Lecz niebawem zapas słodyczy margrabiny wyczerpał się. Częstowano więc inteligentne małpy brzoskwiniami, rodzynkami, czekoladą i innymi smakołykami ze spiżarni rakiety. W ciągu dnia otworzył się spory sto zworeczków. Pułkownik Krups obliczył, że ilość przeniesionego złota przekracza wagę czterech ton. — Warto by się dowiedzieć, skąd oni znoszą ten metal — zawołał Hipping. Musi tu się w pobliżu znajdować jakaś bardzo bogata kopalnia, może nawet rzeka, na dnie której znajduje się w obfitości ten kruszec. Nie wierzę w to, że potrafią oni robić złoto na sposób alchemików. Planeta, na której się znajdujemy, musi go zawierać w obfitości, dlatego zapewne nie ma tutaj żadnej wartości. Jakże więc nie skolonizować takiego dalekiego świata? zawołał Krups. Jeden tylko hops nie podzielał radości pułkownika, jego kolegi i kilku innych towarzyszy olśnionych tym bogactwem. — Przykro mi bardzo — rzekł poważnie do pułkownika. — Ale jak już powiedziałem, trudno mi będzie zebrać tyle ciężkiego metalu do rakiety. Nie idzie tu może tyle o wagę, ile o miejsce, które musimy zarezerwować na daleko ważniejsze dla nas zapasy. — Zapasy czego? — zagadnął zaniepokojony krops. Pamiętajcie, panowie, wtrącił Norski, że nasz zapas ciekłego tlenu zabrany z ziemi od dawna ulotnił się z naszych zbiorników. Nie mogliśmy ich zamknąć szczelnie, gdyż gaz rozprężający się w wyższej temperaturze na pewno by je porozsadzał. Dopóki przebywaliśmy w międzyplanetarnych przestworach, gdzie panuje mróz 180 stopni, nie traciliśmy tego cennego pierwiastka, dzięki któremu mogliśmy w rakiecie oddychać swobodnie, ale teraz znaleźliśmy się wobec wielkich trudności. Bo jakże, pytam was, moi panowie, zabrać zapas tlenu niezbędny do powrotu na Ziemię? Ile go trzeba, kochany doktorze dodał Hobbs, zwracając się do Norskiego. Już sobie to dosyć dokładnie obliczyłem odparł chemik. Każdy człowiek anormalny zużywa 3 kilogramy tlenu na dobę czyli około 900 kg na miesiąc a musimy być przygotowani na to, że nasza podróż powrotna potrwa może być nawet dłużej. Jak pan sądzi? Dodał, zwracając się do Hartinga. Astronom milczał przez dłuższą chwilę, po czym rzekł. Bawimy tu mniej więcej od miesiąca. Przez ten czas Wenus, biegnąc po krótszej drodze dookoła Słońca aniżeli Ziemia, wyprzedziła ją o kilkadziesiąt milionów kilometrów. Dokładną cyfrę mogę wam podać dopiero po ściślejszym rachunku. Tak czy owak, chcąc powrócić, musimy lecieć naprzeciw Globu Ziemskiego. Który jak wam wiadomo biegnie z szybkością około 30 km na sekundę po swojej orbicie. Nasz statek niebieski może z łatwością rozwinąć taką samą szybkość, to znaczy, że będziemy zbliżali się do Ziemi ze względną szybkością 60 km na sekundę. Dzięki temu przebędziemy tę olbrzymią przestrzeń w krótkim stosunkowo czasie, który jednak, jak na razie sobie obliczam, może przekroczyć 30 dni ziemskich. Nasz inżynier ma więc słuszność, że będzie potrzebował kilka ton samego tlenu, ażeby powrócić na Ziemię. Jest nas obecnie, o ile się nie mylę, dziesięć osób. To znaczy, że będziemy potrzebowali dziesięć ton tlenu na naszą podróż. Właśnie łamię sobie głowę nad tym, w jaki sposób zdołam wytworzyć taką ilość tego niezbędnego do życia gazu. Mamy wprawdzie w rezerwie parę ton oksylitu, który wydziela tlen w zetknięciu z wodą, ale jest to, że się tak wyrażę, żelazny, nietykalny zapas, do którego uciekniemy się w ostateczności. Regeneracja tlenku z dwutlenku węgla to sprawa bardzo kłopotliwa i trudna i dla braku odpowiednich aparatów nie mógłbym jej przeprowadzić. I tak będę miał kłopot z pochłanianiem kwasu węglowego wydzielonego przez nasze płuca. Nie pozostaje mi nic innego, jak rozkładać wodę na tlen i wodór przy pomocy elektryczności. Ten ostatni będziemy wpuszczali w przestrzeń międzyplanetarną jako nieużyteczny. Azot zaś zostanie neutralny i odnawiać go nie ma potrzeby. Całe szczęście, że przewidziałem tę konieczność zaopatrzenia się w tlen na drogę powrotną i urządziłem na naszej rakiecie duży stos termoelektryczny. Ciepło dostarczone przez rozkład mojego metauranu będzie się w nim zmieniało na energię elektryczną. Ale nastręczają się wielkie trudności. Jak zabrać tyle wody na nasz wehikuł? Trzeba będzie wziąć ze sobą kilkadziesiąt ton tej cieczy. Widzisz więc, pułkowniku, że bez narażenia nas wszystkich na wielkie niebezpieczeństwo, nie możemy zabrać ze sobą tego stosu złota, które nam tak wspaniałomyślnie ofiarowano jako rzecz bezwartościową. Co najwyżej weźmiemy tego kruszu trzy albo cztery tony, zakonkludował chemik. To znaczy trzy albo cztery miliony dolarów, skrzywił się Krups to nawet nie wróci kosztów budowy rakiety, a przy podziale między nas wszystkich wyniesie to paręset tysięcy dolarów na głowę. To mało, bardzo mało, narzekał pułkownik, który widocznie marzył już o tym, żeby zostać milionerem. No ale jeszcze na tym się nie skończy, mam nadzieję, dodał po chwili. Skoro tylko podbijemy tę planetę, będziemy mogli zabrać stąd tyle złota, ile nam się będzie podobało. Na mnie niech pan nie liczy, wtrącił duc. Nie potrzebuję ani waszego tlenu, ani waszego złota, gdyż pozostanę tutaj na zawsze. Mam już dosyć towarzystwa ludzkiego. Przyznam się szczerze, że wolę nawet tutejsze bestie, które zresztą nie są jeszcze drapieżne i krwiożercze, jak ci, co prowadzą wojny na naszym Czerwonym grobie. Moje sympatie są po stronie czerwonych półbogów. Będę ich błagał, żeby pozwolili mi przebywać obok siebie. Nie zazdroszczę. Rzekła z przekąsa Marabella. Prędko się pan tu znudzi w przymusowej bezczynności. Jednakże mister Dutz zbył pogardliwym milczeniem tę uwagę rozpieszczonej milionerki. Nazajutrz Hobbs i doktor Norski zaczęli czynić nieodzowne przygotowania do podróży. Nagromadzono żywność w postaci owoców. Dick postarał się o dobrą zwierzynę, którą postanowiono zamrozić albo uwędzić na drogę. Chemik zaś był bardzo zajęty sprawą nagromadzenia niezbędnego zapasu wody. Małpolody w dalszym ciągu znosiły woreczki ze złotem. Na Nazajutrz zgromadziło się ich tak dużo, że Hobbs dał do zrozumienia pod ludziom, że ma dosyć tych bogactw. Lecz Krups energicznie przeciwko temu zaprotestował. Dlaczegoż? — Pytał. Mamy ograniczać dostawę tego cennego metalu. Niech go przynoszą jak najwięcej. Zabierzemy go, kiedy po raz drugi tu przybędziemy. To znaczy nigdy wtrącił zjadliwie Duc. Pułkownik obrzucił swego kolegę pogardliwym spojrzeniem. To się zobaczy odparł sztywno. Wszyscy członkowie wyprawy, nie wyłączając Arabelli i jej męża, musieli brać udział w tych przygotowaniach do powrotu. Doktor Johnson użył tych kilku ostatnich dni pobytu na dalekim świecie do skompletowania swego zielnika i okazów fauny. Margrabina Arabella wywoływała barwne zdjęcia fotograficzne, które miały uzupełnić zbiory przyrodnika. Margrabia przy pomocy siatki robił piękną kolekcję owadów. A głównie motyli, które w tej gorącej atmosferze wabiły oko nie tylko formami swych skrzydeł, ale i zdobiącymi je barwami. Były to istnie kwiaty latające. Słowem, każdy w miarę zdolności chciał się przyczynić do tego, ażeby wyprawa międzyplanetarna przyniosła jak najobfitszą zdobycz. Doktor Johnson wyraził się z przekąsem, że jego zbiory będą warte kilkakroć więcej, aniżeli złoto przywiezione z planety Wenus na Ziemię. Część miał ofiarować uniwersytetowi, który go wydelegował, resztę zaś sprzedać amatorom osobliwości, którzy, jak przypuszczał, zapłacą każdą cenę za okazy z dalekiego świata. Rozdział 35. Podstępny dar. Jak się zdawało członkowie wyprawy na planetę Wenus, powziąwszy zamiar powrotu na kulę ziemską, nie powinni byli o niczym innym myśleć jak tylko o przygotowaniach do niebezpiecznej podróży poprzez puste i przeraźliwie mroźne przestrzenie międzyplanetarne. W gruncie rzeczy jednak zajmowali się tą ważną sprawą jedynie trzej ludzie. Inżynier Hobbs który przygotowywał sobie wygodny szlak do startu i doprowadził do porządku silniki i inne urządzenia mechaniczne. Astronom Harting, który był zajęty obliczaniem odległości między dwiema planetami, i doktor Norski, łamiący sobie głowę nad sporządzeniem zapasu tlenu niezbędnego do oddychania podczas lotu, który mógł przeciągnąć się zbyt długo. Arabella i jej mąż marzyli już o spędzaniu dalszych miodowych miesięcy na podróżach do mniej odległych krain, aniżeli nieznane części dalekiego świata, w warunkach dostępnych jedynie dla milionerów ziemskich. Co do przyrodnika Johnsona, miał on umysł zajęty jedynie uporządkowaniem swoich zbiorów, ciesząc się z góry, że będą one stanowiły istną rewelację dla uczonego świata. Za to w głowach i w sercach większości uczestników wiekopomnej wyprawy zapanował stan trafnie określony jako gorączka złota. Rzecz dziwna, ten metal tak pogardzany przez czerwonych półbogów atlantyckich był przedmiotem cichych albo jawnych pożądań nie tylko ubogich mechaników Hopsa, ale rzecz trudno zrozumiała, nawet dla margrabiny, posiadaczki 100 milionów dolarów, lekko obliczając. Jej męża bogatego arystokraty. Znoszono woleczki zawierające cenny kruszec do wnętrza rakiety, dokonując skrupulatnego podziału między uczestników wyprawy. Lecz kiedy obciążono statek niebieski trzema tonami żółtego proszku, inżynier stanowczo wybraniał się wziąć go więcej. Wiedział, że jego towarzysze nie licząc się z niczym, gotowi byli załadować na rakietę wszystkie woreczki dostarczone przez małpoludy, które w dalszym ciągu Mimo protestów inżyniera pełnili nałożony na nie obowiązek snać nęciła ich zwykła zapłata którą za swe trudy otrzymali z rąk starego maga kiedy już sto zworeczków wzrosło do rozmiarów trzeciej części rakiety Hobbs chciał położyć kres tej dostawie lecz natrafił na stanowczy protest ze strony pułkownika Krupsa i jego kolegi radcy ministerstwa kolonii Mężowie ci prowadzili od paru godzin poufną konferencję, która w pewnych momentach przechodziła w zajadłą kłótnię. Dlaczego nie mamy wykorzystać usłużności tych półludzi i wspaniałomyślności czerwonoskórych? Przecież po naszej pionierskiej wyprawie niebawem nastąpią nowe, liczące może nie jeden taki niebieski statek, ale całe ich flotylne. Wtedy będziemy mogli zabrać choćby parę tysięcy ton złota. Zastanawiałem się, mówił dalej pułkownik, czy byłoby z mojej strony obowiązkiem zabezpieczyć ten pokaźny bądź co bądź zapas złota tak łatwo zdobytego od roztargnienia lub rozproszenia? Dochodzę do przekonania, że powinienem tu pozostać po to, żeby go zabezpieczyć. Słusznie chyba uważam, metal pozostały po załadowaniu jego części na rakiety za moją niepodzielną własność. Niepodzielną? oburzył się Hipping. Jeżeli tak, to pozostanę tutaj razem z panem pułkowniku. Chyba musisz się pogodzić, że mam doń takie same prawo jak pan. A nasze raporty? jęknął z rozpaczą Krups. Miałem nadzieję, że pan wróciwszy złoży je naszym władzom. Przecież jest chyba obowiązkiem takiego jak panu urzędnika, wydelegowanego przez ministerstwo kolonii, ujawnić fakt istnienia tak wielkich ilości złota na tej planecie. Nie będzie to chyba obojętne dla naszego rządu, oglądającego się za nowymi koloniami. Pojedzie pan i spodziewam się, że doręczy komu należy mój raport. Hobbs, który przysłuchiwał się z ironicznym uśmiechem tej rozmowie, pomyślał, że w jego interesie leży zmniejszyć do minimum liczbę pasażerów rakiety, odezwał się więc skwapliwie. Sądzę, że mister Hipinki istotnie ma takie samo prawo do udziału w tym skarbie, jak i pan, pułkowniku. Jeżeli uważa, że we własnym interesie powinien tu pozostać razem z panem, to nie sprzeciwiam się jego życzeniu i gotów jestem doręczyć oba wasze raporty władzom. Doprawdy? zawołał ucieszony hiping. Ale nie dość na tym. Musi nam pan przyrzec, że jak najprędzej zorganizuje pan nową wyprawę na większym samolocie międzyplanetarnym, aniżeli ten umożliwiając nam powrót na ziemię z tym złotem, które tu pozostawiacie. A jaką pan ma pewność, że zabiorą nas razem z tym dużym ciężarem? zagadnął cierpko Krups. Te wątpliwości pana powinny nawiedzać, odparł zjadliwie hiping. Ja nie dbam tylko o siebie, odparł dumnie pułkownik. Nie sądź pan, że pozostanę tutaj jedynie po to, żeby pilnować złota, którego nikt tu chyba nie ukradnie. Jestem żołnierzem i muszę spełniać obowiązek związany z moją misją. Obowiązek powtórzył ironiczny Hiping. Tak, muszę przecież zebrać wiadomości niezbędne dla powodzenia ekspedycji militarnej, którą rząd niewątpliwie wyśle tutaj na skutek naszych raportów. — Będziesz pan zatem szpiegować tych czerwonoskórych? — zagadnął Johnson. — Wywiad natury wojskowej nie może przynieść ujmy memu honorowi — bronił się Krups. — No a jeżeli ci czerwoni, jakich pan tam nazywasz, przeniknęli już pańskie zamiary, nie będą wówczas patrzyli obojętnie na twoje wywiady — wtrącił hiping. Ja osobiście nie mam zamiaru maczać w tej sprawie palców. To przedsięwzięcie wydaje mi się mocno niebezpieczne — a będziesz obojętnie patrzył, jak nie stracą, bo w takim razie nie potrzebowałbyś dzielić się z nikim. Jak widzimy, stosunki pomiędzy obu delegatami rządu Stanów Zjednoczonych stawały się coraz bardziej naprężone. Lecz Hobbs był kontent, że liczba pasażerów w jego statku zmniejszyła się o trzy osoby. Dutz zbliżył się do przyrodnika zajętego rozprostowaniem skrzydeł wspaniałego motyla. Musisz przyznać, doktorze, że ci półbogowie bardzo zręcznie potrafią wykorzystywać słabostki ludzkie dla swoich celów. Jakich celów? zagadnął roztargniony nieco przyrodnik. Pamięta pan chyba sławną iliadę Homera. Grecy oblegający troje chcieli wprowadzić w mury miasta drewnianego konia, w którym mieli być ukryci rycerze. Kapłan trojanczyków, Laokon rzekł wówczas pamiętne słowa. Timeo Danaos et dona ferentes, to znaczy, lękam się Greków i ich darów. Otóż to złoto jest właśnie takim darem Danaidów. Johnson uśmiechał się. Rozumiem, rzekł. Pilno im pozbyć się niepożądanych gości z czerwonego globu. Zamiast więc wyprosić ich, albo po prostu wypędzić, obsypali ich bezwartościowym dla nich kruszcem. I osiągnęli cel, jak pan widzi. Wszystkim z wyjątkiem mnie, a może i Hartinga, pilno wrócić z tym podstępnym darem do domu. Chciwość, zachłanność, egoizm, okrucieństwo kwitną na naszym kochanym globie, dlatego właśnie nie życzę sobie nam powrócić. Cóż pan będziesz tu robił? pytał przyrodnik. Zostanę ich uczniem, jeżeli tylko zechcą mnie wtajemniczyć w swoją egzotyczną wiedzę. Tymczasem Hobbs zastanawiał się, kogo by jeszcze namówić, żeby pozostał na tym dalekim świecie. Margrabina odjedzie na pewno. Będzie chciała wrócić wraz z mężem, gdyż nudzi się śmiertelnie na łonie tej wyższej cywilizacji. I ją opanowała gorączka złota, upomniała się bowiem o udział w zebranym na rakiecie skarbie, gdyż, jak twierdziła, musi choć w części pokryć wielkie koszty swej poślubnej podróży. Prawdziwie zadowolona była może para Fanny i Tom. Pokojówka Margrabiny dzięki staremu magowi uważała swoje przeżycia miłosne na dalekim świecie za jakiś przykry, a zarazem przyjemny sen i układała ze swoim narzeczonym piękne projekty na przyszłość. Za te kilkaset tysięcy dolarów, które przypadły na ich część, mieli oni zamiar nabyć piękną farmę w Kanadzie i oddać się rolnictwu i hodowli bydła. Był to szczyt ich marzeń. Drugi mechanik Hobsa zamierzał założyć warsztat na własną rękę, i za przykładem Forda dorabiać się olbrzymiego majątku. Dick oznajmił stanowczo Norskiemu, że chociaż zostanie zamożnym człowiekiem, to jednak nie opuści swojego stanowiska w laboratoriach doktora, który to przywiązanie dzielnego swego pomocnika potrafił należycie ocenić. Harting, który gardził w duszy bogactwem, a miał jedynie badania naukowe na cel swego życia, zachowywał całkowitą obojętność w stosunku do stosu złota leżącego w pobliżu rakiety. Johnson uzupełniający swoje zbiory z góry cieszył się rozgłosem, jaki zdobędzie swoimi okazami w świecie uczonych. Nie wszyscy więc członkowie wyprawy byli takimi materialistami, jak większość ich towarzyszy. Morskiego w danym momencie interesował jedynie tlen niezbędny dla oddychania załogi. Domagał się od Hartinga dokładnych danych. Długo będzie trwała podróż, jaka odległość w danym momencie dzieli obie planety, jaką szybkość musi rozwinąć rakieta, aby powrócić na glob ziemski. Nasza astronom, spełniając jego życzenia, wziął się sumiennie do dokonania potrzebnych obliczeń i zakomunikował ich wynik inżynierowi. Bawimy tu od 30 dni ziemskich, tłumaczył. W chwili, kiedyśmy się tu znaleźli, Ziemia, Wenus i Słońce znajdowały się na jednej linii prostej. Jednakże Wenus, która obiega Słońce po krótszej orbicie mniej więcej z taką samą szybkością jak glob ziemski, wyprzedziła go znacznie w przybliżeniu o 17 milionów kilometrów. Dzieli nas obecnie przestrzeń około 60 milionów kilometrów, licząc po linii prostej. Dlatego też w podróży powrotnej nie będziemy doganiali Ziemi, lecz przeciwnie. Musimy lecieć na jej spotkanie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nasz glob biegnie w przestrzeni z szybkością średnio 30 km na sekundę, to dodając do tego naszą własną szybkość, którą oceniamy mniej więcej na 20 km na sekundę, Będziemy się posuwali ze względną prędkością 50 km na sekundę. Podróż nasza zatem nie powinna trwać dłużej aniżeli tysiąc godzin ziemskich. To znaczy, odezwał się Norski, że muszę przygotować zapas tlenu dla dziewięciu osób po trzy kilogramy na dobę. Doktor, zrobiwszy to pobieżne obliczenie, zafrasował się. Mój stos termoelektryczny, rzekł. Nie jest w stanie rozłożyć na tleni wodór takiej ilości wody, która by nam dostarczała dość tlenu na konsumpcję. Czy nie można by, szanowny kolego, dodał zwracając się do Hopsa, skrócić tej naszej podróży powrotnej? To będzie bardzo trudne, a nawet niebezpieczne, odparł Hops. Dlaczego niebezpieczne? Pytał dalej Norski. Mamy przecież dostatek metauranu, a więc pańskie silniki mogą nadać rakiecie większą szybkość, aniżeli ta, jaką przewidujesz. Będziemy przecież poruszali się w próżni barometrycznej, nie natrafiając na żaden opór. Skoro raz nadamy naszemu wehikułowi większą szybkość, to będzie on ją zachowywał przez czas nieograniczony. Jak sądzę, moglibyśmy biec na spotkanie Ziemi z szybkością dwa razy większą, aniżeli ta, jaką pan przewiduje. Nie widzę, jakie niebezpieczeństwo mogłoby nam przy tym zagrażać. A gdybyśmy znowu wpadli w pierścień drobnych ciałek krążących tak jak i planety dookoła Słońca? Są to, jak wiadomo, szczątki komet, które rozpadły się. Wprawdzie ziarnka te są bardzo drobne na ogół, lecz biegnąc im naprzeciw moglibyśmy narazić się na przedziurawienie naszej rakiety przez jakąś nieco większą bryłkę. A takie zderzenie niestety nie jest wykluczone. Będę się jednak starał schodzić z drogi tym pierścieniom, których orbity są mniej więcej znane. — To pańska sprawa — zawołał Hobbs. — Pan, a nie kto inny, prowadzi naszą rakietę w tych przestworzach. Harting uśmiechnął się nieco zakłopotany. — Możecie na mnie liczyć, szanowni koledzy, lecz nie mogę wam zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, gdyż w przestrzeniach międzygwieździstych można natrafić na jakiegoś włóczęga, a wtedy... — Zamieniamy się w oko mgnieniu na jakiś obłoczek pary. Strąciła margrabina, która przysłuchiwała się tej dyskusji, odbywającej się w wiszącym pałacu na wysokości dwudziestu metrów ponad ziemią. Jeżeli już ma nas spotkać śmierć, to będzie ona przynajmniej szybka i bezbolesna. A nie myślcie panowie, że się boję. Wiemy, że jesteś odważna, kochanie, dodał margrabina, głaszcząc rączkę swojej żony. Czyżbyś inaczej zdecydowała się na tę szaloną podróż? Jak widzimy, powrót na ziemię nastręczał wiele trudności, które należało pokonać w ciągu kilku najbliższych dni. Przyrodnik, doktor Johnson, miał także swoje kłopoty, z którymi się zwierzał przy okazji kolegom. Bawimy tu już od miesiąca, a ja prawie nic nie zrobiłem, rzekł smętnie. Wprawdzie nagromadziłem trochę okazów z królestwa roślinnego i zwierzęcego, ale cóż to wszystko znaczy wobec nieprzebranych bogactw Dalekiego Świata? Pełno tu dziwów i zagadek. Przebywamy obecnie na płaskowzgórzu jakieś trzy czy cztery tysiące nad poziomem oceanu, a w tych niższych sferach przebywaliśmy bardzo krótko. Wiemy z doświadczenia, że żyją tam w gorącej i ciężkiej atmosferze, w zmroku przypominającym nasze pochmurne dni, jakieś olbrzymie bestie podobne do trzeciorzędnych okazów fauny ziemskiej. jakże bogate to pole dla badań przyrodnika i geologa. Miałbym wielką ochotę zabawić tu dłużej, dla przeprowadzenia gruntowniejszych studiów. A więc zostań pan razem z pułkownikiem i hipingiem zawołał Hobbs. Przyrodnik jednak pokręcił przecząco głową. Kilka, nawet kilkanaście lat mego życia musiałbym poświęcić tym badaniom a i tak zdobyłbym zaledwie małą cząstkę tego, co by należało tutaj zrobić. Pozostawiam to moim kolegom, którzy być może przybędą na daleki świat po nas. Pragnąłbym tylko odwiedzić te niższe strefy, choćby na parę dni ażeby sobie wyrobić jakieś takie pojęcie o faunie morskiej. Nędzi mnie to ogromnie. A więc urządzimy małą wyprawę, zawołał Margrabia, w którym nagle odżyła żyłka myśliwska. Rozdział 36. Tajemnicze niebezpieczeństwo Wszyscy uczestnicy pierwszego lotu międzyplanetarnego zdawali sobie sprawę z sytuacji, Wielki mak pozwoliwszy Arabelli i fanny powrócić na górską halę, gdzie spoczywała rakieta, zobowiązał ich do powrotu na Czerwony Glob. Należało więc gotować się do dalekiej podróży poprzez pustynie gwiezdne. Jedna tylko Arabella gorąco tego pragnęła, gdyż, jako nieodrodna córka starej ziemi, czuła się na wenerze jak na wygnaniu. Fanny, choć zapomniała o swej niepodzielanej przez półboga miłości, była pełna podziwu dla tych anielsko-pięknych ludzi i chętnie pozostałaby między nimi, choćby w charakterze służebnicy. Margrabia nie nasycił jeszcze swojej chętki łowieckiej i narzekał, że w tym wspaniałym kraju pełnym najgrubszej i nieznanej na ziemi zwierzyny uszczknął zaledwie kilka trofeów, których nawet nie pozwolono mu zabrać na rakietę. Johnson żałował, że jego przyrodnicze studia na sąsiadce ziemi tak nagle muszą się skończyć. Każdy w głębi duszy żałował, że nie może zabawić dłużej na córze słońca. Wyjątek stanowili tutaj czciciele złotego cielica, którym pilno było wrócić z kilkoma woreczkami dostarczonymi przez Meopoludy. Jeden może Norski, no i Harting traktowali żółty kruszec z filozoficzną obojętnością. Na zajutrz połowej walnej naradzie mister Dutz uroczyście pożegnał się z towarzyszami. Bez żadnej broni sam jeden wybierał się do rajskiego ogrodu, nie bacząc na grożące mu w drodze niebezpieczeństwa. — Więc naprawdę pozostaje pan tutaj? — pytał Hobbs, ciesząc się, że mu ubywa jeden pasażer. — Poproszę starego maga, żeby mnie przyjął za ucznia — odparł Mizantrop. W ich pięknej stolicy, w której niestety tak krótko zabawiliśmy, muszą znajdować się wyższe szkoły kształcące magów. Wstąpię do jednej z nich. Ich zdolności imponują mi. Życzę panu, żebyś jak najprędzej został magiem, odezwał się z przekąsem Krups. A nie zapomnij wydobyć od swoich mistrzów przepisów na wytwarzanie sztucznego złota. Taka recepta może się każdemu przydać. Zakomunikuję ją panu przez radio międzyplanetarne, odparł żartobliwie Dutz. Po tych słowach dziwak puścił się ścieżką w kierunku tajemniczego gościńca, mając tylko niewielki węzełek na plecach. Ależ An bnega, z niego, zawołała Margrabina. Obawiam się, że w tej podróży pożre go jedna z tych bestii, które spotkaliśmy podczas naszej wyprawy wysokogórskiej, rzekł Dick. Nie wziął nawet. Tu ze sobą. Pewnie wiedział, jak Maopoludy ujrzawszy takiego potwora wdrapują się na przydrożne drzewa. Teraz wiem, po co je posadzono wzdłuż gościńca, dodał Tom. Lecz niebawem zapomniano o rozłące z Dudcem, gdyż uwagę powszechną zwróciły narzekania Norskiego. Uczony chemik nie tajł przed towarzyszami, że przystępuje do spełnienia zadania, od którego zawisło niebezpieczeństwo wszystkich pasażerów rakiety międzyplanetarnej. Musimy wszyscy zabrać się do zrobienia zapasu ciekłego powietrza, oznajmił stanowczo. Mamy za sobą aparat systemu Lindego. Fizyka, który nas nauczył skraplać powietrze na większą skalę. Lecz wątpię, czy w tym gorącym klimacie zdołamy wyprodukować go tyle, ile nam potrzeba na podróż, która może potrwać kilka tygodni. Specjalny silnik z pompą tłoczącą będzie nagromadzał w stalowym zbiorniku powietrze pod ciśnieniem stu atmosfer. Pozwalając ulatniać się powoli gazom i ochładzając zbiornik otrzymujemy kilkanaście litrów ciekłego powietrza. Powtarzając tę czynność moglibyśmy w przeciągu paru dni i nocy zdobyć niezbędny dla oddychania w rakiecie zapas, lecz niestety w tej dolinie jest za ciepło. Ciekłe powietrze szybko się ulatnia. W zbiornikach zamykać go nie można, bo by je rozsadziło. Musimy koniecznie wzbić się o cztery przynajmniej kilometry wyżej. I tam, w niższej temperaturze, popracować przez dwie doby bez wytchnienia. Inaczej może być z nami źle. — Czy grozi nam uduszenie? — zaniepokoiła się Arabella. — Mamy wprawdzie zapas oksylitu, który to związek wydziela tlen w zetknięciu z wodą, ale musimy go zachować, jak to mówią, na czarną godzinę — tłumaczył chemik towarzyszom. Hobbs nachmurzył się. Możemy wzlecieć choćby na dziesięć kilometrów nad poziom morza, odparł. Ale czy w górach nasza rakieta znajdzie teren nadający się do lądowania? Tak, trzeba dokonać czegoś w rodzaju rekonesansu, radził margrabia. Spróbujemy popracować przez całą dzisiejszą noc w chłodzie, zadecydował Norski. A potem się zobaczy, ile ciekłego powietrza wyprodukujemy. Zdaje mi się, że jednak trzeba będzie przenieść się między lodowce, dodał. Noce w dolinie bywały chłodne, chociaż termometr nigdy nie spadał poniżej zera. Obłożono stalowy zbiornik mokrymi szmatami i puszczono w ruch pompy. Pracowano usilnie aż do świtu, po czym zmierzono ilość ciekłego powietrza. 120 litrów! zawołał uradowany Hobbs. Musimy zużywać samego tlenu po 3 kg na osobę dziennie. Jest nas po odjęciu Dudsa i po wykreśleniu z listy podróżnych Krupsa i Hippinga, 11 jedenaście płuc, to znaczy dziennie zapotrzebowanie przewyższa 50 kg. Należy bowiem pamiętać, że w ciekłym tutejszym powietrzu znajduje się zaledwie jedna trzecia tlenu. A żeby więc zdobyć środki do oddychania, powinniśmy zabrać ze sobą około tony ciekłego powietrza, bo jak przypuszczam, nasza podróż potrwa parę tygodni, obliczał Harting. Rachunek wypada więc fatalnie, skrzywił się Norski. Zobaczymy ile gazu lotni się do wieczora. Przypuszczam, że sporo. Musimy przeto pracować przez tydzień, ażeby się należycie zaopatrzyć, zakonkludował Norski. Wieczorem okazało się, że połowa wyprodukowanej nocą cieczy, mającej temperaturę jakichś 180 stopni, uciekła ze zbiorników. Skonstatowawszy ten nieprzyjemny fakt. Krups zaczął przygotowywać rakiety do startu. Wszyscy z wyjątkiem dwóch przedstawicieli stref rządzących zajęli miejsca. Przed rozstaniem Krups zobowiązał uroczyście inżyniera, że ten złoży raport obu urzędników ich władzom, po czym rozstaną się dość chłodno, pozostawiwszy kolegom niezbędne dla nich przedmioty, głównie broń, amunicja i odzież. Kiedy pierwsze eksplozje rozległy się w silnikach, na ścieżce ukazał się niespodziewanie doc. Był tak niemal zmęczony szybkim biegiem, jak ów grek donoszący rodakom o zwycięstwie nad Persami. Lecz na szczęście nie padł jak tamten bez życia, lecz odsapnąwszy po paru minutach, wykrztusił z największym wysiłkiem. Tłum wyruszył z miasta w zamiarze zniszczenia rakiety. Uciekajcie! Na razie nie wierzono tej alarmującej wieści. Zasypano Dudca gradem pytań. Mizantrop nie mógł wiele powiedzieć, lecz stary mag ostrzegł go, że ludność rajskiego ogrodu i przyległych osiedli jest w najwyższym stopniu podniecona. Rozeszły się bowiem pogłoski, że przybysze z Czerwonego Globu są czarnymi magami, którzy od niepamiętnych czasów, jeszcze na Atlantydzie, prześladowali zwolenników białej magii, krzyżując na wszelkie sposoby ich szlachetne dążenia. Byli oni sprawcami moralnego upadku Atlantów i katastrofy, która zniszczyła ich piękną ojczyznę. Mako świadczył, że tłum wszędzie jest jednaki i elita nie potrafi doprowadzić go do rozsądku. Postanowiono zniszczyć statek niebieski, a gości z Czerwonego Globu wypędzić w niziny między dzikie bestie, które wzajemnie się mordują i pożerają. Kobietom groziło największe niebezpieczeństwo. Dudz był mocno zdenerwowany i lękliwie mierzył wzrokiem tylko co przebytą drogę, jakby spodziewał się, że lada chwila ukażą się na hali czerwoni tuziemcy. — Nie będziemy czekać na naszych prześladowców — rzekł chłodno Hobbs. — Mamy przecie parę bomb atomowych — zawołał Krups. — Sądzę, że jedna wystarczy dla rozproszenia choćby największego tłumu. — Ładną opinię zyskalibyśmy sobie tutaj. — Kląć na twoją radę, pułkowniku — rzekł Norski. Każda następna wyprawa na tę planetę stałaby się niebezpieczna. Przecież tak czy owak musi przyjść do wojny pomiędzy nami a tymi próżniakami, tłumaczył wojskowo nastrojony pułkownik. Czy nie lepiej dać im nauczkę, żeby nas nie zaczepiali, skoro tu niebawem wylądujemy w większej liczbie? Lecz nikt nie stanął po stronie pułkownika. Pożegnano się z pozostającymi towarzyszami, zalecając im ostrożność i Hobbs dał sygnał do startu. Tom, który był dzielnym pilotem, podbił prawie z miejsca rakietę. Głośne detonacje w silniku odbiły się stokrotnym echem o ściany puszczy obramującej zieloną wstęgę obszarną doliną, która przez cały miesiąc była główną kwaterą wyprawy międzyplanetarnej. Olbrzymi samolot wzbił się łatwo w górę i szybował w kierunku wyniosłych szczytów, celu nie doszłej do skutku wycieczki, zakończonej odkryciem rajskiej siedziby czerwonych potomków starożytnej Atlantydy. Ops przywarty do szyby w swojej kapitańskiej kabinie wypatrywał punktu nadającego się do lądowania. Lecz niestety pod rakietą rozkładały się dziko poszarpane, tworzące istny labirynt łańcuchy górskie. Im wyżej się wznoszono, tym bezładniejszy stawał się ten labirynt. Barometr wskazywał już, że statek niebieski znajdował się na dwunastym kilometrze ponad poziomem morza, a nigdzie nie dostrzeżono doliny o równiejszym dnie. Lądować w takich najeżonych skałami okolicach byłoby szaleństwem. No i na tym wysokim poziomie nie widać było jeszcze szczytów tytanicznych gór otaczających gościnną dolinę. Musiały one, jak przypuszczał Harting, mierzyć dziesiątki kilometrów wysokości i sterczeć ponad atmosferą Wenery, jak to wykazywały ostatnie obserwacje tej planety przez olbrzymi teleskop kalifornijski. Inżynier w prędce zorientował się, że daremnie będzie szukać w tych iście księżycowych górach dogodnego punktu do osadzenia rakiety na niedawno opuszczonej ziemi. Przez lunetę można było dzięki przezroczystemu powietrzu dostrzec cienki jak nitka jedwabna gościniec, który w tej chwili był zapełniony tłumem zdążającym, jak ostrzegał duc, do doliny. Ale nie posuwał się on dalej. Snać spostrzeżono rakietę unoszącą się na niedostępnej wysokości i zaniechano nieprzyjaznych kroków. Krups i Hipping nie mieli się czego obawiać. Hobbs odetchnął z ulgą. Gdyby nasz pułkownik znajdował się tutaj, z nami, na pewno by musiał walczyć z chętką rzucenia na napastników bomby atomowej albo chociaż kilkunastu granatów ręcznych. Jak to dobrze, że ci panowie pozostali tam przy swoim złocie! bo popsuliby raz na zawsze nasze dobre stosunki z tutajszą ludnością, uniemożliwiając dalsze wyprawy. Sądzę, że długo wypadnie im czekać, aż druga rakieta się tu pojawi, rzekł Harting. Szanowny pułkownik musi przyzwyczaić się do życia wśród małopoludów i z czasem przyjmie ich obieczaje, dodał z uśmiechem. Według mnie trzeba opuścić te górskie okolice i poszukać jakiegoś płaskowyżu na jednej z sąsiednich wysp. Rzekł Johnson. Musiano iść za radą przyrodnika, który po drodze robił zdjęcia fotograficzne terenu. Niebawem znów znaleziono się ponad oceanem, lecz zamiast lecieć w kierunku stolicy Cern, gdzie rezydował Wielki Mak, puszczono się na zachód i po godzinnej podróży ujrzano inną obszerną wyspę, nie tak górzystą jak ta, którą tylko co opuszczono. Okazało się jednak, że jest ona bardzo mało wzniesiona ponad poziom morza. A Norski potrzebował okolic, gdzie panuje nawet podczas dnia niższa temperatura. Musiano więc lecieć dalej w poszukiwaniu odpowiedniego terenu. Okazało się, że sąsiadka Ziemi nie posiada tak obszernych lądów jak na przykład Azja albo Ameryka, lecz jest usiana mnóstwem większych i mniejszych wysp. Johnson oświadczył towarzyszom, jeżeli te poszukiwania odpowiedniego lądowiska potrwają dłużej, to uda mu się sporządzić dość dokładną mapę przebytych okolic. Hobbes zaczynał się już niecierpliwić, kiedy po kilkugodzinnej podróży spostrzeżono rozległe płaskowzgórza, przedstawiające żądane do lądowania warunki terenowe. Śledzono bacznie przez lunety rozciągające się pod rakietą ląd. Widzę jakieś wielkie miasto! Zawołał nagle tom obdarzony doskonałym wzrokiem. Poczęto się naradzać, gdyż Johnson zauważył, że nie należy lądować w zaludnionych okolicach Córy Słońca. Ci czerwoni nadludzie mają tak doskonałe sposoby komunikowania się między sobą, że na pewno i tutaj wiedzą o naszym przybyciu. Może nas tu spotkać jakaś nowa przykra niespodzianka. Ponieważ słońce zaczęło chylić się ku zachodowi. A nocny lot mógłby być niebezpieczny, przeto musiano lądować, nie bacząc na to, co się stać mogło. I tutaj płaskowyż był pokryty bujną roślinnością. Na szmaragdowym tle obszernego lasu czy gaju dostrzegano jasne punkty. Jak się przekonano przy pomocy lunety, były to liczne domostwa zupełnie podobne do pustelni, które zwiedzano w siedzibie Starego Maga. Skoro tylko rakieta osiadła na równym polu. Zasadzonym jakimiś nieznanymi przybyszom roślinami, pojawili się mieszkańcy tego osiedla. Byli oni niepomiernie zdumieni ukazaniem się dziwacznej maszyny, przypominającej olbrzymiego owada o połyskujących metalowych skrzydłach. Przybysze przez czas jakiś nie opuszczali rakiety, starając się zbadać nastroje miejscowej ludności. Usiłowano nawiązać z nimi w telepatycznym języku rozmowę. Lecz nie szło to tak łatwo jak przedtem z mieszkańcami opuszczonej wyspy. Jednakże jako tako zdołano się porozumieć. Hobbs i Johnson oświadczyli, że przebywają w przyjaznych zamiarach, starając się zdobyć zaufanie przebyszów. Okazało się jednak, że i tutaj wiedziano już o gościach z Czerwonego Globu, lecz nie traktowano ich wrogo. Norski nie miał zamiaru bawić długo w tym miejscu. Przekonawszy się, że po zachodzie słońca termometr spadł do paru stopni powyżej zera, zabrał się energicznie do przerwanej pracy nad skraplaniem powietrza. Rano oznajmił z triumfem towarzyszą, że udało mu się wyprodukować z górą 100 litrów, lecz niestety poprzednio otrzymany zapas wyparował tak dalece, że została zaledwie 1 czwarta części. Norski ujrzał się więc w beznadziejnej sytuacji. "Gdyż ostatecznie nie mógł osiągnąć niezbędnego zapasu. Gdzieś w górach, wśród lodowców, produkcja odbywałaby się łatwiej i prędzej." Johnson i Harting właśnie wybierali się obejrzeć miasto, które, jak stolica, było zabudowane olbrzymimi gmachami, gdy wtem podeszło do rokiety kilku odzianych w purpurowe szaty półbogów. Było to poselstwo Maga, rezydującego w mieście." Oświadczono krótko i węzłowato gościom, że powinni jak najprędzej opuścić tę miejscowość, na której wylądowali, gdyż taka jest wola wielkiego maga. Dodano przy tym ostrzeżenie, że gdyby goście z Czerwonego Globu nie zastosowali się do tego rozkazu, musiano by przedsięwziąć względem nich przymus. Wymiana zdań odbywała się i tutaj w języku telepatycznym, którego jednak nie potrafili używać wszyscy mieszkańcy wysp, lecz jedynie najwyżej rozwinięta ich klasa magów. Hobbes zapewnił, że natychmiast odleci i że nie żywi żadnych nieprzyjaznych zamiarów względem mieszkańców miasta. Lecz mimo to nie pozwolono obejrzeć im rozległego ogrodu, który musiał liczyć przynajmniej 100 tysięcy mieszkańców. Norski musiał więc zrezygnować z kontynuowania swojej pracy. Zabezpieczono otrzymane w nocy zapas ciałkiego powietrza i Hobbs dał znak do odjazdu. Jednakże Johnson zbuntował się przeciwko tej tyranii nad ludzi. Jakże potrafią oni zmusić nas do opuszczenia tego płaskowyżu i szukania gdzieś w górach znacznie, może gorszego stanowiska? Niezmiernie jestem ciekaw, co by z nami zrobiono, gdybyśmy nie zastosowali się do tego rozkazu. Mogliby zniszczyć naszą rakietę, zawołał strapiony Hobbs. Nie tak łatwo to uczynić, odparł Johnson. Przecież tutaj się mieszkańcy nie rozporządzają, o ile nam wiadomo, ani środkami wybuchowymi, ani działami, ani gazami trującymi, i dlatego nie uważam ich za niebezpiecznych przeciwników. Przygotujmy się do odlotu i poczekajmy, aby zobaczyć, w jaki sposób nas stąd wyproszą. Miałem co prawda Wenusjanów za bardziej gościnny naród, niż się to okazuje. Zależy mi bardzo na tym, żeby przedłużyć nieco mój pobyt na Wenerze. Tak mało wiemy o jej mieszkańcach, o rozkładzie lądów i mórz. Wstyd mi po prostu wracać na Ziemię z tak skąpym zapasem wiadomości o tej wspaniałej planecie. Urządzimy więc podróż naokoło tej planety, zawołał margrabia. Z lotu ptaka doskonale poznamy ten świat. Może się uda panu nawet zrobić nieco dokładniejsze mapy jego lądów. Ma pan słuszność, margrabio, odparł Harting. Gęsta atmosfera Wenery nie pozwala nam widzieć nawet przez największe teleskopy jej powierzchni. Byłoby z naszej strony wielkim zaniedbaniem, gdybyśmy nie zdobyli nieco wiadomości dotyczących geografii fizycznej tej planety. Czy mamy dość metauranu, ażeby sobie pozwolić na taką podróż? Dodał, zwracając się do Norskiego. Starczy mi metauranu nawet na podróż strazy dłuższą, odparł chemik. Lecz obecnie myślę tylko o ciekłym powietrzu, niezbędnym do powrotu na nasz glob. Sądzę, że nie należy sprzeciwiać się banicji, którą na nas nałożono i szukać ustronnych okolic, gdzie byśmy mogli bezpiecznie spędzić kilka dni i fabrykować to, co jest dla nas nieodzowne do oddychania. Jednakże, towarzysze, musicie przyznać, że dzieje nam się krzywda, zawołał Johnson. Cóż im to szkodzi, że pobędziemy tutaj cokolwiek dłużej? Rozumie się, że nas chcą skrzywdzić nienajsłuszniej w świecie, zawołał Dick. Dlaczego mojemu kochanemu doktorowi przeszkadzają w jego pracy? Przecież bez zapasu powietrza nie możemy puścić się w powrotną podróż. Moglibyśmy podusić się w naszym niebieskim statku. Nie bądźmy niedołęgami. Mamy przecież broń. Nie chcemy ich zaczepiać, ale skoro zmuszają nas do popełnienia czegoś w rodzaju samobójstwa, to musimy się bronić. Po tych słowach wojowniczo nastrojony Dick wyciągnął z arsenału karabin maszynowy, który tam bezczynnie spoczywał, i ustawił go obok rakiety wraz ze skrzynką amunicyjną. Niech nas spróbują nas stąd wypędzić! zawołał. Potrafię doskonale używać tej maszynki! dodał. Zabrani dookoła mieszkańcy miasta przyglądali się podejrzliwie tym przygotowaniom, lecz kiedy Dick w zapale wojennym dał dwie serie w powietrze. Tłum pierzchnął w popłochu. Nie chciałem z tych ludzi nikogo zastrzelić, tłumaczył się Dick, no, ale powinni wiedzieć, że nie mają do czynienia z niedołęgami, którzy bez protestu dadzą się stąd wypędzić. Powstrzymaj swoje zapędy wojownicze, mówił doktor Norski. Nie wiemy jeszcze, czy oni nie posiadają jakiejś broni, chociażby wyrzekli się wojen. Bo nie mają z kim ich prowadzić, odparł Dick. Nastała cisza. Wokoło rakiety zrobiło się na obszernym polu zupełnie pusto. Zadowolony Norski zabrał się znowu do pracy. Puszczono w ruch motor tłoczący powietrze do zbiornika. Za parę godzin spodziewał się otrzymać kilkadziesiąt litrów ciekłego powietrza. Gdyby mu pozwolono pracować przez całą noc przy temperaturze poniżej zera, mógłby otrzymać znacznie więcej ciekłych gazów. Członkowie wyprawy wolni od zajęć spacerowali dookoła rakiety, ażeby wyprostować zesztywniałe podczas podróży powietrznej ciało. Nagle Miss Arabella wydała głośny okrzyk przerażenia i bólu. Nikt jej nie pytał o przyczynę, gdyż każdy, równie jak ona, doznawał niezmiernie przykrego uczucia. W powietrzu odbywało się coś takiego, czego nikt nie mógł na razie wytłumaczyć. Czuję się... Jak gdyby mnie pogrążono w lodowatej wodzie, przez którą przechodzi jakby prąd elektryczny, wołała margrabina. Czegoś podobnego doznawali wszyscy znajdujący się na zewnątrz rakiety. Szarpane jakimiś wibracjami mięśnie sprawiały ból nieznośny. Organizm był jakby sparaliżowany. Co się dzieje, mówił Harting. Uciekajmy do wnętrza rakiety. Skierowały na nas jakieś tajemnicze promienie, którymi chcą nas zmusić do ucieczki. Dick uważał się na razie za pobitego, lecz nie widząc przed sobą nieprzyjaciela, nie miał okazji zrobić użytku ze swojego karabinu maszynowego. Klą na czym świat stoi i z najwyższym tylko wysiłkiem zdołał, za przykładem towarzyszy, schronić się do wnętrza międzyplanetarnego statku. Nikt już tam nie odczuwał owych przykrych wrażeń doznanych pod gołym niebem. Widocznie promienie tajemnicze nie były w stanie przeniknąć poprzez stalowe blachy. Wszyscy odetchnęli swobodnie. Co to było takiego? Pytała margrabina Johnsona, rozcierając sobie zesztywniałe i obolałe ręce. Przyrodnik zastanowił się głęboko. Przyznaję, rzekł, że sam nie wiem. Nie są to jednak fale elektromagnetyczne, gdyż organizm ludzki jest na nie niewrażliwy. Ani żadne gazy trujące, dodał Hobbs. Oddychaliśmy całkiem swobodnie. Głowiono się przez dłuższy czas daremnie nad rozwiązaniem tej zagadki. Nikt jednak nie miał ochoty opuścić rakiety dla zbadania istot tego zjawiska. Musiano przyznać, że czerwoni półbogowie bardzo łatwo pozbyli się nieproszonych gości, nie wyrządzając im żadnej krzywdy, gdyż po niejakim czasie przybite uczucie bólu i bezwładu minęło bez śladu. Nagle Johnson stuknął się paltem w czoło. Zdaje mi się, że zgadłem! Zawołał. Towarzysze otoczyli go zaciekawieni. Odgadł pan naturę tych wibracji? pytał Harting. Są to najzwyczajniejsze fale dźwiękowe, odparł przyrodnik. Przypominam sobie, że niedawno robiłem z nimi interesujące doświadczenia, przy czym doznałem zupełnie podobnych objawów. Ależ nikt nic nie słyszał, zaprotestowała Arabella gdyż mieliśmy do czynienia z ultrakrótkimi falami głosowymi, na które ucho ludzkie jest niewrażliwe. Ale za to cały organizm boleśnie odczuwa ich obecność w powietrzu. Można nimi zabić w ciągu krótkiego czasu owady, myszy, a nawet szczury. — Ja bym tego dłużej nie wytrzymała — mówiła Margrabina, krzywiąc się. — Byłam już bliska zemdlenia. — Nie wiem, co by się z nami stało, gdybyśmy nie schronili się tutaj — Dostaliśmy dobrą nauczkę, rzekł Hobbs. Dick był wściekły i upokorzony jako żołnierz, pobity nieznaną sobie bronią. Rozumiał on teraz pułkownika. Gdyby miał przed sobą tych czerwonoskórych, na pewno nie potrafiłby się powstrzymać od tego, żeby rzucić na nich chociażby kilka granatów ręcznych. Zaniósł na powrót do arsenału swój karabin maszynowy, po czym kląc pod nosem zaczął pomagać doktorowi Norskiemu, który musiał zdemontować swoje urządzenia służące do skraplania powietrza. I cóż pan pocznie, kochany doktorze? Pytał markocny Dick. Czyż mamy się udać w drogę i podusić się w naszym żelaznym pudle, zanim wrócimy na ziemię? Rozdział 37. Pożegnanie z córą słońca. Statek międzyplanetarnie unosił się na wysokość tysiąca metrów i podróżni ujrzeli przed sobą grupę potężnych gmachów, które jednak nie były przeznaczone na siedziby dla ludzi, lecz mieściły się, jak się zdawało, świątynie, muzea, szkoły, zakłady przemysłowe. Nie można było zbadać dokładnie ich charakteru, czego mocno żałował Johnson. Zwrócił on uwagę towarzyszy, że dokoła tego centrum rozciągały się bardzo obszerne ogrody, pośród których oko dostrzegało liczne, nieduże budyneczki, które służyły za mieszkania dla ludności. Przez lunetę i tutaj można było zauważyć postacie czerwonych półbogów, krzątające się dookoła pustelni, lub też pogrążone w pobożnych rozmyślaniach. Teraz już możemy sobie wyrobić pewne pojęcie o ich sposobie życia, mówił Johnson. Zarzuciwszy tę materialistyczną cywilizację, którą wzgardzili, zredukowawszy do minimum swoje potrzeby materialne, żyją raczej duchowo aniżeli cieleśnie. Ten cudny klimat panujący na Wyżynach, ta przebogata roślinność, która dostarcza im pożywnych i smacznych owoców, stanowiących niemal wyłączny ich pokarm, pozwala im prowadzić taki rajski żywot, jaki wiedli nasi prarodzice w nieziemskim. ziemskim. Tego właśnie nie może im darować nasz pułkownik Krups. Uważając ich za próżniaków oddających się nieużytecznym kontemplacjom, według mnie nie ma on jednak słuszności. Musimy przyznać, że ludzkość na czerwonym globie, jak tu nazywają naszą starą Ziemię, tonie w bagnie materializmu. I zwracamy głównie uwagę na rozwój cielesny. Upowszechniamy różnorodne sporty, a bardzo mało dbamy o rozwój moralny i duchowy. I w tym właśnie wielki mag widzi niebezpieczeństwo dla ludzkości. Czyż podczas ostatniej wojny światowej nie groziła już ludzkości katastrofa będąca skutkiem braku równowagi pomiędzy rozwojem nauki i techniki, a postępem moralnym? Co do mnie nie wątpię ani na chwilę, że gdyby Niemcy posiadali sekret bomby atomowej, to przy ich stwierdzonym braku wszelkich skrupułów nie zawahaliby się użyć tej strasznej broni przeciwko swoim wrogom. Przecież i bez niej spalili kilka milionów ludzi w swoich krematoriach. Wytracili na pewno kilkadziesiąt milionów ludzi w krajach, z którymi prowadzili zaczepną i eksterminacyjną wojnę. A czyż przy obecnym upadku moralnym, zaniedbaniu rozwoju duchowego, coś podobnego nie może się powtórzyć? Ludzkość ponosiłaby nieobliczalną w następstwach klęskę, gdyby nie zbawcza okoliczność, że my, Amerykanie, a nie Hitler, posiedliśmy ten najnowszy rodzaj broni chemicznej. Rozważania przyrodnika przerwał okrzyk toma. Widzę doskonałe tereny lądowania! zawołał. Chops sprawdził obserwację pilota i spostrzegł obszerną dolinę między górami pokrytą całunem śniegu. Wzdaje mi się, rzekł do Norskiego, że w tym niedostępnym zakątku będzie pan mógł prowadzić dalej bez przeszkód swoją pracę. Tu jest bowiem dostatecznie zimno. Niebawem rakieta międzyplanetarna dotknęła swoimi olbrzymimi pneumatykami stwardniałej od mrozu warstwy śniegu i potoczywszy się na przestrzeni paruset metrów, zatrzymała się nieruchomo. Otwarto drzwiczki wejściowe i wszyscy opuścili statek niebieski, rozglądając się ciekawie po tej górskiej kotlinie otoczonej wysokimi szczytami. Wysokościomierz wskazał 12 tysięcy metrów wzniesienia nad poziom morza. Na tej wysokości atmosfera była jeszcze dostatecznie gęsta, żeby ludzie mogli oddychać w niej swobodnie. Nareszcie znaleźliśmy to, co nam potrzeba, rzekł z zadowoleniem doktor Norski, spoglądając na termometr wskazujący 10 stopni poniżej zera. Niełatwo nas tutaj odnajdą nasi prześladowcy. Potrzebuje 48 godzin do wyprodukowania potrzebnej nam ilości powietrza skroplonego. Musimy natychmiast wziąć się do pracy. Wszyscy oddali swe siły na usługi doktora. Znowu rozległ się łoskot pracującego silnika, zgęszczającego powietrze w stalowym zbiorniku, który obłożono bryłami lodu. Po kilku godzinach otrzymano kilkadziesiąt litrów cieczy mającej temperaturę 180 stopni i nie tracąc czasu, zabrano się do wytworzenia drugiej porcji. Uczestnicy wyprawy, opuściwszy rakietę, biegali jak rozbawione dzieci po twardej powłodze zmarzniętego śniegu. Czuli się tutaj zupełnie bezpieczni. Nikt nie mógł sobie nawet wyobrazić, że ktoś mógł wykryć ich obecność w tej osamotnionej dolinie, do której spływały z okolicznych szczytów potężne lodowce. Panowała tu martwa cisza. Nigdzie nie było widać najmniejszego śladu jakichkolwiek żywych istot. Sam diabeł nas tu nie znajdzie, zawołał Dick. Gdyby półbogowie mieli samoloty to mogliby nas tu wykryć i zbombardować. No ale wiemy przecież, że zarzucili oni od dawna wszystkie zdobycze techniki współczesnej, którą podobno wzgardzili. Tak przynajmniej mówił stary Mac. Co do mnie, rzekł Johnson, to przypuszczam, że dzięki swym zdolnościom jasnowidzów m, wiedzą już o naszym pobycie w tej osamotnionej dolinie. Nie mamy zamiaru długo tutaj zabawić, mówił Hobbs. Który lękał się o całość swego niebieskiego statku. Odlecimy, skoro tylko doktor Norski zdobędzie niezbędny zapas ciekłego powietrza na drogę. Jeszcze przez kilkanaście godzin załoga rakiety zażywała potrzebnego jej spokoju. Doktor Norski w przeciągu doby wyprodukował 200 litrów skroplonego powietrza. Harting robił dokładne obliczenia drogi, jaką ma przebyć rakieta, i wszystko wydawało się sprzyjać tym zamiarom. Gdy niebo Dotychczas pogodne, zaczęło się nad doliną zasnuwać chmurami szybko się zagęszczającymi i przybierającymi ponurą szarą barwę. Zdaje mi się, że spadnie śnieg mówił Hobbs, rozglądając się dokoła. Nagle błyskawica przerwała jego obserwacje. Rozległo się potężne uderzenie gromu, od którego zadrżała ziemia. Burza w tak niskiej temperaturze mówił zaniepokojony Johnson. Zdarza się to i na kuli ziemskiej, ale stosunkowo dosyć rzadko, a już nigdy na pułapie dwunastu tysięcy metrów, gdzie się kończy u nas troposfera. Po tym pierwszym gromie zachuczało w krótkich odstępach kilka innych i rzecz dziwna, te olbrzymie iskry elektryczne wypadające z gęstych chmur uderzały coraz bliżej rakiety. Jedna z nich trafiła w dziób olbrzymiego stalowego cylindra i spłynęła po ziemi poprzez koła zaopatrzone w potężne pneumatyki. Inżynier przyskoczył, badając skutki tego wyładowania elektrycznego. Na szczęście pneumatyk nie pękł, rzekł, przyjrzawszy się uważnie kołom. Inaczej trudno by nam było stąd wystartować. Podróżni uznali za niewłaściwe schronić się do wnętrza niebieskiego statku, gdyż nawałnica elektryczna rozpętała się na dobre. Zdawać się mogło, że trzaskające pioruny obrały sobie za cel tę wielką masę stali, spoczywającą na grubej warstwie śniegu. W przeciągu kilku minut dwa czy trzy gromy uderzyły w rakietę, nie czyniąc jednak żadnej krzywdy znajdującym się w niej pasażerom. Norski obserwował, że na wystających nieco częściach stalowego kadłuba widniały snopy wyładowań elektrycznych, które nazywamy pospolicie ogniami świętego Elma. Można by przypuścić, że Jowisz obrał sobie za cel swoich ognistych pocisków naszą rakietę, mówił Johnson. To wielki mag nas tak bombarduje! zawołał śmiejąc się margrabia. Pańskie przypuszczenie nie wydaje mi się dalekie od prawdy odparł Johnson. Magowie chwalili się przed nami, że opanowali siły przyrody i że dowolni nimi kierują dla swoich celów. Widocznie potrafią oni wytwarzać sztucznie takie burze elektryczne jak ta, w którą wpadliśmy niespodziewanie. Chops jednak nie podzielał opinii przyrodnika. Nalegał na doktora Norskiego, ażeby ten nie przerywał swojej pracy. Bo okazało się jednak, że burza zamiast się zmniejszać, przybierała na gwałtowności. W przeciągu kilkunastu minut nie mniej jak dziesięć piorunów uderzyło w gondolę, która na skutek tego zamieniła się w olbrzymi magnes. Harting, wysoce zaniepokojony, radził natychmiast wystartować, gdyż według niego żelazny cylinder nie wytrzyma długo tych potężnych wyładowań, które z zadziwiającą celnością weń trafiają. Wszyscy czuli, że znajdują się w niebezpieczeństwie życia. Hobbs spodziewał się, że za chwilę pneumatyki zostaną na kołach rozsadzone. Wówczas ciężki samolot nie zdoła oderwać się od warstwy śniegu. Ile pan ma powietrza? zapytał Hobbs chemika zwijającego swój warsztat. Około 400 litrów, odparł doktor Norski. Na jak długo może nam to starczyć? Na jakiś tydzień! Potem będziemy musieli uciec się do oksylitu, który zapewni nam możliwość oddychania na drugi tydzień. Te rozmowy przerwało potężne wyładowanie elektryczne, od którego zadrżała cała rakieta. — To ich sprawka! — krzyknął Dick. To niespodziewane, gwałtowne natarcie ślepych, jak się zdawało, żywiołów na statek niebieski było, należy to przyznać, wielce zagadkowe. Jednakże nie byłoby wskazanym wszczynać dyskusję na temat, czy Dick miał słuszność oskarżając magów. Należało czym prędzej startować, ażeby wydostać się spośród przeładowanych elektrycznością chmur. Poczyniono szybko przygotowania do startu. Niebawem rakieta planetarna po szeregu eksplozji Meteoranu oderwała się od śnieżnego pola i wtargnęła w sam środek rozpętanej burzy elektrycznej. Jeszcze jedno czy dwa wyładowania trafiły w nią, po czym nagle ujrzano nad sobą czyste niebo, na którym jaśniało promieniste słońce. Johnson przez szyby śledził to, co działo się w dolinie. Wiedział on jako podróżnik, że i na kuli ziemskiej nieraz zdarzają się takie stojące burze, podczas których chmury nie zmieniają miejsca i wiatr ich nie rozprasza. Zastanawiał się on nad tym, czy istotnie magowie, chcąc zmusić niepożądanych gości do opuszczenia córy Słońca, rozpętali taką nawałnicę. Czuł, że nastąpiła chwila, w której wyprawa, ulegając woli magów, musiała wbrew swoim zamiarom opuścić córę Słońca. Rakieta wznosiła się coraz wyżej i wyżej, popychana potężnym silnikiem, i niebawem dosięgnęła wysokości paruset kilometrów. Powierzchnia Wenery zniknęła poza oponą. Gęstych obłoków podróż powrotna na Czerwony Glob zaczęła się. Johnson żegnał niknącą w dali słońca niemal za w wokół. Jakże pięknym i pełnym tajemnic wydawał mu się w tej chwili ten świat, w którym przez pięć tygodni zaledwie przebywał. Jakże skromną zdobycz unosił stąd na starą ziemię. Rozdział 38. Szalęczy lot. Harting, okładając plan podróży powrotnej z dalekiego świata na Ziemię, zastanawiał się nad kwestią, czy członkowie wyprawy postąpili roztropnie, spełniając wolę wielkiego maga, wskazującego na wygnanie z słońca niepożądanych gości z czerwonego globu. Czy istotnie groziła wyprawie niebezpieczeństwo w razie oporu z tej strony? Czy synowie słońca rozporządzali siłami zdolnymi zmusić przybyszów do odwrotu? A może pułkownik Krups miał słuszność, utrzymując, że nie posiadają oni żadnej skutecznej broni dla odparcia najazdu, który sobie projektowali. Ta rozpętana, tak jakby przeciwko załodze rakiety burza elektryczna, mogła być tylko rzadko spotykanym zjawiskiem przyrody, nie zaś atakiem mającym na celu zmusić opornych do posłuszeństwa i zaczynali żałować w duchu, że ten pobyt na dalekim świecie trwał zaledwie kilka tygodni że nie zdążono poczynić żadnych poważnych badań naukowych, poznać lepiej powierzchnię córy słońca, jej zaludnienie oraz przyrodę. Czy opinia publiczna nie napiętnuje po powrocie członków wyprawy za nadmierną ustępliwość, a nawet tchórzostwo? Czy otrzymane w dalekim świecie wiadomości nie skłonią ludzi do zorganizowania nowej, licznej wyprawy, mającej na celu podbicie córy słońca i zrobienie z niej, tak jak myślał hiping kolonii Stanów Zjednoczonych? On sam, Harting, nie zdołał wedrzeć się na szczyt niebotycznej góry, gdzie mógłby przeprowadzić dokładniejszą obserwację. Jedyną jego zdobyczą, którą zresztą bardzo wysoko cenił, był Zielnik i kilkadziesiąt okazów fauny dalekiego świata. Jednakże inżynier Hobbs nie podzielał tych wyrzutów sumienia, jakie trapiły naszego astronoma. Żywił on głębokie przekonanie, że czerwoni półbogowie rozporządzali nieznanymi ludziom siłami przyrody. Przy pomocy których potrafiliby zniszczyć rakietę w wiekopomne dzieło jego życia. Cieszył on się, że statek międzyplanetarny nie doznał żadnych uszkodzeń i że niesie go teraz z powrotem na Ziemię, gdzie na niej czekają zaszczyty i sława. Co do Norskiego, to jego myśli były wyłącznie zajęte kwestią, czy zdoła odbyć bezpiecznie powrotną podróż, poprzez rozciągające się pomiędzy nim a Ziemią przestrzenie międzyplanetarne. Kiedy już rakieta opuściła atmosferę Wenery i on się w próżni, skąpana w gorących promieniach, gorejącego na szarym niebie słońca. Zwołał on naradę sztabu uczonych, ażeby rozważyć tę sprawę, która była kwestią życia i śmierci. Norski, Harting, Johnson i Hobbs usadowili się w kajucie kapitańskiej. Naprzeciw rakiety i szczelnie zamkniętych drzwiach rozpoczęli swoje narady. — Przyznaję — rzekł Norski — że popełniłem karygodną nieroztopność udając się w podróż z niedostatecznym zapasem skroplonego powietrza. Lecz nie, jako zostałem do tego zmuszony, więc zrzucam z siebie odpowiedzialność za to, co może nas spotkać w drodze. Jaka przestrzeń dzieli nas obecnie od globu ziemskiego? pytał zwracając się do Hartinga. Astronom wydobył swoje notatki. Na jego czole malowało się widoczne zakłopotanie. Przez te pięć tygodni, jakie spędziliśmy na dalekim świecie, Wenera w swojej drodze dookoła Słońca wyprzedziła glob ziemski o 2 miliony z górą mil geograficznych. Prócz tego musimy przebyć przestrzeń 40 milionów kilometrów, dzielącą obie planety. Wynika z tego, że droga powrotna zajmie nam więcej czasu, aniżeli podróż z Ziemi na daleki świat. Lecąc z taką samą szybkością jak kula ziemska, to znaczy 30 km na sekundę, Potrzebowalibyśmy na to około 530 godzin czasu. Norski rozłożył ręce. To znaczy przeszło trzy tygodnie, a mój zapas powietrza i oksylitu starczy co najwyżej na 10 dni. Czyli mówiąc, po prostu grozi nam uduszenie, zawołał strapiony Hobbes. Nie należy jednak zapominać, odezwał się znów Harting, że Ziemia dąży nam naprzeciw. W gruncie rzeczy zatem podróż ta potrwa dwa razy krócej, to znaczy jakieś 12 dni ziemskich. W każdym razie mamy duży deficyt, zmartwił się Hobbes. Czy nie ma jakiego innego sposobu wydobycia tlenu? dodał, zwracając się do Norskiego. Oczywiście jest wiele innych sposobów tłumaczył chemik. Moglibyśmy na przykład rozkładać wodę prądem galwanicznym stałym na tlen i wodór. Ten ostatni wypuszczalibyśmy w przestrzeń, a z tlenu moglibyśmy korzystać do oddychania. Wody mamy dosyć, ale skąd wziąć dość silną baterię galwaniczną, która by nam dostarczyła potrzebnej ilości energii elektrycznej? Będę robił co się da, ale przy braku środków technicznych nie wiem, czy uda mi się zapobiec niebezpieczeństwu. Ładna perspektywa, zawołał Johnson, przelecieć ocean międzyplanetarny i zginąć na samym brzegu. Narada przybierała dramatyczną formę. Wszyscy biorący w niej udział zdawali sobie jasno sprawę z grożącej pasażerom rakiety katastrofy. Czy nie byłoby roztropniej wrócić na Wenerę i pomimo wszelkich przeszkód zdobyć niezbędny zapas ciekłego powietrza? pytał Johnson. Lecz Harting pokręcił przecząco głową. Jest to zbyt ryzykowne odrzekł. Kto wie, czy by nas wpuścili na planetę. Cóż więc mamy uczynić? Astronom zaczął w zamyśleniu uderzać swoim ołówkiem o blat stołu. Istnieje możliwość skrócenia naszej podróży przynajmniej do połowy, rzekł wreszcie, zrobiwszy krótki rachunek na kartce papieru. No jak to? zagadnął Hobbs. Mamy bardzo prosty sposób tłumaczył Harting. Podwoimy szybkość naszej rakiety. Ależ to szalony pomysł zaprotestował Hobbs. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby moje żelazne pudło robiło 60 kilometrów w ciągu jednej sekundy. Na pewno nie będzie pan sobie zdawał z tego sprawy, że stalowy rumak garopuje tak rączo w pustyni międzyplanetarnej. Przecież nie czujemy, że nasz glob mknie z taką zawrotną szybkością w swej drodze dookoła Słońca. Poruszamy się w próżni, nie natrafiając na żaden opór, z nabytą szybkością, którą możemy dowolnie zwiększać, uciekając się do naszych silników. Skoro one będą działały, będziemy poruszali się tak, jak ciała spadające ruchem przyspieszonym na Ziemię. A wtedy nasza szybkość może dosiągnąć stu i więcej kilometrów na sekundę. Inżynier zerwał się z krzesła. Masz to marzenia ściętej głowy! zawołał. Harting uśmiechnął się. Muszę panom powiedzieć, że jestem zupełnie przy zdrowych zmysłach. W przestrzeniach międzyplanetarnych zdarzają się fakty jeszcze bardziej zdumiewające niż taka szybkość, która Pana przeraża. Obliczono, że taka mgławica Oriona oddala się od naszego Wszechświata, który tworzy tak zwaną Drogę Mleczną z szybkością 2000 kilometrów na sekundę. Ale co się stać może, gdybyśmy na przykład pędząc z szybkością choćby tylko 100 km na sekundę zderzyli się z jakimś bolidem błąkającym się w przestrzeniach międzyplanetarnych? Wszak znajdują się między tymi włóczęgami bryły mające kilka, nawet kilkaset ton wagi. Na przykład meteor, który spadł kiedyś nad rzeką Tunguską na Syberii. Prawdopodobieństwo starcia się z jakimś bolidem jest bardzo małe, tłumaczył Harting. Nam, astronomom, nie udało się dostrzec takiej katastrofy jak dotąd, tak zwane nowe gwiazdy, które nagle zaczynają świecić wielokrotnie silniej, aniżeli przedtem nie są, jak się zdaje, skutkiem tego zdarzenia się dwóch ciał niebieskich. Nie potrzebujemy zatem lękać się takiego spotkania. Gdybyśmy nawet przypuścili coś podobnego, to mogę panu zaręczyć, że w przeciągu jakiegoś drobnego ułamka sekundy pańska rakieta wraz ze wszystkim, co się w niej znajduje, Zamieniłaby się w maleńką mgławicę złożoną z rozżarzonych do wysokiej temperatury gazów. I nie zdążyłbyś pan nawet zdać sobie sprawy z tego, że przestał pan istnieć, dodał Johnson. Inżynier wybuchnął głośnym śmiechem. Jest to do pewnego stopnia pocieszające zawołał. Skoro tak, to pędź pan na złamanie karku! dodał klepiąc po łopatce astronoma. Wyniki tych narad trzymano w tajemnicy. Żaden z pozostałych członków wyprawy nie wiedział, że rakieta znalazłszy się poza obrębem przyciągania opuszczonej niedawno planety, poruszała się z szybkością, która wzrastała z każdą minutą. I rzeczywiście, nikt z pasażerów nie zdawał sobie z tego sprawy. Jeden tylko Harding, obserwujący przez swój teleskop cel podróży, mógł w przybliżeniu ocenić tę zawrotną, szaleńczą prędkość, jaką motory nadawały statkowi niebieskiemu. Ziemia, która z początku świeciła jako gwiazda pierwszej wielkości na czarnym firmamencie, szybko nabierała olśniewiającej jasności. W przeciągu kilku dni ziemskich średnica jej stała się już widoczna nawet gołym okiem. Nie był to już punkt matematyczny, tak jak gwiazdy, lecz dysk, zwiększający swoje rozmiary z każdą dobą. Doktor Norski w przeciągu kilku dni wyczerpał swój zapas ciekłego powietrza i musiał uciec się do oksylitu który mógł starczyć najwyżej na cztery doby. Dzięki tym staraniom pasażerowie rakiety oddychali swobodnie, gdyż dwutlenek węgla wydzielany przez płuca był absorbowany z atmosfery niebieskiego statku. Lecz zbliżała się nieodwołalnie chwila, kiedy i dobroczynne działanie oksylitu osiągnie swój kres, a wówczas pasażerów rakiety czekałaby śmierć z uduszenia. Lecz Harting nie tracił pogody ducha, lekceważąc sobie widocznie grożące jego towarzyszom niebezpieczeństwo. Chcąc odwrócić ich uwagę od tych spraw, puścić w ruch wspaniały gramofon, zaopatrzony w paręset najnowszych płyt i słuchamy godzinami całych oper, wesołych piosenek i komicznych dialogów, skracając sobie monotonnie upływający czas. Po siedmiu dobach ziemskich od chwili opuszczenia Wenery tarcza Ziemi przybierała już tak znaczne rozmiary, że nawet gołym okiem można było odróżnić kontury lądów i mórz. Harting oświadczył towarzyszom, że pierwszy lot międzyplanetarny zbliża się do końca. Wracamy na naszą starą Ziemię mówił nucąc radosną wieść. Jak dotąd ludzkość nie miała żadnej pewności, czy życie organiczne istnieje nie tylko na Ziemi, ale i na innych światach. Nauka była bezsilna, chcąc dowieść, że nie tylko nasza Stara Ziemia jest kolebką życia. Nasza podróż kładzie kres tym wątpliwościom. Okazuje się bowiem, że materia, osiągnąwszy pewien stan, może dać początek istotom obdarzonym życiem. Życie zatem nie jest jakimś zbędnym produktem przemiany materii, poczynając od Mogławicy aż do planety. Nie jest żadną jej chorobą, jak utrzymują sceptycy i pesymiści, lecz najwyższym wyrazem jej rozwoju. Kresem, do którego dąży ewolucja wszechświata. W człowieku materia zdobyła świadomość swego istnienia. śmiem nawet myśleć, że dopiero ta świadomość stworzyła ten świat, jaki ogląda nasze oko. Że nie istniałby on, gdyby nie zjawił się myślący i zastanawiający się umysł ludzki. Wszechświat jest złudzeniem, indyjską magią. Jedyna rzeczywistość to jaźń myślącej istoty i duch. Skoro już raz stwierdziliśmy naocznie, że nie tylko Ziemia, ale Wenus, a także i Mars, jak tego dowiodły eksperymenty mojego stryja, są siedzibą życia organicznego, to można przez analogię sądzić, że każde z wielu miliardów słońc posiada swój układ planetarny. Jeżeli przypuścimy, że na dziesięć planet krążących dookoła jakiegoś Słońca tylko dwie albo trzy są zamieszkałe przez żywe istoty, to ilość światów zamieszkałych w samej naszej galaktyce tworzącej to, co nazywamy Drogą Mleczną, można liczyć na miliony. Pojawienie się życia na Ziemi nie jest jakimś wyjątkowym i bardzo rzadkim zjawiskiem. Tak, jak to się na pozór może wydawać, lecz naturalnym porządkiem rzeczy. Życie przepełnia wszechświat. Istnieją zapewne daleko doskonalsze nie tylko od nas, ale i od czerwonych półbogów istoty. I kto wie, czy za miliard lat, kiedy dosięgniemy szczytu rozwoju, nie zdołamy nawiązać z nimi jakichś stosunków. Wszelkie potworne przestrzenie dzielące światy mogą okazać się złudzeniem. Tę właśnie radosną wieść, że ludzkość nie jest osamotniona we wszechświecie, przynosimy w darze ziemianom. I ta zdobycz jest miliony razy cenniejsza od zbiorów naszego kolegi doktora Johnsona, nie mówiąc już o tych mizernych woreczkach złota, które nam ofiarowali Wenusjanie. Albo nawet sekret sztucznego otrzymywania tego pierwiastku, odrzucony przez kolegę Norskiego, który potrafi tak jak Słońce zamienić lżejsze pierwiastki na cięższe. Jego wynalazek metauran. Najcięższy z istniejących dotąd elementów umożliwił nam tę wieko pomną podróż, która się najdalej pojutrze skończy. W 30 godzin później rakieta w swym szaleńczym biegu zrównała się z globem ziemskim, na którego spotkanie dążyła z szybkością przeszło 100 kilometrów na sekundę. Teraz nastąpił decydujący moment, w tym pierwszym od początku świata locie międzyplanetarnym. Rakieta, zamiast przyspieszać biegu, zaczęła go hamować. Puszczono w ruch silniki na odwrotnym końcu stalowego cylindra i zbliżano się coraz bardziej do wspaniale błyszczącej tarczy ziemskiej. Chodziło o to, żeby z jak najmniejszą szybkością wejść do atmosfery, gdyż inaczej rakieta zamieniłaby się na rozrażony do białości olbrzymi aerolit. Dzięki czujności inżyniera Hobsa i wiedzy Hartinga trudne to zadanie rozwiązano pomyślnie. Niebawem rakieta znalazła się w niższych warstwach atmosfery ziemskiej biorących już udział w ruchu obrotowym planety. Od tej chwili statek niebieski zaczął funkcjonować jako olbrzymi samolot. Jeszcze 10 godzin lotu z szybkością 1000 km na godzinę i oczom podróżnych ukazały się wschodnie wybrzeża Ameryki Północnej. Korzystając z pięknej i słonecznej pogody, rakieta przy pomocy radia. Zapowiedziała swoje lądowanie na lotnisku Guardia pod Nowym Jorkiem. Pierwszy lot międzyplanetarny stał się faktem dokonanym. Koniec.